Wydawnictwo MAG oraz Audioteka.pl przedstawiają Brandon Sanderson Dawca przysięgi Księga trzecia cyklu Archiwum Burzowego Światła Tom drugi Przełożyła Anna Studniarek Czyta Wojciech Żołądkowicz Interludium szóste ona jest moja. Wenli była zdecydowana, by okazać się godną mocy. Przybyła z pozostałymi, niewielką grupką, wybraną spośród pozostałych przy życiu słuchaczy, i przygotowała się na nadchodzącą burzę. Nie wiedziała, czy Ulim albo jego widmowi panowie, starożytni bogowie słuchaczy, umieli czytać jej w myślach. Ale gdyby mieli taką zdolność, odkryliby, że jest lojalna. To była wojna, a Wenli kroczyła na jej czele. Ona odkryła pierwszego pustko Sprena. Ona odkryła burzoformę. Ona wybawiła swój lud. Ona była błogosławiona. Ten dzień miał to potwierdzić. Spośród ocalałych dwóch tysięcy słuchaczy wybrano dziewięcioro, w tym Wenli. Demit stał obok niej z szerokim uśmiechem na twarzy. Uwielbiał się uczyć nowych rzeczy, a burza była kolejną przygodą. Obiecano im coś wielkiego. Widzisz, Eshonai? pomyślała Wenli. Widzisz, co możemy osiągnąć, jeśli nas nie powstrzymujesz? W porządku, tak, zgadza się. Ulim przepływał po ziemi w postaci jaskrawej, czerwonej energii. Dobrze, dobrze, wszyscy w szeregu, z twarzą zwróconą na zachód. Czy mamy poszukać schronienia przed burzą, wysłanniku? Spytała Melu w rytmie udręki. Albo osłaniać się tarczami? Ulim przyjął przed nimi postać malutkiego człowieka. Nie bądź śmieszna, to nasza burza. Nie masz się czego bać. I da nam moc, dodała Wenni. Moc potężniejszą od burzoformy? Wielką moc, potwierdził Ulim. Zostaliście wybrani, jesteście wyjątkowi, ale musicie ją przyjąć, pozwolić, by w was wniknęła. Musicie jej pragnąć, bo inaczej moce nie zajmą miejsca w waszych sercach klejnotów. Wenli wycierpiała tak wiele, ale to była jej nagroda. Dość już życia pod panowaniem ludzi. Nigdy więcej nie będzie uwięziona, bezsilna. Z tą nową mocą zawsze będzie mogła się bronić. Wieczna burza pojawiła się na zachodzie. Powróciła jak wcześniej. Pobliska wioska skryła się w cieniu burzy, a później znów ukazała się w blasku czerwonych błyskawic. Wenli wystąpiła do przodu i zanuciła z wyciągając ręce na boki. Burza nie przypominała arcyburzy, żadnej ściany gruzu i wody z kremem. Była o wiele bardziej elegancka, jak kłębiąca się chmura dymu i ciemności. Błyskawice przecinały ją ze wszystkich stron, nadając jej szkarłatny odcień. Odchyliła głowę do tyłu na spotkanie kłębiących się gotujących chmur i została pochłonięta przez burzę. Otoczyła ją wściekła, gwałtowna ciemność. Wszędzie wokół niej przelatywały kawałki płonącego popiołu, ale tym razem nie czuła deszczu, jedynie dudnienie gromu, puls burzy. Popiół wgryzał się w jej skórę. Coś uderzyło w ziemię obok niej, przetaczając się po skałach. Drzewo? Tak, płonące drzewo. Piasek, zerwana kora i kamyki uderzały o jej skórę i skorupę. Uklękła, zacisnęła powieki i zasłoniła twarz rękami, chroniąc ją przedniesionymi przez wiatr szczątkami. Coś większego otarło się o jej ramię, uszkadzając pancerz. Jęknęła, opadła na ziemię i zwinęła się w kłębek. Otoczył ją nacisk, napierający na jej umysł i duszę. Wpuść mnie. Z trudnością otworzyła się na tę siłę. To było jak przyjęcie nowej formy, prawda? Jej wnętrzności wypełnił ból, jakby ktoś podpalił jej żyły. Krzyknęła, a wtedy język wbił się piasek. Węgielki szarpały ubranie i osmalały skórę. I nagle głos. — Co to? — Ciepły głos, starożytny, ojcowski, życzliwy i otulający. — Proszę. Dym sprawiał, że Wenli oddychała z trudem. Proszę. Tak, wybierz innego. Ona jest moja. Moc, która na nią napierała, cofnęła się, a ból zniknął. Jego miejsce zajęło coś innego, mniejszego i nie tak dominującego. Z radością przyjęła tego sprena i jęknęła z ulgą, dostrojona do udręki. Wydawało się, że całą wieczność leży skulona pod naporem burzy. W końcu wichry osłabły. Błyskawice przygasły. Grzmoty się oddaliły. Zamrugała, pozbywając się piachu z oczu. Kiedy się poruszyła, zrzuciła z siebie kawałki skamieniałego kremu i połamanej kory. Zakaszlała, podniosła się i wpatrzyła w zniszczone ubranie i osmaloną skórę. Już nie nosiła burzo formy. Zmieniła się w. Czy to była zwinnoforma? Ubranie wydawało się na nią za duże, zniknęły imponujące mięśnie. Dostroiła się do rytmów i odkryła, że wciąż słyszy te nowe, gwałtowne, wściekłe rytmy, które przychodziły z formami mocy. To nie była zwinnoforma ani nic innego, co wędli rozpoznawała. Miała piersi, choć były niewielkie jak u większości form poza parą formuł i długie pasma włosów. Odwróciła się, by sprawdzić, czy inni wyglądają tak samo. Demit stał w pobliżu i choć jego ubranie było w strzępach, umięśnionego ciała nie znaczyły ślady osmalenia. Był wysoki, o wiele wyższy od niej, barczysty i dominujący. Bardziej przypominał rzeźbę niż słuchacza. Poruszył się. Jego oczy zapłonęły czerwienią, a ciało zapulsowało ciemnofioletową mocą, blaskiem, który jednocześnie przywodził na myśl światło i ciemność. Zniknął, ale Demit wydawał się zadowolony ze zdolności do przywoływania go. Co to była za forma? Tak potężna, ze skorupą wyrastającą ze skóry na ramionach i krańcach twarzy. Demit? Spytała. Odwrócił się w stronę Melu, kroczącej w podobnej formie, i powiedział coś w języku, którego Wenli nie rozpoznawała. Słyszała jednak rytm pogardy. Demit? Powtórzyła. Jak się czujesz? Co się stało? Znów się odezwał w tym dziwnym języku, a jego kolejne słowa rozmywały się w jej umyśle, przekształcały się, aż je zrozumiała. Odium dosiada wichrów jak niegdyś wróg. Niewiarygodne. A Harad, czy to ty? Tak, odpowiedziała Melu. To dobre uczucie. Uczucie powiedział Demit. Uczucie odetchnął głęboko. Uczucie. Oszaleli? W pobliżu mran przeciskał się obok wielkiego głazu, którego wcześniej tu nie było. Wenli z przerażeniem uświadomiła sobie, że widzi pod nim złamaną rękę i płynącą z niej krew. Wbrew obietnicy Ulima jedno z nich zostało zmiażdżone. Choć Mran, podobnie jak wszyscy pozostali, został pobłogosławiony potężną, majestatyczną sylwetką, zatoczył się, gdy odchodził od głazu. Chwycił kamień i padł na kolana, a jego ciało pulsowało tym ciemnofioletowym światłem. Jęknął i coś wybełkotał. Altoki podeszła z przeciwnej strony. Pochylona i z odsłoniętymi zębami kroczyła jak drapieżnik. Kiedy podeszła bliżej, Wendli słyszała jej szept. Wysokie niebo, martwe wichry, krwawy deszcz. Demidzie? Wendli dostroiła się do zniszczenia. Coś poszło nie tak. Usiądź, zaczekaj, znajdę sprena. Demid spojrzał na nią. Znałaś tego trupa? Tego trupa? Demidzie, dlaczego? O nie, o nie, o nie. Ulim prześlizgnął się po ziemi w jej stronę. Ty, ty nie. Och, to źle, źle. Ulimie, Wendli dostroiła się do pogardy i wskazała na Demida. Coś jest nie w porządku z moimi towarzyszami. Coś ty na nas sprowadził. Nie mów do nich, Wendli. Ulim przybrał postać człowieczka. — Nie wskazuj na nich. W pobliżu Demid zbierał w dłoni ciemnofioletową moc, wpatrując się w nią i Ulima. — To ty — powiedział do Ulima. — Wysłannik. Swoją pracą zasłużyłeś na mój szacunek, sprenie. Ulim ukłonił się Demidowi. — Proszę, o wielki zestopionych, zobacz pasję i wybacz temu dziecku. — Powinieneś jej wyjaśnić, by mnie nie drażniła. Wendli zmarszczyła czoło. — Co to chodź ze mną? Ulim prześlizgnął się po skałach. Wendli, zaniepokojona i przytłoczona doświadczeniem, dostroiła się do udręki i podążyła za nim. Z tyłu Demit zbierał się z pozostałymi. Spren znów przyjął postać człowieczka. Masz szczęście, on mógł cię zniszczyć. Demit nigdy by tego nie zrobił. Na twoje nieszczęście twoja dawna para odeszła. To Hariel. A on jest najbardziej wybuchowy ze wszystkich stopionych. Hariel? Co chcesz powiedzieć przez. Urwała, patrząc, jak pozostali rozmawiają cicho z Demidem. Byli tacy wysocy, tacy dumni, a ich zachowania były zupełnie niewłaściwe. Każdy słuchacz zmieniał się, przybierając nową formę, a zmiana ta dotyczyła nawet sposobu myślenia i temperamentu. Mimo to zawsze pozostawała sobą. Nawet dużo forma nie zmieniła jej w kogoś innego, może stała się mniej współczująca. Bardziej agresywna, ale wciąż była sobą. To było coś innego. Demit nie stał jak jej dawna para, ani nie mówił jak on. Nie, szepnęła. Powiedziałeś, że otwieramy się na nowego Sprena, nową formę. Powiedziałem, wysyczał Ulim, że się otwieracie. Nie powiedziałem, co wejdzie. Posłuchaj. Wasi bogowie potrzebują ciał. Tak jest za każdym powrotem. Powinno wam to pochlebiać. Pochlebiać, że zostajemy zabici? Tak. Dla dobra rasy. To są stopieni. Odrodzone, starożytne dusze. Ty najwyraźniej zyskałaś inną formę mocy. Więź z pomniejszym pustko, z co wynosi cię ponad zwyczajnych słuchaczy, którzy mają normalne formy, ale wciąż znajdujesz się o krok od stopionych. Duży krok. Pokiwała głową i znów ruszyła w stronę grupy. Zaczekaj, Ulim prześlizgiwał się po ziemi przed nią. Co robisz? Co jest z tobą nie w porządku? Zamierzam odesłać tę jedną duszę. Sprowadzić demida z powrotem. On musi znać konsekwencje, zanim wybierze tak drastyczny. Z powrotem? Z powrotem? On jest martwy. Ty też powinnaś. Co zrobiłaś? Opierałaś się jak ta twoja siostra. Z drogi, on cię zabije. Przestrzegałem cię przed jego wybuch. Wysłanniku, powiedział Demit w rytm zniszczenia, odwracając się w ich stronę. To nie był jego głos. Dostroiła się do udręki. To nie był jego głos. Pozwól jej przejść, powiedziała istota w ciele Demida. Porozmawiam z nią. Ulim westchnął. A niech to. Mówisz jak człowiek, Sprenie, stwierdził Demit. Wspaniale nam tu służyłeś, ale przyjąłeś ich zwyczaje i używasz ich języka, to mnie drażni. Ulim wycofał się po skałach. Wenli podeszła do grupy stopionych. Dwoje wciąż miało problemy z poruszaniem się. Zataczali się, pochylali, padali na kolana. Inna dwójka się uśmiechała, krzywo i niewłaściwie. Bogowie słuchaczy nie byli do końca zdrowi na umyśle. Żałuję śmierci twojego przyjaciela, dobra sługo, powiedział Demit głębokim głosem, w pełni dostrojony do rytmu rozkazu. Choć jesteście dziećmi zdrajców, wasza wojna zasługuje na pochwałę. — Stawiliście czoło naszym odwiecznym wrogom i nie okazywaliście litości, choć nie mieliście szans. — Proszę, on był dla mnie ważny, czy możesz go przywrócić? — On przeszedł do ślepoty poza. — W przeciwieństwie do bezmyślnego pustkosprena, z którym się związałaś i który zamieszkał w twoim sercu klejnotu, moja dusza nie może z nikim dzielić mieszkania. — nic, ani odrodzenie, ani akt Odium nie może go teraz przywrócić. Wyciągnął rękę i ujął wenli pod brodę. Przyjrzał się jej twarzy. Miałaś nosić duszę tej, u której boku walczyłem przez tysiąclecia. Została zawrócona, a ty zajęta. Odium ma dla ciebie cel. Raduj się tym i nie opłakuj odejścia przyjaciela. Odium w końcu sprowadzi pomstę na tych, przeciwko którym walczymy. Puścił ją, a ona musiała bardzo się postarać, żeby nie upaść. Nie, nie okaże słabości. Ale Demit wyrzuciła go ze swoich myśli, jak wcześniej Eshonai. To była droga, którą wybrała w chwili, gdy przed laty po raz pierwszy posłuchała Ulima i uznała, że zaryzykuje powrót bogów jej ludu. Demid zginął, ale ona została zachowana. A sam odium, Bóg Bogów, miał dla niej cel. Usiadła na ziemi, by zaczekać, gdy stopieni rozmawiali w swoim dziwnym języku. Kiedy czekała, dostrzegła coś unoszącego się nad ziemią w pobliżu. Malutkiego sprena, który wyglądał jak kula światła. Tak, widziała jednego z nich w pobliżu Eshonai. i co to było? Wydawał się poruszony i prześlizgnął się po skałach bliżej niej. Natychmiast coś sobie uświadomiła. Instynktowną prawdę, równie oczywistą jak burze i słońce. Gdyby stwory stojące w pobliżu dostrzegły tego sprena, zniszczyłyby go. Przykryła sprena dłonią w chwili, gdy istota nosząca ciało Demida odwróciła się w jej stronę. Przycisnęła sprena do skał i dostroiła się do zmieszania. Chyba nie dostrzegł, co zrobiła. Bądź gotowa dać się zanieść, powiedział. Musimy się udać do Aleteli. Część trzecia. Wyzwanie prawdy miłość prawdy Dalinar, Szallan, Adolin. Kaladin. Ciężary. Jako strażnik kamienia przez całe życie szukałem sposobu, by się poświęcić. W tajemnicy obawiam się, że to tchórzostwo. Łatwa droga ucieczki. Z szuflady dwadzieścia dziewięć, pięć. Topas. Chmury, które zazwyczaj gromadziły się wokół podstawy płaskowyżu Ritiru, tego dnia zniknęły, dzięki czemu Dalinar widział niekończące się urwiska poniżej. Samej ziemi nie dostrzegał, skalne ściany ciągnęły się w nieskończoność. Mimo wszystko nie potrafił pojąć, jak wysoko w górach się znajdowali. Skryby nawani umiały ocenić wysokość z wykorzystaniem powietrza, ale ich liczby go nie zadowalały. Chciał zobaczyć. Naprawdę znajdowali się wyżej niż chmury nad strzaskanymi równinami. A może chmury w górach unosiły się niżej? — Jakże refleksyjny zrobiłeś się na starość — pomyślał, wstępując na jedną z platform bramy przysięgi. Nawani trzymała go za rękę, choć Tarawangian i Adrotagia pozostali nieco z tyłu na rampie. Kiedy czekali, Nawani popatrzyła mu w oczy. Wciąż cię niepokoi ostatnia wizja? Nie to rozpraszało go w tej chwili, ale i tak pokiwał głową. Rzeczywiście się martwił. Odium. Choć ojcu burz wróciła dawna pewność siebie, Dalinar nie mógł pozbyć się wspomnienia potężnego, sprena skomlącego z przerażenia. Nawani i Jasna napawały się jego relacją ze spotkania z mrocznym Bogiem, choć postanowiły nie opublikować jej do szerszego rozpowszechniania. Może to było kolejne wcześniej zaplanowane wydarzenie, spotkanie, które przygotował dla ciebie honor? Daliner pokręcił głową. Odium wydawał się rzeczywisty. Miałem z nim prawdziwy kontakt. Możesz wchodzić w relacje z ludźmi w wizjach, z wyjątkiem wszechmocnego. Ponieważ, jak spekulujecie, wszechmocny nie był w stanie stworzyć doskonałej podobizny Boga. Nie. Widziałem wieczność na wani. Boski ogrom zadrżał. Na razie postanowili zawiesić korzystanie z wizji. Któż mógł wiedzieć, jak wielkim ryzykiem było wprowadzanie do nich umysłów ludzi i potencjalne wystawianie ich na odium? Oczywiście, któż umie ocenić, kogo on może dotknąć w prawdziwym świecie, pomyślał Dalinar. Znów podniósł wzrok. Słońce płonęło bielą na tle wyblakłego błękitu nieba. Mógłby się spodziewać, że przebywanie nad chmurami da mu większą perspektywę. Tarawangian i Adrotagia w końcu do nich dotarli. A za nimi dziwny mocowiązca Tarawangiana, ta krótko ostrzyżona kobieta imieniem Malata. Pochód zamykali strażnicy Dalinara. Rial mu zasalutował. Znowu, nie musisz mi salutować za każdym razem, kiedy na ciebie patrzę, sierżancie, powiedział Dalinar. Próbuję jedynie zachować ostrożność, ogorzały ciemnoskóry mężczyzna zasalutował raz jeszcze. Wolałby mnie zostać oskarżony o brak szacunku. Nie wymieniłem cię po imieniu, Jal. Wszyscy i tak wiedzieli, oświecony. Kto by pomyślał. Rial uśmiechnął się szeroko, a Dalinar gestem kazał mu otworzyć manierkę i powąchał zawartość. Tym razem jest czysta? Całkowicie. Zbesztaliście mnie ostatnio. Sama woda. I dlatego trzymasz alkohol. W buteleczce, panie. Kieszeń na prawej nogawce spodni. Ale nie przejmujcie się. Starannie ją zapiąłem i całkowicie zapomniałem o istnieniu butelki. Odkryję ją po zakończeniu dzisiejszej służby. — Jestem tego pewien. Dalinar wziął Nawani za rękę i ruszył za Adrotagią i Tarawangianem. — Mógłbyś zażądać, żeby ci wyznaczyli innego strażnika — szepnęła do niego Nawani. — Ten obślizgły mężczyzna ci nie pasuje. — Właściwie nawet go lubię — przyznał Dalinar. — Przypomina mi niektórych przyjaciół ze starych czasów. Budynek sterujący pośrodku tej platformy miał taki sam kształt jak wszystkie pozostałe. Mozaiki na podłodze, mechanizm zamka w zakrzywionej ścianie. Tutaj jednak podłogę zdobiły glify w Pieśni Świtu. W Tajlen znajdował się identyczny budynek, a kiedy mechanizm zostanie uruchomiony, zamienią się miejscami. Dziesięć podwyższeń tutaj, dziesięć na całym świecie. Glify na podłodze wskazywały, że mogła istnieć możliwość przenoszenia bezpośrednio z jednego miasta do drugiego, bez konieczności wcześniejszego przybycia do Uritiru. Nie odkryli jeszcze, jak to mogło działać i na razie każda brama mogła wymieniać się jedynie ze swoim bliźniaczym odbiciem, a najpierw musiały zostać odblokowane z obu stron. Nawani natychmiast podeszła do mechanizmu sterującego. Malata dołączyła do niej i patrzyła ponad jej ramieniem, gdy nawani manipulowała mechanizmem dziurki od klucza, który znajdował się po środku dziesięcioramiennej gwiazdy na metalowej płytce. Tak, nawani zajrzała do notatek. Mechanizm jest taki sam, jak na strzaskanych równinach. Trzeba przekręcić to tutaj napisała coś przez łączotrzcinę do tajlen a później kazała im wyjść na zewnątrz. Po chwili budynek zabłysł. Wypłynęła z niego fala burzowego światła, jak powidok pochodni, którą ktoś machał w ciemnościach. A później w drzwiach pojawili się Kaladin i Szallan. — Udało się! — Szallan wyskoczyła na zewnątrz, emanując zapałem. W przeciwieństwie do niej Kaladin wyszedł pewnym krokiem. Przeniesienie jedynie budynków sterujących zamiast całych podwyższeń powinno oszczędzać burzowe światło. Aż do tej pory powiedziała nawani, przy każdym przeniesieniu wykorzystywaliśmy pełną moc bram przysięgi. Podejrzewam, że to nie jedyny błąd, jaki popełniliśmy w odniesieniu do tego miejsca i jego urządzeń. Tak czy inaczej, skoro we dwoje otworzyliście tajleńską bramę po ich stronie. Powinniśmy móc z niej korzystać wedle życzenia, oczywiście z pomocą świetlistego. Panie, zwrócił się Kaladin do dalinara. Królowa jest gotowa się z wami spotkać. Tarawangian Nawani, Adrotagia i malata weszli do budynku, choć szallan ruszyła po rampie w stronę Uritiru. Dalinar chwycił Kaladina za ramię, kiedy ten próbował pójść w jej ślady. Lot przed arcyburzą poszedł dobrze? Spytał Dalinar. Żadnych problemów, panie, jestem pewien, że wszystko się uda. W takim razie w czasie następnej burzy polecisz do Holinaru, żołnierzu. Liczę, że ty i Adolin powstrzymacie lokara przed zrobieniem czegoś wyjątkowo głupiego bądź ostrożny. W mieście dzieje się coś dziwnego, a ja nie mogę sobie pozwolić na to, by cię stracić. — Tak, panie. A lecąc, i ziemią wzdłuż południowego odgałęzienia śmiertelnej rzeki. Być może podbili je parszmeni, ale należą do ciebie. — Panie, jesteś odpryskowym, Kaladinie. To sprawia, że należysz do co najmniej czwartego danu, a z tym powinna wiązać się ziemia. Elokar znalazł ci ładny kawałek wzdłuż rzeki, który wrócił w ubiegłym roku do korony po bezpotomnej śmierci oświeconego. Nie jest zbyt wielki, ale należy do ciebie. Kaladin wydawał się oszołomiony. — Czy na tej ziemi są wioski, panie? — Sześć albo siedem i jedno większe miasteczko. Rzeka jest jedną z najstabilniejszych w nie wysycha nawet w czasie przesilenia. To dobry szlak dla karawan. Twoim poddanym będzie się dobrze powodzić. Panie, wiecie, że nie chcę tego ciężaru. Jeśli pragnąłeś życia bez ciężarów, nie powinieneś wypowiadać przysiąg. Nie wybieramy takich rzeczy, synu. Upewnij się tylko, że będziesz miał dobrego zarządcę, mądre skryby i kilku porządnych mężczyzn z piątego i szóstego danu do rządzenia miasteczkami. Osobiście uznam nas za szczęściarzy i ciebie również, jeśli po tym wszystkim zostanie jeszcze królestwo, którego ciężar musielibyśmy dźwigać. Kaladin powoli pokiwał głową. Moja rodzina przebywa w północnym aletkarze. Teraz gdy przećwiczyłem latanie z burzami, chciałbym ich stamtąd zabrać, gdy powrócę z misji w Holinarze. Otwórz te bramę przysięgi, a będziesz miał tyle czasu, ile tylko potrzebujesz. Zapewniam cię, że najlepszym, co możesz zrobić w tej chwili dla rodziny, jest powstrzymanie upadku Aletkaru. Według raportów przychodzących przez łącz pustkowcy kierowali się powoli na północ i zdobyli większość Aletkaru. Relis Rutar próbował zebrać pozostałe aletyjskie wojska, ale został odepchnięty w stronę Herdazu i ucierpiał z rąk stopionych. Ale pustkowcy nie zabijali tych, którzy nie walczyli. Rodzina Kaladina powinna być względnie bezpieczna. Kapitan zbiegł po rampie, a Dalinar odprowadzał go wzrokiem myśląc o własnych ciężarach kiedy Lokar i Adolin powrócą z misji ocalenia Cholinaru, będą musieli zająć się wymyślonym przez Elokara powołaniem arcykróla. Jeszcze tego nie ogłosił, nawet arcyksiężentom. Dalinar w głębi duszy wiedział, że powinien od razu się tym zająć ogłosić Adolina arcyksięciem i abdykować, ale zwlekał. W ten sposób ostatecznie oddaliłby się od swojej ojczyzny. Najpierw zamierzał pomóc w odzyskaniu stolicy. Dołączył do pozostałych w budynku sterującym i skinął na malatę. Kobieta przywołała swoje ostrze odprysku i wsunęła je do otworu. Metalowa płyta poruszyła się, dostosowując się do kształtu ostrza. Przeprowadzili próby i choć ściany budynków były cienkie, ostrze odprysku nie wystawało po drugiej stronie, lecz wtapiało się w mechanizm. Malatana parła na bok rękojeści ostrza. Wewnętrzna ściana budynku zaczęła się obracać, a podłoga pod mozaikami emanować blaskiem. Rozjaśnione od spodu wyglądały jak witraże. Zatrzymała ostrze we właściwej pozycji i w rozbłysku światła dotarli na miejsce. Dalinar wyszedł z niewielkiego budynku na podwyższenie w odległym Tajlen, porcie na zachodnim wybrzeżu dużej południowej wyspy w pobliżu krain lodu. Tu podwyższenie otaczające bramę przysięgi zmieniono w park rzeźby, ale większość dzieł leżała przewrócona i w kawałkach. Królowa Fen czekała na rampie z doradcami. Szalan pewnie poprosiła ją, by zaczekała w tym miejscu na wypadek, gdyby przeniesienie samego pomieszczenia się nie powiodło. Podwyższenie wznosiło się wysoko nad miastem, a gdy Dalinar dotarł do krawędzi, odkrył, że ma doskonały widok. Aż zaparło mu dech w piersiach. Podobnie jak Carbrandt, Tajlen wybudowano na zboczu. Dla ochrony przed arcyburzami oparto je o górę. Choć Dalinar nigdy nie odwiedził miasta, uważnie studiował mapy i wiedział, że Tajlen składało się niegdyś z fragmentu blisko centrum, który nazywano starożytnym okręgiem. Ta wzniesiona część miała wyraźny kształt wynikający z tego, jak przed tysiącami lat wykuto je w skałach. Od tego czasu miasto znacznie się rozrosło. Niższa część, zwana niskim okręgiem, tłoczyła się u podstawy muru, szerokich, masywnych umocnień na zachodzie, które biegły od klifów po jednej stronie miasta, do Pogórza po drugiej. Ponad starożytnym okręgiem i za nim miasto wznosiło się na kolejnych poziomach przypominających stopnie. Te wysokie okręgi kończyły się królewskim okręgiem na szczycie miasta, w którym wybudowano pałace, rezydencje i świątynie. Brama przysięgi również znajdowała się na tym poziomie, na północnym skraju miasta, blisko klifów nad oceanem. Niegdyś ten widok oszałamiałby wspaniałą architekturą. Teraz dalinar zatrzymał się z innego powodu. Zawaliły się dziesiątki, nie, setki budowli. Całe kwartały obracały się w ruinę, kiedy zsuwały się na nie budynki położone wyżej, zmiażdżone przez wieczną burzę. To, co niegdyś było jednym z najwspanialszych miast roszaru, słynącym ze sztuki handlu i doskonałych marmurów, popękało i rozpadło się, jak talerz upuszczony przez nieostrożną służącą jak na ironię wiele skromniejszych budynków w dolnej części miasta w cieniu muru przetrwało burzę ale słynne tajleńskie doki znajdowały się poza tymi umocnieniami na niewielkim zachodnim półwyspie wyrastającym przed miastem ta okolica niegdyś była gęsto zabudowana pewnie magazynami tawernami i sklepami w całości z drewna zostały całkiem zmiecione z powierzchni ziemi Pozostały tylko zmiażdżone ruiny. Ojcze burz. Nic dziwnego, że Fen sprzeciwiała się jego żądaniom, które ją rozpraszały. Większość zniszczeń wywołała ta pierwsza pełna wieczna burza. Tajlen było szczególnie odsłonięte. Żaden ląd nie osłabiał burzy pędzącej po zachodnim oceanie. Poza tym wiele budynków było drewnianych, szczególnie w wysokich okręgach. Luksus dostępny w miejscu takim jak tajlen, do tej pory wystawionym jedynie na najłagodniejsze burzowe wichry. Wieczna burza nadeszła już pięć razy, choć i późniejsze przejścia na szczęście nie były tak niszczycielskie jak pierwsze. Dalinar przyglądał się jeszcze przez chwilę, zanim poprowadził swoją grupę w stronę rampy, gdzie stała królowa Fen wraz z towarzyszącymi skrybami jasnookimi i strażnikami. Wśród nich znajdował się również książę małżonek Kmakl, starzejący się Tajlen, którego zwisające wąsy i brwi otaczały twarz. Miał na sobie kamizelkę i czapkę, a towarzyszyli mu dwaj żarliwcy jako skrybowie. — Fen — odezwał się cicho Dalinar. — Tak mi przykro. — Wygląda na to, że zbyt długo żyliśmy w luksusie. Odparła Fen, a Dalinara zaskoczył jej wyraźny akcent, nieobecny w wizjach. — W dzieciństwie martwiłam się, że ludzie w innych krajach odkryją, jak przyjemne jest tu życie. Ze spokojną pogodą, z nadcieśnin i słabymi burzami. Zakładałam, że pewnego dnia zaleją nas emigranci. Odwróciła się do miasta i westchnęła cicho jak żyłoby się w takim miejscu? Próbował sobie wyobrazić mieszkanie w domach, które nie przypominały fortec, budynkach z drewna z dużymi oknami, o dachach, które miały jedynie chronić przed deszczem. Ludzie żartowali, że w Karbrand trzeba wywiesić na zewnątrz dzwonek, żeby wiedzieć, kiedy nadchodzi arcyburza, bo inaczej można ją przegapić. Na szczęście dla Tarawangiana jego miasto było zwrócone częściowo na południe, co uchroniło je przed tak wielkimi zniszczeniami. Wybierzmy się na wycieczkę zaproponowała Fen. Sądzę, że pozostało jeszcze kilka miejsc, które warto zobaczyć. Kowal więzi Jeśli to ma być trwałe, Chciałabym upamiętnić swojego męża i dzieci. Wzmal, najlepszy mężczyzna, o jakim mogłaby marzyć kobieta. Kmakra i Molinar, prawdziwe klejnoty mojego życia. Z szuflady dwanaście, piętnaście. Rubin. Fen wskazała na budynek, do którego wchodzili świątynia Salasz. Dalinarowi przypominał większość tych, które im pokazała. Duża przestrzeń z wysokim półokrągłym sklepieniem i wielkimi piecykami. Tu żarliwcy palili tysiące glifów strażniczych w imieniu ludzi, którzy błagali Wszechmocnego o miłosierdzie i pomoc. Dym zbierał się pod kopułą, po czym wypływał przez otwory w dachu, jak woda przez sito. Jak wiele modlitw spaliliśmy, pomyślał niechętnie Dalinar, do Boga, którego już nie ma. A może dostaje je ktoś inny? Dalinar uprzejmie kiwał głową, gdy Fen opisywała starożytne pochodzenie budowli i wymieniała imiona królów i królowych, którzy zostali w niej ukoronowani. Wyjaśniła symbolikę skomplikowanego wzoru na tyłach i poprowadziła ich wzdłuż ścian bocznych, by podziwiali płaskorzeźby. Z przykrością zauważył, że kilka rzeźb nie miało twarzy. Jakim cudem burza dostała się do środka? Kiedy skończyli, wyprowadziła ich na zewnątrz, gdzie czekały palankiny. Na wani trąciła Dalinara. — O co chodzi? — spytał cicho. — Przestań się krzywić. Nie krzywię się jesteś znudzony ja się nie krzywię uniosła brew sześć świątyń miasto zostało zrujnowane a my oglądamy świątynię. przed nimi fen i jej małżonek weszli do palenkinu. Na razie przez całą wycieczkę Kmakl jedynie stał za Fen i kiedy uważał, że powiedziała coś szczególnie ważnego, kiwał na jej skryby, by zapisały to w oficjalnych kronikach. Kmakl nie nosił miecza. Waletkarze sugerowałoby to, że mężczyzna, a już z pewnością ktoś o jego pozycji, jest odpryskowym, ale tu sytuacja wyglądała inaczej. Tajlena miało jedynie pięć ostrzy i trzy pancerze, a wszystkie należały do starożytnych rodów, które przysięgały bronić tronu. Może fen mogłaby mu pokazać te odpryski? Krzywisz się powiedziała nawani. Tego się po mnie spodziewają. Dalinar skinął w stronę tajleńskich oficerów i skryp. Z przodu jedna grupka żołnierzy przyglądała mu się ze szczególnym zainteresowaniem. Może prawdziwym celem wycieczki było umożliwienie tym jasnookim, by przyjrzeli się jemu. Palankin, który dzielił znawani, pachniał kwiatami skałoponków. — Przejście od świątyni do świątyni — wyjaśniła cicho kobieta, gdy tragarze podnieśli palankin. — To w Tajlen tradycja. Odwiedzenie wszystkich dziesięciu pozwala zobaczyć cały królewski okręg. Jest również niezbyt subtelnym podkreśleniem worińskiej pobożności władców. W przeszłości mieli problemy z kościołem. — Dobrze ich rozumiem. Jak myślisz, gdybym wyjaśnił, że też jestem heretykiem, dałaby sobie spokój z całą tą wielką pompą? Nawani pochyliła się i położyła swobodną dłoń na jego kolanie. — Mój drogi... Jeśli coś takiego cię drażni, mogliśmy wysłać dyplomatę. Jestem dyplomatą. Dalinarze, to jest teraz moim obowiązkiem na Wani. Muszę wypełniać swoje obowiązki. W przeszłości za każdym razem, kiedy jej ignorowałem, działo się coś koszmarnego. Wziął ją za rękę. Narzekam, bo przy tobie nie muszę się pilnować. Postaram się jak najmniej krzywić, obiecuję. Kiedy tragarze sprawnie wnosili ich po schodach, dalinar wyglądał przez okno palemkinu. Górna część miasta nieźle zniosła burzę, gdyż wiele budynków było z grubego kamienia. Mimo wszystko niektóre popękały, zawaliło się też kilka dachów. Palankin mijał właśnie przewróconą rzeźbę, która złamała się w kostkach i spadła z półki w stronę wysokich okręgów. W żadnym z miast, z których otrzymałem raporty, sytuacja nie jest tak poważna, pomyślał niespotykana skala zniszczeń. Czy chodzi tylko o dużo drewna i brak czegokolwiek, co mogłoby osłabić siłę burzy? A może coś jeszcze? Niektóre doniesienia na temat wiecznej burzy wspominały o braku wiatru i jedynie błyskawicach. Inne, co dezorientujące, wspominały o braku deszczu i jedynie o płonących węgielkach. Wieczna burza miała wiele odmian, nawet w czasie jednego przejścia. Fen pewnie czuje się spokojniejsza, gdy może robić coś, do czego jest przyzwyczajona, powiedziała mu cicho na wani, kiedy dotarli do następnego postoju i tragarze postawili palankin na ziemi. Ta wycieczka jest wspomnieniem dni, zanim miasto tak bardzo ucierpiało. Pokiwał głową. Z taką świadomością łatwiej mu było znieść myśl o kolejnej świątyni. Na zewnątrz fen wysiadała właśnie z palankinu. Świątynia Battach, jedna z najstarszych w mieście. Ale oczywiście największe wrażenie robi podobizna paraleta. Wspaniała rzeźba, która urwała, a dalinar podążył za jej spojrzeniem w stronę kamiennych stóp pobliskiego pomnika. Och, racja. Zobaczmy, świątynię zaproponował dalinar. Powiedziałaś, że jest jedną z najstarszych, które są starsze. Tylko świątynia iż jego, ale tam nie zostaniemy długo, tutaj też nie. Naprawdę Dalinar zauważył, że nad tym dachem nie wznosi się modlitewny dym. Czy konstrukcja została uszkodzona? Konstrukcja? Nie, nie konstrukcja. Para zmęczonych żarliwców wyszła ze środka i ruszyła w dół schodów. Ich szaty plamiła krew. Dalinar spojrzał na Fen. — Czy pozwolisz, że wejdę na górę? — Jeśli chcesz. Kiedy Dalinar wspinał się z nawani po schodach, poczuł woń niesioną przez wiatr, zapach krwi, który przypominał mu pole bitwy. Widok za drzwiami świątyni również był znajomy. Marmurową posadzkę niemal całkowicie zasłaniały setki rannych na prostych siennikach, a między nimi wyrastały bulospreny jak pomarańczowe ręce ze ścięgien. Fen stanęła za nimi w wejściu. — Musieliśmy improwizować po tym, jak nasze tradycyjne szpitale całkiem się zapełniły. — Tak wielu? — Nawani uniosła bezpieczną dłoń do ust. — nie można odesłać niektórych do domów i rodzin, by tam zdrowieli? Dalinar wyczytał odpowiedź w samych rannych. Niektórzy czekali na śmierć. Cierpieli z powodu krwotoków wewnętrznych albo rozległych zakażeń, a po ich skórze pełzały malutkie, czerwone zgniłospreny. Inni nie mieli już domów, o czym świadczyły całe rodziny kulące się wokół rannej matki, ojca czy dziecka. Na burzę. Dalinar czuł się niemal zawstydzony tym, jak dobrze jego ludzie znieśli wieczną burzę. Kiedy odwrócił się, by odejść, prawie wpadł na tarawangiana, tkwiącego w drzwiach jak duch. Kruchy, starzejący się monarcha, otulony miękkimi szatami, otwarcie płakał na widok ludzi w świątyni. — Proszę. Proszę, moi chirurdzy są w wedenarze. To krótka podróż przez bramy przysięgi. Pozwól, że ich sprowadzę. Pozwól mi złagodzić to cierpienie. Fen zacisnęła wargi. Zgodziła się na spotkanie, co jednak nie czyniło jej częścią zaproponowanej przez Dalinara koalicji. Ale co mogła powiedzieć na takie błaganie? Docenimy twoją pomoc. Dalinar stłumił uśmiech. Ustąpiła o krok, pozwalając im uruchomić bramę przysięgi. To był kolejny krok. Tarawangianie, jesteś prawdziwym klejnotem, pomyślał. Użycz mi skryby i łącz powiedział Tarawangian. Natychmiast wyślę swoją świetlistą po pomoc. Fen wydała konieczne rozkazy, a jej małżonek skinął, by zapisano jej słowa. Kiedy ruszyli w stronę palankinów, Tarawangian pozostał na schodach i patrzył na miasto. — Wasza wysokość? — Dalinar zatrzymał się obok niego. — Widzę tu swój dom oświecony. Tarawangian wsparł się drżącą dłonią o ścianę świątyni. — Mrugam zaozawionymi oczyma i widzę Karbrand, zniszczony w wojnie, i pytam siebie, co muszę zrobić, by ich ochronić. — Ochronimy ich, Tarawangianie, przysięgam. — Tak, tak, wierzę ci, czarny cierniu. Starzec odetchnął głęboko i można było odnieść wrażenie, że skulił się jeszcze bardziej. — Sądzę... — Sądzę, że pozostanę tutaj i zaczekam na chirurgów. — Proszę, ruszajcie dalej. Tarawangian usiadł na schodach, gdy pozostali odchodzili. Dotarłszy do palankinu, Dalinar podniósł wzrok i zobaczył, że stary mężczyzna siedzi tam ze splecionymi dłońmi i zwieszoną głową, niemal jak ktoś klęczący przed spaleniem modlitwy. Fen zatrzymała się obok Dalinara. Białe loki jej brwi kołysały się na wietrze. Kryje się w nim o wiele więcej niż sądzą ludzie, nawet po wypadku. Często to powtarzałam, Dalinar przytaknął. Ale, mówiła dalej Fen, on zachowuje się, jakby to miasto było cmentarzem. Tak nie jest. Odbudujemy się z kamienia. Moi inżynierowie planują wybudowanie murów przed każdym okręgiem. Znów staniemy na nogi. Musimy tylko przegonić te burze. Tak naprawdę sparaliżowała nas nagła utrata siły roboczej, nasi parszmeni. Moje armie mogłyby pomóc z usuwaniem gruzów, przenoszeniem kamieni i odbudową. Wystarczy, że się zgodzisz, a będziesz miała do dyspozycji tysiące chętnych rąk. Fen nie odpowiedziała, choć dalinar usłyszał szepty młodych żołnierzy i doradców czekających przy palankinach, przyjrzał im się a szczególną uwagę skupił na jednym. Młodzieniec był wysoki jak na tajlena. Miał niebieskie oczy i starannie zaczesane do tyłu brwi. Jego elegancki mundur był rzecz jasna skrojony w tajleńskim stylu, z krótką, dopasowaną kurtką zapinaną na piersi. To musi być jej syn, pomyślał Dalinar, wpatrując się w rysy młodzieńca. Zgodnie z tajleńską tradycją był jedynie kolejnym oficerem, a nie następcą tronu. W tym królestwie władza monarchy nie była dziedziczna. Nawet jeśli ten młody mężczyzna nie był następcą tronu i tak się liczył, wyszeptał coś szyderczo, a pozostali kiwali głowami, mamrotali i piorunowali Dalinara wzrokiem. Nawani trąciła go łokciem i spojrzała nań pytająco. Później, przekazał samym ruchem warki, odwrócił się do królowej Fen. Jak się domyślam, świątynia Iżsiego również jest pełna rannych. Owszem, może moglibyśmy ją ominąć. Chętnie zobaczyłbym niższe okręgi miasta, zaproponował Dalinar. Może wielki bazar, o którym tak wiele słyszałem. Nawani skrzywiła się, a fen zesztywniała. Czyli on był obok doków, tak? Dalinar spojrzał na pokrytą gruzami równinę pod miastem. Zakładał, że bazar znajdował się w centralnej dzielnicy miasta, czyli starożytnym okręgu. Najwyraźniej powinien jednak uważniej przyglądać się tym mapom. Na dziedzińcu Talenelata kazałam przygotować poczęstunek, powiedziała fen. — Miał to być nasz ostatni postój. — Udamy się tam od razu? Dalinar przytaknął i znów weszli do palankinów. Wewnątrz pochylił się i odezwał cicho do Nawani. — Władza królowej Fen nie jest absolutna. — Nawet twój brat nie miał absolutnej władzy. — Ale sytuacja tajleńskiego monarchy jest jeszcze gorsza. W końcu rady kupców i oficerów marynarki wybierają nowego władcę. Mają wielkie wpływy w mieście. Tak. Do czego zmierzasz? To znaczy, że ona samodzielnie nie może przystać na moje propozycje. Nie może się zgodzić na pomoc wojskową, dopóki niektórzy w mieście uważają, że interesuje mnie dominacja. W podłokietniku znalazł orzechy i zaczął je pogryzać. Nie mamy czasu na powolne ocieplanie stosunków. Na vani gestem poprosiła go o orzeszki. — Istnieje szansa, że te szaf ma w mieście rodzinę, na której wsparcie mogłaby liczyć. — Spróbować zawsze możemy. Albo... — Chyba mam pomysł. — Czy wiąże się z pobiciem kogoś? — pokiwał głową, na co kobieta tylko westchnęła. — Oni czekają na przedstawienie — stwierdził Dalinar. Chcą zobaczyć, co zrobi Czarny Cierń. Królowa Fen w wizjach była taka sama. Nie otworzyła się do chwili, gdy pokazałem jej swoje prawdziwe oblicze. Twoje prawdziwe oblicze nie musi należeć do zabójcy, dalinarze. Spróbuję nikogo nie zabić. Oni potrzebują lekcji, pokazu. Lekcja? Pokaz... Te słowa utkwiły w jego umyśle i odkrył, że sięga przez wspomnienia w stronę czegoś wciąż niejasnego, nieokreślonego. Coś, coś związanego ze szczeliną i... z Sadeasem? Wspomnienie uciekło. Ukryło się tuż pod powierzchnią jego świadomości. Podświadomość cofała się przed nim, a on wzdrygnął się, jakby został spoliczkowany. W tamtym kierunku. W tamtym kierunku leżał ból. Dalinarze, niewykluczone, że masz rację. Być może kiedy ludzie widzą cię spokojnego i uprzejmego, wcale nie jest to korzystne dla tego, co chcemy przekazać. Co oznacza kolejne ponure grymasy? Westchnęła. Kolejne ponure grymasy? Uśmiechnął się szeroko. Albo szeroki uśmiech, dodała. W twoim wykonaniu robi czasem jeszcze bardziej niepokojące wrażenie. Dziedziniec Talenelata lata był dużym kamiennym placem poświęconym kamiennemu ścięgnu Heroldowi żołnierzy. Do samej świątyni prowadziły schody, ale nie udało im się zajrzeć do środka, bo główne wejście się zawaliło. Tkwił w nim duży, prostokątny blok kamienia, który niegdyś stanowił zwieńczenie wejścia. Zewnętrzne ściany pokrywały piękne płaskorzeźby przedstawiające Herolda Talenelata, samotnie stawiającego czoło fali pustkowców. Niestety rzeźby popękały w setkach miejsc. Duże czarne osmalenie na szczycie muru wskazywało na miejsce, gdzie dziwna, wieczna burza uderzyła w budynek żadna z pozostałych świątyń nie ucierpiała tak bardzo. Zupełnie jakby Odium darzył ją szczególną niechęcią. Talenelat, pomyślał Dalinar. Ten, którego porzucili, ten, którego zgubiłem. Muszę się zająć pewnymi sprawami, powiedziała Fen. Handel z miastem jest poważnie utrudniony, nie mam więc do zaproponowania zbyt wiele żywności, trochę orzechów i owoców, solone ryby przygotowaliśmy je dla was. Wrócę później, żebyśmy mogli się naradzić. Tymczasem moja świta zatroszczy się o wasze potrzeby. Dziękuję, odpowiedział Dalinar. Oboje wiedzieli, że celowo każę mu czekać. Nie potrwa to długo, może pół godziny. Nie dość długo bym mógł to uznać za obelga, ale wystarczająco by udowodnić, że mimo jego potęgi władza w tym miejscu wciąż należy do niej. Choć chciał spędzić trochę czasu z jej poddanymi, irytowały go te wybiegi. Fen i jej małżonek odeszli, pozwalając pozostałym spożyć posiłek. Dalinar jednak postanowił wywołać bójkę. Syn Fen się nada. Wydawał się najbardziej krytyczny spośród tych, którzy wygłaszali komentarze. Nie chcę robić wrażenia agresora, pomyślał Dalinar, stając w pobliżu młodzieńca. I muszę udawać, że nie domyśliłem się, kim on jest. Nawani podeszła bliżej. Świątynie były ładne, ale tobie chyba się nie podobały, prawda? Chciałeś zobaczyć coś o bardziej militarnym charakterze. Doskonałe zagajenie. Masz rację. Ty tutaj, kapitanie. Nie lubię zwlekać, pokaż mi mury miasta. To coś, co naprawdę mnie interesuje. Mówisz poważnie? Spytał syn Fen po aletyjsku z mocnym tajleńskim akcentem. Zawsze. A co? Czy wasza armia jest w tak kiepskim stanie, że wstydzisz się mi je pokazać? Nie pozwolę wrogiemu generałowi przyglądać się naszemu mocnieniom. Nie jestem twoim wrogiem, synu. Nie jestem twoim synem, tyranie. Dalinar bardzo się postarał robić wrażenie zrezygnowanego. Przez cały ten dzień chodziłeś za mną jak cień, żołnierzu, wypowiadając słowa, których starałem się nie słyszeć. Znajdujesz się blisko granicy, a jeśli ją przekroczysz, nastąpi reakcja. Młodzieniec zawahał się, okazując nieco panowania nad sobą rozważył, w co się pakuje i uznał, że ryzyko jest tego warte. Jeśli upokorzy czarnego ciernia, może ocali swoje miasto. A w każdym razie tak to postrzegał. Żałuję jedynie, warknął mężczyzna, że nie mówiłem dość głośno, byś słyszał o Belgii despoto. Dalinar westchnął głęboko i zaczął rozpinać płaszcz, aż pozostał tylko w dopasowanej koszuli. — Żadnych odprysków — stwierdził młodzieniec. — Miecze. — Jak sobie życzysz. Syn Fen nie miał odprysków, choć gdyby Dalinar nalegał, mógłby je wypożyczyć. Dalinar jednak wolał tę wersję. Młody mężczyzna zamaskował nerwowość, rozkazując jednemu z adiutantów, by kamieniem narysował krąg na ziemi. Do Dalinara podszedł Rial z innymi strażnikami. Za ich plecami falowały nerwowo, niecierpliwo spreny. Dalinar gestem kazał im się cofnąć. Nie zrób mu krzywdy, szepnęła na Wani. Zawahała się. Ale też nie przegraj. Nie zrobię mu krzywdy. Dalinar podał jej swój płaszcz. Ale tego drugiego nie mogę obiecać. Nie rozumiała, ale to oczywiste. Nie mógł tak po prostu pobić tego mężczyzny. W ten sposób udowodniłby jedynie wszystkim zgromadzonym, że jest tyranem. Podszedł do kręgu i opszedł go dookoła, by zapamiętać, ile kroków może zrobić, zanim go opuści. Zaproponowałem miecze. Młodzieniec trzymał broń w ręku. Gdzie jest twój? Zrobimy to ze zmianą przewagi. Trzy minuty, stwierdził Dalinar. Do pierwszej krwi. Możesz zaczynać. Młody mężczyzna znieruchomiał. Zmiana przewagi. Miałby trzy minuty uzbrojone przeciwko nieuzbrojonemu Dalinarowi. Gdyby Dalinar przez ten czas nie odniósł ran, nie opuścił kręgu, miałby trzy minuty z mieczem przeciwko nieuzbrojonemu synowi Fen. Była to absurdalna nierównowaga sił, którą zwykle widywało się jedynie w czasie ćwiczeń, gdy żołnierze uczyli się, co robić, gdyby musieli bezbronni stawić czoło uzbrojonemu wrogowi, a w takich sytuacjach nigdy nie używano prawdziwej broni. Ja młodzieniec się zawahał, wezmę nóż nie trzeba. Miecz może być. Syn Fen gapił się na dalinara. Pieśni i opowieści opiewały bohaterskich nieuzbrojonych mężczyzn stawiających opór wielu uzbrojonym przeciwnikom, ale w rzeczywistości już walka z jednym uzbrojonym wrogiem była niewiarygodnie trudna. Młodzieniec wzruszył ramionami. Choć bardzo chciałbym być znany jako ten, który pokonał czarnego ciernia w równej walce, zgodzę się i na takie niesprawiedliwe warunki. Ale niech twoi ludzie złożą przysięgę, że jeśli sytuacja obróci się na twoją niekorzyść, nie zostanę uznany za zabójcę. Ty sam wybrałeś te warunki. Zrobione. Dalinar spojrzał na Riala i pozostałych, którzy zasalutowali i wypowiedzieli słowa przysięgi. Sędziować miała tajleńska skryba. Odliczyła czas do rozpoczęcia, a młodzieniec natychmiast rzucił się na Dalinara, zadając zdecydowany cios. Dobrze. Ktoś, kto zgodził się na takie warunki walki, nie powinien się wahać. Dalinar uchylił się i przyjął pozycję zapaśniczą, choć nie zamierzał zbliżyć się na tyle, by próbować zwarcia. Kiedy skryba odliczała czas, Dalinar unikał kolejnych ataków, kręcąc się w pobliżu granicy kręgu i pilnując, by jej nie przekroczyć. Choć syn Fen był agresywny, cechowała go pewna wrodzona ostrożność. Młodzieniec pewnie mógłby wypchnąć dalinara na zewnątrz, ale miast tego ciągle go sprawdzał. Znów zaatakował, a dalinar uskoczył przed ciosem. Młodzieniec robił się coraz bardziej zaniepokojony i sfrustrowany. Może gdyby było pochmurno, dostrzegłby słaby blask burzowego światła, które trzymał w sobie dalinar. Gdy odliczanie zbliżało się do końca, mężczyzna atakował coraz bardziej gorączkowo, wiedział, co go czeka. Trzy minuty samotnie w kręgu bez broni przeciwko uzbrojonemu czarnemu cierniowi. Ataki z ostrożnych stały się zdecydowane, a później desperackie. Dobrze, pomyślał Dalinar. Właśnie teraz. Odliczanie doszło do dziesięciu. Młodzieniec zaatakował go rozpaczliwie po raz ostatni, ze wszystkich sił. Dalinar wstał, rozluźnił się i wyciągnął ręce na boki, by widzowie widzieli, że wcale nie zamierza się uchylić, a później zrobił krok do przodu. Miecz trafił go prosto w pierś, na lewo od serca. Dalinar chrząknął z bólu, ale przyjął miecz w taki sposób, że nie trafił w kręgosłup. Krew wypełniła jego płuco, a burzowe światło natychmiast zaczęło go uzdrawiać. Młodzieniec wydawał się przerażony, jakby wbrew wszystkiemu nie spodziewał się zadać takiego ciosu ani go wcale nie chciał. Ból zniknął. Dalinar kaszlnął, splunął na bok krwią, po czym wziął młodzieńca za rękę i wepchnął miecz głębiej w pierś. Synfen wypuścił rękojeść i cofnął się z wybałuszonymi oczyma. To było dobre pchnięcie. Głos Dalinara zabrzmiał słabo i nierówno. Widziałem, że pod koniec byłeś bardzo zaniepokojony. Inni mogliby pozwolić, by ucierpiała na tym ich postawa. Syn królowej padł na kolana. Podniósł wzrok, gdy dalinar podszedł bliżej i stanął nad nim. Krew sączyła się wokół rany, plamiąc jego koszula, aż burzowe światło w końcu uleczyło zewnętrzne rany. Dalinar wciągnął go tyle, że emanował blaskiem nawet w świetle dnia. Na dziedzińcu zapanowała cisza. Przerażone skryby zasłaniały usta. Żołnierze unosili dłonie do rękojeści, a wokół nich pękały żółte trójkąty wstrząsosprenów. Nawani zaplotła ręce na piersi i uśmiechnęła się do niego przebiegle. Dalinar wziął miecz za rękojeść i wyjął go z piersi. Burzowe światło natychmiast uzdrowiło ranę. Młodzieniec miał dość odwagi, by się podnieść i wydukać. Twoja kolej czarnej cierniu. Jestem gotów. Nie. Zraniłeś mnie. Pozwoliłeś mi. Dalinar zdjął koszulę i rzucił ją mężczyźnie. Oddaj mi swoją koszulę, a rachunki będą wyrównane. Młodzieniec złapał zakrwawioną koszulę i spojrzał oszołomiony na Dalinara. Nie chcę twojego życia, synu. Nie chcę waszego miasta ani waszego królestwa. Gdybym chciał podbić Tajlenę, nie przyszedłbym z uśmiechem i obietnicami pokoju. Chyba znacie moją reputację. Odwrócił się do wpatrzonych w niego oficerów, jasnookich i skryby. Osiągnął cel, wzbudził w nich podziw i strach, miał ich w garści. I dlatego wstrząsnęło nim, gdy nagle poczuł, że wypełnia go czyste niezadowolenie. Z jakiegoś powodu te przerażone twarze uderzyły go mocniej niż miecz. Zły i zawstydzony, z powodu którego wciąż nie rozumiał, odwrócił się i ruszył po schodach w stronę świątyni. Machnął ręką, kiedy nawani podeszłaby z nim porozmawiać. Samotność. Potrzebował chwili samotności. Dotarł do świątyni, odwrócił się i usiadł na schodach oparty plecami o kamienny blok, który zasłaniał wejście. Ojciec burz dudnił w głębi jego umysłu, a za tym dźwiękiem było niezadowolenie. Co osiągnął? Powiedział, że nie chce podbić tych ludzi, ale o czym świadczyły jego czyny? Jestem silniejszy od was, mówiły. Nie muszę z wami walczyć. Mógłbym was bez wysiłku zmiażdżyć. Czy tak powinni się czuć ludzie, kiedy świetliści rycerze przybywali do ich miasta? Dalinar czuł mdłość. W życiu wiele razy korzystał z tej metody. W młodości tak właśnie zwerbował teleba. Później siłą przekonał Elokara, że nie próbuje go zabić, a niedawno zmusił kadasza, by walczył z nim na sali ćwiczeń. Poniżej ludzie zebrali się wokół syna fen i rozmawiali z ożywieniem. Młody mężczyzna masował piersie, jakby to on został trafiony. W głębi umysłu Dalinar ciągle słyszał ten pełen nacisku głos. Ten, który słyszał od początku wizji. Zjednocz ich. Próbuję? szepnął Dalinar. Dlaczego nigdy nie udało mu się nikogo przekonać bez walki? Dlaczego nie mógł zmusić ludzi, by go wysłuchali, o ile wcześniej nie pobił ich aż do krwi, albo wręcz przeciwnie, nie zaszokował ich swoimi ranami? Westchnął, odchylił się do tyłu i oparł głowę o kamienie zniszczonej świątyni. Zjednocz nas, prosimy. To był inny głos. Setki nakładające się na siebie, wypowiadające to samo błaganie, tak cicho, że ledwie je słyszał. Zamknął oczy, próbując odnaleźć źródło tych głosów. Kamień? Tak, wyczuwał odłamki kamienia, które cierpiały. Wzdrygnął się. Słyszał spreny świątyni. Te mury przez stulecia istniały jako jedność. Teraz kawałki, popękane i zniszczone, cierpiały. Wciąż postrzegały się jako piękne płaskorzeźby, niezniszczoną fasadę z rozrzuconymi wokół odłamkami. Pragnęły znów być nietkniętą jednością. Spreny świątyni krzyczały wieloma głosami, jak ludzie płaczący nad rannymi i zabitymi na polu bitwy. Na burze. Czy wszystko, co sobie wyobrażam, musi się wiązać ze zniszczeniem? Umieraniem, rannymi, dymem w powietrzu i krwią na kamieniu. Ciepło w jego wnętrzu powiedziało mu, że nie. Wstał i odwrócił się, pełen burzowego światła i podniósł przewrócony blok, który zasłaniał wejście. Wytężając siły przesuwał kamień, aż mógł się pod niego wślizgnąć, przykucnąwszy i naprzeć ramionami. Odetchnął głęboko i popchnął w górę. Kamień tarł o kamień, kiedy unosił blok w stronę szczytu wejścia. Uniósł go na odpowiednią wysokość i przeniósł dłonie nad głowę. Krzyknął i napinając jednocześnie nogi, grzbiet i ramiona, ze wszystkich sił popchnął blok w górę. Burzowe światło szalało w jego wnętrzu. Jego stawy pękały i od razu się uzdrawiały, gdy cal po calu przesuwał nad proże na swoje miejsce nad wejściem. Że świątynia zachęca go do dalszego wysiłku. Tak bardzo pragnęła być znowu cała. Dalinar wciągnął więcej burzowego światła, ile tylko mógł, opróżniając wszystkie klejnoty. Jego twarz zalewał pot, ale w końcu udało mu się umieścić blok na miejscu, które wydawało się właściwe. Moc spłynęła z jego ramion i zaczęła wypełniać kamienie. Płaskorzeźby połączyły się z trzaskiem. Kamienne nadproże uniosło się z jego rąki, i osiadło na swoim miejscu. Światło wypełniło pęknięcia w kamieniu i spoiło je ze sobą, a wokół głowy Dalinara pojawiły się chwało spreny. Kiedy blask się rozproszył, frontowa ściana majestatycznej świątyni, w tym wejście i popękane płaskorzeźby, znów stała się całością. Dalinar stał przed nią, bez koszuli zlany potem, i czuł się o dwadzieścia lat młodszy. Nie. Mężczyzna, którym był przed dwudziestu laty, nigdy by tego nie dokonał. Kowal więzi. Ktoś położył dłoń na jego ramieniu, miękkie palce nawani. wani. Dalinarze, co ty zrobiłeś? Słuchałem. Moc służyła do czegoś więcej niż tylko niszczenia ignorowaliśmy to pomyślał, ignorowaliśmy odpowiedzi, które mieliśmy przed sobą. Obejrzał się przez ramię na tłum wspinający się po schodach i zbierający wokół. Dalinar zwrócił się do skryby. Ty, to ty pisałeś do Uritiru i posłałeś po chirurgów Tarawangiana. Tak, oświecony. Napisz znowu. Poślij po mojego syna Renarina. Królowa Fen znalazła go na dziedzińcu świątyni Battach, tej z wielką zniszczoną rzeźbą. Jej syn, który owinął się w tali zakrwawioną koszulą Dalinara, jakby to był pas, przewodził grupie dziesięciu mężczyzn z linami. Właśnie ustawili na swoim miejscu biodra rzeźby, a Dalinar opróżnił pożyczone kule z burzowego światła, ponownie spajając kamień. Chyba znalazłem lewe ramię, zawołał ktoś z dołu. Większość pomnika przewróciła się na rezydencję poniżej i wpadła do środka przez zniszczony dach. Żołnierze i jasnoocydali naraz biegli z głośnymi okrzykami po schodach. Nie spodziewałam się znaleźć czarnego ciernia bez koszuli, stwierdziła królowa, i bawiącego się w rzeźbiarza. Ja umiem naprawiać jedynie rzeczy nieożywione. Dalinar otarł dłonie o ścierkę owiniętą wokół pasa. Czuł się wyczerpany. Zużywanie tak wielkich ilości burzowego światła było dla niego nowym, męczącym doświadczeniem. Mój syn wykonuje o wiele ważniejsze zadanie. Świątynię na górze opuściła niewielka rodzina. Oceniając po ostrożnych krokach ojca, podpieranego przez synów, podczas ostatniej burzy mężczyzna złamał nogę, a może obie. Krępy mężczyzna kazał synom się cofnąć, zrobił sam kilka kroków, a później otworzył szeroko oczy i podskoczył. Dalinar znał to uczucie utrzymujące się przez jakiś czas skutki działania burzowego światła. Powinienem dostrzec to wcześniej. Powinienem posłać po niego w chwili, gdy zobaczyłem tych rannych. Jestem głupcem. Dalinar pokręcił głową. Renarin ma zdolność uzdrawiania. Podobnie jak ja dopiero niedawno zyskał moce i najłatwiej przychodzi mu uzdrawianie tych, którzy zostali ranni niedawno. Zastanawiam się, czy to nie przypomina trochę tego, co ja robię. Kiedy dusza przyzwyczai się do rany, znacznie trudniej ją naprawić. Nad głową Fen pojawił się samotny podziwo kiedy rodzina podeszła bliżej. Ukłonili się i zaczęli mówić po tajleńsku, a ojciec uśmiechał się szeroko. Dalinar przez chwilę miał wrażenie, że prawie rozumie ich słowa. Jakby część jego osoby wyciągała się w stronę mężczyzny, by się z nim związać dziwne uczucie, którego jeszcze nie umiał do końca zinterpretować. Kiedy rodzina odeszła, odwrócił się do królowej. Nie wiem, jak długo Renarin to wytrzyma i nie wiem, jak wiele z tych ran będzie wystarczająco świeżych, by je uleczył. Ale to coś, to co możemy zrobić. Na dole rozległy się krzyki i mężczyźni wypchnęli kamienną rękę przez okno rezydencji. Widzę, że kdralka też zauroczyłeś, zauważyła Fen. To dobry chłopak. Był zdecydowany znaleźć sposób, by doprowadzić do pojedynku z tobą. Jak słyszałam, dostał go. Zamierzasz przetoczyć się po tym całym mieście, oczarowując każdego po kolei, prawda? Mam nadzieję, że nie. To się wydaje bardzo czasochłonne. Za świątyni wybiegł młody mężczyzna, trzymający za rękę chłopca o pozlepianych włosach, który uśmiechał się szeroko, choć jego ubranie było podarte i zakurzone. Młodzieniec ukłonił się królowej i podziękował dalinarowi łamanym aletyjskim. Renarin ciągle powtarzał, że uzdrowienia to jego sprawka. Fen odprowadziła ich wzrokiem, ale twarz miała nieprzeniknioną. Potrzebuję twojej pomocy, Fen. Szepnął dalinar. Trudno mi uwierzyć, że potrzebujesz czegokolwiek, jeśli wziąć pod uwagę, czego dziś dokonałeś. Odpryskowi nie utrzymają terytorium. Popatrzyła na niego ze zmarszczonym czołem. Przepraszam, to wojskowa maksyma, znaczy nieważne. Fen owszem mam świetlistych, ale oni choć potężni, nie zwyciężą w tej wojnie. Co ważniejsze, ja nie widzę, czego nie dostrzegam. Dlatego potrzebuję ciebie. Myślę jak aletyjczyk, podobnie jak większość moich doradców. Myślimy o wojnie, o konflikcie, ale nie dostrzegamy ważnych faktów. Kiedy dowiedziałem się o mocach Renarina, myślałem jedynie o przywracaniu zdrowia żołnierzom na polu bitwy, by mogli dalej walczyć. Potrzebuję ciebie i potrzebuję Azirczyków. Potrzebuję koalicji przywódców, którzy widzą to, czego ja nie dostrzegam, bo stawiamy czoło wrogowi, z jakim nie mieliśmy wcześniej do czynienia. Pochylił głowę w jej stronę. Proszę, dołącz do mnie, Fen. Już otworzyłam bramę i rozmawiam z Radą o udzieleniu pomocy w Twoim wysiłku wojennym. Czy nie tego pragnąłeś? Bynajmniej, Fen. Chcę, żebyś się do mnie przyłączyła. A na czym polega różnica? Na rozróżnieniu między twoją a naszą wojną jesteś nieubłagany odetchnęła głęboko, ale przerwała mu kiedy chciał się sprzeciwić. Pewnie tego właśnie teraz potrzebujemy. Dobrze, czarny cierniu. Ty, ja, Tarawangian. Pierwsza naprawdę zjednoczona, worińska koalicja, którą widział świat od czasów hierokracji. Cóż za pech, że dwoje z nas włada zrujnowanymi królestwami. Dalinar chrząknął. Troje. Wróg oblega Holinar. Wysłałem pomoc, ale na razie Aletkar jest okupowanym królestwem. Cudownie. Cóż, sądzę, że uda mi się przekonać stronnictwa w moim mieście, by pozwoliły twoim wojskom przybyć i udzielić pomocy. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, napiszę do pierwszego Aziru, może to coś da. Z całą pewnością. Teraz, gdy się do nas przyłączyliście, azirska brama przysięgi jest niezwykle cenna. Cóż, z nimi może być problem? Azirczycy nie są tak zdesperowani, jak ja, jeśli mam być szczeranie, są worińczykami. Tutaj ludzie włączając w to mnie dobrze reagują na nacisk ze strony zdeterminowanego monarchy. Siła i pasja po worińsku. Ale taka taktyka sprawi, że Azirczycy jedynie jeszcze bardziej się zaprą, podrapał się po brodzie. Masz jakieś sugestie? Wątpię, by ci się spodobały. Spróbuj. Zaczynam dostrzegać, że mój typowy sposób załatwiania spraw ma poważne ograniczenia. Wichry i przysięgi. Martwię się o innych, widzących prawdę. Z szuflady 821. Burza nie należała do Kaladina. Rościł sobie prawo do nieba i w pewnym stopniu wiatru. Arcyburze były czymś innym, jak kraj, który odwiedzał jego obcy dygnitarz. Traktowano go z niejakim szacunkiem, ale brakowało mu prawdziwej. Kiedy Kaladin walczył ze skrytobójcą w bieli, podróżował z arcyburzą, lecąc tuż przed ścianą burzy jak liść niesiony przez falę. Ten sposób z arcyburzą szalejącą u stóp wydawał się zbyt niebezpieczny, jeśli miał zabrać innych. Całe szczęście w drodze do Tajleny on i Szallan przećwiczyli inne sposoby. Okazało się, że wciąż mógł czerpać z mocy burzy, kiedy leciał na nią, pod warunkiem, że znajdował się w odległości najwyżej stu stóp od burzowych chmur. Unosił się tam teraz z dwoma mostowymi i drużyną wybraną przez Elokara. Nad ich głowami jasno świeciło słońce, a ponadczasowa burza rozciągała się pod nimi we wszystkich kierunkach. Wirująca czerń i szarość podświetlana iskrami błyskawic, dudniąca jakby rozzłoszczona małą grupką pasażerów na gapę. Nie widzieli już ściany burzy. Znaleźli się zbyt daleko za nią. By dotrzeć do holinaru, musieli kierować się bardziej na północ niż na zachód. W drodze do północnego Aletkaru przecinali niczyje wzgórza. Zmienne wzory burzy miały w sobie hipnotyzującą urodę i Kaladin z wysiłkiem skupiał uwagę na swoich podopiecznych. Było ich sześcioro, co oznaczało, że cała drużyna składała się z dziewięciu osób, wliczając w to jego samego bliznę i drejego. Król Elokar leciał z przodu. Nie mogli zabrać swoich pancerzy od prysku, bo wiązania na nie nie działały. Dlatego król włożył grube ubranie i dziwną szklaną maskę dla ochrony przed wiatrem. To szalan je zaproponowała najwyraźniej należały do wyposażenia marynarzy. Następny był Adolin, później dwóch żołnierzy szalan, niechlujnych deserterów, których przygarnęła jak ranne szczenięta Ostrogara i jedna służąca. Kaladin nie rozumiał, dlaczego zabrali te trójka, ale król nalegał. A do i pozostali byli ubrani równie ciepło jak król, przez co szallan wyglądała jeszcze dziwniej. Leciała w swojej niebieskiej hawach, którą upięła, żeby za bardzo nie łopotała na wietrze, i białych nogawicach pod spodem. Burzowe światło unosiło się z jej skóry, ogrzewając ją i dodając sił. Włosy powiewały za nią niczym rudy welon. Leciała z wyciągniętymi rękami i zamkniętymi oczyma, a na jej twarzy malował się uśmiech. Kaladin musiał ciągle dostosowywać jej prędkość, żeby leciała w szyku, bo dziewczyna nie umiała się powstrzymać przed wyciąganiem ręki, by poczuć wiatr między palcami swobodnej dłoni, albo żeby pomachać mijanym wiatrosprenom. Jak ona może się tak uśmiechać? Zastanawiał się Kaladin. W czasie wspólnej wędrówki przez rozpadliny poznały jej tajemnice, rany, które ukrywała, a jednak umiała jakimś sposobem je ignorować. Kaladinowi nigdy się to nie udało. Nawet kiedy nie był wyjątkowo ponury, czuł się przytłoczony obowiązkami albo koniecznością troszczenia się o ludzi. Jej czysta radość sprawiła, że zapragnął jej pokazać, jak wygląda prawdziwy lot. Nie miała wiązania, ale nadal mogła wykorzystać własne ciało, by kształtować wiatr i tańczyć w powietrzu. Wrócił do rzeczywistości, odpędzając głupie sny na jawie. Przycisnął ramiona do boków, zmniejszając opór, jaki stawiał w powietrzu. Dzięki temu ruszył do przodu wzdłuż szeregu ludzi i mógł odnowić burzowe światło każdego z nich. Do manewrowania używał raczej wiatru niż światła. Blizna i Drej lecieli samodzielnie jakieś dwadzieścia stóp poniżej i uważnie przyglądali się grupie na wypadek, gdyby ktoś z jakiegoś powodu zaczął spadać. Odnowiwszy wiązania, Kaladin wcisnął się w szereg między szallan i króla elokara. Król patrzył przed siebie przez maskę, jakby w ogóle nie dostrzegał cudownej burzy poniżej. Szallan przekręciła się na plecy i rozpromieniona wpatrzyła w niebo, a rąbek jej upiętej sukni falował i łopotał. Co innego Adolin. Spojrzał na Kaladina, zamknął oczy i zacisnął zęby. Przynajmniej przestał już machać rękami za każdym razem, kiedy trafiali na zmianę w prądach powietrza. Nie odzywali się, bo szum wiatru zagłuszyłby ich słowa. Instynkt podpowiadał Kaladinowi, że pewnie mógłby zmniejszyć napór powietrza w czasie lotu, zrobił tak wcześniej, ale miał problemy ze świadomym wykorzystaniem niektórych zdolności. W końcu wśród burzy poniżej pojawiła się linia światła, wkrótce zmieniła się w świetlistą wstęgę i zawirowała w jego stronę. Właśnie minęliśmy wieczną rzekę. Słowa syl były bardziej obrazem w umyśle niż dźwiękiem. W takim razie zbliżamy się do Holinaru. Ona naprawdę lubi niebo. Syl spojrzała na szallan. Naturalny talent. Wydaje się niemal jak Spren, co uważam za wielką pochwałę. Westchnął, ale nie popatrzył na dziewczynę. Daj spokój. Syl podleciała do niego z drugiej strony. Musisz być z ludźmi, żeby być szczęśliwym kaladinie. Wiem, że tak jest. Mam swoich mostowych, mruknął. Wiatr zagłuszył jego słowa, ale wiedział, że Syl go usłyszy, podobnie jak on słyszał ją. To nie to samo. I ty o tym wiesz. Zabrała na misję swoją służącą. Nie wytrzymałaby tygodnia bez kogoś, kto układałby jej włosy. Sądzisz, że byłbym zainteresowany kimś takim? Sądzę? Syl przyjęła postać malutkiej kobiety w dziewczęcej sukience, która unosiła się na niebie przed jego twarzą. Ja wiem. Nie myśl, że nie zauważyłam twoich ukradkowych spojrzeń. Uśmiechnęła się złośliwie. Czas się zatrzymać, żebyśmy nie przegapili holinaru stwierdził Kaladin. Powiedz bliźniej Idre'emu. Kaladin podlatywał do kolejnych podopiecznych, zdejmował ich wiązania do przodu i zastępował je połową wiązania do góry. Wiązania działały w sposób, który pokrzyżował próby zastosowania przez Sigzila naukowej terminologii do ich opisu. Jego obliczenia zakładały, że kiedy ktoś został przywiązany do przodu, pozostawał jednocześnie pod wpływem ziemi i wiązania. Tak nie było. Jeśli Kaladin zastosował na kimś podstawowe wiązanie, jego ciało całkowicie zapominało o przyciąganiu ziemi i spadało we wskazanym kierunku. W przypadku częściowych wiązań tylko część ciężaru zapominała o ziemi, a reszta wciąż była przyciągana w dół. I tak połowa wiązania w górę sprawiała, że człowiek stawał się nieważki. Kaladin podzielił ich na grupki tak, by mógł porozmawiać z królem, Adolinem i Szallan. Jego mostowi i orszak Szallan unosili się w pewnej odległości. Nawet Sigzil miał problem z wyjaśnieniem wszystkiego, co robił Kaladin. Jakimś sposobem stworzył wokół grupy swego rodzaju kanał, jak na rzece. Prąd ciągnący ich za sobą, który nie pozwalał im się rozproszyć. Jest naprawdę piękna. Szallan wpatrywała się w burzę, która zasłaniała wszystko poza bardzo odległymi szczytami po ich lewej, pewnie góry słonecznego. Jak mieszanie farb gdyby ciemna farba mogła jakimś sposobem rodzić nowe kolory i blask w swoich wirach. Jak długo mogę oglądać ją z bezpiecznej odległości? Adolin trzymał Kaladina za ramię, żeby nie odpłynąć. Zbliżyliśmy się do Holinaru, stwierdził Kaladin. I dobrze, bo jesteśmy coraz bliżej tylnego krańca burzy i wkrótce stracę dostęp do burzowego światła. Szalam spojrzała w dół. Ja mam wrażenie, że zaraz stracę buty. Buty powtórzyła Dolin. Ja straciłem obiad. Nie mogę przestać sobie wyobrażać, że coś się ześlizguje i w nią wpada szepnęła szalan. I znika na zawsze spojrzała na kaladina. Żadnych żartów o zgubionych butach? Nie udało mi się wymyślić niczego śmiesznego. Zawahał się. Choć ciebie to nigdy nie powstrzymywało. Szalan uśmiechnęła się szeroko. Myślałeś kiedyś mostowy, że kiepska sztuka daje światu więcej niż dobra sztuka? Artyści więcej czasu poświęcają na tworzenie kiepskich wprawek niż mistrzowskich dzieł, szczególnie na początku. A nawet kiedy artysta zostaje mistrzem, niektóre rzeczy po prostu się nie udają a inne wydają się jakimś sposobem niewłaściwe, aż do ostatniego pociągnięcia pędzlem. Kiepska sztuka uczy nas więcej od dobrej sztuki, bo błędy są ważniejsze od sukcesów. Poza tym dobra sztuka zwykle wzbudza w ludziach te same uczucia. Większość dobrej sztuki jest dobra w tym samym sensie. Ale każde kiepskie dzieło jest kiepskie na swój własny, wyjątkowy sposób. Dlatego cieszę się, że mamy kiepską sztukę i jestem pewna, że wszechmocny się z tym zgadza. I to wszystko, mruknął Dolin z rozbawieniem, by uzasadnić twoje poczucie humoru. Moje poczucie humoru? Nie próbowałam jedynie uzasadnić stworzenie kapitana Kaladina. Kaladin zignorował ją i spojrzał na wschód. Chmury za ich plecami rozjaśniały się. Z czarnych i ciemnoszarych stały się bardziej nijakie. Burza miała się ku końcowi, przybywała z fanfarą, a kończyła się długim westchnieniem, gdy wichura przechodziła w spokojny deszcz. — drej blizna — zawołał Kaladin. — Utrzymajcie wszystkich w powietrzu, ja udam się na dół na zwiat obaj zasalutowali, a Kaladin opadł przez chmury, które od środka wyglądały jak brudna mgła. Wyłonił się pokryty szronem i natychmiast zaczął w niego uderzać deszcz, który jednak słabł. Na górze cicho dudniły grzmoty. Przez chmury przenikało dość światła, by mógł rozejrzeć się po okolicy. I w rzeczy samej, miasto było blisko i robiło ogromne wrażenie, ale zmusił się, by poszukać wrogów, nim zacznie się zachwycać. Zauważył szeroką równinę przed miastem, pole ostrzału wolne od drzew i głazów, bo atakująca armia nie mogła liczyć na osłonę. Było puste, co go nie zaskoczyło. Pytanie brzmiało: do kogo należało miasto? Pustkowców czy ludzi? Ostrożnie obniżył lot. Okolice oświetlał blask burzowego światła z klatek wystawionych na burzę, by znów napełnić klejnoty. I tak, gdy minęła najgorsza nawałnica, nad strażnicami łopotały aletyjskie flagi. Kaladin odetchnął z ulgą. Kolinar nie upadł. Choć o ile raporty były prawdziwe, wszystkie otaczające miasteczka zostały zajęte. Właściwie, kiedy przyjrzał się uważnie, dostrzegł, że wróg zaczął budować burzowe schrony na polu ostrzału. Bunkry, z których mogli przeszkadzać w dostarczaniu zaopatrzenia do miasta. Na razie były jedynie fundamentami z cegieł i zaprawy. Między burzami pewnie strzegły ich duże siły wroga oraz zajmowały się ich wznoszeniem. W końcu pozwolił sobie spojrzeć na holiner. Wiedział, że to nieuniknione jak ziewnięcie. Nie mógł powstrzymywać go bez końca. Najpierw rozejrzeć się po okolicy w poszukiwaniu zagrożeń, zorientować się w układzie terenu, a później gapić na burze. Miasto było piękne. Raz przeleciał nad nim w półśnie, w którym widział ojca burz. To nie zrobiło na nim takiego wrażenia jak teraz, gdy unosił się w powietrzu i patrzył na ogromną metropolię. Widział w życiu duże miasta. Wszystkie obozy razem były pewnie większe od Holinaru, zatem to nie rozmiar go oszołomił, ale różnorodność. Przyzwyczaił się do funkcjonalnych bunkrów, niekamiennych budowli o różnorodnych kształtach i rodzajach dachów. Charakterystyczną cechą holinaru były rzecz jasna ostrza wiatru. Dziwne formacje skalne, które wznosiły się z kamienia jak płetwy jakiejś olbrzymiej istoty, w większości ukrytej pod powierzchnią. Wielkie, zakrzywione płyty mieniły się czerwonymi, białymi i pomarańczowymi barwami warstw skalnych, a deszcz pogłębił ich odcień. Wcześniej nie wiedział, że mury miasta wybudowano częściowo na szczytach zewnętrznych ostrzy wiatru. Tam niższe części muru dosłownie wyrastały z ziemi, ludzie zaś wybudowali umocnienia na ich szczycie, wyrównali ich wysokość i wypełnili przestrzenie między łukami. Nad północną częścią miasta górował kompleks pałacu, który wznosił się dumnie, jakby rzucał wyzwanie burzom. Pałac przypominał małe miasto z jasnymi kolumnami, rotundami i wieżyczkami. I coś było z nim bardzo, ale to bardzo nie w porządku. Nad pałacem unosiła się chmura. Ciemność, która na pierwszy rzut oka wydawała się jedynie złudzeniem. Jednakże poczucie niewłaściwości nie znikało i wydawało się najsilniejsze wokół wschodniej części kompleksu pałacowego. Ten płaski plac wypełniały nieduże budynki. Klasztor. Podwyższenie bramy przysięgi. Kaladin zmrużył oczy i znów przywiązał się w górę, wpadając w chmury. Pewnie gapił się zbyt długo, nie chciałby ludzie zaczęli gadać o świecącej sylwetce na niebie. Mimo to miasto. W sercu Kaladina wciąż żył chłopak ze wsi, który marzył o tym, żeby zobaczyć świat. Zwrócił się do Syl. Widziałaś tę ciemność wokół pałacu? Tak, szepnęła. Coś jest bardzo nie w porządku. Kaladin wyłonił się z chmur i odkrył, że wiatr zniósł jego oddział na zachód. Przywiązał się w ich stronę i po raz pierwszy dostrzegł, że burza już nie odnawia jego burzowego światła. Drej i Blizna wyraźnie poczuli ulgę, kiedy go zobaczyli. "Kal" zaczął Blizna. "Wiem, nie zostało nam dużo czasu. Wasza wysokość miasto znajduje się tuż pod nami, a nasi żołnierze wciąż stoją na murach." Parszędi budują burzowe bunkry i oblegają okolice, choć większość ich armii pewnie wycofała się do pobliskich miasteczek przed burzą. Miasto nie upadło, powiedział elokar. Doskonale, kapitanie, sprowadź nas na ziemię. Wasza wysokość, jeśli spadniemy z nieba, wrodzy zwiadowcy, z pewnością nas zobaczą. I co z tego? Zachowywaliśmy ostrożność, bo zakładaliśmy, że być może będziemy musieli wślizgnąć się do środka. Jeśli nasze siły wciąż panują nad miastem, możemy pomaszerować do pałacu, przejąć dowodzenie i uruchomić bramę przysięgi. Kaladin się zawahał. Wasza wysokość, coś jest nie w porządku z pałacem. Wydaje się ciemny. Syl również to dostrzegła. Zalecam ostrożność. Moja żona i dziecko są w środku, stwierdził Elokar. Mogą być w niebezpieczeństwie. Zdaje się, że nie za bardzo się nimi przejmowałeś przez sześć lat na wojnie, pomyślał Kaladin. I tak, zejdźmy na dół, powiedział król. Chcemy jak najszybciej dotrzeć do bramy przysięgi, przeniósł wzrok z Kaladina na Szallan i Adolina. Prawda? Zalecam ostrożność. Powtórzył Kaladin. Mostowy nie jest strachliwe, wasza wysokość, stwierdził Adolin. Nie wiemy, co się dzieje w mieście, ani co wydarzyło się od czasu doniesień o chaosie i buncie. Ostrożność wydaje mi się dobrym pomysłem. W porządku, powiedział elokar. Po to właśnie zabrałem tkaczkę światła. Co proponujesz jasności? Wylądujmy poza miastem. Na tyle daleko by nie zdradził nas blask burzowego światła. Możemy wykorzystać iluzję, by wślizgnąć się do środka i dowiedzieć, co się dzieje, nie zdradzając swojej obecności. Dobrze, Elokar skinął głową. Zrób to, co zaproponowała, kapitanie. Koszmar objawiony. Możemy zapisać dowolną tajemnicę i pozostawić ją tutaj? Skąd mamy wiedzieć, że zostaną odkryte? Nieważne zresztą, zapiszcie to. Z szuflady dwa, trzy. Dymny kwarc. Wróg wpuszcza uciekinierów do miasta. Z początku zaskoczyło to Kaladina. Czy sensem oblężenia nie było powstrzymanie ludzi przed dostaniem się do środka? A jednak pozwalano, by nieprzerwany strumień ludzi zbliżał się do holinaru. Wrota zamknięto przed inwazją, ale boczne wejścia wciąż duże były szeroko otwarte. Kaladin podał lunetę Adolinowi. Wylądowali w miejscu, które nie rzucało się w oczy, a później pieszo ruszyli do miasta. Jednakże nim dotarli do celu zapadł zmrok. Postanowili spędzić noc poza murami, ukryci pod jedną z iluzji szallan. Tkanie światła wytrzymało całą noc, używając bardzo mało burzowego światła, co zrobiło na nim wrażenie. Teraz po nadejściu świtu przyglądali się oddalonemu może o mile miastu. Z zewnątrz ich kryjówka wyglądała jak kolejne wybrzuszenie skalistego terenu. Szallan nie umiała uczynić jej przeźroczystą tylko z jednej strony. Musieli więc wyglądać na zewnątrz przez otwór, który dostrzegłby ktoś przechodzący obok. Iluzja przypominała jaskinie, tyle tylko, że przenikały ją wiatr i deszcz. Król i Szallan narzekali przez cały ranek na mokrą i zimną noc. Kaladin i jego ludzie spali jak kamienie. Przeżycie Mostu Czwartego miało swoje zalety. Wpuszczają uciekinierów, żeby byli obciążeniem dla zasobów miasta. Adolin patrzył przez lunetę. Rozsądna taktyka. jasności szallan — Lokar przyjął lunetę od Adolina. Możesz zapewnić nam wszystkim iluzję, prawda? Możemy udać, że jesteśmy uciekinierami i swobodnie wejść do miasta. Szalan przytaknęła z roztargnieniem. Siedziała w pobliżu strumienia światła padającego przez niewielki otwór w sklepieniu i rysowała. Adolin zwrócił lunetę w stronę pałacu, którego szczyt wznosił się nad miastem. Dzień był słoneczny, jasny i rześki, Jedynie ze śladem wilgoci pozostałej po arcy burzy poprzedniego dnia. Na niebie nie było ani jednej chmury. A jednak jakimś sposobem pałac nadal krył się w cieniu. Co to może być? spytał Adolin, opuszczając lunetę. Jedno z nich, szepnęła szalan. Niestworzonych. Kaladin znów popatrzył na nią. Narysowała pałac, ale wypaczony o dziwnych kątach i zniekształconych ścianach. Lokar wpatrzył się w pałac. Miałeś rację, zalecając ostrożność wiatrowy. Instynkt i tak każe mi się śpieszyć, ale to błąd, prawda? Muszę być rozważny i ostrożny. Dali szalan czas na dokończenie szkiców. Twierdziła, że wciąż ich potrzebuje przy skomplikowanych iluzjach. W końcu wstała i przerzuciła kartki notatnika. W porządku. Większość z nas nie będzie potrzebowała przebrania, bo nikt nie rozpozna mnie ani moich towarzyszy. Jak sądzę to samo dotyczy ludzi Kaladina. — Jeśli ktoś mnie rozpozna — stwierdził blizna — nie będzie to problemem. Nikt stąd nie wie, co się ze mną stało na strzaskanych równinach. Drej pokiwał głową. — W porządku — szallan zwróciła się do Kaladina i Adolina. — Wy dwaj potrzebujecie nowych twarzy i ubrań, które zmienią was w starców. — Ja nie potrzebuję przebrania — sprzeciwił się Kaladin — Spędziłeś trochę czasu z tymi parszmenami, zwróciła uwagę Szarlan. — Lepiej zachować ostrożność. Poza tym i tak marszczysz brwi jak stary mężczyzna, będzie ci świetnie pasować. Kaladin spiorunował ją wzrokiem. Doskonale, nie przestawaj. Podeszła bliżej i wypuściła powietrze, a wtedy spowiło go burzowe światło. Poczuł, że powinien móc je wchłonąć, wykorzystać, ale ono stawiało mu opór. To było dziwne uczucie, jakby znalazł świecący węgiel, który nie dawał ciepła. Burzowe światło zniknęło, a on wyciągnął rękę, która wydawała się teraz pomarszczona. Jego mundur zmienił się w brązową kurtkę z samodziału. Kaladin dotknął twarzy, ale nie poczuł żadnej zmiany. Adolin pokazał na niego palcem. Szalan? To wygląda naprawdę paskudnie. Jestem pod wrażeniem. Kaladin popatrzył na swoich ludzi. O co chodzi? Drej jedynie się skrzywił. Szalan otoczyła Adolina światłem. Zmienił się w krzepkiego, przystojnego mężczyznę po sześćdziesiątce, o ciemnobrązowej skórze, siwych włosach i szczupłej sylwetce. Jego ubranie nie było już ozdobne, ale wyglądało przyzwoicie. Przywodził na myśl jednego z tych starych łotrzyków, którzy siedzieli w gospodach i zawsze mieli gotową historię o wspaniałych rzeczach, jakie robili w młodości. Ten typ mężczyzn sprawiał, że kobiety sądziły, iż wolą starszych, choć w rzeczywistości wolały jego. A to już niesprawiedliwe powiedział Kaladin. Jeśli moje kłamstwo będzie zbyt naciągane, jest większa szansa, że ludzie zrobią się podejrzliwi. — rzuciła od niechcenia szallan i podeszła do króla. — Wasza wysokość? Wy będziecie kobietą. — Zgoda. Kaladin się wzdrygnął. Spodziewał się sprzeciwów. Szallan wyraźnie zdusiła w zarodku złośliwy komentarz, więc pewnie też się ich spodziewała. — Widzicie? — powiedziała miast tego. Wątpię, byście potrafili powstrzymać się od królewskiego zachowania. Uznałam więc, że jeśli nadam wam wygląd wysoko urodzonej jasnookiej, ok, jest mniej prawdopodobne, by strażnicy was zapamiętali. Powiedziałem, że się zgadzam, tkaczko światła, nie wolno nam marnować czasu. Moje miasto i naród są w niebezpieczeństwie. Szallan znów odetchnęła i król przeobraził się w wysoką, dostojną aletyjkę o rysach nieco kojarzących się z jasna. Kaladin pokiwał z aprobatą głową Szallan miała rację. W postawie elokara było coś, co świadczyło o szlachetnym urodzeniu. To był doskonały sposób, by ludzie nie zastanawiali się nad jego tożsamością. Kiedy zebrali bagaże do kryjówki wleciała Syl przyjęła postać młodej kobiety i podleciała do Kaladina. Zaraz jednak zrobiła krok do tyłu, wyraźnie zdumiona. Och, a niech to. Kaladin spiorunował szalan wzrokiem. Coś ty ze mną zrobiła. Nie bądź taki, to jedynie podkreśli twoją wspaniałą osobowość. Nie pozwól, by cię to dotknęło, pomyślał Kaladin. Ona chce, żeby cię dotknęło zarzucił torbę na ramię. Nieważne jak wyglądał, to była jedynie iluzja. Ale co ona zrobiła? Wyprowadził ich z kryjówki i ruszyli gęsiego. Iluzja skały roztopiła się za ich plecami. Ludzie Kaladina zabrali standardowe niebieskie mundury bez żadnych oznaczeń mogli należeć do jednej z wielu osobistych straży pomniejszych rodów z księstwa Holinów. Dwaj ludzie szallan mieli standardowe brązowe mundury, a z elokarem w sukni jasnookiej kobiety rzeczywiście wyglądali jak grupa uciekinierów. Elokar będzie postrzegany jako jasność, która uciekła, nie biorąc nawet palamkinu ani powozu, przed natarciem wroga zabrała ze sobą paru strażników, trochę służby i szalan jako swoją młodą, podopieczną. A Kaladin był jej kim? Na burze. Psyl warknął. Czy mógłbym cię przywołać nie jako miecz, ale jako płaski, błyszczący kawałek metalu? Lustro? Spytała lecąc obok niego. Hm. Nie jesteś pewna, czy to możliwe? Nie jestem pewna, czy to godne. Godne? Od kiedy przejmujesz się godnością? Mną się nie należy bawić. Jestem majestatyczną bronią do wykorzystania jedynie w majestatyczny sposób. Zamruczała coś pod nosem i odleciała. Nim zdążył ją przywołać z powrotem, dogonił go elokar. Zwolnij, kapitanie! nawet głos króla się zmienił, by brzmieć kobieco. Przegonisz nas! Kaladin niechętnie zwolnił kroku. Elokar nie pokazywał po sobie, co myślało o jego twarzy, lecz patrzył przed siebie. Nigdy nie myślał zbyt wiele o innych ludziach, więc to było normalne. Nazywają ją wietrzną, wiatrową, powiedział cicho król. Kaladin dopiero po chwili zorientował się, że Elokar ma na myśli rzekę płynącą obok holinaru. Przeszli nad nią po szerokim kamiennym moście. Ale — Aletyjscy jasnoocy rządzą dzięki wam. Wasz zakon odgrywał tu dużą rolę w ówczesnej aleteli. — Ja... nasze zadanie jest niezmiernie ważne — mówił dalej Elokar. — Nie możemy pozwolić, by to miasto upadło. Nie możemy sobie pozwolić na popełnianie błędów. — Zapewniam wasza wysokość, że nie zamierzam popełniać błędów. Elokar spojrzał na niego i Kaladin przez chwilę miał wrażenie, że widzi prawdziwego króla. Nie dlatego, że iluzja zawiodła, ale z powodu sposobu, w jaki Elokar zacisnął wargi, zmarszczył czoło i spojrzał z głębokim skupieniem. Nie mówiłem o tobie, kapitanie, powiedział cicho. Mówiłem o własnych ograniczeniach. Kiedy zawiodę to miasto, chcę mieć pewność, że ty będziesz na miejscu, by je obronić. Kaladin z zawstydzeniem odwrócił wzrok. Naprawdę jeszcze przed chwilą myślał o tym, jak wielkim egoistą był ten mężczyzna? Wasza wysokość. Nie, przerwał mu stanowczo Elokar. To czas na realizm. Król musi zrobić wszystko, co w jego mocy dla dobra swoich poddanych. A mój osąd okazał się niedoskonały. Wszystko, co osiągnąłem, w życiu dostałem od ojca lub wuja. Jesteś tu, kapitanie, by odnieść zwycięstwo, kiedy ja zawiodę. Pamiętaj o tym. Otwórz bramę przysięgi. Dopilnuj, by moja żona i dziecko przeszli przez nią i byli bezpieczni. I wróć z armią, by wzmocnić obronę miasta. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, wasza wysokość. Nie. Zrobisz, co ci rozkażę. Bądź nadzwyczajny, kapitanie. Wszystko inne nie wystarczy. Na burze. Jak to możliwe, że słowa Elokara były jednocześnie komplementem i obelgą? Kaladin czuł ciężar słysząc słowa, które przypominały mu dni spędzone w armii Amarama, kiedy ludzie zaczynali o nim mówić i spodziewać się po nim różnych rzeczy. Te pogłoski stały się wyzwaniem, tworząc w oczach wszystkich obraz mężczyzny, który był jak Kaladin, a jednocześnie większy niż on mógł się kiedykolwiek stać. Wykorzystał tego fikcyjnego mężczyznę. Bez niego nigdy by nie poznał Tary. Reputacja się przydawała tak długo, dopóki nie miażdżyła. Król cofnął się do szeregu. Przekroczyli pole ostrzału pod czujnymi spojrzeniami łuczników na murze. Kaladina swędziały plecy, choć przecież to byli aletyjscy żołnierze. Próbował zignorować to uczucie, skupiając wzrok na murze, gdy znaleźli się w jego cieniu. Te warstwy, pomyślał, przypominają mi tunele Uritiru. Czy mógł istnieć jakiś związek? Obejrzał się przez ramię, gdy podszedł do niego Adolin. Przebrany książę skrzywił się, kiedy na niego spojrzał. Hej, yy, a niech mnie to naprawdę rozprasza. Burzowa kobieta, czego chcesz? Tak się zastanawiałem. Potrzebujemy kryjówki w mieście, prawda? Nie możemy wykorzystać żadnego z naszych pierwotnych planów, bo nie możemy tak po prostu wejść do pałacu, ale też nie chcemy go atakować, a przynajmniej dopóki się nie rozejrzymy. Kaladin skinął głową. Nie podobała mu się myśl, że spędzi zbyt wiele czasu w cholinarze. Żaden z pozostałych mostowych nie przysięgał jeszcze drugiego ideału, zatem most czwarty nie mógł ćwiczyć swoich mocy do jego powrotu. Jednakże ten zacieniony pałac robił niepokojące wrażenie. Musieli poświęcić kilka dni na zbieranie informacji. Zgoda. Masz jakieś pomysły, gdzie moglibyśmy się przechować? Znam jedno idealne miejsce, prowadzone przez ludzi, którym ufam, dość blisko pałacu, by się rozejrzeć, ale dość daleko, by nie dotknęło go to cokolwiek się tam dzieje. Taką w każdym razie mam nadzieję, wydawał się zatroskany. Jaka ona była? Ta istota pod wieżą, z którą walczyłeś, z szallan. Szallan ma rysunki, powinieneś spytać ją. Widziałem je w raportach, które dały mi skryby Dalinara, ale jaka była? Adolin przeniósł spojrzenie niebieskich oczu na drogę. Iluzja wydawała się tak realna, że aż trudno było uwierzyć, że to on, ale chodził tak samo jak zawsze, z tą wrodzoną pewnością siebie, jaką mieli jedynie jasnoocy. Była niewłaściwa, powiedział w końcu Adolin. Niepokojąca, jak objawiony koszmar. Trochę jak moja twarz? Spytał Kaladin. Adolin spojrzał na niego i uśmiechnął się szeroko. Na szczęście szalan zakryła ją tą iluzją. Kaladin odkrył, że się uśmiecha, a Dolin mówił takie rzeczy w sposób, który wyraźnie świadczył, że żartuje, ale nie szydzi. Chciałby inni śmiali się razem z nim. Zbliżyli się do murów. Choć boczne wejście w porównaniu z głównymi wrotami wydawało się małe, nadal było dość szerokie, by zmieścił się w nich wóz. Niestety stali w nim żołnierze i zebrał się już spory tłum, a ziemię wokół nich otaczały gotujące się złości ospreny. Uciekinierzy wygrażali pięściami i krzyczeli. — Wcześniej wpuszczano ludzi do środka. Co się działo? Kaladin spojrzał na Adolina i wskazał brodą. — Sprawdzimy. — Rozejrzymy się. Adolin odwrócił się w stronę pozostałych. — Zaczekajcie tutaj. Blizna i dreje stanęli, ale lokar podążył za kaladinem i Adolinem, podobnie jak szallan. Jej służący przez chwilę się wahali, po czym poszli za nią. Na burzę. Struktura dowodzenia podczas tej wyprawy była koszmarem. Elokar dumnie kroczył naprzód i warczał na ludzi, by zeszli mu z drogi. Niechętnie to zrobili. Kobieta zachowująca się w taki sposób nie była kimś, kogo należało denerwować. Kaladin wymienił zmęczone spojrzenia za dolinem, po czym obaj dołączyli do króla. Elokar dotarł na czoło tłumu, który liczył już pięćdziesięciu, może sześćdziesięciu ludzi, a nowi ciągle przebywali. Żądam, by mnie wpuszczono. Nieduża grupka strażników obrzuciła Elokara spojrzeniem, a ich kapitan się odezwał. Jak wielu żołnierzy możecie zapewnić do obrony miasta? Żadnego warknął Elokar. To moja osobista straż. W takim razie jasności powinniście osobiście pomaszerować na południe i spróbować w innym mieście. Gdzie? Spytał Elokar. Wyglądało na to, że większość tłumu podziela jego zdanie. Wszędzie są potwory, kapitanie. Wedle pogłosek na południu jest ich mniej, żołnierz pokazał palcem. Tak czy inaczej, Holinar pęka w szwach. Nie znajdziecie tu schronienia. Zaufajcie mi. Ruszajcie dalej. Miasto, kto jest twoim zwierzchnikiem? Przerwał mu Elokar. Służę arcymarszałkowi Lazurowi ze Straży Muru. Arcymarszałek Lazur nie kojarzy go. Czy ci ludzie wyglądają, jakby mogli pójść dalej? Rozkazuję, byście wpuścili nas do miasta. Mamy rozkazy wpuszczać jedynie określoną liczbę każdego dnia. Strażnik westchnął. Kaladino rozumiał jego irytację. Lokar mógł ją wzbudzić w najbardziej cierpliwym ze strażników. Przekroczyliśmy limit. Musicie zaczekać do jutra. Ludzie warczeli, a wokół nich pojawiały się kolejne złościospreny. Nie jesteśmy bezduszni! zawołał kapitan straży. Posłuchajcie mnie w końcu. W mieście brakuje żywności i kończy się nam miejsce w burzowych schronach. Każdy kolejny człowiek jest coraz większym obciążeniem. Ale potwory skupiają się tutaj. Jeśli uciekniecie na południe, znajdziecie tam schronienie, a może nawet dotrzecie do kewet. To niedopuszczalne, powiedział Elokar. El Dostałeś te niedorzeczne rozkazy od tego Lazura? Kto nim dowodzi? Arcymarszałek nie ma dowódcy co takiego? A co z królową Esudan? Sudan? Strażnik jedynie pokręcił głową. Posłuchajcie, czy ci dwaj mężczyźni są wasi? wskazał na bliznę i drejego wciąż stojących na tyłach tłumu. Wyglądają na dobrych żołnierzy. Jeśli oddacie ich do straży muru, pozwolę wam od razu wejść i upewnimy się, że dostaniecie swoją rację ziarna. Ale tego nie dodał inny strażnik, wskazując na Kaladina. Wygląda na chorego. Niemożliwe! wykrzyknął Elokar. Potrzebuje swoich strażników przez cały czas. Jasności! Na burze Kaladin współczuł biedakowi. Syl nagle się zaniepokoiła i wystrzeliła w niebo w postaci wstęgi światła. Kaladin natychmiast przestał zwracać uwagę na lokara i strażników. Wpatrzył się w niebo, aż zobaczył sylwetki lecące w stronę murów szyków w kształcie litery V. Pustkowców było co najmniej dwudziestu, a każdy ciągnął za sobą pasmo ciemnej energii. Żołnierze na górze zaczęli krzyczeć, później zabrzmiały bębne, a kapitan straży zaklął w odpowiedzi. On i jego ludzie wbiegli przez otwarte wejście i ruszyli w stronę najbliższych schodów prowadzących na mur. Do środka, powiedziała Dolin, gdy inni uciekinierzy rzucili się do przodu. Złapał króla i pociągnął go za mury. Kaladin walczył z naporem tłumu, nie dawał się wepchnąć do miasta wygiął szyję, by spojrzeć w górę na pustkowców uderzających w mur. Niestety z miejsca u samego podnóża niewiele widział z tego, co działo się na szczycie. Kilku mężczyzn zostało zrzuconych z muru kawałek dalej. Kaladin zrobił krok w ich stronę, ale zanim zdążył zrobić cokolwiek, uderzyli w ziemię z zaskakująco głośnym hukiem. Na burze tłum znów popchnął go w stronę miasta, a on z trudem powstrzymał się przed wciągnięciem burzowego światła. Spokojnie, powiedział sobie. Chodzi o to, żeby dostać się do środka i nie dać się zauważyć. Zepsujesz to lecąc na pomoc miastu? Ale miał chronić. Kaladinie, zawołał Adolin, przepychając się przez tłum w jego stronę. Chodź! Oni zdobywają ten mur Adolinie, powinniśmy ruszyć na pomoc. Jak? Adolin nachylił się i odezwał cicho. Mamy przywołać ostrza odprysku i machać nimi gorączkowo w powietrzu, jak rolnik odpędzający węgorze niebieskie? To tylko wypad, by sprawdzić naszą obronę, niepełnowymiarowy atak. Kaladin odetchnął i pozwoliłby Adolin wciągnął go do miasta. Dwa tuziny stopionych. Mogliby bez trudu zdobyć to miasto. Nie sami. Wszyscy wiedzą, że odpryskowi nie utrzymają terytorium. To samo dotyczy świetlistych i tych stopionych. Żeby zdobyć miasto, potrzebujesz żołnierzy. Ruszajmy! Weszli do środka i spotkali się z pozostałymi, a później oddalili od muru i bram. Kaladin próbował nie słyszeć odległych krzyków żołnierzy. Jak domyślał się adolin, wypad skończył się równie niespodziewanie, jak się zaczął. Stopieni odlecieli po zaledwie kilku minutach walki. Kaladin westchnął, odprowadzając ich wzrokiem, po czym spiął się i podążył za pozostałymi, gdy Adolin prowadził ich szeroką ulicą. Od wewnątrz Holinar był jednocześnie bardziej imponujący i zarazem bardziej przygnębiający. Mijali niekończące się ulice pełne wysokich, dwupiętrowych domów przypominających kamienne skrzynie. I na burze strażnik na murze nie przesadzał. Ludzie tłoczyli się na każdej ulicy. Holinar nie miał wielu bocznych alejek, budynki przylegały do siebie w długich szeregach, ale ludzie siedzieli w rynsztokach, ściskając koce i żałosny dobytek. Zbyt wiele drzwi było zamkniętych. W obozach w takie ładne dni ludzie często otwierali grube burzowe drzwi i okiennice, by wpuścić do środka powietrze. Nie tutaj zamknęli się z obawy, by nie przytłoczyli ich uciekinierzy. Żołnierze Szallan tłoczyli się obok niej, trzymając dłonie na kieszeniach. Najwyraźniej dobrze znali mroczną stronę miejskiego życia. Na szczęście przyjęła wyraźną sugestię Kaladina i nie zabrała gaza. Gdzie są patrole? Myślał Kaladin, gdy szli wijącymi się ulicami, wspinali się na zbocza i schodzili z nich. Przy tak wielu ludziach tłoczących się na ulicach z pewnością potrzebowali jak najwięcej straży, by zapewnić spokój. Nie zobaczył niczego, dopóki nie opuścili części miasta najbliższej bram i nie wkroczyli do bogatszej dzielnicy. Te część wypełniały większe domy otoczone żelaznymi płotami, przymocowanymi do kamienia stwardniałym kremem. Za nimi rzeczywiście stali strażnicy, ale na ulicach ich nie widzieli. Kaladin czuł na sobie spojrzenia uciekinierów. Namysł! Czy warto było go okraść? Czy to miało znaczenie? Czy mieli jedzenie? Całe szczęście włócznie blizny i drejego oraz pałki dwóch strażników szallan wystarczałyby zniechęcić potencjalnych napastników. Przyspieszył kroku, by dogonić Adolina na czele ich grupki. Ten twój bezpieczny dom jest blisko? — Nie podoba mi się wrażenie, jakie robią te ulice. — Jeszcze kawałek, ale zgadzam się. Na burzę powinienem zabrać zwykły miecz. Któż by się spodziewał, że będę się bał przywoływać ostrze? — Dlaczego odpryskowi nie mogą utrzymać miasta? — spytał Kaladin. — Podstawy teorii wojskowości. Odpryskowi świetnie sobie radzą z zabijaniem ludzi, ale co zrobią z mieszkańcami całego miasta? Wymordują wszystkich, którzy będą się im sprzeciwiać? Prędzej czy później zostaną obezwładnieni, niezależnie od odprysków. Ci latający pustkowcy będą musieli sprowadzić całą armię, żeby zdobyć miasto. Ale najpierw sprawdzą mury, może osłabią obronę. Kaladin przytaknął. Lubił sądzić, że dużo wie o prowadzeniu wojen, ale w rzeczywistości nie został wyszkolony tak jak człowiek pokrojowa Dolina. Brał udział w wojnach, ale nigdy żadnej nie prowadził. Im bardziej oddalali się od murów, tym lepiej wyglądało miasto. Mniej uciekinierów, większe wrażenie porządku. Minęli targ, który nawet był otwarty, a w środku w końcu dostrzegli siły porządkowe, grupkę nieznajomych w mundurach. W innych okolicznościach okolica wyglądałaby ładnie. Wzdłuż ulicy rosła zadbana, wielobarwna łupko kora, czasem przypominająca sterty talerze, a miejscami pieły się w górę guzowate gałęzie. Przed wieloma domami wyrastały hodowane drzewa, które rzadko chowały liście i trzymały się ziemi grubymi korzeniami, wrastającymi w kamień. Uciekinierzy zbierali się rodzinami. W tej okolicy domy budowano na planie kwadratu, z oknami zwróconymi do wewnątrz i dziedzińcami pośrodku. Ludzie tłoczyli się na nich, zmieniając je w prowizoryczne schronienia. Na szczęście Kaladin nie widział oznak głodu, więc zapasy żywności w mieście jeszcze się nie wyczerpały. Widziałeś to? Spytała cicho szallan, podchodząc do niego. Kaladin obejrzał się przez ramię. Co takiego? Trupa aktorów na tamtym targu ubrana w bardzo dziwaczne stroje. Szalan zmarszczyła czoło i wskazała na prostopadłą ulicę, kiedy przechodzili przez skrzyżowanie. Tu jest jeszcze jeden. Był to mężczyzna odziany w biel, z pasmami tkaniny, które falowały, kiedy się poruszał. Stał ze spuszczoną głową na rogu ulicy. Przeskakiwał do przodu i znów się cofał. Kiedy napotkał spojrzenie Kaladina, był pierwszym nieznajomym tego dnia, który od razu nie odwrócił wzroku kaladin przyglądał się dopóki widoku nie zasłonił mu czul ciągnący w wóz z odpadami po burzy później ludzie przed nimi zaczęli oczyszczać przejście na bok powiedział elokar ciekawi mnie co to może być dołączyli do tłumów przyciśniętych do budynków kaladin wcisnął ręce do torby by ochronić duży zapas kul które ukrył w czarnej sakiewce Wkrótce środkiem ulicy przemaszerowała dziwna procesja. Ci mężczyźni i kobiety również wyglądali jak aktorzy. Ich ubrania zdobiły jaskrawe pasma czerwonej, niebieskiej lub zielonej tkaniny. Przeszli obok wykrzykując bezsensowne frazy. Słowa, które Kalabin znał, ale które do siebie nie pasowały. Na potępienie, co się dzieje w tym mieście mruknął Adolin. To nie jest normalne spytał Kaladin. Mamy ulicznych grajków i aktorów, ale nic takiego. Na burze, czym oni są? Sprenami, szepnęła szallan. Naśladują spreny. Popatrzcie, to ognio spreny, a ci w bieli i niebieskim sfalującymi wstążkami, to wiatro spreny. Widzę też spreny uczuć. Ból, strach, niecierpliwość, czyli to parada. Kaladin zmarszczył czoło. — Ale nikt się nie bawi. Widzowie spuścili głowy, a niektórzy mamrotali... modlitwy. W pobliżu aletyjska uciekinierka, owinięta w szmaty i trzymająca w ramionach zapłakane dziecko, oparła się o ścianę. Nad jej głową pojawiły się wyczerpanio spreny, jak strumienie pyłu wznoszące się w powietrze. Tyle tylko, że były jaskrawo-czerwone, a nie jak zwykle brązowe i wydawały się zniekształcone. — To niewłaściwe, niewłaściwe, niewłaściwe — powiedziała syl z ramienia Kaladina. — Och, och, ten spren jest od niego, Kaladinie. Szallan wpatrywała się szeroko otwartymi oczyma w unoszące się, niewyczerpanio spreny. Wzięła Adolina za rękę. Prowadź nas dalej, syknęła. Zaczął przeciskać się przez tłum w stronę rogu, na którym mogli oddalić się od dziwnej procesji. Kaladin chwycił króla za ramię, a Drej, Blizna i dwaj strażnicy szalan instynktownie ich otoczyli. Król pozwolił się odciągnąć. I dobrze. Już grzebał w kieszeni może w poszukiwaniu kuli, by dać ją wyczerpanej kobiecie. Na burze w samym środku tłumu. Już niedaleko, powiedziała Dolin, kiedy znaleźli się w mniej zatłoczonej bocznej uliczce. Chodźcie za mną. Przeprowadził ich przez sklepioną bramę do wewnętrznego ogrodu wspólnego dla kilku budynków. Rzecz jasna, w nim również schronili się uciekinierzy. Wielu kuliło się w namiotach skoców, wciąż wilgotnych, po burzy. Wokół roślin unosiły się życiospreny. Adolin ostrożnie przechodził między zebranymi, aż dotarł do wybranych drzwi i zapukał. To było tylne wejście od strony dziedzińca, nie od ulicy. Może winiarnia jakiegoś bogacza? Choć wyglądała raczej na dom. Adolin znów zapukał, wydawał się zaniepokojony. Kaladin podszedł do niego i zamarł. Na drzwiach znajdowała się błyszcząca stalowa płyta z wyrzeźbionymi numerami. Na niej widział swoje odbicie. Wszechmocny ponad. Kaladin macał blizny i czyraki na twarzy, niektóre z sączącymi się ranami. Z jego ust wystawały fałszywe zęby, a jedno oko znajdowało się wyżej niż drugie. Włosy rosły mu w kępach, a nos był malutki. — Coś ty ze mną zrobiła, kobieto. — Niedawno się dowiedziałam — odparła Szallan — że dobre przebranie może zwracać na siebie uwagę pod warunkiem, że zwraca ją na niewłaściwe cechy. Ciebie, kapitanie, ludzie z jakiegoś powodu zapamiętują i martwiłam się, że tak pozostanie, niezależnie od twarzy, jaką będziesz nosił. Dlatego otoczyłam ją czymś jeszcze łatwiejszym do zapamiętania. — Wyglądam jak jakiś ochydny spren — — Ej — odezwała się Syl. Drzwi w końcu się otworzyły, ukazując niską, dostojną tajlenkę w fartuchu i kamizelce. Za nią stał krępy mężczyzna o siwej brodzie, przystrzyżonej na modłę rogożerców. — Co? — spytała. — Kim jesteś? — Och — Adolin odwrócił się do szalan. będę potrzebował wytarła jego twarz ręcznikiem, jakby usuwała makijaż, maskując przemianę, gdy odzyskiwał własną twarz. Adolin uśmiechnął się do kobiety, a ona otworzyła szeroko usta. Książę Adolin? Szybko, szybko, wchodźcie, na zewnątrz nie jest bezpiecznie, wprowadziła ich do środka i szybko zamknęła drzwi. Kaladin zamrugał w oświetlonej blaskiem kulkom nacie, wypełnionej belami tkanin i manekinami z nawpół ukończonymi płaszczami. Co to za miejsce? Cóż, uznałem, że będziemy potrzebować bezpiecznej kryjówki. Musieliśmy zatrzymać się u kogoś, komu powierzyłbym swoje życie i jeszcze więcej. Adolin spojrzał na Kaladina i wskazał kobietę. Dlatego przyprowadziłem nas do mojej krawcowej. BADANIA Pragnę złożyć oficjalny protest w kwestii opuszczenia wieży. To niesłychany krok podjęty z uchwale. Z szuflady 2.22 Dymny kwarc Tajemnice wypełniały miasto. Upchnięte tak ciasno, że część wypływała na zewnątrz. W takim razie jedynym, co musiała zrobić, było uderzenie się w twarz. Co było trudniejsze, niż się wydawało. Zawsze się wzdrygała. Daj spokój, pomyślała, zaciskając pięść. Zamknęła oczy, przygotowała się i uderzyła swobodną dłonią w bok głowy. Ledwie zabolało. Po prostu nie była zdolna uderzyć się dość mocno. Może uda jej się skłonić Adolina, by zrobił to za nią. Siedział na zapleczu sklepu Krawcowej. Szalan przeprosiła ich i weszła do salonu od frontu, bo uznała, że pozostali źle by zareagowali na jej próby przywołania bulosprena. Słyszała ich głosy, gdy przepytywali uprzejmą krawcową. — Zaczęło się od rozruchów, wasza wysokość, odparła kobieta na pytanie Lokara. A może wcześniej od cóż to skomplikowane? Och, nie mogę uwierzyć, że tu jesteście. Miałam pasję, że coś się wydarzy. Naprawdę, ale żeby w końcu. To znaczy. Odetchnij, głęboko i Oksko, powiedział łagodnie Adolin. Nawet jego głos był uroczy. Kiedy się uspokoisz, porozmawiamy dalej. Tajemnice pomyślała szallan. Do tego wszystkiego doprowadziły tajemnice. Zajrzała do drugiego pomieszczenia. Król Adolin, krawcowa Jokska i Kaladin siedzieli w środku. Wszyscy odzyskali własne twarze. Ludzie Kaladina, Rudy, Iszna i Watach zostali wysłani razem z gospodynią krawcowej, by przygotować komnaty na piętrze i strych na przyjęcie gości. Jokska i jej mąż mieli spać na siennikach na zapleczu. Elokar oczywiście dostał ich sypialnię. Na razie ustawili krąg drewnianych krzeseł pod obojętnymi spojrzeniami manekinów ubranych w niedokończone płaszcze. Podobne płaszcze, ale już gotowe, wisiały w salonie. Były jaskrawe, bardziej nawet niż te noszone przez aletyjczyków na strzaskanych równinach, przetykane srebrną lub złotą nicią, z błyszczącymi guzikami i skomplikowanymi haftami na dużych kieszeniach. Płaszcze nie zapinały się z przodu, z wyjątkiem kilku guzików tuż pod szyją. Rozszerzały się po bokach, a z tyłu dzieliły na dwie poły. Chodziło o egzekucję żarliwczyni oświeconej. Królowa kazała ją powiesić i... Och, to było takie okrutne. Błogosławiona pasjo, wasza wysokość. Nie chcę źle mówić o waszej żonie. Z pewnością nie miała pojęcia. Po prostu nam opowiedz stwierdził Lokar. Nie obawiaj się odwetu. Muszę wiedzieć, co myślą mieszkańcy miasta. Jokska zadrżała. Była niską, pulchną kobietą, która miała długie tajleńskie brwi skręcone w loki, a jej bluzka i spódnica pewnie były zgodne z najnowszą modą. Szallan czekała w drzwiach, zaciekawiona, co powie krawcowa. Cóż, mówiła dalej Jokska. W czasie zamieszek królowa. Właściwie zniknęła. Czasem dostawaliśmy jej proklamacje, ale one często nie miały większego sensu. Po śmierci żarliwczyni wszystko się popsuło. W mieście już panował zamęt. Ona napisała takie koszmarne rzeczy Wasza Wysokość o stanie monarchii, wieże królowej i... i Esudan skazała ją na śmierć, powiedział Elokar. Jego twarz kryła się częściowo w cieniu, oświetlona jedynie przez kilka kul pośrodku ich kręgu. Efekt był intrygujący i szallan stworzyła wspomnienie do późniejszego rysunku. Tak, wasza wysokość. Oczywiście to mroczny spren wydał rozkaz, stwierdził Elokar. Mroczny spren, który panuje nad pałacem. Moja żona nie byłaby do tego stopnia nierozważna, by publicznie stracić żarliwca w takich ponurych czasach. Och, oczywiście, mroczny spren w pałacu. W głosie Jokski brzmiała wyraźna ulga, że pojawiło się wyjaśnienie, dzięki któremu nie musi obwiniać królowej. Szalan zamyśliła się, ale nagle dostrzegła leżące na półce nożyczki. Złapała jej i wróciła do salonu odsunęła spódnicę na bok i wbiła nożyczki w udo ostry ból przeszył jej nogę i całe ciało Mmm — wymruczał wzór zniszczenie to to nie jest dla ciebie normalne szalan za daleko zadrżała z bólu z rany popłynęła krew, ale dziewczyna przycisnęła do uda dłoń, by ograniczyć jej upływ. I już udało się. Wokół niej pojawiły się spreny, jakby wypełzały z ziemi, jak małe, bezcielesne rączki. Wydawały się pozbawione skóry i stworzone ze ścięgien. Zazwyczaj miały jaskrawo pomarańczowy odcień, ale te były chorobliwie zielone i niewłaściwe. Nie ludzkie, lecz jakby należące do jakiegoś potwora, zbyt zniekształcone, ze szponami wyrastającymi ze ścięgien. Szalan skwapliwie stworzyła wspomnienie, wciąż podtrzymując spódnicę hawach, by nie zaplamić jej krwią. Czy to nie boli? spytał wzór z miejsca na ścianie, na którą się przeniósł. Oczywiście, że tak. szalan uzawiły oczy. I o to chodziło. — Mmm... — wzór zabrzęczał zaniepokojony, ale wcale nie musiał, bo szallan dostała to, czego pragnęła. Zadowolona wciągnęła odrobinę burzowego światła i się uzdrowiła, a potem kawałkiem materiału z torby wytarła krew z nogi. Opłukała dłonie i uprała materiał w umywalce, w łazience. Bieżąca woda ją zaskoczyła. Nie spodziewała się, że w cholinarze mają takie udogodnienia. Wyciągnęła szkicownik i wróciła do wejścia na zaplecze. Oparła się o futrynę i szybko naszkicowała dziwne, wypaczone bulospreny. Jasna kazałaby jej odłożyć szkicownik i usiąść z pozostałymi, ale Szallan często bardziej skupiała się ze szkicownikiem w ręku. Ludzie, którzy nie rysowali, najwyraźniej nie pojmowali tego. Opowiedz nam o pałacu, poprosił Kaladin. Mrocznym sprenie, jak to ujął jego wysokość. Jokska pokiwała głową. Och, oczywiście oświecony. Szallan podniosła wzrok, by ocenić reakcję Kaladina na ten tytuł, lecz on nic po sobie nie pokazał. Jego iluzoryczne przebranie zniknęło, choć Szallan zachowała szkic do ewentualnego późniejszego wykorzystania. Wcześniej tego ranka przywołał ostrze i miał teraz niezwykle niebieskie oczy ich blask jeszcze nie przygasł Nadeszła ta niespodziewana arcyburza mówiła dalej Tajlenka a później pogoda oszalała deszcze pojawiały się i znikały ale och kiedy nadeszła ta nowa burza ta z czerwonymi błyskawicami pozostawiła mrok wokół pałacu taki paskudny mroczne czasy pewnie — Pewnie się nie skończyły. — Gdzie jest królewska gwardia? — spytał Elokar. — Powinni wzmocnić straż, przywrócić porządek w czasie zamieszek. Gwardia pałacowa wycofała się do pałacu, wasza wysokość, a ona poleciła, by straż zabarykadowała się w koszarach. W końcu na rozkaz królowej przenieśli się do pałacu i... Uch, od tego czasu ich nie widziano. Na burze, pomyślała szalan, nie przerywając rysowania. Och, chyba trochę przeskakuję z tematu na temat, ale zapomniałam, mówiła dalej Jokska. W samym środku zamieszek pojawiła się proklamacja królowej. Och, wasza wysokość. Ona chciała stracić miejskich parszmenów. No cóż, wszyscy myśleliśmy, że musiała przepraszam, myśleliśmy, że musiała oszaleć. Biedacy, co oni zrobili? Tak właśnie myśleliśmy, nie wiedzieliśmy. No cóż, królowa umieściła w całym mieście heroldów, którzy głosili, że parszmeni są pustkowcami i muszę powiedzieć, że miała rację, a jednak to było takie dziwne. Wydawało się, że nie dostrzega, że pół miasta się zbuntowało. Mroczny spren, elokar zacisnął pięść. To on jest winien, nie Sudan. Czy były doniesienia o jakichś dziwnych morderstwach? spytała Dolin. Morderstwach albo aktach przemocy, które pojawiały się parami. Ktoś ginął, a kilka dni później ktoś zostawał zabity w dokładnie taki sam sposób? Nie, oświecony, nic, nic takiego, choć wielu zginęło. Szalan pokręciła głową. Tu działał inny, niestworzony. Inny, starożytny spren odium. Religia i ludowe opowieści nie miały wiele do powiedzenia na ich temat i zwykle upraszczały sprawę, uznając je za jedną złą istotę. Nawani i Jasna od kilku tygodni prowadziły badania na ich temat, wciąż jednak nie wiedziały zbyt wiele. Skończyła rysunek bulosprenów, sprenów, a później narysowała wyczerpaniu sprena, którego widzieli wcześniej. Po drodze udało jej się dostrzec kilka głodosprenów wokół jednego z uciekinierów. Co dziwne, one nie wyglądały inaczej. Dlaczego? Potrzebuje więcej informacji, pomyślała szalona, więcej danych. Jaka była najbardziej zawstydzająca rzecz, o której mogła pomyśleć? Cóż, stwierdził Eloker, Choć nie rozkazaliśmy stracić parszmenów, a jedynie ich wygnać, przynajmniej ten rozkaz dotarł do Esudan. Musiała uwolnić się od panowania mrocznych sił na tyle, by wysłuchać naszych słów, które dotarły do niej przez łączotrzcinę. Oczywiście nie wspomniał o problemach logicznych. Jeśli krawcowa miała rację i mroczny spren przybył w czasie wiecznej burzy, to Esudan straciła żarliwczynie z własnej woli. To bowiem wydarzyło się wcześniej. Podobnie rozkaz wygnania parczmenów pojawił się przed wieczną burzą. A któż wiedział, czy niestworzony w ogóle mógł wpłynąć na kogoś takiego jak królowa? Spren Wuritiru umiał jedynie naśladować ludzi, ale nie panował nad nimi. Jokska jednak nie opowiadała o wydarzeniach całkowicie chronologicznie, zatem może Lokarowi można wybaczyć dezorientację. Tak czy inaczej potrzebowała czegoś zawstydzającego. Kiedy rozlałam wino, gdy po raz pierwszy ojciec nalał mi trochę w czasie przyjęcia, pomyślała. Nie, nie. Coś bardziej. Och, wasza wysokość, powinniście wiedzieć. Proklamacja dotycząca stracenia parszmenów. Cóż, koalicja ważnych jasnookich nie wypełniła rozkazu. Później, po tej straszliwej burzy, królowa zaczęła wydawać inne rozkazy, więc jasnoocy udali się na spotkanie z nią. Niech zgadnę, powiedział Keladin. Nie wrócili z pałacu. Nie, oświecony. A może kiedy się obudziłam i stanęłam twarzą w twarz z jasna, po tym jak prawie umarłam, a ona odkryła, że ją zdradziłam? Z pewnością przypomnienie sobie tego wydarzenia powinno wystarczyć. Nie? A niech to. Wróćmy do parszmenów, odezwał się Adolin. Zostali straceni? Nie. Odparła Jokska. Jak powiedziałam, wszyscy byli zbyt zajęci zamieszkami, być może poza służącymi przekazującymi rozkazy królowej. Straż murów w końcu podjęła działania. Przywrócili nieco porządku w mieście, później zebrali parszmenów i wypędzili ich na równinę pod miastem, a później. Nadeszła wieczna burza powiedziała szallan, rozpinając ukradkiem guziki bezpiecznego rękawa. Jokska kuliła się na krześle inni umilkli, co było doskonałą okazją dla szalan. Odetchnęła głęboko i ruszyła do przodu, trzymając szkicownik, jakby była zamyślona. Potknęła się o leżącą na podłodze bele tkaniny, jęknęła i poleciała na sam środek kręgu krzeseł, wylądowała rozciągnięta na podłodze ze spódnicą zadartą do pasa, a tego dnia nie włożyła nogawic. Jej bezpieczna dłoń wysunęła się z pomiędzy guzików rękawa, widoczna nie tylko dla króla, ale też kaladina oraz Adolina. Doskonale, straszliwie niewiarygodnie upokarzające, poczuła, że się rumieni, a wokół niej opadły falą wstydu spreny. Normalnie przyjmowały kształt spadających płatków białych i czerwonych kwiatów. Te przypominały odłamki szkła. Mężczyźni oczywiście zwracali uwagę raczej na pozycję, w której się znalazła, pisnęła, stworzyła wspomnienie wstydu spremów, po czym wstała i rumieniąc się, schowała dłoń w rękawie. To pomyślała być może najbardziej szalona rzecz, jaką zrobiłaś, co dużo znaczy. Chwyciła szkicownik i wybiegła, mijając siwobrodego męża Jokski, który dotychczas nie wypowiedziała ani słowa, stojącego w drzwiach stacą z winem i herbatą. Szallan złapała kubek najciemniejszego wina i wypiła go jednym haustem, czując na plecach spojrzenia mężczyzn. Szallan, odezwał się słabo Adolin. Yy... — Nic mi nie jest, to był eksperyment — odpowiedziała, wbiegła do salonu i rzuciła się na fotel przeznaczony dla klientów. Na burzę to było upokarzające. Wciąż mogła zajrzeć do sąsiedniego pomieszczenia. Mąż Jokski podszedł do zebranych ze srebrną tacą. Zatrzymał się przy żonie, choć zgodnie z zasadami powinien zacząć od króla, i położył dłoń na jej ramieniu, którą ona przykryła swoją dłonią. Szalan otworzyła szkicownik i z zadowoleniem dostrzegła, że wokół niej opadają kolejne czty do spreny. Nadal jak szkło, zaczęła rysować, skupiając się na pracę, by nie myśleć o tym, co przed chwilą zrobiła. Czyli, odezwał się Elokar w sąsiedniej komnacie, rozmawialiśmy o straży muru. Byli posłuszni rozkazom królowej? Cóż, wtedy właśnie pojawił się arcymarszałek. Jego też nigdy nie widziałam, rzadko schodzi z muru. Przywrócił porządek to dobrze, ale straż muru nie ma dość ludzi, żeby pilnować miasta i muru. Dlatego skupili się na murze, a nas pozostawiają, właściwie, samym sobie. Kto teraz rządzi? spytał Kaladin. Nikt, różni lordowie. Właściwie przejęli władzę nad poszczególnymi dzielnicami miasta. Niektórzy argumentowali, że monarchia upadła, że król, proszę o wybaczenie, Wasza Wysokość, ich porzucił, ale prawdziwą władzą w mieście jest kult chwil. Szalan podniosła wzrok z nadrysunku. Ci ludzie, których widzieliśmy na ulicy, spytała Dolin, przebrani za spreny, tak, wasza wysokość, ja nie, nie wiem co wam powiedzieć. Spreny w mieście czasem wyglądają dziwnie i ludzie myślą, że to ma związek z królową, dziwną burzą, parszmenami. Są przerażeni. Niektórzy zaczęli twierdzić, że widzą nadchodzący nowy świat. Zaiste dziwny nowy świat, rządzony przez spreny. — Kościół Woriński ogłosił, że kult chwil jest herezją, ale zbyt wielu żarliwców było w pałacu, kiedy zapanowała nad nim ciemność — mówiła dalej Jokska. — Większość pozostałych schroniła się u lordów, którzy przejęli władzę nad niewielkimi fragmentami Holinaru. — Oni się coraz bardziej izolują, samodzielnie rządzą swoimi dzielnicami i jeszcze... i jeszcze są fabriale. — Fabriale... Szallan podniosła się i zajrzała do sąsiedniego pomieszczenia. — Co z fabrialami? — Jeśli ktoś korzysta z fabriali dowolnego rodzaju od łączoccin przez ogrzewacze po buloriale, przyciąga ich. Wrzeszczące żółte spreny, które unoszą się na wietrze jak pasma przerażającego światła, krzyczą i krążą wokół człowieka. A to zwykle sprowadza istoty z niebios, te w luźnych szatach z długimi włóczniami zabierają fabrial, a czasem zabijają też tego, który próbował go używać. Na burze, pomyślała Szallan. Widziałaś to? Spytał Kaladin. Jak wyglądał spren? Słyszałaś, jak mówią? Szallan spojrzała na Jokskę, która jeszcze bardziej wcisnęła się w krzesło. Myślę, że może powinniśmy dać naszej dobrej Krawcowej trochę czasu, zauważyła. Pojawiliśmy się znikąd na jej progu, ukradliśmy jej sypialnię, a teraz ją przesłuchujemy. Z pewnością świat się nie skończy, jeśli damy jej kilka chwil na wypicie herbaty i uspokojenie się. Kobieta spojrzała na szallan z ogromną wdzięcznością. Na burzę, Adolin poderwał się na równe nogi. Szalan, masz oczywiście rację. Joksko, wybacz nam i bardzo dziękujemy za. Nie musicie dziękować, Wasza Wysokość. Och, miałam pasję, że nadejdzie pomoc i oto jest. Ale jeśli się król zgodzi i odrobinę odpoczynku. o tak, docenię odrobinę odpoczynku. Kaladin chrząknął i pokiwał głową, ale lokar machnął ręką w sposób, który nie był do końca lekceważący. Bardziej wyrażał zamyślenie. Trzej mężczyźni zostawili okskę i dołączyli do szallan w salonie. Blask zachodzącego słońca wpadał do środka przez szpary między zasłonami. Frontowe okna prawdopodobnie zazwyczaj były odsłonięte, by prezentować dzieła Krawcowej. Lecz bez wątpienia w ostatnim czasie właścicielka rzadko rozsuwała zasłony. Zebrali się całą czwórką, by przetrawić to, czego się dowiedzieli. Jak? Zapytał elokar jak rzadko, cicho i z namysłem. Chciałbym wiedzieć, co się dzieje ze strażą muru, stwierdził Kaladin. Ich przywódca, żaden z was o nim nie słyszał. Arcymarszałek Lazur? spytała Dolin. Nie. Ale od lat nie byłem w mieście. Z pewnością w Holinarze jest mnóstwo oficerów, którzy zostali awansowani, kiedy my walczyliśmy na wojnie. Lazur może być tym, który karmi miasto, zauważył Kaladin. Ktoś dostarcza ziarno. To miejsce zjadłoby się od środka bez jakiegoś źródła pożywienia. Przynajmniej czegoś się dowiedzieliśmy zauważyła Szallan. Wiemy, dlaczego nie ma kontaktu przez Łączotrzciny. Pustkowcy próbują odciąć miasto, stwierdził Elokar. Zamknęli pałac, by nikt nie mógł skorzystać z bramy przysięgi, a później uniemożliwili kontakt przez Łączotrzciny. Grają na czas, aż uda im się zebrać wystarczająco dużą armię. Szallan zadrżała. Uniosła szkicownik i pokazała im swoje dzieło. Ale ze sprenami w mieście naprawdę jest coś nie w porządku. Mężczyźni pokiwali głową na widok jej rysunków, choć wydawało się, że tylko Kaladin dostrzegł, co zrobiła. Przeniósł wzrok ze szkiców wstydo sprenów na jej dłoń i uniósł brew. Wzruszyła ramionami. Zadziałało, czyż nie? Rozwaga, powiedział cicho król. Nie możemy po prostu wejść do pałacu i paść ofiarą ciemności, która go opanowała, ale nie możemy sobie również pozwolić na bezczynność. Wyprostował się. Szalan bardzo się przyzwyczaiła do ignorowania Elokara. Za sprawą sposobu, w jaki coraz częściej traktował go Dalinar. Była w nim jednak szczera determinacja i owszem, nawet władcza postawa. Tak, pomyślała, tworząc kolejne wspomnienie Elokara. Tak, jesteś królem i możesz okazać się godny dziedzictwa swojego ojca. Musimy mieć plan, stwierdził Elokar. Chętnie usłyszę twoje zdanie w tej kwestii wiatrowy. Jak powinniśmy do tego podejść? Szczerze mówiąc, nie jestem pewien, czy powinniśmy w ogóle. Wasza wysokość być może najlepiej byłoby złapać kolejną arcyburzę, wrócić do wieży i złożyć raport Dalinarowi. On nie dotrze tu poprzez swoje wizje, a jedno z niestworzonych może wykraczać poza zasięg naszej misji. Nie potrzebujemy zezwolenia Dalinara, by działać, sprzeciwił się Elokar. Nie chciałem. A co zrobi mój wuj kapitanie? Dalinar nie będzie wiedział więcej od nas. Albo zrobimy teraz coś z Holinarem, albo oddamy miasto, bramę przysięgi oraz moją rodzinę wrogowi. Szalan przyznała mu rację, i nawet Kaladin powoli pokiwał głową. Powinniśmy przynajmniej przeprowadzić zwiad w mieście i lepiej zorientować się w sytuacji, zauważył Adolin. Zgoda, stwierdził Eloka. Król potrzebuje dokładnych informacji, by podjąć właściwe działania. Tkaczko światła, czy mogłabyś przybrać wygląd posłańca? Oczywiście, dlaczego pytacie? Powiedzmy, że podyktowałbym list do Esudan, a później zapieczętował go królewską pieczęcią. Mogłabyś grać rolę posłańczyni, która osobiście przybyła ze strzaskanych równin i znosiła wiele trudów, by dotrzeć do królowej i przekazać jej moje słowa. Mogłabyś przedstawić się w pałacu i zobaczyć, jak zareagują straże. To nie jest zły pomysł. Kaladin wydawał się zaskoczony. Może okazać się niebezpieczny, powiedziała Dolin. Strażnicy mogą wprowadzić ją do pałacu. Jako jedyna tutaj bezpośrednio stawiałam czoło jednej z niestworzonych. Mam największą szansę dostrzec ich wpływ i możliwości, by się wydostać. Zgadzam się z jego wysokością. Ktoś w końcu musi pójść do pałacu i zobaczyć, co się tam dzieje. Obiecuję, że wycofam się pośpiesznie, jeśli instynkt będzie mi podpowiadał, że coś się dzieje. Mm, wzór odezwał się niespodziewanie z jej spódnicy kiedy inni byli w pobliżu zwykle wolał zachować milczenie będę patrzył i ostrzegał będziemy ostrożni zobacz czy uda ci się ocenić stan bramy przysięgi polecił król jej podwyższenie jest częścią kompleksu pałacowego, ale istnieją inne sposoby dotarcia na górę niż przez sam pałac. Najlepszym rozwiązaniem dla miasta może się okazać wejście po cichu, uruchomienie jej i sprowadzenie posiłków, a później zadecydowanie, jak ocalić moją rodzinę. Na razie przeprowadź jedynie rekonesans. A my mamy tak po prostu tu siedzieć? jęknął Kaladin. Sednem bycia królem jest czekanie i zaufanie tym, którym powierzyło się zadanie wiatrowy. Podejrzewam, że jasność szalan nie będzie miała nic przeciwko Twojemu towarzystwu, a ja wolałbym, by ktoś obserwował i w razie potrzeby pomógł jej się wydostać. Nie do końca miał rację. Miałaby coś przeciwko obecności kaladina. Woal nie chciałaby, żeby patrzył jej na ręce, a szallan wolałaby, żeby nie zadawał pytań o to wcielenie. Nie umiała jednak wymyślić żadnego sensownego powodu, by się sprzeciwić. Chcę się rozejrzeć po mieście, spojrzała na kaladina. Niech Jokska napisze list króla, a później się ze mną spotkaj. A Dolinie czy jest jakieś dobre miejsce, w którym łatwo się odnajdziemy? Może wielkie schody do kompleksu pałacowego? Nie da się ich przegapić, a przed nimi znajduje się niewielki placyk. Doskonale. Będę miała czarny kapelusz, Kaladinie. Sądzę, że teraz, gdy minęliśmy straż muru, możesz nosić własną twarz. Ale to piętno niewolnika wyciągnęła rękę, chcąc stworzyć iluzję i sprawić, by zniknęło z jego czoła. Kaladin złapał jej dłoń. Nie trzeba. Zasłonię je włosami. Wystaje. Niech wystaje. W mieście pełnym uciekinierów nikt nie zwróci na nie uwagi. Przewróciła oczami, ale nie naciskała. Pewnie miał rację. W tym mundurze zostanie najpewniej uznany za niewolnika, którego ktoś kupił i wcielił do osobistej straży, nawet jeśli piętno szasz było dziwne. Król wyszedł, by przygotować list, a Adolin i Kaladin zostali w salonie. Rozmawiali przyciszonymi głosami o straży muru. Szalan wspięła się po schodach. Dostała mniejszą komnatę na pierwszym piętrze. W środku Rudy, Watach i pomocniczka szpiegów Iszna rozmawiali cicho. — Ile udało się wam podsłuchać? — spytała Szallan. — Niewiele — Watach wskazał kciukiem za siebie. — Za bardzo byliśmy zajęci przyglądaniem się, jak Iszna przetrząsa sypialnię krawcowej, żeby sprawdzić, czy gospodyni czegoś nie ukrywa — Powiedzcie mi, że nie narobiliście bałaganu. Żadnego bałaganu, odparła Iszna. I nie mamy nic do powiedzenia. Kobieta może być rzeczywiście tak nudna, jak się wydaje, ale chłopcy nauczyli się przy okazji porządnych procedur przeszukania. Szalan minęła niewielkie gościnne łóżko i wyjrzała przez okno na onieśmielającą ulicę miasta. Tyle domów, tyle ludzi. Przerażające. Na szczęście, woal by tak tego nie postrzegała. Był tylko jeden problem. Jeśli mam pracować z tą ekipą, pomyślała, w końcu zaczną zadawać pytania. Misja w Holinarze tylko to przyspieszyła, bo woal nie poleciała z nimi. Bała się tego i w pewnym sensie nie mogła się doczekać. Muszę im powiedzieć, szepnęła. Mm, mruknął wzór. To dobrze. Postęp. A raczej została przyparta do muru. Mimo wszystko kiedyś musiała to zrobić. Podeszła do torby, wyjęła z niej biały płaszcz i kapelusz, który składał się na pół. Zwróciła się do Watacha i rudego: Potrzebuje trochę prywatności, chłopcy. Woal musi się przebrać. Patrzyli to na płaszcz, to na szallan. Rudy uderzył się w bok głowy i zaśmiał. Żartujesz! Czuję się jak idiota! Spodziewała się, że w Watach poczuje się zdradzony. On jednak tylko pokiwał głową, jakby to miało mnóstwo sensu. Zasalutował jej jednym palcem i obaj mężczyźni wyszli. Iszna została. Szallan po dłuższym zastanowieniu postanowiła zabrać ją ze sobą. Mraj ją sprawdziła, a Voal w końcu potrzebowała dalszego szkolenia. Szalan zaczęła się przebierać. Nie wyglądasz na zbyt zaskoczoną? Byłam podejrzliwa, kiedy Voal kiedy ty kazałaś mi wziąć udział w tej misji, później zobaczyłam iluzję i się domyśliłam. Piszna się zawahała. — Myślałam, że jest odwrotnie. Sądziłam, że jasność szallan jest wcieleniem, ale fałszywą tożsamością okazał się szpieg. — Mylisz się. Obie są równie fałszywe. Ubrawszy się, szallan zaczęła przerzucać kartki szkicownika, aż znalazła portret lin w mundurze zwiadowczyni. — Doskonale. Idź powiedzieć oświeconemu kaladinowi, że już wyszłam się rozejrzeć i ma się ze mną spotkać za około pół godziny. Wyszła przez okno i zeskoczyła na ziemię, licząc, że burzowe światło powstrzyma jej nogi przed złamaniem i ruszyła ulicą. W zwierciadle po powrocie do wieży zamiast dumnych rycerzy przywitały mnie kłócące się dzieci. Dlatego nienawidzę tego miejsca. Zamierzam zbadać ukryte podwodne jaskinie, ainii. Moje mapy znajdziecie w akinach. Z szuflady 16, 16. Ametyst Woal cieszyła się, że znów znalazła się w porządnym mieście, nawet jeśli było na wpół zdziczałe. Większość dużych miast żyła na samej krawędzi cywilizacji. Wszyscy mówili o miasteczkach i wioskach pośrodku niczego, jakby były nieucywilizowane, ale odkryła, że ich mieszkańcy są mili, zrównoważeni i zadowoleni ze swojego spokojnego życia. Nie w miastach. Miasta balansowały na krawędzi równowagi, zawsze o krok od głodu. Kiedy ścisnęło się razem tak wielu ludzi, ich kultury, ideały i smród ocierały się o siebie nawzajem. Efektem nie była cywilizacja, lecz ograniczony chaos, ściśnięty i zamknięty, by nie mógł uciec. W dużych miastach było napięcie. Oddychało się nim. Czuło się je na każdym kroku. Woal je uwielbiała. Oddaliwszy się o kilka przecznic od sklepu krawcowej, opuściła rondo kapelusza i podniosła kartkę ze szkicownika, jakby sprawdzała mapę. To ją osłoniło, kiedy wypuściła burzowe światło, przeobrażając swoje rysy i włosy tak, by pasowały do woal, nie do szallan. Nie pojawił się żaden spren wrzeszczący głośno o tym, co właśnie zrobiła. Czyli tkanie światła różniło się od używania fabriali. Była pewna, że jest bezpieczne. W końcu weszli do miasta otoczeni iluzją. Na wszelki wypadek wolała się oddalić od sklepu krawcowej. Woal szła ulicą, płaszcz łopotał jej wokół łydek. Od razu stwierdziła, że lubi Holiner. Podobał jej się sposób, w jaki miasto otulało swoje wzgórza, jak nierówny koc budynków. Podobało jej się, że jeden podmuch wiatru niósł za sobą woń przypraw rogożerców, a kolejne aletyjskich duszonych krabów. Cóż, dziś to pewnie nie były kraby, tylko Kremliki. Ta część jej się nie podobała. Ci biedacy. Nawet w bardziej zamożnej okolicy co chwila musiała omijać gromadki ludzi. Na wewnętrznych dziedzińcach tłoczyli się wynędzniali nieszczęśnicy, którzy pewnie jeszcze niedawno byli zwyczajnymi wieśniakami. Na ulicach nie było zbyt wielkiego ruchu pojazdów. Pojedyncze palankiny otoczone strażami, żadnych powozów. Okazało się, że życie nie zatrzymywało się z powodu wojny, ani nawet drugiego Acharietiam. Trzeba było nabrać wody, uprać ubrania głównie kobiece prace, bo albowiem widziała również duże grupki mężczyzn stojących bezczynnie. Skoro miastem właściwie nikt nie rządził, kto miał płacić mężczyznom za pracę w kuźniach? Sprzątanie ulic i odłupywanie kremu. Co gorsza, w mieście takich rozmiarów większość pracy fizycznej wykonywali parszmeni. Nikt nie miał ochoty wskoczyć na ich miejsce. Mały mostowy ma rację, pomyślała kręcąc się przy skrzyżowaniu. Miasto nadal ktoś karmi. Miejsce takie jak Holinar, pozbawione żywności lub wody, bardzo szybko pożarłoby samo siebie. Nie, miasta nie były cywilizowane. Podobnie jak Białogrzbiet, nie był udomowiony tylko dlatego, że miało obroże na szyi. Niewielka grupka kultystów, przebrana za zgniło spreny, przekuśtykała ulicą. Mokra czerwona farba na ich ubraniach kojarzyła się z krwią. Szalan uważała tych ludzi za niepokojących ekstremistów, prawdopodobnie szalonych, ale Woal nie była przekonana. Byli zbyt teatralni i zbyt liczni, by wszyscy rzeczywiście stracili rozum. To była moda, sposób radzenia sobie z niespodziewanymi wydarzeniami i nadania kształtu życiu, które zostało wywrócone na nice, co nie znaczyło, że nie byli niebezpieczni. Grupka ludzi, której członkowie próbowali zrobić wrażenie na pozostałych, zawsze była groźniejsza niż samotny szaleniec. Dlatego ominęła kultystów szerokim łukiem. Przez następną godzinę woal zwiedziła miasto, kierując się z grubsza w stronę pałacu. Okolice sklepu krawcowej były najnormalniejsze. Miały działające targowisko, które zamierzała odwiedzić kiedy indziej, gdy będzie miała więcej czasu. Miały parki i choć zostały one zajęte przez tłumy, wypełniający je ludzie wydawali się ożywieni. Rodziny, a nawet całe społeczności przeniesione z wiosek, starały się radzić sobie jak najlepiej. Mijała przypominające bunkry rezydencje bogaczy. Kilka zostało splądrowanych. Bramy wyważone, okiennice połamane, tereny wokół pokryte namiotami skoców lub prowizorycznymi budami. Najwyraźniej niektóre jasnookie rodziny nie miały dość straży, by przetrwać zamieszki. Za każdym razem, gdy woal zbliżała się do murów, trafiała do dzielnic, które były najbardziej zatłoczone i najbardziej zniechęcone. Uciekinierzy siedzieli po prostu na ulicach. Puste spojrzenia, obszarpane ubrania. Ludzie bez domów i bliskich. Im bliżej pałacu, tym bardziej pustoszało miasto. Nawet nieszczęśnicy zajmujący ulice wokół murów, które atakowali pustkowcy, wiedzieli, że powinni się trzymać z dala od tego rejonu. Dlatego domy bogaczy w dzielnicy pałacowej wydawały się nie na miejscu. W normalnych czasach mieszkanie blisko pałacu byłoby przywilejem i każdy duży kompleks miał własne mury osłaniające delikatne ogrody i ostentacyjne okna. Jednakże Woal odczuwała niewłaściwość okolicy, jak mrowienie na skórze. Rodziny, które tu mieszkały, też musiały to czuć, ale uparcie pozostawały w rezydencjach. Zajrzała przez żelazną bramę jednego z takich kompleksów i zobaczyła żołnierzy na patrolu mężczyzn w ciemnych mundurach, których barw i insygniów nie widziała zbyt dobrze. Właściwie kiedy jeden na nią spojrzał, nie dostrzegła jego oczu. To pewnie jedynie złudzenie, ale na burze. W żołnierzach była niewłaściwość. Poruszali się dziwnie, nagłymi zrywami, jak drapieżniki na polowaniu, a kiedy się mijali, nie zatrzymywali się, żeby ze sobą porozmawiać. Cofnęła się i ruszyła dalej ulicą. Pałac miała przed sobą. Prowadziły do niego szerokie stopnie, przy których miała się spotkać z Kaladinem, ale wciąż zostało jej trochę czasu. Ślizgnęła się do pobliskiego parku, pierwszego, którego nie wypełniały tłumy uciekinierów. Zacieniały go potężne karlaki, przez lata hodowane, by rosnąć wysoko i rozpościerać liście. Z dala od ewentualnych wścibskich spojrzeń użyła burzowego światła, by nałożyć na rysy i ubranie woal te należące do Lin. Silniejsza, mocniej zbudowana, niebieski mundur zwiadowcy. Kapelusz stał się czarnym kapeluszem od deszczu, jakie często noszono w czasie płaczu. Wyszła z parku jako woal grająca rolę, próbowała cały czas pamiętać o tym rozróżnieniu. Nadal była woal, jedynie przebraną. A teraz zamierzała dowiedzieć się jak najwięcej o bramie Przysięgi. Pałac wybudowano na wzniesieniu, więc przekradła się ulicami na jego wschodnią stronę, gdzie rzeczywiście zobaczyła podwyższenie bramy. Gęsto zabudowane znajdowało się równie wysoko jak pałac, jakieś dwadzieścia stóp ponad miastem. Z kompleksem pałacowym łączyło je osłonięte przejście, wsparte na szczycie niewielkiego muru. Wybudowali to przejście bezpośrednio nad rampą, pomyślała z niezadowoleniem. Poza tym, na szczyt prowadziły jedynie schody wykute w skale, a ich strzegli ludzie w strojach sprenów. Voal przyglądała się z bezpiecznej odległości. Czyli kult był w to jakoś zamieszany. Nad podwyższeniem unosił się dym z dużego ogniska, słyszała też dobiegające stamtąd odgłosy. Czy to krzyki? Cały pałac robił niepokojące wrażenie. Zadrżała i wycofała się. Odnalazła kaladina opartego o postument rzeźby na placyku przed schodami do pałacu. Rzeźba, dusznikowana z brązu, przedstawiała postać w pancerzu odprysku wznoszącą się jakby z fal. Cześć, powiedziała cicho. To ja. Podobają ci się moje buty w tym stroju? Uniosła stopę. Czy musimy ciągle poruszać ten temat? To było hasło mały Mostowy, żeby udowodnić, że jestem tym, za kogo się podaję. Twarz Lin wyraźnie o tym świadczy. Kaladin podał jej list króla w zapieczętowanej kopercie. — Lubię go — pomyślała Voal. — Dziwna myśl, jeśli wziąć pod uwagę, że Voal czuła to o wiele silniej niż Szallan. — Lubię tę ponurość, którą emanuje, te niebezpieczne oczy. Dlaczego Szallan tak bardzo skupiała się na Adolinie? Był miły, ale bez wyrazu. Nie dało się z niego pożartować bez poczucia winy, ale Kaladin patrzył wtedy wściekle w niezwykle satysfakcjonujący sposób. Ta część jej, która w głębi duszy wciąż była szalan, poczuła się zaniepokojona tymi rozmyślaniami. Dlatego woal skupiła się na pałacu. Była to wspaniała budowla, ale przypominała fortecę bardziej niż się tego spodziewała, bardzo w aletyjskim stylu. Dolna kondygnacja miała kształt ogromnego prostokąta o krótszym boku zwróconym w stronę burz. Kolejne kondygnacje stawały się coraz węższe, a na środku wznosiła się kopuła. Z bliska nie umiała ocenić, gdzie dokładnie kończył się słoneczny blask, a zaczynał cień. Właściwie aura ciemności wydawała się inna od Uritiru, gdy przebywał w nim mroczny spren. Ciągle czuła, że nie dostrzega wszystkiego. Kiedy odwracała wzrok i znów patrzyła, mogłaby przysiąc, że coś się zmieniło. Czy ta donica przy wielkich schodach została przesunięta? Albo czy te drzwi od początku były niebieskie? Stworzyła wspomnienie, odwróciła wzrok, znów spojrzała i stworzyła kolejne wspomnienie. Nie była pewna, co to da, bo wcześniej miała problem z narysowaniem pałacu. Widzisz ich szepnął Kaladin. Żołnierzy stojących między kolumnami? Nie widziała. Wzdłuż frontu pałacu, na szczycie długich schodów, stał rząd kolumn. Kiedy wpatrzyła się w cienie, dostrzegła mężczyzn zebranych pod występem podtrzymywanym przez kolumny. Stali jak rzeźby z uniesionymi włóczniami i w całkowitym bezruchu. Wzdłuż woal podniosły się niecierpliwo spreny, a ona aż podskoczyła. Choć dwa ze sprenów wyglądały normalnie, jak płaskie wstęgi, inne były niewłaściwe. Machały długimi, wąskimi pędami, które wyglądały jak bicze. Popatrzyła na Kaladina i stworzyła wspomnienie sprenów. Idziemy? Spytał Kaladin. Ja idę. Ty zostajesz tutaj. Popatrzył na nią. Jeśli coś pójdzie nie tak, wolałabym, żebyś tutaj był gotów przyjść mi na pomoc. Lepiej, żeby jedno z niestworzonych nie pojmało nas obojga. Krzyknę, jeśli będę cię potrzebować. A jeśli nie będziesz mogła krzyknąć, albo ja cię nie usłyszę. Wyślę wzór. Kaladin założył ręce na piersi i pokiwał głową. W porządku, tylko bądź ostrożna. Zawsze jestem ostrożna. Uniósł brew, ale myślał o Szallan. Woal nie była tak lekkomyślna. Wspinaczka po schodach trwała stanowczo za długo. Przez chwilę była gotowa przysiąc, że sięgały aż do nieba w stronę wiecznej pustki, aż nagle znalazła się na szczycie i stanęła przed kolumnami. Podeszła do niej grupa strażników. Mam wiadomość od króla uniosła ją. Ma zostać dostarczona bezpośrednio jej wysokości. Przybyłam tu aż ze straszkanych równin. Strażnicy nawet się nie zawahali. Jeden otworzył drzwi pałacu, a inni ustawili się w szyku za woal, popychając ją do przodu. Przełknęła ślinę, czując pot zbierający się na czole i pozwoliła się wepchnąć w te drzwi, te paszcze. Weszła do wielkiego holu wyłożonego marmurem i oświetlonego wspaniałym żyrandolem z kulami. Żadnego niestworzonego. Żadnej ciemności czekającej by ją pochłonąć. Odetchnęła, choć coś czuła. Ta widmowa niesamowitość była tu silniejsza. Wrażenie niewłaściwości. Podskoczyła, kiedy żołnierz położył dłoń na jej ramieniu. Z niewielkiej komnaty obok holu wyszedł mężczyzna z węzłami kapitana. O co chodzi? Posłaniec, powiedział jeden z żołnierzy, ze strzaskanych równin. Inny wyjął list z jej palców i podał go kapitanowi. Widziała teraz ich oczy. Wydawały się zwyczajne: ciemno ocy szeregowi, jasnooki oficer. Kto był tam twoim dowódcą? spytał ją kapitan patrząc na list, a później uważnie przyglądając się pieczęci. Mów! Kilka lat służyłem na równinach. Kapitan Kolot. Podała imię oficera, który dołączył do wiatrowych. Nie był dowódcą Lin, ale miał w swoim oddziale zwiadowczynie. Kapitan pokiwał głową i podał list jednemu ze swoich ludzi. Zabierz go do królowej Jesudan. Miałam go dostarczyć osobiście powiedziała Woal, choć marzyłaby opuścić to miejsce. Wybiec jak szalona, jeśli miała być szczera. Ale musiała zostać. Czegokolwiek się tu dowie, będzie jeden z żołnierzy przebił ją mieczem. Wydarzyło się to tak szybko, że stała i z niedowierzaniem patrzyła na ostrze wystające z jej piersi, mokre od krwi. Żołnierz wyrwał broń, a Woal z jękiem osunęła się na ziemię. Instynktownie sięgnęła po burzowe światło. Nie. Nie. Rób jak jasna. Udawaj. Symuluj. Patrzyła na mężczyzn z przerażeniem i poczuciem zdrady, a wokół niej wznosiły się bulospreny. Jeden z żołnierzy odbiegł z wiadomością, ale kapitan po prostu wrócił na swoje stanowisko. Nikt z pozostałych nie powiedział ani słowa, gdy krew woal zalewała podłogę, zrobiło jej się ciemno przed oczami. Zamknęła oczy i odetchnęła burzowym światłem, tylko odrobina, którą utrzymała wewnątrz siebie, wstrzymując oddech, dość by utrzymać ją przy życiu, uzdrowić wewnętrzne rany. Wzorze, proszę nie odchodź, nic, nie rób, nie brzęcz, nie mam rocz. Cicho, zostań cicho. Jeden z żołnierzy chwycił ją, przerzucił przez ramię i ruszył przez pałac. Odważyła się odrobinę unieść jedną powiekę i odkryła, że wzdłuż ścian korytarza stoją dziesiątki żołnierzy. Po prostu. Stoją. Byli żywi. Powinni kasłać albo przestępować z nogi na nogę. Niektórzy opierali się o ścianę, ale wszyscy jakby pozostawali w jednym miejscu. Ludzie, ale niewłaściwi. Mężczyzna, który ją niósł, minął wysokie na całą ścianę lustro w ozdobnej ramie z brązu. Dostrzegła w nim odbicie strażnika z lin przerzuconą przez ramię. A za nimi głęboko w zwierciadle coś się odwróciło. Zwyczajne odbicie się rozpłynęło i z nagłym zaskoczeniem spojrzało w stronę szalan. Wyglądało jak cień człowieka, ale z białymi plamami w miejscu oczu. Woal szybko opuściła powiekę. Na burze co to było? Nie poruszaj się. Bądź całkowicie nieruchoma. Nawet nie oddychaj. Burzowe światło pozwalało jej przeżyć bez powietrza. Strażnik zniósł ją po schodach, otworzył drzwi i zszedł jeszcze po kilku stopniach. Upuścił ją niezbyt łagodnie na kamienie, rzucił za nią jej kapelusz, odwrócił się i wyszedł zamykając za sobą drzwi. Woal odczekała ile mogła, zanim otworzyła oczy i odkryła, że znalazła się w ciemności. Odetchnęła i niemal zakrztusiła się smrodem zgnilizny. Obawiając się tego, co może znaleźć, a jednocześnie się tego spodziewając, wciągnęła burzowe światło i zaczęła emanować blaskiem. Została zrzucona obok niewielkiego szeregu trupów. Było ich siedmioro. Trzech mężczyzn i cztery kobiety w eleganckich strojach, ale pokrywały ich zgniło sprene, a ciała nadgryzły kremliki. Wstrzymując krzyk, podniosła się niezgrabnie. Może, może to byli jasnoccy, którzy przybyli do pałacu, by porozmawiać z królową. Złapała kapelusz i wspięła się po schodach. To była piwniczka na wino, wykuta bezpośrednio w skale. Przy drzwiach w końcu usłyszała wzór, który mówił, choć jego głos wydawał się odległy. Szalan. Poczułem, co mi powiedziałaś, nie odchodź, szalan, dobrze się czujesz? Och, zniszczenie. Niszczysz niektóre rzeczy, ale widok innych zniszczeń cię niepokoi. Hm, wydawał się zadowolony, że w końcu to zrozumiał. Skupiła się na jego głosie, czymś znajomym. Nie na wspomnieniu miecza wystającego z piersi, nie bezdusznego sposobu, w jaki została tu zrzucona, by zgnić, nie szeregu trupów z odsłoniętymi kośćmi, udręczonymi twarzami, wyjedzonymi oczyma. Nie myśl, nie widź tego. Odepchnęła to wszystko na bok i oparła czoło o drzwi. Następnie ostrożnie je otworzyła i ujrzała pusty kamienny korytarz, a na jego końcu kolejne schody prowadzące na górę. Tam było zbyt wielu żołnierzy. Nałożyła nową iluzję, służącej ze swojego szkicownika. Może ona wzbudzi mniej podejrzeń przynajmniej zasłaniała krew. Nie wróciła na górę, ruszając inną drogą w głąb tuneli. Okazało się, że trafiła do mauzoleum cholinów, które wypełniały trupy innego rodzaju. Ustawieni wzdłuż ścian dawni królowie, przemienieni w rzeźby. Spojrzenia ich kamiennych oczu podążały za nią pustymi tunelami, aż odnalazła drzwi, które, jeśli wierzyć wpadającemu przez szparę blaskowi słońca, prowadziły do miasta. — Wzorze — szepnęła. — Sprawdź, czy na zewnątrz są strażnicy. Zabrzęczał i prześlizgnął się pod drzwiami, a po chwili wrócił. — Mmm... dwóch. Napełniła go. Wróć i powoli przesuń się wzdłuż ściany po prawej. Znów prześlizgnął się pod drzwiami. Dźwięk, który stworzyła, wznosił się z niego, kiedy się odsuwał. Naśladował głos kapitana z holu, który wzywał strażników. Iluzja nie była doskonała, bo nie naszkicowała tego mężczyzny, ale wydawało się, że działa, gdyż Woal usłyszała oddalające się kroki. Wyślizgnęła się i odkryła, że znajduje się u podstawy wzniesienia, na którym wybudowano pałac, urwiska wysokiego na jakieś dwadzieścia stóp. Strażnicy, którzy szli na prawo od niej, wydawali się zajęci, więc woal wydostała się na pobliską ulicę i przez chwilę biegła, ciesząc się, że w końcu mogła pozbyć się części energii. Osunęła się w cieniu pustego budynku z wybitymi oknami i wyrwanymi drzwiami. Wzór przesunął się po ziemi i dołączył do niej. Wyglądało na to, że strażnicy jej nie zauważyli. Idź po Kaladina, poleciła wzorowi, sprowadź go tutaj. Ostrzeż go, że żołnierze mogą go obserwować z pałacu i mogą po niego przyjść. Mmm. Wzór odpłynął od niej. Skuliła się oparta plecami o kamienną ścianę. Płaszcz miała zakrwawiony. Wreszcie na ulicy pojawił się Kaladin. Na jej widok przyspieszył kroku. Na burze! ukląkł obok niej. Wzór ześlizgnął się z jego płaszcza, brzęcząc z zadowoleniem. Szalan, co ci się przytrafiło? Cóż, jako koneser rzeczy, które mnie zabiły, sądzę, że przytrafił mi się miecz. Szalan zła siła, która włada pałacem nie miała dobrego zdania o kimś kto przybył z listem od króla. Uśmiechnęła się do niego. Można by powiedzieć, że wyraziła się ostro i dobitnie. Uśmiechnij się. Musisz się uśmiechnąć. To, co się wydarzyło, musi być w porządku. Musi być czymś, co po mnie spłynie. Proszę. No cóż. Cieszę się, że Udało ci się przebić. Uśmiechnął się. Było w porządku. Kolejny dzień, kolejne przeniknięcie. Pomógł jej wstać i spróbował obejrzeć jej ranę, ale odepchnęła jego dłoń. To nie było stosowne miejsce. Przepraszam, nawyki chirurga. Wracamy do kryjówki. Poproszę. Wolałabym nie zostać dziś znów zabita. To dość wyczerpujące. Wiążący Bogów. Niezgoda między niebiańskimi a wiatrowymi osiągnęła tragiczny poziom. Błagam wszystkich, którzy mogą to usłyszeć, by zrozumieli, że nie różnicie się tak bardzo, jak wam się wydaje. Z szuflady, 27:19: Topas. Dalinar sięgnął do ciemnego kamiennego szybu, w którym trzymał ostrze honoru należące do skrytobójcy. Wciąż tam było, wyczuwał rękojeść pod kamiennym brzegiem. Spodziewał się, że poczuje więcej, kiedy będzie go dotykał moc, mrowienie. To była broń Heroldów, coś tak starożytnego, że w porównaniu z nim ostrza odprysku były młode. Jednakże kiedy go wyciągnął i wstał, czuł jedynie własną złość. To była broń skrytobójcy, który zabił jego brata. Broń wykorzystywana, by terroryzować roszar, mordować władców Jah, Kewet i Aziru. Byłoby krótkowzrocznością z jego strony, gdyby postrzegał taką starożytną broń jedynie jako miecz skrytobójcy w bieli. Przeszedł do większego sąsiedniego pomieszczenia i przyjrzał się ostrzu w blasku kul, które umieścił na kamiennej płycie wijące się i eleganckie było bronią króla jezerezech elina niektórzy zakładali, że byłeś jednym z heroldów powiedział do ojca burz, który dudnił w głębi jego umysłu jezerezech, herold królów, ojciec burz ludzie mówią wiele głupich rzeczy Niektórzy nazywają ojcem Buszkę leka, inni Jezriena. Nie jestem żadnym z nich. Ale Jezerezek był wiatrowym, był przed Był Jezrienem, mężczyzną, którego moce nie nosiły nazwy, po prostu były nim. Wiatrowi zyskali swoją nazwę dopiero po założeniu zakonów przez Ishara. I szyjelin, herold szczęścia, lub tajemnic, albo kapłanów, albo dziesiątków innych rzeczy, jak nazywali go ludzie. Jest teraz równie szalony jak pozostali, może bardziej. Dalinar opuścił ostrze honoru i spojrzał na wschód, w stronę źródła. Mimo kamiennych murów wiedział, że tam odnajdzie ojca burz. Wiesz, gdzie oni są? Mówiłem ci, nie widzę wszystkiego, tylko mignięcia w burzach. Czy wiesz, gdzie oni są? Tylko jeden, odparł zdudnieniem. Ja widziałem i szara. Przeklina mnie nocami, a siebie nazywa Bogiem, szuka śmierci swojej własnej, może każdego człowieka. Zaskoczyło. Ojcze Bóg! Tak! Och, to było przekleństwo. Nieważne. Tezim, Bóg kapłan Tukaru? To on? Isi, herold szczęścia, jest tym, który prowadzi wojnę z Emulem? Tak. W jakim celu? Jest szalony. Nie szukaj znaczenia w jego działaniach. Kiedy... kiedy zamierzałeś mnie o tym poinformować? Kiedy spytałeś? A kiedy indziej miałbym o tym mówić? Kiedy o tym pomyślałeś? Wiesz, rzeczy, które są ważne, ojcze burz. On jedynie zadudnił w odpowiedzi. Dalinar odetchnął głęboko, próbując się uspokoić. Spreny nie myślały jak ludzie... Gniew nie zmieni tego, co mówił mu ojciec burz, ale co mogłoby tego dokonać? Wiedziałeś o moich mocach. Wiedziałeś, że mógłbym uzdrowić kamień. Wiedziałem w chwili, kiedy to zrobiłeś. Tak, kiedy to zrobiłeś, wiedziałem od zawsze. Wiesz, co mogę jeszcze zrobić? Oczywiście. Kiedy to odkryjesz, będę wiedział. Ale twoje moce przyjdą, kiedy będziesz na nie gotów, nie wcześniej, nie da się ich przyspieszyć ani zmusić. Ale nie kieruj się zdolnościami innych, nawet tych, którzy dzielą twoje moce, ich los nie jest twoim, a ich moce są małe, błahe. To, co zrobiłeś, odtwarzając tamte rzeźby, było drobiazgiem, sztuczką. Twoja jest moc, którą niegdyś dzierżył Iszar. Zanim został heroldem szczęścia, nazywali go wiążącym bogów. On stworzył pakt przysięgi. Żaden świetlisty nie jest zdolny uczynić więcej od ciebie. Twoja jest moc związku, łączenia ludzi i światów, umysłów i dusz. Twoje moce są największe ze wszystkich, choć okażą się bezsilne, jeśli zapragniesz użyć ich w walce. Słowa omywały dalinara. Wydawało się, że odpychają go swoją mocą. Kiedy ojciec burz skończył, dalinar odkrył, że jest zdyszany i czuł nadchodzący ból głowy odruchowo wciągnął burzowe światło, żeby go wyleczyć i w komnacie zrobiło się ciemniej. Ból ustąpił, ale zimne poty pozostały. Czy istnieją podobni do mnie? spytał w końcu. Nie teraz. A może być ich zawsze tylko troje. Jedno dla każdego z nas. Troje? Trzy spreny, które tworzą kowali więzi. Ty, i pielęgnacja jesteście dwoma. Ojciec Burz się roześmiał. Miałbyś problem, by uczynić ją swoim sprenem. Chciałbym zobaczyć, jak próbujesz. W takim razie kto? Moje rodzeństwo nie jest twoją sprawą. Dalinarowi wydawało się bardzo ważną sprawą, ale nauczył się już, że czasem nie należy naciskać. Wówczas spręt tylko by się wycofał. Mocno ujął ostrze honoru i zebrał kule, z których jedna była bura. Pytałem cię kiedyś, jakie odnawiasz? Dalinar uniósł kule, przyglądając się Rubinowi w środku. Widewał je bez obudowy i zawsze zaskakiwało go, jak małe są w rzeczywistości. Szkło sprawiało, że wydawały się o wiele większe. W czasie burzy moc honoru jest skupiona w jednym miejscu. Przeszywa wszystkie trzy krainy i na krótką chwilę łączy materię, umysł i ducha w jedność. Klejnoty wystawione na cudowność krainy ducha są rozświetlane, mieszczącą się tam nieskończoną mocą. Czy mógłbyś teraz odnowić te kule? Ja nie wiem, wydawał się zaintrygowany. Unieś ją. Dalinar spełnił prośbę i coś poczuł. Szarpanie we wnętrzu jakby ojciec burz napierał na ich więź. Kula pozostała bura. To niemożliwe. Jestem blisko ciebie, ale moc nie. Wciąż unosi się na burzy. Zwykle ojciec burz nie dawał mu aż tak wiele miał nadzieję, że dokładnie zapamięta te słowa, by powtórzyć je na Wani. Oczywiście, jeśli ojciec Busz słuchał, poprawiał jego pomyłki. Ojciec Busz nienawidził, kiedy przekręcano jego słowa. Dalinar wyszedł na korytarz na spotkanie mostu czwartego. Uniósł ostrze honoru, potężny, zmieniający świat artefakt ale podobnie jak wzorowane na nim ostrze odprysku, broń była bezużyteczna, jeśli trzymał ją w ukryciu. To, powiedział do mostowych, jest ostrze honoru, które odzyskał wasz kapitan. Grupka ponad dwudziestu mężczyzn podeszła bliżej, ich zaciekawione twarze odbijały się w metalu. Każdy, kto je trzyma natychmiast, zyskuje moce wiatrowego. Nieobecność kapitana przeszkadza wam w szkoleniu. Może ono trochę pomoże, choć jednorazowo może z niego korzystać tylko jedna osoba. Gapili się na broń, więc Dalinar wyciągnął ją w stronę porucznika, broda tego starszego mostowego imieniem Teft. Teft wyciągnął rękę, ale zaraz ją cofnął. Lejten, warknął. Jesteś naszym zbrojmistrzem we śnie. Ja? Spytał Kremty mostowy. To nie pancerz, ale blisko. Ja, chorzy od powietrza ludzie z nizin, stwierdził rogożerca skała. Przepchnął się do przodu i wziął broń. Wasza zupa wystygła. To idiom, który znaczy wszyscy jesteście głupi. Rogożerca z zaciekawieniem uniósł broń, a jego oczy nabrały blado-niebieskiego odcienia. Skała? spytał teft. Ty! — Trzymasz broń? — Nie zamierzam nim machać — Skała przewrócił oczami. — Zapewnię mu bezpieczeństwo i tyle. — To ostrze odprysku — ostrzegł ich Dalinar. — Szkoliliście się z nimi, prawda? — Tak, panie — odparł Teft, co nie znaczy, że jeden z tej burzowej bandy nie obetnie sobie nóg. Ale pewnie możemy go użyć do uzdrawiania, gdyby tak się stało. Sigzil, przygotuj harmonogram, żebyśmy mogli ćwiczyć. Uzdrowić. Dalinar poczuł się głupio. Każdy trzymający to ostrze miał moce świetlistego. Czy to znaczyło, że mógł wykorzystać burzowe światło, by się uzdrowić? Jeśli tak, to mogło to być cenne dodatkowe zastosowanie broni. Nie pozwólcie, by ktokolwiek się dowiedział, że je macie. Zakładam, że nauczycie się odsyłać je i przywoływać, jak zwyczajne ostrze odprysku. Zobaczcie, co uda się wam odkryć, a później złóżcie mi raport. Dobrze je wykorzystamy, panie! obiecał teft. Dobrze. Fabriolowy zegar na jego ramieniu brzęknął, a dalinar stłumił westchnienie. Nauczyła się sprawiać, żeby brzęczał? Jeśli mi wybaczycie, muszę się przygotować do spotkania z cesarzem tysiąc mil stąd niedługo potem dalinar stał na balkonie splótł dłonie za plecami i wpatrywał się w stronę podwyższeń bram przysięgi. Kiedy byłam młodsza prowadziłam sporo interesów z azirczykami powiedziała fen za jego plecami. To się może nie udać, ale jest o wiele lepszym planem niż tradycyjne aletyjskie chełpienie się. Nie podoba mi się, że idzie sam, odparła nawani. Wedle wszelkich doniesień, odezwała się Fen oschłym tonem, został dźgnięty w pierś, uniósł głaz ważący tyle, co dziesięciu mężczyzn, a później zaczął składać moje miasto z powrotem kamień po kamieniu. Sądzę, że nic mu nie będzie. Żadna ilość burzowego światła nie pomoże, jeśli go po prostu uwiężą, sprzeciwiła się Nawani. Może wysyłamy go, żeby został zakładnikiem? Dyskutowały tylko dlatego, że ich słuchał. Musiał rozumieć ryzyko. I tak też było. Poszedłby lekko ucałować Nawani. Uśmiechnął się do niej, po czym odwrócił się i wyciągnął dłoń do Fen, która dała mu papierowy pakunek wyglądający jak duża koperta. To wszystko? spytał. Wszystkie trzy są w środku. Oznaczono je odpowiednimi glifami, odparła nawani. Wewnątrz jest również łączotrzcina. Obiecali, że w czasie spotkania będą mówili po aletyjsku. Nie będziesz miał tłumacza z naszej strony, bo upierasz się, by wyruszyć samotnie. Owszem. Dalinar ruszył w stronę drzwi. Chcę wypróbować propozycję fen. Nawani szybko wstała i chwyciła go swobodną dłonią za ramię. — Zapewniam cię, że będę bezpieczny. — Nie będziesz. Ale to niczym się nie różni od setek innych okazji, gdy wyruszałeś na bitwę. — Masz. Podała mu niewielkie pudełko owinięte tkaniną. — Fabrial. — Drugie śniadanie. Nie wiadomo, kiedy ci ludzie cię nakarmią. Owinęła je w glif strażniczy. Dalinar uniósł brew, a ona wzruszyła ramionami. Jakby chciała powiedzieć, przecież nie zaszkodzi, prawda? Objęła go. Trzymała przez dłuższą chwilę. Dłużej niż mogłaby to zrobić inna aletyjka. Po czym się cofnęła. Będziemy obserwować łączotrzcinę. Jedna godzina bez wiadomości i przyjdziemy po ciebie. Pokiwał głową. Rzecz jasna nie mógł do nich napisać, ale mógł włączać i wyłączać trzcinę, by wysyłać sygnały, co było starą sztuczką generałów, kiedy nie mieli pod ręką skryby. Po krótkim czasie wyszedł na zachodni płaskowyż u Po drodze do bramy przysięgi mijał żołnierzy maszerujących w szyku, sierżantów wykrzykujących rozkazy, gońców z wiadomościami. Dwaj odpryskowi. Rast i Serugiadis, którzy mieli tylko pancerze, ćwiczyli z olbrzymimi łukami odprysku, posyłając grube strzały na odległość setek jardów w stronę dużego słomianego celu, który kaladin umieścił dla nich na zboczu pobliskiej góry. Spora liczba zwykłych żołnierzy siedziała wokół z kulami w rękach i wpatrywała się w nie z napięciem. Rozeszły się wieści, że Most Czwarty werbuje. Ostatnio zauważył w korytarzach sporo mężczyzn trzymających kulę na szczęście. A tu minął nawet grupkę, która rozmawiała o połykaniu kul. Ojciec burz zadudnił z niezadowoleniem. Podchodzą do tego opacznie. Głupi ludzie nie mogą wciągnąć światła i zostać świetlistymi. Najpierw muszą zbliżyć się do światłości i poszukać światła, by wypełnić obietnicę. Dalinar rozkazał mężczyznom wrócić do ćwiczeń i zabronił łykania kul. Wypełnili jego polecenie niemal potykając się o własne nogi, zaskoczeni widokiem górującego nad nimi czarnego ciernia. Okręcił głową i ruszył dalej. Niestety droga wiodła go obok udawanej bitwy. Dwie grupy włóczników z wysiłkiem i sapaniem napierały na siebie na płaskowyżu, próbując utrzymać szyk pod naciskiem. Choć nosili tępe włócznie ćwiczebne, pracowali głównie tarczami. Dalinar widział sygnały, że sprawy posuwają się zbyt daleko. Żołnierze wykrzykiwali z prawdziwą zajadłością, a u ich stóp gotowały się złościospreny. Jeden z szeregów się zachwiał, a przeciwnicy zamiast się wycofać, raz za razem uderzali w nich tarczami. Zieleń i biel po jednej stronie, czerń i bordo po drugiej, Sadeas i Aladar. Dalinar zaklął i podszedł bliżej, krzycząc by się cofnęli. Wkrótce jego okrzyk podjęli kapitanowie i dowódcy. Tylne szeregi obuszyków się wycofały, ale walka na pierwszej linii zmieniła się w bójkę. Dalinar krzyknął, a na kamieniach przed nim zamigotało burzowe światło. Ci, którzy nie byli pochłonięci walką, odskoczyli. Pozostali utknęli w burzowym świetle, które przykleiło ich do ziemi i sprawiło, że wszyscy poza najbardziej zajadłymi przerwali bijatykę. Rozdzielił niedobitki i popchnął na ziemię, przyklejając ich do kamienia obok złości osprenów. Mężczyźni szarpali się, ale na jego widok nieruchomieli i robili odpowiednio rozgoryczone miny. Pamiętam, kiedy walka tak mnie pochłaniała, pomyślał Dalinar. Czy to dreszcz? Nie pamiętałby go czuł od bardzo dawna. Postanowił przepytać żołnierzy, by ocenić, czy którykolwiek z nich go odczuwał. Dalinar pozwolił, by burzowe światło wyparowało, jak świetlista mgiełka. Oficerowie Aladara wycofali oddział w uporządkowany sposób, a następnie polecili ludziom zacząć gimnastykę. Jednakże żołnierze z armii Sadeasa spluwali na ziemię, podnosili się ciężko i wycofywali w ponurych grupkach, przeklinając i mamrocząc. Robi się coraz gorzej, pomyślał Dalinar. Pod dowództwem Torola Sadeasa byli niechlujni i sadystyczni, ale wciąż pozostawali żołnierzami. Owszem, lubili bijatyki, jednak w bitwie szybko wypełniali rozkazy. Byli więc skuteczni, choć nie niewzorowi. Nad tymi ludźmi łopotał nowy sztandar Sadeasa. Meridas Sadeas, Amaram, zgodnie z tradycją zmienił wygląd pary glifów. Krępa wieża Sadeasa się wydłużyła, a młot zmienił się w topór. Mimo reputacji sprawnego dowódcy wyraźnie miał problem z zapanowaniem nad tymi ludźmi. Nigdy nie dowodził tak wielkimi siłami, a być może zamordowanie arcyksięcia poruszyło tych mężczyzn w takim stopniu, że Amara nic nie mógł zrobić. Aladar nie dostarczył żadnych znaczących informacji na temat zabójstwa Torola. Śledztwo podobno trwało, ale nie mieli żadnych tropów. Nie było to dzieło Sprena, nie mieli jednak pojęcia czyje. Muszę coś zrobić z tymi żołnierzami, pomyślał Dalinar. Potrzebują czegoś, co ich wymęczy, powstrzyma od wdawania się w te bójki. Może miał coś odpowiedniego. Rozważał to, gdy wspinał się po rampie na podwyższenie bramy przysięgi, a później przechodził przez otwarty teren do budynku sterującego. Jasna czekała w środku, czytała książkę i robiła notatki. Co cię zatrzymało? Prawie doszło do zamieszek na placu Defilat. Dwie grupy ćwiczące walkę w szyku zwarły się i zaczęły się bić. Sadeas? Dalinar skinął głową. Musimy coś z nimi zrobić, zastanawiałem się. Może rozwiązaniem okaże się trochę ciężkiej pracy w zrujnowanym mieście. Rzecz jasna, pod starannym nadzorem. Jasna się uśmiechnęła. Jakże dogodnie, że właśnie zapewniamy taką pomoc królowej Fen. Zmusimy wojska Sadeasa, by pracowały aż do wyczerpania, zakładając, że uda się nam nad nimi zapanować. Zacznę od małych grupek, by się upewnić, że nie sprawimy Fen dalszych kłopotów. Miałaś jakieś wieści od oddziału króla w Holinarze? Jak się spodziewali, ojciec Bush nie był zdolny dotrzeć do nikogo z oddziału, by wprowadzić ich do wizji. Zresztą Dalinar by się na to nie odważył, ale Elokar i Szallan zabrali kilka łączotrzcin. Żadnych. Będziemy obserwować i damy ci znać, gdy tylko dostaniemy jakąkolwiek odpowiedź. Dalinar pokiwał głową i próbował nie przejmować się Elokarem i synem. Musiał zaufać, że w końcu albo wypełnią swoje zadanie, albo znajdą sposób, by przekazać, co ich powstrzymuje. Jasna przywołała ostrzy odprysku. Dziwne, jak naturalnie wyglądała z mieczem. — Jesteś gotów? — Tak. Mała Reszy z zwinka, uzyskała od azirskiego dworu zgodę na otwarcie bramy przysięgi z ich strony. Cesarz był w końcu gotów spotkać się osobiście z Dalinarem. Jasna uruchomiła urządzenie, przekręcając wewnętrzną ścianę, a podłoga zaświeciła. Na zewnątrz rozbłysło światło i do środka natychmiast wpadło duszące gorąco. Najwyraźniej w Azirze trwało lato i pachniało inaczej. Egzotycznymi przyprawami i mniej oczywistymi rzeczami, jak nieznane rodzaje drewna. Powodzenia. Powiedziała jasna, gdy wyszedł z pomieszczenia. Zabłysło za jego plecami, kiedy wróciła do uritiru, zostawiając go, by samotnie stawił czoło azirskiemu dworowi. Werdykt. Teraz gdy opuszczamy wieżę, czy mogę w końcu przyznać, że nienawidzę tego miejsca? zbyt wiele zasad. Z szuflady osiem Ametyst. Wspomnienia kłębiły się w głowie Dalinara, gdy kroczył długim korytarzem z budynku sterującego bramy Przysięgi w Azimirze, którą przykrywała wspaniała kopuła z brązu. Wielki rynek, jak go nazywali, był ogromną dzielnicą handlową pod dachem. To by się okazało sporą niedogodnością, gdyby dalinar musiał użyć całej brany przysięgi. W tej chwili w ogóle nie widział rynku. Budynek sterujący, który traktowano jako rodzaj pomnika na targowisku, otaczały drewniane ściany i nowy korytarz. Pusty, ale oświetlony kulami na ścianach szafiry. Przypadek czy gest szacunku wobec odwiedzającego holina. Korytarz prowadził do niedużego pomieszczenia wypełnionego przez szereg azirskich żołnierzy. Nosili bechtery, kolorowe czapki, duże tarcze i topory o bardzo długich toporzyskach z niewielkim żeleścem. Cała grupka podskoczyła na widok Dalinara, po czym cofnęła się groźnie, unosząc broń. Dalinar wyciągnął ręce na boki. W jednej trzymał pakiet od fen, w drugiej jedzenie. Jestem nieuzbrojony, mówili szybko po azirsku. Nie widział pierwszego ani małej świetlistej, choć ludzie we wzorzystych szatach byli wezyrami i potomkami, w gruncie rzeczy azirskim odpowiednikiem żarliwców. Tyle tylko, że tutaj żarliwcy mieszali się do rządów bardziej niż to stosowne. Jedna z kobiet wystąpiła do przodu. Wiele warstw jej długich, ekstrawaganckich szat szeleściło, gdy kroczyła. Jej strój uzupełniał kapelusz. Była ważna i może zamierzała tłumaczyć go osobiście. Czas na mój pierwszy atak, pomyślał Dalinar. Otworzył pakiet, który dała mu Fen i wyjął cztery arkusze papieru. Przedstawił je kobiecie i z zadowoleniem dostrzegł szok w jej oczach wzięła je z wahaniem i zawołała towarzyszy. Dołączyli do niej przed Dalinarem, co wywołało wyraźny niepokój żołnierzy. Kilku wyciągnęło trójkątne katari, odmianę krótkiego miecza popularną na zachodzie zawsze chciał sobie taki sprawić. Żarliwcy cofnęli się za żołnierzy i rozmawiali z ożywieniem. Zgodnie z planem mieli w tym pomieszczeniu wymienić uprzejmości, a później Dalinar miał natychmiast powrócić do Uritiru. Następnie zaś planowali zamknąć bramę przysięgi ze swojej strony. On chciał więcej. Zamierzał dostać więcej. Jakiś sojusz, a przynajmniej spotkanie z cesarzem. Jeden z żarliwców zaczął czytać pozostałym. Listy napisano po azirsku w zabawnym języku składającym się z małych znaczków, które wyglądały jak ślady pozostawione przez kremliki. Brakowało mu eleganckich, zamaszystych, poziomych linii aletyjskiego pisma kobiet. Dalinar zamknął oczy wsłuchując się w nieznajomy język. Podobnie jak w Tajlen, przez chwilę czuł, że prawie go rozumie, rozciągając się, miał wrażenie, że znaczenie jest blisko. Pomożesz mi zrozumieć, szepnął do ojca burz. A dlaczego myślisz, że jestem do tego zdolny? Nie udawaj skromnego. W wizjach mówiłem nowymi językami. Możesz sprawić, że będę mówić po azirsku. Ojciec burz zadudnił z niezadowoleniem. To nie byłem ja, powiedział w końcu. To byłeś ty. Jak tego używam? Spróbuj dotknąć jednego z nich. Dzięki duchowej przyczepności możesz stworzyć związek. Dalinar spojrzał na grupę wrogich strażników, po czym westchnął, zamachał rękoma i udał, że wlewa sobie napitek do ust. Żołnierze wymienili ostre słowa, po czym jeden z najmłodszych został popchnięty do przodu z manierką. Dalinar skinął głową z podziękowaniem, po czym, kiedy pił wodę, chwycił chłopaka za nadgarstek i trzymał. Burzowe światło rozległo się dudnienie w jego głowie. Dalinar wepchnął burzowe światło w drugiego mężczyzny i coś poczuł, jak przyjazny dźwięk dochodzący z innego pomieszczenia. Trzeba tylko było wejść do środka. Po ostrożnym pchnięciu drzwi się otworzyła, a dźwięki zawirowały i zafalowały w powietrzu, a później, jak muzyka zmieniająca tonację, przeszły od bełkotu do sensu. Kapitanie! krzyknął młody strażnik, którego trzymał dalinar. Co mam zrobić? On mnie złapał. Dalinar go puścił, ale zrozumienie języka na szczęście pozostało. Przepraszam, żołnierzu, oddał manierkę nie chciałem cię niepokoić młody żołnierz wrócił do towarzyszy wataszka mówi po azirsku wydawał się równie zaskoczony jak gdyby spotkał gadającego czula Dali naraz splótł dłonie za plecami i przyglądał się żarliwcom myślisz o nich jak o żarliwcach powiedział sobie ponieważ umieją czytać mężczyźni i kobiety ale nie był już waletkarze. Mimo obszernych szat i dużych kapeluszy, azirskie kobiety nie zakrywały bezpiecznych dłoni. Jego przodek, słoneczny, utrzymywał, że azirczyków należy ucywilizować. Daliner zastanawiał się, czy ktokolwiek wierzył w ten argument, nawet w tamtych czasach. Czy wszyscy dostrzegali w nim racjonalizację? Wezyrowie i potomkowie skończyli czytać, po czym odwrócili się do Dalinara, opuszczając kartki, które im wręczył. Zgodził się z planem królowej Fen, wierząc, że do azirskiego dworu nie przebije się z mieczem w ręku, zabrał za to inną broń. Rozprawę. Naprawdę mówisz w naszym języku, ale tyjczyku? Spytała główna Wezyrka. Miała okrągłą twarz, ciemne oczy i czapka w jaskrawe wzory. Siwiejące włosy zaplotła w warkocz opadający z jednego boku. Ostatnio miałem okazję się go nauczyć. Zakładam, że mam do czynienia z wezyrką Nourą. Czy królowa Fen naprawdę to napisała? Własnoręcznie, wasza łaskawość. Jeśli sobie życzycie, możecie skontaktować Stajlen dla potwierdzenia. Znów się zebrali, by naradzać się przyciszonymi głosami. Rozprawa była długim wyliczeniem istotnych argumentów przemawiających za wartością gospodarczą bram przysięgi dla miast, w których się znajdowały. Fen podkreślała, że rozpaczliwe pragnienie Dalinara, by zawrzeć sojusz, było doskonałą okazją, by zapewnić sobie bezpieczne i długotrwałe umowy handlowe za pośrednictwem Uritiru. Nawet jeśli Azir nie planował w pełni dołączyć do koalicji, powinni wynegocjować korzystanie z bram przysięgi i wysłać delegację do wieży. Poświęciła wiele słów, by powiedzieć rzeczy oczywiste. Do czego Dalinar absolutnie nie miałby cierpliwości. Co, jak miał nadzieję, czyniło rozprawę doskonałą z azirskiego punktu widzenia. A gdyby to nie wystarczyło? Cóż, Dalinar wiedział, że nie należy ruszać do bitwy bez świeżych oddziałów w rezerwie. — Wasza wysokość — powiedziała Noura — choć jesteśmy pod wrażeniem, że zadałeś sobie trud nauczenia się naszego języka... I nawet biorąc pod uwagę nieodparte argumenty zawarte w treści, sądzimy, że najlepiej byłoby... Urwała, kiedy Dalinar sięgnął do kieszeni i wyjął kolejny plik papierów, tym razem sześć kartek. Uniósł je przed grupą jak sztandar, po czym wyciągnął w ich stronę. Jeden ze strażników w pobliżu odskoczył, a jego pancerz zabrzęczał. W niewielkim pomieszczeniu zapanowała cisza. W końcu strażnik przyjął kartki i podał je wezyrom i potomkom. Tym razem czytał je niski mężczyzna. To był dłuższy traktat autorstwa Nawani, opisujący cuda odkryte w Uritiru i oficjalnie zapraszające azirskich uczonych w odwiedziny. Używała błyskotliwych argumentów, by podkreślić wagę nowych fabriali i techniki we walce z pustkowcami. Dołączyła diagramy namiotów, które pomagały im w walce podczas płaczu i wyjaśniała teorię latających wież. Później, za zgodą Dalinara, zaofiarowała dar. Szczegółowy schemat, który Tarawangian przyniósł z Jach kewet, wyjaśniający budowę tak zwanych półodprysków, fabrialowych tarcz, które mogły wytrzymać kilka ciosów ostrzem odprysku. Wróg jest zjednoczony przeciwko nam brzmiał ostatni argument jej rozprawy. Mają niezwykłą przewagę skupienia, harmonii i wspomnień, które sięgają daleko w przeszłość. Stawienie im oporu będzie wymagało naszych największych umysłów, czy to aletyjskich, czy azirskich, wedeńskich lub tajleńskich. Swobodnie oddaje tajemnicę państwową, bo dni ukrywania wiedzy się skończyły. Teraz albo będziemy się razem uczyć, albo pojedynczo upadniemy. Wezyrowie skończyli i przez dłuższy czas przyglądali się schematom. Kiedy grupa spojrzała na Dalinara, wyczuwał, że ich nastawienie się zmieniło. Co zadziwiające, to działało. Cóż, nie znał się na rozprawach, ale miał wyczucie walki. Kiedy przeciwnik z trudem łapał oddech, nie pozwalało mu się wycofać, ale wbijało się miecz prosto w gardło. Dalinar sięgnął do kieszeni i wyjął ostatni papier. Pojedynczą kartkę zapisaną po obu stronach, trzymał ją dwoma palcami. Azirczycy wpatrywali się w nią szeroko otwartymi oczyma, jakby ukazał im świecący klejnot o nieocenionej wartości. Tym razem to wezyrka Noura osobiście podeszła i go wzięła. — Werdykt — przeczytała. — Autorstwa Jasna Holin. Pozostali przecisnęli się między strażnikami, zebrali się wokół i zaczęli czytać. Choć była to najkrótsza z rozpraw, słyszał ich pełne podziwu szepty. — Popatrzcie, zawiera wszystkie siedem form logicznych akku. To aluzja do wielkiej orientacji. I na burze ona cytuje pierwszego Kasimarliksa w trzech kolejnych etapach, za każdym razem eskalując ten sam cytat do innego poziomu najwyższego zrozumienia. Jedna z kobiet uniosła dłoń do ust. Całość jest napisana w tym samym metrum. Wielki Jaezirze, powiedziała Nura, masz rację. Aluzje taka gra słów, siła i retoryka otoczyły ich logikospreny w postaci małych, burzowych chmur. Później właściwie jak jeden mąż, potomkowie i wezyrowie odwrócili się do Dalinara. — To dzieło sztuki — stwierdziła Noura. — Czy jest przekonujące? — spytał Dalinar. — Zachęca do dalszego rozważenia. Noura popatrzyła na pozostałych. Przybyliście samotnie. Jesteśmy tym wstrząśnięci. Nie obawiacie się o swoje bezpieczeństwo? Wasza świetlista okazała się mądra, jak na kogoś tak młodego. Jestem pewien, że mogę na niej polegać w kwestii swojego bezpieczeństwa. Nie wiem, czy ja bym na niej polegał w jakiejkolwiek kwestii powiedział ze śmiechem jeden z mężczyzn, chyba że chodzi o zwinięcie drobnych z kieszeni. Tak czy inaczej, stwierdził Dalinar, przybyłem tu błagając, byście mi zaufali. To wydawało się najlepszym dowodem moich intencji, rozłożył szeroko ręce. Nie odsyłajcie mnie od razu. Porozmawiajmy, jak sojusznicy, nie ludzie na polu bitwy, dyskutujący o rozejmie. — Przedstawię te rozprawy pierwszemu i jego oficjalnej radzie — powiedziała w końcu wezyrka Nura. — Przyznam, że wydaje się, iż darzy was sympatią, mimo waszego niewyjaśnionego wtargnięcia do jego snów. Chodźcie z nami. W ten sposób oddalał się od bramy przysięgi i jedynej szansy na powrót do domu, gdyby coś się stało. Ale na to właśnie liczył. Z przyjemnością wasza łaskawość. Szli krętą drogą przez przykryty kopułą targ, który był teraz pusty jak miasto duchów. Wiele z ulic kończyło się barykadami obsadzonymi wojskiem. Zmienili azirski wielki rynek w swego rodzaju odwróconą fortecę, by chronić miasto przed wszystkim, co mogło przejść przez bramę przysięgi. Gdyby wojska opuściły budynek, znalazłyby się w labiryncie dezorientujących uliczek. Na nieszczęście Azirczyków budynek sterujący nie był bramą. Świetlisty mógł sprawić, by zniknęła cała kopuła i zastąpić ją armią stojącą pośrodku Azimiru. Musiał wyjaśnić to w jak najdelikatniejszy sposób. Szedł z wezyrką Nourą, a za nim podążali inni skrybowie, którzy znów przekazywali między sobą rozprawy. Noura nie prowadziła z nim uprzejmej rozmowy, a Dalinar nie miał żadnych złudzeń. Ta wędrówka ciemnymi uliczkami pod dachem, z gęsto ściśniętymi budynkami i krętymi dróżkami, miała go zdezorientować, gdyby próbował zapamiętać drogę. W końcu wspięli się na piętro i wyszli wrotami na półkę biegnącą wokół zewnętrznej krawędzi kopuły sprytne z tego miejsca widział że wejścia na parterze zostały zabarykadowane lub zablokowane jedyna widoczna droga wyjścia prowadziła po tamtych schodach platformą wokół całej brązowej kopuły i kolejnymi schodami w dół z tej górnej rampy widział część Azimiru i ucieszyło go, jak niewiele zniszczeń dostrzega. Wydawało się, że w niektórych dzielnicach po zachodniej stronie miasta zawaliła się część budynków, ale poza tym miasto dobrze zniosło wieczną burzę. Większość tutejszych budowli była z kamienia, a wspaniałe kopuły, wiele pokrytych czerwono-złotym brązem, odbijały słońce, jakby były stopione si mieszkańcy nosili kolorowe stroje, a ich wzory były dla skryp czytelne jak język. Dalinar nie był przyzwyczajony do aż tak gorącego lata. Odwrócił się ku wschodowi. Gdzieś tam leżało Uritiru w górach na granicy, znacznie bliżej Aziru niż Aletkaru. — Tędy, czarny ciernił. Noura ruszyła drewnianą rampą. Wybudowano ją na drewnianej kratownicy. Na widok tych podpór Dalinara nawiedziły wspomnienia. Coś mu to przypominało. Stanie nad miastem i patrzenie na drewniane kratownice. Ratalas, pomyślał. Szczelina. Miasto, które się zbuntowało, racja. Poczuł dreszcz i ciężar czegoś ukrytego, co próbowało dostać się do jego świadomości. Z tamtym miastem wiązało się coś jeszcze, co powinien sobie przypomnieć. Zszedł po rampie i uznał za oznakę szacunku to, że kopułę otaczały dwie całe dywizje żołnierzy. Czy oni nie powinni stać na murach? spytał Dalinar. A jeśli pustkowcy zaatakują? Wycofali się przez emul, wyjaśniła noura. — Większość tego kraju stoi teraz w ogniu z powodu parszmenów lub armii Tezima. — Tezim, który był heroldem, z pewnością nie stanąłby po stronie wroga, prawda? — Może najlepszym, na co mogli liczyć, była wojna pustkowców z armiami szalonego herolda. Na dole czekały na nich riksze. Noura usiadła obok niego w jednej z nich pojazd był nowością, ciągnął go człowiek zamiast czula. Choć poruszał się szybciej niż palankin, Dalinar uznał, że jest mniej dostojny. Miasto było bardzo uporządkowane, Nawani zawsze to podziwiała. Rozglądał się za kolejnymi oznakami zniszczenia i choć dostrzegł kilka, jego uwagę zwróciła inna osobliwość. Masy ludzi stojących w grupkach, ubranych w kolorowe kamizele, luźne spodnie albo spódnice i wzorzyste czapki. Krzyczeli o niesprawiedliwości, mimo że wydawali się rozzłoszczeni, otaczały ich logikospreny. — O co chodzi? — spytał Dalinar. — Protestujący. Noura popatrzyła na niego i wyraźnie dostrzegła jego dezorientację złożyli oficjalne zażalenie, sprzeciwiając się rozkazowi opuszczenia miasta i pracy na roli. To daje im miesiąc na przedstawienie swojej skargi, zanim zostaną zmuszeni do jego wypełnienia. Mogą po prostu sprzeciwić się królewskiemu rozkazowi. Wy pewnie byście po prostu siłą zagonili ich do pracy. My tu tak nie postępujemy. Są odpowiednie procedury. Nasi ludzie nie są niewolnikami. Dalinar się najeżył. Wyraźnie nie miała większego pojęcia o aletkarze, skoro zakładała, że wszyscy aletyjscy ciemnocy są jak czule, które można poganiać. Niższe klasy miały długą i dumną tradycję praw związanych ze swoją pozycją społeczną. Nagle coś sobie uświadomił. Ci ludzie zostali wysłani na role, bo straciliście parszmenów. Nasze pola nie zostały jeszcze obsiane. Noura wpatrzyła się w przestrzeń. Zupełnie jakby wiedzieli, że to najlepszy moment, by nas osłabić swoim odejściem. Cieśle i szewcy muszą zostać zmuszeni do pracy na roli, by zapobiec głodowi. Może i się wykarmimy, ale nasze rzemiosło i infrastruktura bardzo ucierpią. Waletkarze aż tak bardzo się na tym nie skupiali, bo ważniejszą kwestią było odzyskanie królestwa. W Tajlena kataklizm spustoszył miasto. Oba królestwa nie zwracały uwagi na bardziej podstępną katastrofę gospodarczą. Jak to się stało? Spytał. To znaczy odejście parszmenów. Zgromadzili się w burzy, opuścili domy i wyszli na nią. Wedle niektórych raportów parszmeni twierdzili, że słyszą dudnienie bębnów. Inne raporty większość jest sprzeczna opowiadają o sprenach kierujących parszmenami. Stłoczyli się przed bramami miasta, otworzyli je w deszczu i wyszli na równinę otaczającą miasto. Następnego dnia zażądali oficjalnego odszkodowania za bezprawne przywłaszczenie ich pracy. Twierdzili, że podpunkt kodeksu wyłączający parszmenów z grupy otrzymujących wypłatę był bezprawny i wnieśli sprawę do sądu. Negocjowaliśmy, co było dziwacznym doświadczeniem, zanim niektórzy z ich przywódców kazali im wymaszerować. Interesujące. Aletyjscy parszmeni zachowali się po aletyjsku, natychmiast zaczęli przygotowywać się do wojny. Tajlańscy parszmeni wypłynęli na morze, a azirscy parszmeni? Cóż, zrobili coś, co było kwintesencją Azirskiej natury złożyli skargę wobec władz. Starał się nie zastanawiać nad tym, jak zabawnie to brzmiało, bo Nawani ostrzegał, aby nie lekceważył Azirczyków. Ale Tyjczycy lubili sobie z nich żartować. Mówili, że jeśli obrazić jednego z ich żołnierzy, złoży oficjalny formularz z prośbą o wyznaczenie okazji, kiedy będzie mógł odpowiedzieć przekleństwem. Ale to była karykatura. Pewnie równie zgodna z prawdą, jak przekonanie Noury, że jego rodacy robią wszystko przy użyciu siły. Kiedy dotarli do pałacu, Dalinar próbował podążyć za Nourą i innymi skrybami do głównego budynku, ale żołnierze wskazali mu niewielką dobudówkę. Miałem nadzieję, zawołał za Nourą, że osobiście porozmawiam z cesarzem. Niestety ta prośba nie może zostać spełniona. Grupa pozostawiła go i weszła do pałacu majestatycznej budowli z brązu z wielkimi kopułami. Żołnierze wprowadzili go do wąskiej komnaty z niskim stołem na środku i ładnymi kanapami wzdłuż ścian. Zostawili go samego, ale zajęli stanowiska na zewnątrz. Nie było to do końca więzienia, ale wyraźnie nie zamierzali mu pozwolić, by poruszał się swobodnie. Westchnął i usiadł na kanapie, położył drugie śniadanie obok miseczek z suszonymi owocami i orzechami, wyjął łączotrzcinę i wysłał krótki sygnał do Nawani, który oznaczał czas, umówiony znak, że miał dostać jeszcze godzinę, zanim ktokolwiek zacznie panikować. Wstał i zaczął chodzić. Jak ludzie to znosili? W bitwie zwyciężało się lub przegrywało dzięki sile oręża. W ostatecznym rozliczeniu każdy wiedział na czym stoi. Te niekończące się rozmowy wzbudzały w nim wielką niepewność. Czy wezyrowie zlekceważą rozprawę? Wydawało się, że Jasna ma sporą reputację nawet tutaj, ale wydawali się pod mniejszym wrażeniem jej argumentacji, a większym sposobu, w jaki ją przedstawiła. To cię zawsze niepokoi, prawda? spytał w jego umyśle ojciec burz, Co? Że światem będą w końcu rządzić pióra i skrybowie, nie miecze i generałowie. Ja... Krwi przodków moich. To była prawda. Czy dlatego upierał się, by samodzielnie prowadzić negocjacje? Dlaczego nie wysłał ambasadorów? Czy dlatego, że w głębi duszy nie ufał ich pozłacanym słowom i skomplikowanym obietnicom, zawartym w dokumentach, których nie umiał przeczytać? Kawałkach papieru, które jakimś sposobem były twardsze niż najmocniejszy pancerz odprysku? Starcie królestw jest podobno męską sztuką, powiedział, powinienem sam sobie z tym radzić. Ojciec burz zadudnił. Nawet nie w sprzeciwie, raczej z rozbawieniem. Dalinar w końcu usadowił się na jednej z sof. Równie dobrze mógł coś zjeść. Tyle tylko, że jego owinięte w materiał drugie śniadanie było otwarte. Na stole leżały okruszki, a w drewnianym pudełku na kary zostało tylko kilka kropel. Co do. Powoli podniósł wzrok na drugą sofę. Mała Resz i siedziała nie na siedzeniu, ale na oparciu. Miała na sobie zbyt dużą azirską szatę i czapkę i pogryzała kiełbaskę, którą zapakowała na wani, a która miała zostać wkrojona do kary. Trochę bez wyrazu, powiedziała. Żołnierskie racje. Lubię je. Bo sam jesteś bez wyrazu. Nie chcę, żeby posiłek odwracał uwagę, byłaś tu przez cały czas wzruszyła ramionami, nie przerywając zjadania jego posiłku. Coś wcześniej powiedziałeś o mężczyznach? Ja. Zacząłem sobie uświadamiać, że nie podoba mi się wizja skryp panujących nad losami narodów. Rzeczy, które piszą kobiety, są potężniejsze niż moje wojsko. Tak, to ma sens. Wielu chłopców boi się dziewczyn. Ja nie. Mówią, że to się zmienia w miarę dorastania, pochyliła się. Ja tam nie wiem, bo nie zamierzam dorosnąć. Już wszystko wiem. Muszę przestać jeść. Ludzie, którzy nie jedzą, nie rosną. Proste. Powiedziała to wszystko z jego jedzeniem w ustach. Proste, powtórzył Dalinar. Z całą pewnością. Zamierzam zaraz zacząć. I e, jeszcze owoce czy również się pochylił i popchnął w jej stronę dwie miseczki z suszonymi owocami, rzuciła się na nie. Dalinar odchylił się do tyłu. Ta dziewczynka wydawała się tak bardzo nie na miejscu. Choć była jasnooka, z bladymi, wyrazistymi tęczówkami, na zachodzie to nie miało tak wielkiego znaczenia. Królewskie szaty były na nią za duże. Nie kłopotała się też upinaniem włosów pod czapką. Cała komnata, a właściwie całe miasto, było uosobieniem ostentacji. Warstwa metalu pokrywała kopuły, riksze, nawet sporą część ścian tego pomieszczenia. Azirczycy mieli tylko kilka duszników, a jeden z nich słynął z tego, że tworzył brąz. Dywany i sofy pokrywały jaskrawe, pomarańczowo-czerwone wzory. Ale tejczycy lubili jednolite barwy, może z dodatkiem haftów. A Zirczycy woleli, by ich ozdoby wyglądały na dzieło malarza, który dostał ataku kichania. A pośrodku tego wszystkiego była dziewczynka, która wyglądała tak prosto. Przepływała przez te ostentacje, ale ona do niej przylegała. Słuchałam, co tam mówią jędrny tyłku, zanim tu przyszłam. Myślę, że cię odmówią, a ją palec. — Wydaje mi się, że mają całkiem sporo palców. — Nie, to taki dodatkowy, wysuszony. Wygląda, jakby należał do babci babci, ale pochodzi od cesarza. Cesarza Snoba czy coś w tym rodzaju. — Snoksila. — Ano, o niego chodzi. — Był pierwszym, kiedy mój przodek zaatakował Azimir — Dalinar westchnął. — To relikt. Azirczycy bywali zabobonni, mimo wszystkiego, co powtarzali o logice, rozprawach i kodeksach. Relikt był pewnie wykorzystywany w ich dyskusjach jako przypomnienie ostatniego razu, kiedy aletyjczycy odwiedzili Azir. Ano? Ale ja wiem tylko, że on nie żyje, więc nie musi martwić się tym... tym... odium. Małaresz i wyraźnie zadrżała. Mogłabyś pójść porozmawiać z wezyrami, powiedzieć im, że poparcie mojej koalicji to dobry pomysł. Posłuchali cię, kiedy poprosiłaś o otwarcie bramy przysięgi. Nie, posłuchali Gauksa. Staruszkowie, którzy rządzą miastem, nie bardzo mnie lubią. Dalinar chrząknął. Masz na imię Zwinka, prawda? I należysz do Głodomorów. Chodziło mi o to, do którego zakonu świetlistych rycerzy należysz, jakie moce masz. Aha, yy, tancerze krawędzi? Ślizgam się i takie tam. Ślizgasz się? To naprawdę niezła zabawa. Chyba, że na coś wpadam. Wtedy to tak nie do końca zabawa. Dalinar pochylił się i znów pożałował, że nie może pójść i porozmawiać z tymi wszystkimi głupcami i skrybami. Nie. Choć raz zaufaj komuś innemu dalinarze. Zwinka przechyliła głowę. Hm, pachniesz jak ona. Ona. Ten szalony Sprę, który mieszka w lesie, spotkałaś strażniczkę nocy. Ano, a ty? Pokiwał głową. Siedzieli skrępowani, aż dziewczynka popchnęła jedną z mis z suszonymi owocami w stronę dalinara. Wziął kawałek i przeżył, a ona wzięła kolejny. Zjedli tak całą misę i milczeli do chwili, gdy drzwi się otworzyły. Dalinar podskoczył. W wejściu stała Noura w towarzystwie innych wezyrów. Przeniosła wzrok na zwinkę i uśmiechnęła się. Wydawało się, że nie miała aż tak złego zdania o zwińce, jak sądziła dziewczynka. Dalinar wstał, czując, że przepełnia go przerażenie. Przygotował argumenty, błagania. Musieli cesarz i jego rada stwierdziła Noura. Postanowili przyjąć twoje zaproszenie, by odwiedzić Uritiru. Dalinar gwałtownie powstrzymał sprzeciw. Czy powiedziała przyjąć? Pierwszy emulu niemal dotarł do Aziru, zabrał ze sobą mędrca i z chęcią do nas dołączą. Niestety po ataku parszmenów Emul jest znacznie osłabiony. Podejrzewam, że chętnie skorzystają z każdej pomocy i z radością przyjmą tę waszą koalicję. Książę Tashiku ma w mieście ambasadora swojego brata, on również przybędzie, a wedle doniesień księżniczka Jeziru ma zamiar przybyć osobiście, by błagać o pomoc. Zobaczymy. Sądzę, iż po prostu wierzy, że w Azirze będzie bezpieczniejsza. I tak zwykle spędza tu pół każdego roku. Alm i Desz mają w mieście ambasadorów, a Liafor zawsze chętnie przyłącza się do wszystkiego, co robimy, jeśli tylko mogą zapewnić obsługę burzowych narad. Nie wypowiem się w imieniu Stenu, z nimi zawsze są problemy. Wątpię byś chciał się spotkać z królem kapłanem Tukaru, a Marat został najechany. Ale możemy zaprosić reprezentatywną próbę cesarstwa do udziału w dyskusjach. Ja Dalinar się zająknął. Dziękuję. To się naprawdę działo. Jak mieli nadzieję, Azir był podstawą. Cóż wasza żona pisze dobre rozprawy, stwierdziła noura. Drgnął. Przekonała was rozprawa na wani Niejasna. Każdy z trzech argumentów został oceniony pozytywnie, a raporty Stylen są zachęcające. Wywarły spory wpływ na naszą decyzję, ale choć pisma jasna dorównują jej reputacji, w błaganiu Lady Nawani było coś bardziej autentycznego. Jest jednym z najbardziej autentycznych ludzi, jakich znam. Dalinar uśmiechnął się głupkowato i zwykle dostaje to, czego pragnie. Pozwólcie, że odprowadzę was do bramy przysięgi. Skontaktujemy się w sprawie odwiedzin pierwszego w waszym mieście. Dalinar zabrał łączotrzcinę i pożegnał się ze zwinką, która stanęła na oparciu sofy i mu pomachała. Niebo wydawało się jaśniejsze, kiedy wezyrowie odprowadzili go do kopuły mieszczącej bramę przysięgi. Słyszał ich ożywione rozmowy, kiedy wsiadali do Riksz. Wydawało się, że kiedy już podjęli decyzję, przyjmowali ją z entuzjazmem. W drodze powrotnej milczał. Obawiał się, że może powiedzieć coś nieokrzesanego i wszystko popsuć. Kiedy weszli pod kopułę, wykorzystał okazję, by wspomnieć Nourze, że brama przysięgi mogła zostać wykorzystana, by przenieść wszystko, co się na niej znajdowało, łącznie z kopułą. Obawiam się, że to większe zagrożenie dla bezpieczeństwa, niż wam się wydawało, dokończył, kiedy dotarli do budynku sterującego. Co by się stało, gdybyśmy wybudowali konstrukcję przechodzącą przez granicę płaskowyżu? Zostałaby podzielona na dwoje? A co z człowiekiem, który stałby na nim tylko jedną nogą? Tego jeszcze nie wiemy. Dalinar włączał i wyłączał łączo-trzcinę, przekazując w ten sposób sygnał, by jasna znów przeszła przez bramę przysięgi i przeniosła go z powrotem. — Muszę przyznać, powiedziała cicho nura, gdy inni wezyrowie rozmawiali za ich plecami, nie jestem zadowolona, że zostałam przegłosowana. Jestem lojalną sługą cesarza, ale nie podoba mi się wizja waszych świetlistych dalinarze. Te moce są niebezpieczne, a starożytni świetliści w końcu zdradzili. Przekonam was, potrzebuję jedynie szansy. Brama przysięgi rozbłysła i w środku pojawiła się jasna. Dalinar z szacunkiem ukłonił się na i idąc tyłem wszedł do budynku. — Nie jesteście tym, kogo się spodziewałam, czarny cierniu — powiedziała Noura. A czego się spodziewaliście? Zwierzęcia odparła szczerze. Na wpół ludzkiego stwora wojny i krwi. Coś w tych słowach go uderzyło. Zwierzę. W jego wnętrzu poruszyły się echa wspomnień. Byłem tym człowiekiem. Zostałem jedynie pobłogosławiony wystarczająco dobrymi wzorami, by aspirować do czegoś więcej. Skinął jasna, która przeniosła miecz i przekręciła wewnętrzną ścianę, przenosząc ich do uritiru. Nawani czekała przed budynkiem. Dalinar wyszedł na zewnątrz i zamrugał w blasku słońca, a jednocześnie zmroził go górski chłód. Uśmiechnął się do niej szeroko, otwierając usta, by opowiedzieć, jak wiele zdziałała jej rozprawa. Zwierzę! Zwierzę reaguje na bodźce wspomnienia. Bijesz je, a ono dziczeje. Dalinar się potknął. Ledwie słyszał krzyki Nawani, która wołała o pomoc. Zakręciło mu się w głowie i padł na kolana, czując atak mdłości. Szarpał kamień, jęcząc i łamiąc paznokcie. Nawani. Nawani wzywała uzdrowicieli. Myślała, że został otruty, nie o to chodziło, lecz o coś o wiele gorszego. Na burze pamiętał. Wszystko opadło na niego jak ciężar tysiąca głazów. Pamiętał, co stało się z Ewi. Wszystko zaczęło się w zimnej twierdzy na wzgórzach, do których niegdyś rościło sobie prawa jach kawet, a skończyło się w szczelinie. Stratek. Jedenaście lat wcześniej. Dalinar opierał się o kamienny parapet. Jego oddech parował. W komnacie za jego placami żołnierze ustawili stół i rozłożyli na nim mapę. Widzisz to? Dalinar wskazał za okno. Tę półkę na dole. Dwunastoletni, prawie trzynastoletni, a Dolin wychylił się przez okno. Zewnętrzny mur kamiennej twierdzy wybrzuszał się na wysokości drugiej kondygnacji, co utrudniałoby wspinaczkę, ale jednocześnie zapewniał wygodny uchwyt w postaci kamiennej półki tuż pod oknem. Widzę ją. Dobrze. A teraz patrz. Dalinar machnął w stronę wnętrza komnaty. Jeden z jego strażników pociągnął za dźwignię i kamienna półka schowała się w ścianie. Poruszyła się. Wykrzyknął Adolin. Zrób tak raz jeszcze. Żołnierz spełnił jego życzenie. Za pomocą dźwigni sprawił, że pułka wysunęła się ponownie i znów zniknęła. Sprytne! Adolin jak zawsze był pełen energii. Gdyby tylko dalinar mógł ją wykorzystać na polu bitwy, nie potrzebowałby odprysków, by podbijać. Jak myślisz, dlaczego to wybudowali? spytał dalinar. Na wypadek, gdyby ktoś wspinał się po murze, mógłbyś sprawić, żeby spadł na ziemię. Dalinar pokiwał głową. Obrona przed odpryskowymi. Od upadku z takiej wysokości popękałby im pancerz, ale twierdza ma też fragmenty wewnętrznych korytarzy, które są zbyt wąskie, by móc w nich swobodnie manewrować z pancerzem i ostrzem. Dalinar się uśmiechnął. Któż wiedział, że taki klejnot ukrywał się na wzgórzach między Aletkarę, Majach, Kewet? Samotna twierdza stanowiłaby niezłą barierę, gdyby w tym miejscu wybuchła prawdziwa wojna z Wedeńczykami. Gestem kazała Dolinowi się cofnąć, po czym zamknął okno i roztarł zmarznięte dłonie. te komnatę ozdobiono jak pałacyk myśliwski i obwieszono dawno zapomnianymi trofeami z polowań na wielkoskorupy, z boku jeden z żołnierzy podsycał ogień na kominku. Bitwy z Wedeńczykami powoli się kończyły. Choć ostatnie kilka potyczek było rozczarowujących, obecność syna sprawiała mu ogromną radość. Adolin rzecz jasna nie brał udziału w walce, ale towarzyszył im na naradach taktycznych. Dalinar z początku spodziewał się, że generałów zirytuje obecność dziecka, ale małego Adolina trudno było uznać za denerwującego. Był taki przejęty, taki zainteresowany. Razem dołączyli do kilku niższych rangą oficerów przy mapie. A teraz Dalinar zwrócił się do Adolina. Zobaczymy, czy uważałeś, gdzie jesteśmy teraz? Adolin pochylił się i wskazał na mapę. To nasza nowa twierdza, którą zdobyłeś dla korony. Tu jest stara granica, gdzie była kiedyś. Tu na niebiesko jest nowa granica pokazująca tereny, które odzyskaliśmy od tych złodziejskich wedeńczyków. Zajmowali nasze ziemię przez dwadzieścia lat. Doskonale ale nie tylko ziemię zyskaliśmy. Umowy handlowe taki był sens tej dużej ceremonii, którą musieliśmy zorganizować. Ty i ten wedeński arcyksiąże w oficjalnych strojach. Zdobyliśmy prawo, by kupować tanio mnóstwo towarów. Tak. Ale to nie jest najważniejsza rzecz, którą zdobyliśmy. Adolin zmarszczył czoło. Eee, konie? Nie, synu. Najważniejszą rzeczą, którą zdobyliśmy jest legalność. Podpisując ten nowy traktat, wedeński król uznał Gawilara za prawowitego króla Aletkaru. Nie tylko obroniliśmy nasze granice, ale też zapobiegliśmy większej wojnie, gdyż Wedeńczycy uznają teraz nasze prawa do władzy i nie będą rościć swoich. Adolin pokiwał ze zrozumieniem głową. Miło było zobaczyć, jak wiele można osiągnąć w polityce i handlu, swobodnie zabijając żołnierzy tego drugiego. Ostatnie lata pełne potyczek przypomniały Dalinarowi, dlaczego żył. Co więcej, dały mu coś nowego. W młodości wojował, a później spędzał wieczory pijąc z żołnierzami. Teraz musiał wyjaśniać swoje wybory, ubierać je w słowa na potrzeby przejętego chłopca, który miał mnóstwo pytań, i spodziewał się, że Dalinar będzie znał odpowiedzi. Na burze to było wyzwanie, ale czuł się dobrze. Niewiarygodnie dobrze. Nie zamierzał powrócić do bezużytecznego życia w Holinarze, gdzie powoli niknął, chodząc na przyjęcia i wdając się w karczemne bijatyki. Dalinar uśmiechnął się i przyjął kubek ciepłego wina, jednocześnie przyglądając się mapie. Chociaż Dolin skupił się na rejonie, w którym walczyli z Wedeńczykami, jego wzrok przyciągnął inny fragment. Znajdowały się na nim zapisane ołówkiem liczby, o które prosił. Ocena stanu wojsk w Szczelinie. Winkaci eko, Ewi weszła do komnaty, drżący i obejmując się ramionami. A ja myślałam, że w środkowym aletkarze jest zimno. A Dolinie, gdzie jest twoja kurtka? Chłopiec spuścił wzrok, jakby nagle go zaskoczyło, że nie ma jej na sobie. Yy... Spojrzał na teleba, który jedynie się uśmiechnął i pokręcił głową. Biegnij, synu, powiedział dalinar. — Masz dziś lekcję geografii. — A mógłbym zostać? Nie chcę cię opuszczać. Nie mówił jedynie o tym dniu. Nadchodził moment, kiedy Adolin miał udać się do Holinaru, by szkolić się z mistrzami szermierki i uczęszczać na lekcje dyplomacji. Większość czasu spędzał z Dalinarem, ale musiał zyskać trochę ogłady w stolicy. — Idź, jeśli będziesz uważał na lekcji, jutro wybierzemy się na przejażdżkę. Adolin westchnął i zasalutował. Zeskoczył z zydla i uścisnął matkę. Nie było to aletyjskie zachowanie, ale Dalinar je tolerował. Później wybiegł na zewnątrz. Ewi podeszła do ognia. Tak zimno. Co opętało kogoś, żeby wybudować twierdzę w takim miejscu? Nie jest najgorzej. Powinnaś odwiedzić krainy lodów w porze zimy. Wy, aletyjczycy, nie rozumiecie zimna. Macie zamarznięte kości. Dalinar chrząknął w odpowiedzi i pochylił się nad mapą. Muszę podejść od południa, maszerując wzdłuż wybrzeża jeziora. Król przesyła wiadomość przez łączotrzcinę, zauważyła Ewi. Jest teraz zapisywana. Jej akcent prawie zniknął, zauważył w ostargnieniu dalinar. Kiedy siadała na krześle przy ogniu, wspierała się prawą dłonią, a bezpieczną przyciskała skromnie do pasa. Zaplatała jasne włosy waletyjskie warkocze, zamiast pozwalać, by opadały swobodnie na ramiona. Nie została dobrą skrybą w młodości nie szkoliła się w sztuce i pisaniu, jak worińskie kobiety. Poza tym nie lubiła książek i wolała swoje medytacje. Ale przez ostatnie lata bardzo się starała, a on był pod wrażeniem. Nadal skarżyła się, że za rzadko widywał się z Renarinem. Jego drugi syn nie był zdolny do walki i większość czasu przebywał w Holinarze. Ewi spędzała z nim pół roku. Nie, nie, pomyślał Dalinar, rysując glif na mapie. Wybrzeże to spodziewana trasa. W takim razie co? A tak drogą wodną przez jezioro? Musiałby sprawdzić, czy uda mu się zdobyć statki. W końcu przyszła skryba z listem króla i wszyscy obecni, poza Dalinarem i Ewi, wyszli z komnaty. Ewi zawahała się z listem w dłoni. — Chcesz usiąść czy... — Nie, czytaj. Ewi odchrząknęła. — Bracie — zaczynał się list. — Traktat został podpisany. Twoje wysiłki w Jachkewet są godne pochwały i powinien być to czas świętowania i gratulowania. I osobiście chciałbym wyrazić swoją dunę z ciebie. Wedle naszych najlepszych generałów twoje wyczucie taktyczne dojrzało i stałeś się geniuszem strategii. Sam się nigdy do nich nie zaliczałem, ale oni, jak jeden mąż, uznają cię za równego sobie. Podczas gdy ja dorosłem do bycia królem, wydaje się, że ty odnalazłeś swoje miejsce jako nasz generał. Z wielkim zainteresowaniem wysłucham twoich raportów na temat taktyki małych, ruchliwych oddziałów, którą wykorzystywałeś. Chciałbym porozmawiać z tobą osobiście na ten temat. Zaiste sam również mam ważne odkrycia, którymi chciałbym się podzielić najlepiej gdybyśmy spotkali się osobiście. Niegdyś codziennie cieszyłem się twoim towarzystwem, w tej chwili wydaje mi się, że po raz ostatni rozmawialiśmy twarzą w twarz, przed trzema laty ale przerwał dalinar trzeba zająć się szczeliną. Ewi przerwała, podniosła na niego wzrok, a później znów wpatrzyła się w kartkę. Czytała dalej. Niestety nasze spotkanie musi zaczekać jeszcze kilka burz. Choć twoje wysiłki na granicy z całą pewnością pomogły nam się umocnić, nie udało mi się zdominować ratalas i jego przywódcy renegata na drodze polityki. Muszę znów wysłać cię do szczeliny. Masz poskromić ten odłam. Wojna domowa mogłaby rozerwać aletkar na strzępy, a ja nie odważę się czekać dłużej. Szczerze mówiąc żałuję, że nie posłuchałem cię, kiedy rozmawialiśmy przed tak wielu laty, a ty chciałeś bym wysłał cię do szczeliny. Sadeas zgromadzi posiłki i dołączy do ciebie. Prześlij, proszę, wiadomość zawierającą twoją strategiczną ocenę problemu. Musisz jednak o czymś wiedzieć. Jesteśmy teraz pewni, że jeden z pozostałych arcyksiążąt, nie wiemy jednak który, popiera tanalana i jego bunt. Może mieć dostęp do odprysków. Życzę ci siły, jaką daje cel, i błogosławieństwa heroldów w tym nowym zadaniu. Z miłością i szacunkiem, Gawilar. Ewi popatrzyła na niego. Skąd wiedziałeś, dalinarze? — Siedziałeś nad tymi mapami od wielu tygodni, mapami Ziem Korony i Aletkaru. Wiedziałeś, że przydzieli ci to zadanie. — Jaki byłby ze mnie stratek, gdybym nie umiał przewidzieć kolejnej bitwy? — Miałam nadzieję, że się uspokoimy, że skończymy z zabijaniem. — A co z moim impetem? Cóż by to było za marnotrawstwo? Gdyby nie było tego problemu wratala z gawilar znalazłby inne miejsce, w którym mógłbym walczyć może znów w herdazie najlepszy generał nie może po prostu siedzieć i zbierać kremu poza tym niektórzy doradcy gawilara z całą pewnością martwili się dalinarem, jeśli ktoś był zagrożeniem dla tronu to właśnie czarny cierni zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę szacunek, który zdobył wśród generałów. Choć Dalinar przed wielu laty zdecydował, że nigdy niczego takiego nie zrobi, wielu na dworze sądziło, że królestwo byłoby bezpieczniejsze, gdyby trzymać go z dala. Nie, Ewi, naniósł kolejną notatkę. Wątpię byśmy kiedykolwiek znów osiedli w Holinarze. Pokiwał głową do swoich myśli. To był sposób dotarcia do szczeliny. Jeden z jego ruchomych oddziałów mógł otoczyć i zabezpieczyć plaże jeziora. Później mógł przenieść przez nie całą armię, atakując szybciej niż szczelina mogłaby się spodziewać. Podniósł z zadowoleniem wzrok i odkrył, że Ewi płacze. Ten widok nim wstrząsnął. Upuścił ołówek. Próbowała się powstrzymać, odwróciła się do kominka i założyła ręce na piersi, ale pociąganie nosem brzmiało równie charakterystycznie i niepokojąco jak trzask łamanych kości. Na oddech Keleka mógł stawić czoło żołnierzom i burzą spadającym głazom i umierającym przyjaciołom, ale nic podczas całego szkolenia nie przygotowało go, jak radzić sobie z tymi łagodnymi łzami. Siedem lat szepnęła. Spędziliśmy tu siedem lat, mieszkając w wozach i gospodach. Siedem lat mordów, chaosu, mężczyzn płaczących nad ranami. Poślubiłaś tak, poślubiłam żołnierza. I to moja wina, że jestem zbyt słaba, by znieść konsekwencje. Dziękuję, dalina, że. Postawiłeś sprawę wystarczająco jasno. Czuł się bezradny. Ja myślałem, że zaczynasz to lubić. Pasujesz teraz do innych kobiet. Inne kobiety? Dalinarze one sprawiają, że czuję się głupia, ale dla nich rozmowa to współzawodnictwo. Ewi uniosła ręce. Dla was, aletyjczyków, wszystko musi być współzawodnictwem. Zawsze próbujecie się jak najlepiej pokazać przed innymi. Kobiety mają tę koszmarną, niewypowiedzianą grę, w której próbują udowodnić, jakie są błyskotliwe. Pomyślałam, może jedyną odpowiedzią, by uczynić cię dumnym, jest pójść do Strażniczki Nocy i poprosić o błogosławieństwo inteligencji. Stara magia może odmienić człowieka, uczynić go wielkim. Ewi, przerwał jej Dalinar. Proszę, nie mów o tamtym miejscu i stworze. to bluźnierstwo. Tak mówisz ty, Dalinarze. Ale religia to nikogo nie obchodzi. No, oczywiście podkreślają, że ich przekonania są o wiele lepsze od moich. Ale kto się tak naprawdę przejmuje heroldami, poza używaniem ich imion jako przekleństw? Sprowadzacie żarliwców na pola bitwy tylko po to, by dusznikowali skały w zboże. W ten sposób nie musicie przerywać zabijania siebie nawzajem, nawet po to, by poszukać czegoś do jedzenia. Dalinar podszedł bliżej i usiadł na drugim krześle przy kominku. W twojej ojczyźnie jest inaczej. Wytarła oczy, a dalinar zastanawiał się, czy dostrzegła jego próbę zmiany tematu. Opowiadanie o jej rodakach często pomagało załagodzić ich kłótnie. Tak. Prawda, są tacy, którzy nie przejmują się jednością albo heroldami. Mówią, że nie powinniśmy przyjmować doktryny irialich albo worinizmu jako swojej, ale dalinarze wielu się przyjmuje. Tutaj, tutaj jedynie płacicie jakiemuś żarliwcowi, żeby spalił za was glify strażnicze. I gotowe. Dalinar odetchnął głęboko i znów spróbował. Może kiedy zajmę się buntownikami, uda mi się przekonać gawilara, żeby nie wyznaczał mi innego zadania. Moglibyśmy podróżować. Udać się na zachód do twojej ojczyzny, żebyś mógł zabijać moich rodaków? Nie. Nigdy bym zaatakowaliby cię, dalinarze. Jeśli zapomniałeś, mój brat i ja jesteśmy wygnańcami. Nie widział Tocha od dziesięciu lat, od kiedy mężczyzna udał się do Herdazu. Podobno całkiem mu się to podobało życie na wybrzeżu w towarzystwie aletyjskich, osobistych strażników. Ewi westchnęła. Już nigdy nie zobaczę zatopionych lasów. Pogodziłam się z tym. Spędzę resztę życia w tej surowej krainie, tak zdominowanej przez wiatr i zimno? Moglibyśmy udać się w jakieś ciepłe miejsce, aż do parującego oceanu, tylko ty i ja spędzić razem czas? Moglibyśmy nawet zabrać Adolina, Arenarina? Dalinarze, jeśli zapomniałeś, masz dwóch synów. Czy ty w ogóle przejmujesz się stanem tego dziecka? A może jest dla ciebie niczym, skoro nie może zostać żołnierzem? Dalinar chrząknął. Czuł się jakby ktoś uderzył go maczugą w głowę. Wstał i ruszył w stronę stołu. O co chodzi? spytała Ewi. Brałem udział w wystarczająco wielu bitwach, by od razu wiedzieć, że trafiłem na taką, której nie mogę wygrać. Czyli uciekasz? Jak tchórz. Tusz, Dalinar zbierał mapy. To mężczyzna, który odwleka niezbędny odwrót z obawy, że zostanie wyszydzony. Wrócimy do Holinaru po tym, jak zajmę się buntem w szczelinie. Obiecuję ci, że spędzimy tam przynajmniej rok. Ewi wstała. Naprawdę? Tak. Zwyciężyłaś. Ja nie czuję się tak, jakbym zwyciężyła. Witaj na wojnie, Ewi. Dalinar ruszył w stronę drzwi. Nie ma jednoznacznych zwycięstw. Jedynie takie, w których twoich przyjaciół zginęło mniej niż tamtych. Wyszedł i zatrzasnął za sobą drzwi. Odgłosy jej płaczu goniły go po schodach, a wstyd opadały wokół niego jak płatki kwiatów. Na burzę nie zasługuje na tę kobietę, prawda? Niech i tak będzie. Kłótnia była jej winą, podobnie jak jej skutki ruszył po schodach, by znaleźć generałów i kontynuować planowanie ataku na szczelinę misim. To pokolenie ma tylko jednego kowala więzi, i niektórzy uważają to za przyczynę naszych wewnętrznych podziałów. Prawdziwy problem leży jednak o wiele głębiej. Wierzę, że sam honor się zmienia. Z szuflady 24-18. Dymny kwarc. Dzień po tym, jak została brutalnie zamordowana, Szallan odkryła, że czuje się znacznie lepiej. Opuściło ją uczucie przytłoczenia i nawet groza wydawała się odległa. Pozostało jedynie to mignięcie, które widziała w zwierciadle ślad obecności niestworzonego poza płaszczyzną odbicia. Lustra w pracowni krawcowej nie wykazywały takich skłonności. Sprawdziła je wszystkie. Na wszelki wypadek wręczyła pozostałym rysunek istoty, którą zobaczyła i ostrzegła, że mają uważać. Tego dnia weszła do małej kuchni przylegającej do pracowni na tyłach. Adolin jadł kary pod płomykiem, a król Elokar siedział przy stole i z dużym zaangażowaniem coś pisał? Nie, rysował. Szalano parła delikatnie palce na ramieniu Adolina, który uśmiechnął się w odpowiedzi, co ją ucieszyło. Później obeszła stół, by spojrzeć królowi przez ramię. Rysował mapę miasta z pałacem i podwyższeniem bramy przysięgi. Nie była nawet taka zła. Ktoś widział mostowego? Spytał Elokar. Tutaj. Kaladin wszedł do pracowni. Jokska, jej mąż i służąca poszli kupić jedzenie, wykorzystując kule, które dał im Elokar. Najwyraźniej w mieście wciąż dało się kupić żywność, jeśli ktoś miał klejnoty, by za nią zapłacić. Wymyśliłem plan, jak powinniśmy postępować w tym mieście, stwierdził król. Szalan spojrzała na Adolina, który wzruszył ramionami. Co proponujecie, Wasza Wysokość? Dzięki doskonałemu zwiadowi tkaczki światła, wiemy, że moja żona została uwięziona przez swoich strażników. Nie możemy być tego pewni, Wasza Wysokość, sprzeciwił się Kaladin. Wydawało się raczej, że królowa padła ofiarą tego samego, co wpływa na zachowanie strażników. Tak czy inaczej, trzeba ją uratować. Musimy albo wślizgnąć się do pałacu po nią i małego gawinora, albo zebrać dość dużo wojska, by odbić go siłą, postukał piórem w mapę miasta. Jednak naszym priorytetem pozostaje brama przysięgi. Jasności Dawar, chciałbym, żebyś zbadała ten kult chwil, dowiedz się, jak wykorzystują podwyższenie bramy przysięgi. Jokska potwierdziła, że każdej nocy członkowie kultu rozpalali wielkie ognisko na szczycie podwyższenia, strzegli go przez cały czas. Jeśli udałoby ci się dołączyć do rytuałów, które przeprowadzają, stwierdził król, znalazłabyś się w odległości kilku stóp pod bramy przysięgi, mogłabyś wówczas przenieść cały płaskowyż do Uritiru i pozwolić, by nasze armie zajęły się kultem. Gdyby okazało się to niemożliwe, Adolin i ja w przebraniu ważnych jasnookich ze strzaskanych równin skontaktujemy się z rodami jasnookich w mieście, którzy utrzymują prywatne straże. Zyskamy ich poparcie, być może ujawnimy naszą prawdziwą tożsamość i w razie konieczności zgromadzimy armię do ataku na pałac. A ja? spytał Kaladin. Nie podoba mi się ten lazur. Zobacz, co udać i się dowiedzieć o nim samym i jego straży muru. Kaladin skinął głową i chrząknął. To dobry plan, elokarze, stwierdziła Dolin. Świetna robota. Tak prosty komplement nie powinien sprawić, by król aż tak się rozpromienił. Elokar przyciągnął nawet chwało sprena, który co ciekawe wyglądał zupełnie zwyczajnie. Ale jest coś, o czym musimy pamiętać mówił dalej Jadolin. Słyszałeś listę zarzutów tej żarliwczyni, tej, która została stracona wobec królowej. Ja. Tak. Dziesięć glifów potępiających występki Sudan, marnowanie żywności, gdy ludzie głodowali, podnoszenie podatków, a później urządzanie wystawnych przyjęć dla swoich żarliwców. Elokarze to się zaczęło na długo przed wieczną burzą. — Możemy ją spytać, kiedy będzie bezpieczna. Coś się musiało wydarzyć. Sudan zawsze była dumna i zawsze ambitna, ale nigdy zachłanna. Eloker spojrzał z ukosa na Adolina. — Wiem. Jasna uważa, że nie powinienem był jej poślubić, że Sudan za bardzo pragnęła władzy. Jasna nigdy nie rozumiała. Potrzebowałem Sudan. Kogoś, kto miał siłę odetchnął głęboko i wstał. Nie możemy marnować czasu. Plan. Zgadzacie się z nim? Podoba mi się, stwierdziła szalan. Galadin przytaknął. Jest zbyt ogólne, ale przynajmniej nakreśla podejście. Poza tym musimy wyśledzić pochodzenie ziarna w mieście. Jokska mówi, że dostarczają je jasno ale twierdzi też, że spichrze w pałacu są zamknięte. Myślisz, że ktoś ma dusznik? Spytał Adolin. Myślę, że to miasto ma zbyt wiele tajemnic. Adolin i ja przepytamy jasnookich i zorientujemy się, co wiedzą. Elokar popatrzył na szalan. Kult chwil? Zajmę się tym. I tak potrzebny mi nowy płaszcz. Znów wyślizgnęła się z budynku, jako woal. Włożyła spodnie i płaszcz, który jednak miał teraz dziurę na plecach. Iż nie udało się sprać krew, ale Woali tak chciała kupić nowy. Na razie zakryła dziurę tkaniem światła. Kroczyła ulicą z coraz większą pewnością siebie. Wuritiru wciąż próbowała, jeśli można to tak określić, porządnie włożyć płaszcz. Krzywiła się na wspomnienie odwiedzin w barach, kiedy robiła z siebie idiotkę. Nie trzeba było udowadniać, ile się może wypić, by robić wrażenie twardej, ale czegoś takiego nie mogła się nauczyć, nie nosząc płaszcza, nie żyjąc w nim. Ruszyła w stronę targowiska, gdzie miała nadzieję zrozumieć mieszkańców holinaru. Musiała wiedzieć, jak myślą, zanim mogła zrozumieć, jak powstał kult chwil, a wobec tego, jak do niego przeniknąć. Targowisko bardzo się różniło od tych w Uritiru albo nocnych targów w Carbrand. Po pierwsze, było z całą pewnością bardzo stare. Te podniszczone sklepy robiły wrażenie, jakby stały tu przed pierwszym spustoszeniem. Kamienie wygładzone dotykiem setek palców albo wgłębione naciskiem tysięcy stóp. Markizy wybielone przez upływ kolejnych dni. Ulica była szeroka i niezbyt zatłoczona. Niektóre kramy stały puste, a pozostali kupcy nie wykrzykiwali do niej, kiedy przechodziła. Wszyscy wyraźnie czuli się przytłoczeni życiem w oblężonym mieście. Jog skaszyła wyłącznie dla mężczyzn, a zresztą Woal nie chciała się przed nią ujawnić. Dlatego zatrzymała się u innej krawcowej i przymierzyła kilka nowych płaszczy. Porozmawiała z kobietą, która prowadziła rachunki, przy zajmował się jej mąż, i dostała kilka rad, gdzie mogłaby poszukać płaszcza podobnego do tego, który nosiła teraz. Ulice patrolowali żołnierze w jasno-niebieskich mundurach. Glify głosiły, że należą do rodu Velaland. Jokska opisała ich oświeconego jako mało ważnego gracza w mieście do czasu, gdy tak wielu jasnookich zniknęło w pałacu. Woal zadrżała przypominając sobie szereg ciał. A Doliny lokar byli pewni, że to szczątki dalekiego krewniaka Cholinów i jego orszaku. Mężczyzny imieniem Kawes, który często próbował zdobyć władzę w mieście. Żadnego nie zasmuciła jego śmierć, ale wciąż pozostawała tajemnica. Ponad trzydziestu ludzi udało się na spotkanie z królową, wielu potężniejszych od kawesa. Co się z nimi stało? Minęła handlarzy sprzedających typową mieszankę towarów pierwszej potrzeby i ciekawostek od ceramiki przeznaczenia po noże. Miło było zobaczyć, że tutaj żołnierze narzucili przynajmniej pewne pozory spokoju. Może zamiast skupiać się na zamkniętych kramach Woal powinna docenić, jak wiele wciąż było otwartych. W trzecim sklepie z ubraniami w końcu znalazła płaszcz, który jej się podobał. W tym samym stylu co jej stary, biały i długi, sięgający za kolana. Zapłaciła za jego zwężenie i od niechcenia spytała szwaczkę o ziarno. Odpowiedź poprowadziła ją ulicę dalej do stanowiska z ziarnem. Kiedyś był to tajleński bank. Nad wejściem wypisano po tajleńsku i kobiecym pismem słowa bezpieczne depozyty. Właściciele uciekli już dawno. Lichwiarze najwyraźniej wyczuwali zagrożenie, podobnie jak niektóre zwierzęta wyczuwały burzę wiele godzin przed jej nadejściem. Zajęli go żołnierze w jasno niebieskich mundurach, a skarbce chroniły teraz cenne ziarno. Ludzie czekali w kolejce, a z przodu żołnierze wydawali dość lawisu, by wystarczyło na podpłomyki i kaszę na jeden dzień. To był dobry znak, nawet jeśli w sposób wyraźny i bolesny przypominało sytuacji miasta. Przyklasnęłaby dobroci velalanta, gdyby nie oczywista niekompetencja jego żołnierzy. Krzyczeliby wszyscy stali w kolejce, ale nic nie robiliby zaprowadzić porządek. Mieli skrybę, która przyglądała się i pilnowała, by nikt nie podszedł dwa razy, ale nie odprawiali tych, którym wyraźnie wiodło się zbyt dobrze, by potrzebowali darmowej żywności. Woal rozejrzała się po targowisku i dostrzegła ludzi obserwujących z zakamarków porzuconych kramów biedni niechciani nędzniejsi nawet niż uciekinierzy podarte ubrania brudne twarze przyglądali się jak spreny przyciągnięte przez potężne uczucia Woal usiadła na niskim murku obok rynsztoku w pobliżu kulił się chłopiec wpatrujący się w szereg wygłodniałym spojrzeniem jedna z jego rąk kończyła się powykręcaną bezużyteczną dłonią z trzech palców pozostały jedynie kikuty, a dwa pozostałe były zniekształcone, sięgnęła do kieszeni spodni. Szallan nie nosiła jedzenia, ale woal wiedziała, jak ważne jest to, by mieć coś do rzucia. Mogła przysiąc, że przygotowując się, coś tam włożyła, znalazła kabałek mięsa, dusznikowany, ale z dodatkiem cukru dla smaku, trochę za mały, by nazwać go kiełbaską. Odgryzła kawałek a resztą pomachała w stronę ulicznika. Chłopiec ocenił ją wzrokiem, pewnie próbując domyślić się jakie ma zamiary. W końcu podkradł się bliżej, przyjął dar i wcisnął cały do ust. Czekał, patrząc z ukosa, czy nie ma więcej. Dlaczego nie staniesz w kolejce? spytała woal. Mają zasady. Trzeba być w określonym wieku, a jeśli ktoś jest za biedny, to go wyrzucają z kolejki. Z jakiego powodu? Chłopiec wzruszył ramionami. Pewnie go nie potrzebują. Mówią, że już byłem, ale to nieprawda. Wielu z tych ludzi to służący w bogatych domach, prawda? Ulicznik przytaknął. Burzowi jasno, ocy pomyślała szalen, przyglądając się. Niektórzy z biedaków zostali wyrzuceni z kolejki za takie czy inne naruszenie zasad, jak twierdził dzieciak. Inni czekali cierpliwie, bo to była ich praca. Zostali wysłani przez bogate rody pożywność. Wielu szczupłych i silnych robiło wrażenie strażników, choć nie nosili mundurów. Na burze. Ludzie wela Lanta naprawdę nie mieli pojęcia, jak to robić. A może doskonale wiedzą, co robią, pomyślała. Welaland zaś jedynie pilnuje, by miejscowi jasnoocy byli zadowoleni i gotowi poprzeć jego rządy, gdyby wiatr powiał w jego stronę. Woal zrobiło się niedobrze. Wyciągnęła kolejny kawałek mięsa dla ulicznika i zaczęła go wypytywać, jak daleko sięga wpływ wela ale dzieciak zniknął w jednej chwili. Rozdawanie ziarna się zakończyło i wielu nieszczęśliwych ludzi wykrzykiwało z rozpaczą. Żołnierze powiedzieli, że powtórzą wydawanie wieczorem i poradzili ludziom, by ustawili się w kolejce i czekali. Później bank zamknął drzwi. Skąd Wellaland brał jedzenie? Voal wstała i ruszyła dalej przez targowisko, mijając sadzawki złościosprenów. Niektóre wyglądały jak normalne kałuże krwi, inne bardziej przypominały smołę i były całkiem czarne. Pękające bomble ukazywały czerwień płonącą w ich wnętrzu jak węgielki. Zniknęły, kiedy ludzie usiedli, by czekać, a zamiast nich pojawiły się wyczerpania spreny. Jej optymizm związany z targowiskiem zniknął. Mijała kłębiące się tłumy, wyraźnie zagubione, a w oczach ludzi widziała przygnębienie. Po co udawać, że życie trwa dalej? Byli skazani na zagładę pustkowcy mieli rozszarpać to miasto, o ile po prostu nie pozwolą, by wszyscy umarli z głodu. Ktoś musiał coś zrobić. Voal musiała coś zrobić. Przeniknięcie do kultu chwil wydawało się teraz zbyt abstrakcyjne. Nie mogła zrobić czegoś bezpośrednio dla tych biedaków. Tyle tylko, że nie udało jej się nawet ocalić własnej rodziny. Nie miała pojęcia, co Mrajs zrobił z jej braćmi i nie chciała o nich myśleć. Jak miała uratować całe miasto? Przeciskała się przez tłum, szukając wolności, bo nagle poczuła się jak w potrzasku. Musiała się wydostać. Co to za dźwięk? Szalan zatrzymała się gwałtownie, odwróciła i słuchała. Na burze to niemożliwe, prawda? Ruszyła w stronę dźwięku tego głosu. Tak mówisz, mój drogi, ale wszyscy sądzą, że znają księżyce. Jak mogliby ich nie znać? Co noc żyjemy pod ich spojrzeniem? Znamy je dłużej od naszych przyjaciół, żon, dzieci, a jednak, a jednak. Szalan przecisnęła się przez kłębiący się tłum i odkryła, że mężczyzna siedzi na niskim murku otaczającym burzową cysternę. Przed nim stał metalowy piecyk, z którego unosiły się wąskie smuszki dymu kłębiące się na wietrze. Miał na sobie, co dziwne, mundur żołnierza w barwach Sadeasa, z rozpiętym płaszczem i kolorowym szalem na szyi. Wędrowiec. Ten, którego zwali królewskim trefnisiem. Ostre rysy i nos, kruczo -czarne włosy. Był tutaj. — Wciąż pozostają historie do opowiedzenia. Trefniś poderwał się na równe nogi. Nieliczni zwracali na niego uwagę. Dla nich był tylko kolejnym ulicznym sztukmistrzem. Wszyscy wiedzą, że Misim jest najsprytniejszą z księżyców, choć jej siostra i brat są zadowoleni, mogąc władać na niebie i błogosławić ziemię poniżej swoim blaskiem, Misim zawsze szuka okazji, by uniknąć obowiązków. Rzucił coś na piecyk i w powietrzu pojawiła się chmura jaskrawo zielonego dymu w barwie Misim, trzeciego i najwolniejszego z księżyców. Ta opowieść dzieje się w czasach Tsa, mówił dalej Trefniś, największej królowej Natanatanu przed upadkiem tego królestwa. Natanowie obdarzeni wielką godnością i urodą słynęli na całym Roszarze. Gdybyście żyli w tamtych czasach, postrzegalibyście wschód jako krainę wielkiej kultury, nie pustkowie. Królowa Tsa, jak bez wątpienia słyszeliście, była architektem. Projektowała dla swojego miasta wysokie wieże, budowane, by wznosić się coraz wyżej ku niebu. Pewnej nocy Tsa odpoczywała w swojej największej wieży, ciesząc się widokiem. I wtedy właśnie misi, ta sprytna księżyc, przypadkiem przesuwała się po niebie w pobliżu. Tej nocy księżyce były wielkie, a jak wszyscy wiedzą, w takie noce księżyce zwracają szczególną uwagę na działania śmiertelnych. Wielka królowo, zawołała Misim, wybudowałaś w swym wspaniałym mieście takie piękne wieże. Oglądam je z przyjemnością każdej nocy, kiedy je mijam. Tref rzucił proszek na piecyk, tym razem w grudkach, które sprawiły, że w górę wzniosły się dwie smugi dymu: jedna biała, jedna zielona szalan podeszła bliżej patrząc jak zwija się dym odwiedzający targowisko zwolnili kroku i zaczęli się gromadzić trefniś wsunął dłonie w smugi dymu poruszając nimi tak że dym kłębił się i zwijał sprawiając wrażenie zielonego księżyca obracającego się w samym środku Królowa Tsa dobrze wiedziała o przebiegłości Mishim. Natanowie nigdy nie darzyli jej wielką sympatią. Z szacunkiem odnosili się raczej do wielkiego Nomona. Ale księżyca nie można ignorować. — Dziękuję, o wielka niebiańska! — zawołała Tsa. — Nasi inżynierowie trudzą się bez ustanku, by wybudować najwspanialsze z ludzkich osiągnięć sięgają niemal do mojej krainy, odkrzyknęła Miszim. Można by się zastanawiać, czy nie próbujecie do niej dotrzeć. Nigdy, o wielka niebiańska, moim królestwem jest ta ziemia, a niebo jest twoim. Trefniś uniósł wysoko ręce, nadając białej smudze kształt prostej kolumny. Jego druga ręka zakręciła ponad nią zielenią, jak wirem, wieża i księżyc. To nie może być naturalne, prawda? Pomyślała szalan. Czy to tkanie światła? Nie widziała jednak burzowego światła. W tym, co robił, było coś bardziej organicznego. Nie mogła z całą pewnością stwierdzić, że to nadnaturalne. Jak zawsze Misim miała plan. Nie znosiła tego, że co noc wisi na niebie, zdala od roków świata poniżej i przyjemności znanych tylko ludziom. Następnej nocy Misim znów mijała królową Tsa. Wielka szkoda, powiedziała Misim, że nie możesz zobaczyć z bliska konstelacji. Są bowiem zaiste pięknymi klejnotami, oszlifowanymi przez najdoskonalszych jubilerów. Zaiste szkoda, odparła Tsa, ale wszyscy wiedzą, że tak wzniosły widok wypaliłby oczy śmiertelnika. Następnej nocy, misz znów spróbowała. Wielka szkoda, powiedziała, że nie możesz porozmawiać z gwiazdosprenami. Opowiadają bowiem zachwycające historie. Zaiste szkoda, zgodziła się tsa. Ale wszyscy wiedzą, że język niebios doprowadziłby śmiertelnika do szaleństwa. Kolejnej nocy Mishim spróbowała po raz trzeci — wielka szkoda, że nie możesz zobaczyć urody swojego królestwa z góry, gdyż kolumny i kopuły twojego miasta są świetliste. Zaiste szkoda — zgodziła się tsa — ale te widoki przeznaczone są dla wielkich w niebiosach i bluźnierstwem byłoby, gdybym ujrzała je sama. Trefniś rzucił na piecyk kolejny proszek, który wydzielał złocisto-żółty dym. Wokół niego zdążyły się zgromadzić dziesiątki ludzi. Rozsunął dłonie, a wtedy dym rozpłynął się na boki. Zaraz jednak znów zaczął się wznosić w smugach wyglądających jak wieże. — Miasto? Wciąż kręcił jedną dłonią, tworząc krąg z zielonego dymu, który popchnął nad złocisto-żółte miasto. To było niezwykłe i Szallan odkryła, że stoi z otwartymi ustami. To był obraz, który żył. Trefniś spojrzał w bok, gdzie zostawił torbę. Wzdrygnął się. Szalan patrzyła z przechyloną głową, jak odzyskuje panowanie nad sobą, i tak szybko powraca do historii, że łatwo było przegapić jego potknięcie. Ale teraz, kiedy mówił, uważnie wpatrywał się w widownię. Misz im jeszcze nie skończyła. Królowa była pobożna, ale księżyc była przebiegła. Wam pozostawię decyzję co jest potężniejsze czwartej nocy, kiedy misim miała królową spróbowała innego podstępu tak powiedziała misim twoje miasto jest wspaniałe, co widzi z góry jedynie bóg i dlatego to tak bardzo ale to bardzo smutne, że jedna zwierz ma skazę na dachu. Trefniś machnął ręką, niszcząc linie dymu, które tworzyły miasto. Pozwolił, by dym się rozproszył, gdy wyczerpały się rzucone przez niego proszki, wszystkie poza zieloną smugą. — Co takiego? — spytała tsa. — Skaza na wieży? Której? — To jedynie niewielka skaza, odparła miszim. Nie pozwól, by cię to martwiło. Doceniam wysiłek, jaki twoi rzemieślnicy, choćby i niekompetentni, włożyli w pracę. Ruszyła dalej w drogę, ale wiedziała, że pochwyciła królową. I w rzeczy samej następnej nocy piękna królowa czekała na balkonie. O wielka w niebiosach! zawołała tsa. — Sprawdziliśmy dachy i nie możemy odnaleźć niedoskonałości. Proszę, proszę, powiedz mi, która to wieża, bym mogła ją zburzyć. Nie mogę powiedzieć. Bycie śmiertelnikiem oznacza posiadanie skaz, a oczekiwanie od was doskonałości byłoby niewłaściwe. Te słowa sprawiły jedynie, że kulowa zaczęła się jeszcze bardziej martwić. Następnej nocy spytała o wielka z nieba, czy istnieje sposób, bym mogła odwiedzić niebiosa? Zamknę uszy na opowieści gwiazdosprenów i odwrócę wzrok od konstelacji. Będę patrzeć jedynie na niedoskonałe dzieła moich poddanych, nie widoki przeznaczone dla was, bym mogła na własne oczy zobaczyć, co musi zostać naprawione. Prosisz o rzecz zakazaną, odparła Mishim, gdyż musiałybyśmy zamienić się miejscami i mieć nadzieję, że Nomon nie zauważy. Powiedziała to z wielką radością, ale ukrytą. Ta prośba bowiem była właśnie tym, czego pragnęła. Będę udawać, że jestem tobą, obiecała tsa, i będę robić wszystko, co ty robisz. Kiedy skończę, zamienimy się z powrotem, a Nomon nigdy się nie dowie. Trefniś uśmiechnął się szeroko. I tak oto księżyc i kobieta zamieniły się miejscami. Jego entuzjazm był zaraźliwy i szalan odkryła, że się uśmiecha. Trwała wojna, miasto upadało, a ona chciała jedynie wysłuchać historię do końca. Trefniś wykorzystał proszki, by stworzyć cztery różne smugi dymu. Niebieską, żółtą, zieloną i jaskrawo-pomarańczową. Złączył je ze sobą w oszałamiającym wirze odcieni. A kiedy pracował, spojrzenie jego niebieskich oczu padło na szallan. Zmrużył je, a jego uśmiech stał się przebiegły. Właśnie mnie rozpoznał, uświadomiła sobie. Wciąż noszę twarz woal, ale skąd. skąd on wiedział? Kiedy skończył łączyć barwy, księżyc stał się biały, a samotna prosta wieża, którą stworzył, unosząc dłoń w dymie, była bladozielona. Misim zeszła między śmiertelników, ogłosił, a tsa wspięła się na niebiosa, by usiąść w miejscu księżyca. Misz im spędziła pozostałe godziny nocy, pijąc, przyjmując zaloty, tańcząc, śpiewając i robiąc wszystkie rzeczy, które oglądała z daleka. Przez kilka godzin wolności żyła gorączkowo. Właściwie była tak pochłonięta, że zapomniała powrócić, a wschód słońca ją zaskoczył pośpiesznie wspięła się na wysoką wieżę królowej ale ca już zaszła a noc minęła misz im poznała teraz nie tylko uroki śmiertelności ale i troski Dzień minął jej w wielkim niepokoju. Wiedziała bowiem, że tsa została uwięziona z jej mądrą siostrą i poważnym bratem, spędzając dzień w miejscu, w którym księżyce odpoczywały. Kiedy nadeszła noc, im ukryła się w wieży, spodziewając się, że salas złaja ją za jej rządze. Jednakże salas minęła ją bez słowa. Z pewnością, kiedy wzejdzie nomon, ostro zbesztają za jej głupotę, a jednak nomon minął ją bez słowa. W końcu psa wzeszła na niebie, a miszim zawołała do niej królowo psa, śmiertelna, co się stało? Moje rodzeństwo nie odezwało się do mnie, czyżbyś uniknęła odkrycia? Nie, twoje rodzeństwo od razu rozpoznało we mnie oszustkę. W takim razie zamieńmy się szybko miejscami, abym mogła opowiedzieć im kłamstwa i ich udobruchać. Już są udobruchani, uważają, że jestem urocza. Spędziliśmy godziny dnia, ucztując. Ucztując? Rodzeństwo nigdy wcześniej z nią nie ucztowało. Śpiewaliśmy razem słodkie pieśni. Pieśni? Rodzeństwo nigdy wcześniej z nią nie śpiewało. Na górze jest naprawdę cudownie, stwierdziła tsa. Gwiazdospreny opowiadają zadziwiające historie, jak obiecywałaś, a konstelacje klejnotów z bliska wyglądają wspaniale. Tak, uwielbiam te historie i te widoki. Sądzę, powiedziała córka, mogę tu zostać. Trefniś pozwolił, by dym się rozpłynął, aż pozostała jedynie samotna zielona smuga, która kurczyła się i niemal zniknęła. Kiedy się odezwał, mówił cicho. Misim poznała teraz kolejne ludzkie uczucie stratę. Księżyc wpadła w panikę myślała o wspaniałym widoku z tak wysoka, skąd mogła widzieć wszystkie krainy i czerpać przyjemność, choćby z daleka z ich sztuki, budowli i pieśni, przypominała sobie życzliwość nomona i troskliwość Salas. Trefniś stworzył wir białego dymu i popchnął go powoli na lewo. Nowy księżyc tsa chylił się ku zachodowi. — Zaczekaj — zawołała Mishim — zaczekaj tsa, nie dotrzymałaś słowa. Rozmawiałaś z gwiazdosprenami i patrzyłaś na konstelację. Trefniś pochwycił dłonią krąg z dymu i jakimś sposobem sprawił, że zatrzymał się i wirował w miejscu. No, powiedział, że mogę, wyjaśniła tsa, i nie stała mi się krzywda, ale i tak złamałaś słowo, wykrzyknęła Mishim. Musisz wracać na ziemię, śmiertelna, gdyż nasza umowa już nie obowiązuje. Trefniś pozwolił, by księżyc zawisł w miejscu. I zniknął. Ku nieskończonej uldze Misim tsa ustąpiła. Królowa zeszła na wieżę, a wspieła wspięła się na niebo. Z wielką przyjemnością opadła w stronę horyzontu. Jednakże tuż przed zajściem usłyszała pieśń. Co dziwne, trefniś dodał do piecyka wąską smuszkę niebieskiego dymu. To była pieśń śmiechu i piękna. Pieśń, której Misim nigdy wcześniej nie słyszała. Długo jej nie rozumiała, aż wiele miesięcy później przesuwała się nocą po niebie i znów ujrzała królową na wieży, trzymającą dziecko o lekko niebieskiej skórze. Nie rozmawiały, ale Misz im wiedziała: królowa ją oszukała. Tsa chciała spędzić jeden dzień w niebiosach, by przez jedną noc poznać nomona. Urodziła syna o bladoniebieskiej skórze w kolorze samego nomona syna zrodzonego z Bogów, który miał poprowadzić jej lud do chwały syna niosącego chwałę niebios i dlatego po dziś dzień mieszkańcy natanatanu mają skórę w lekko niebieskim odcieniu i dlatego misim choć wciąż była przebiegła nigdy więcej nie opuściła swojego miejsca. Co najważniejsze, to opowieść o tym, jak księżyc poznał jedną rzecz, którą wcześniej znali tylko śmiertelnicy. Stratę. Ostatnia linia niebieskiego dymu skurczyła się i zniknęła. Trefniś nie ukłonił się w oczekiwaniu na oklaski, ani nie poprosił o napiwki. Usiadł na murku, który był jego sceną i wydawał się wyczerpany. Ludzie czekali oszołomienia, aż kilku zaczęło wołać o więcej. Trefniś milczał. Znosił ich prośby, błagania, a później przekleństwa. Widownia zaczęła się powoli rozchodzić. W końcu stała przed nim jedynie szallan. Trefniś uśmiechnął się do niej. Dlaczego ta opowieść? spytała. Dlaczego teraz? Ja nie daję znaczeń, dziecko. Powinnaś już to wiedzieć. Ja jedynie opowiadam historię. Była piękna. Tak. Brakuje mi fletu, dodał po chwili. Czego? Zeskoczył i zaczął zbierać swoje rzeczy. Szalan prześlizgnęła się do przodu, zajrzała do jego torby i dostrzegła niewielki zakręcony słoik, w większości czarny, choć część zwrócona w jej stronę była biała. Trefniś zatrzasnął torbę. — Chodź. Wyglądasz na kogoś, komu dobrze zrobi kupienie mi czegoś do jedzenia. Celuj w słońce Moje badania dotyczące kognitywnych odbić sprenów w wieży okazały się głęboko pouczające. Niektórzy sądzili, że rodzeństwo celowo oddaliło się od ludzi — ale mnie udało się odnaleźć zaprzeczenie dla tej teorii. Z szuflady jeden, jeden. Pierwsza cyrkonia. Trefniś zaprowadził Szallan do przysadzistej gospody, tak porośniętej kremem, że robiła wrażenie wyrzeźbionej w glinie. W środku fabrialowy wiatrak wisiał nieruchomo pod sufitem. Uruchomienie go przyciągnęłoby te dziwne, krzyczące spreny. Mimo umieszczonych na zewnątrz dużych szyldów informujących o sprzedaży czołty, lokal był pusty. Ceny sprawiły, że szalan uniosła brwi, ale z kuchni dochodziły kuszące wonie. Karczmarz był niskim, korpulentnym, ale tyjczykiem o tak dużym brzuszysku, że wyglądał jak jajo czula. Skrzywił się na widok trefnisia. Ty! pokazał na niego palcem. Bajarzu, miałeś przyciągać klientów, powiedziałeś, że miejsce będzie pełne. Mój despotyczny suwerenie, sądzę, że źle mnie zrozumieliście, Trefniś złożył skomplikowany ukłon. Powiedziałem, że wy będziecie pełni i tak też jest. Nie powiedziałem czego, gdyż nie chciałem skalać swojego języka. Gdzie są moi klienci głupcze? Trefniś zrobił krok w bok i wskazał na szallan. Patrzcie o potężny i straszliwy królu, zwerbowałem wam poddaną. Karczmarz zmrużył oczy. Czy ona zapłaci? Tak, trefniś uniósł sakiewkę szallan i zajrzał do środka. Pewnie zostawi też napiwek. Zaskoczona szallan zaczęła obmacywać kieszenie na burze przez większość dnia trzymała rękę na sakiewce. W takim razie weźcie prywatną komnatę, polecił karczmarz. I tak nikt z niej nie korzysta. Głupi Bart dziś wieczorem oczekuje od ciebie dobrego występu. Trefniś z westchnieniem, rzucił szalan jej sakiewkę. Podniósł torbę i piecyk, po czym zaprowadził ją do komnaty obok głównej sali jadalnej. Kiedy wprowadzał ją do środka, uniósł pięść w stronę gospodarza. Dość już mam twojego ucisku, tyranie zadbaj dziś wieczorem o wino, bo rewolucja będzie szybka, mściwa i upojona. Zamknął za sobą drzwi i pokręcił głową. Ten człowiek naprawdę powinien już się domyślić. Nie mam pojęcia, dlaczego wciąż mnie znosi. Postawił piecyki, torbę przy ścianie, po czym usadowił się przy stole. Odchylił do tyłu na krześle i położył nogi na siedzeniu obok. Szallan usiadła o wiele bardziej elegancko. Wzór ześlizgnął się z jej płaszcza na blat stołu. Trefniś nie zareagował na sprena. Komnata była przyjemna, zmalowaną boazerią na ścianach i skałoponkami na półce w pobliżu okna. Na stole leżał nawet żółty, jedwabny obrus. Pomieszczenie było wyraźnie prywatną jadalnią dla jasnookich, podczas gdy podejrzani Ciemnoocy jedli w głównej sali. Ładna iluzja, stwierdził trefniś. — Dobrze sobie poradziłaś z tyłem głowy. Ludzie zawsze mają z nim problem, ale wyszłaś z roli. Chodzisz jak sztywna jasnooka, co w tym kostiumie wygląda absurdalnie. Z płaszczem i kapeluszem poradzisz sobie dopiero wtedy, gdy będziesz je traktować, jakby do ciebie należały. Wiem. Skrzywiła się. To wcielenie odeszło, kiedy mnie rozpoznałeś. Wielka szkoda, że masz ciemne włosy. Twoje naturalne rude wyglądałyby uderzająco na tle białego płaszcza. To przebranie ma nie przyciągać aż tak wielkiej uwagi. Spojrzał na kapelusz, który położyła na stole. Szalan się zarumieniła. Czuła się jak dziewczyna nerwowo pokazująca pierwsze rysunki swojej nauczycielce. Karczmarz wszedł z trunkami. Łagodnym, pomarańczowym, bo było jeszcze wcześnie. Dziękuję, mój suwerenie. Przysięgam, że skomponuję kolejną pieśń o tobie. Taką bez licznych nawiązań do rzeczy, które pomyliłeś z młodymi panienkami. Burzowy głupiec! Mężczyzna postawił napitki na stole i nie zauważył, że spod jednego wyślizgnął się wzór. Karczmarz wyszedł pośpiesznie i zamknął za sobą drzwi. "Jesteś jednym z nich? wyrzuciła z siebie szalan. Jesteś heroldem, trefnisiu? Wzór zabrzęczał cicho. Niech mnie nie niebiosa bronią. Nie jestem dość głupi, by znów się wplątać w religię. Ostatnie siedem prób było całkowitymi katastrofami. Wydaje mi się, że jeden Bóg nadal przez pomyłkę oddaje mi cześć. Spojrzała na niego z ukosa." Nigdy nie umiała ocenić, które z przesadzonych twierdzeń Trefnisia miały coś znaczyć, a które miały jedynie dezorientować i odwracać uwagę. To czym jesteś? Niektórzy w miarę jak się starzeją, stają się bardziej życzliwi. Nie jestem jednym z nich, gdyż widziałem jak kosmere potrafi potraktować niewinnych, a to pozbawiło mnie skłonności do dobroci. Niektórzy, w miarę jak się starzeją, stają się mądrzejsi. Nie jestem jednym z nich, gdyż nigdy nie mogłem dojść do porozumienia z mądrością, a jeszcze nie nauczyłem się języka, którym ona się posługuje. Niektórzy, w miarę jak się starzeją, stają się bardziej cyniczni. Całe szczęście nie jestem jednym z nich. Gdyby tak było, nawet powietrze owinęłoby się wokół mnie, wysysając wszelkie uczucia i pozostawiając jedynie pogardę. Postukał w stół. Inni. Inni w miarę jak się starzeją, stają się jedynie dziwniejsi. Obawiam się, że jestem jednym z nich. Jestem kośćmi obcego gatunku, wysychającymi na równinie, która bardzo dawno temu była morzem. Ciekawostką, może przypomnieniem, że dawniej nie wszystko wyglądało tak jak teraz. Jesteś stary, tak? Nie jesteś Heroldem, ale jesteś równie stary jak oni. Trefniś zsunął nogi z krzesła i pochylił się, patrząc jej w oczy. Uśmiechnął się ciepło. Dziecko, kiedy oni byli niemowlętami, ja już przeżyłem dziesiątki żywotów. Stary to słowo, którego używamy w odniesieniu do znoszonych butów. Ja jestem czymś zupełnie innym. Zadrżała, patrząc w te niebieskie oczy. W ich wnętrzu tańczyły cienie kształty poruszały się i znikały w czasie głazy zmieniały się w pył góry stawały się wzgórzami rzeki zmieniały bieg morza przeobrażały się w pustynie na burze szepnęła kiedy byłem młody tak złożyłem przysięgę szallan pokiwała głową i patrzyła na niego szeroko otwartymi oczami Powiedziałem, że zawsze będę tam, kiedy będę potrzebny. I byłeś? Tak, wypuściła powietrze. Okazuje się, że powinienem być dokładniejszy, bo tam, formalnie rzecz biorąc, jest wszędzie. Ono. co takiego? Jeśli mam być szczery, tam okazało się jak na razie przypadkową lokalizacją, która nikomu się nie przyda. Szalan się zawahała. W jednej chwili wszystko, co wyczuwała w trefnisiu, zniknęło. Znów opadła na siedzisko. Dlaczego spośród wszystkich ludzi rozmawiam właśnie z Tobą? Szalan! W jego głosie brzmiało przerażenie. Gdybyś rozmawiała z kimś innym, ten ktoś nie byłby mną. Tak się składa, że znam sporo ludzi, którzy nie są Tobą, trefnisiu. Niektórych nawet lubię. Bądź ostrożna. Ludzie, którzy nie są mną, mają skłonność do przypadkowych ataków szczerości. I to coś złego? Oczywiście. Szczerość to słowo, którego używają ludzie, uzasadniając chroniczną nudę. Cóż? Ja lubię szczerych ludzi, szalan, uniosła kubek. To urocze, jak zaskoczeni się wydają, kiedy zrzuca się ich ze schodów. A to już niemiłe. Nie powinnaś zrzucać ludzi ze schodów tylko dlatego, że są nudni. Ludzi zrzuca się ze schodów za to, że są głupi. A jeśli są szczerzy i głupi, wtedy należy uciekać. — Ja lubię się z nimi kłócić. Sprawiają, że wydaje się bystra, a wef jedna wie, że potrzebuje pomocy. — Nie, nie, nigdy nie powinnaś debatować z idiotą szalan, podobnie jak nie używa się najlepszego miecza do rozsmarowywania masła. — Ależ ja jestem uczoną. Lubię rzeczy o ciekawych właściwościach, a głupota jest wyjątkowo interesująca. Im dłużej się ją bada, tym dalej ucieka. A jednak im więcej się jej uzyskuje, tym mniej się ją rozumie. Trefniś pociągnął łyk wina. Prawda, w pewnym stopniu. Czasem jednak trudno ją dostrzec i własnej się nie dostrzega, podobnie jak własnego smrodu. Ale owszem, jeśli wziąć dwóch mądrych ludzi, w końcu odnajdą łączącą ich głupotę, a przez to staną się idiotami. Jak dziecko rośnie, kiedy się je karmi. Jak modna suknia. W młodości może być urocza, ale na starych wygląda wyjątkowo paskudnie. I choć jej cechy mogą być wyjątkowe, głupota jest przerażająco powszechna. Głupich ludzi jest w sumie tyle samo co mieszkańców planety. Plus jeden. Plus jeden? powtórzyła szalan. Sadeas liczy się podwójnie. Eee, on nie żyje, trefnisiu. Mężczyzna się wyprostował. Co takiego? Ktoś go zamordował. No nie wiemy kto. Śledczy Aladara wciąż szukali winnego, ale kiedy Szallan opuszczała wieżę, śledztwo odkwiło w martwym punkcie. Ktoś wykończył starego Sadeasa, a ja to przegapiłem? A co byś zrobił, pomógł mu? Na burze nie przyklasnąłbym. Szallan uśmiechnęła się i odetchnęła głęboko. Jej włosy wróciły do rudego odcienia, pozwoliła by iluzja się rozpłynęła. się dlaczego jesteś tutaj, w mieście? Nie jestem do końca pewien. Proszę, czy mógłbyś odpowiedzieć? Próbowałem, szczerze. Wiem, gdzie powinienem się znaleźć szalan, ale nie zawsze, co powinienem tam zrobić. Postukał w stół. A dlaczego ty tu jesteś? Aby otworzyć bramę przysięgi, uratować miasto. Wzór zabrzęczał. Wzniosłe cele. A po co są cele, jeśli nie po to, by skłonić do zrobienia czegoś wzniosłego? Tak, tak, celuj w słońce. Wtedy, jeśli nie trafisz, twoja strzała przynajmniej spadnie daleko i zabije kogoś, kogo najprawdopodobniej nie miałaś okazji poznać. W tej właśnie chwili Karczmasz wszedł do środka z jedzeniem. Szalan nie czuła się szczególnie głodna. Widok tych wszystkich głodujących ludzi na zewnątrz odebrał jej apetyt. Na talerzykach leżały kruche ciastka z dusznikowanego ziarna ozdobionej jednym duszonym kremlikiem z gatunku nazywanego skrip, z płaskim ogonem, parą dużych szczypiec i długimi czułkami. Jedzenie kremlików nie było czymś niezwykłym, jednak trudno je nazwać wyszukanym posiłkiem. Jedyną różnicą między ich posiłkami był sos, jej słodki, a jego korzenny, choć on miał sos w kubku obok. Brakowało żywności, a kuchnia nie przygotowywała osobno męskich i kobiecych potraw. Karczmarz zmarszczył czoło na widok jej włosów, pokręcił głową i wyszedł. Szalan odniosła wrażenie, że mężczyzna zdążył się przyzwyczaić do dziwactw w otoczeniu trefnisia. Spojrzała z góry na jedzenie. Może mogłaby je komuś oddać. Komuś, kto zasługiwał na niej bardziej od niej. Jedz, trefniś wstał i podszedł do małego okna. Nie marnuj tego, co dostałaś. Niechętnie wypełniła jego polecenie. Potrawa nie była szczególnie dobra, ale nie była też niesmaczna. A ty nie zjesz? Jestem dość bystry, by nie kierować się własnymi radami. Dziękuję za troskę. Wydawał się rozproszony. Na zewnątrz przechodziła procesja kultu chwil. Chcę się nauczyć, jak być taką jak ty. Szalan poczuła się głupio, kiedy to powiedziała. Wcale nie. Jesteś zabawny, czarujący i. Tak, tak. Jestem tak burzowo sprytny, że w połowie przypadków sam nie nadążam za własnymi słowami i zmieniasz rzeczy trefnisiu kiedy przybyłeś do mnie do jachkewet, zmieniłeś wszystko chciałabym umieć dorobić chciałabym być zdolna zmieniać świat mężczyzna sprawiał wrażenie że nie jest zainteresowany posiłkiem czy on w ogóle je zastanawiała się a może jest jak jakiś rodzaj sprena kto przybył z tobą do miasta Kaladina, na dolinę Lokar, kilku naszych służących. Król Elokar, tutaj, jest zdecydowany uratować miasto. Przez większość czasu Elokar ma problem z uratowaniem własnej godności, nie wspominając już o miastach. Lubię go, mimo jego elokarowatości. Pewnie z czasem można go polubić, jak niektóre potrawy. On naprawdę stara się postępować właściwie. Powinieneś posłuchać, jak o tym mówi, chcę zostać zapamiętany jako dobry król. Próżność. A ciebie wcale nie obchodzi, jak zostaniesz zapamiętany? Sam siebie pamiętam i to wystarczy. Elokar jednak przejmuje się niewłaściwymi rzeczami. Jego ojciec nosił prostą koronę, bo nie potrzebował przypomnienia o swoim autorytecie. Elokar nosi prostą koronę, bo się boi, że gdyby założył coś bardziej wyszukanego, ludzie patrzyliby na nią, a nie na niego. Nie chce konkurencji. Trefniś przerwał kontemplowanie paleniska i komina. Chcesz zmienić świat, szalan. I dobrze. Ale bądź ostrożna. Świat był wcześniej. Jest od ciebie starszy. Jestem świetlistą, szalan włożyła do ust kolejny kęs kruszącego się słodkiego chleba. Ratowanie świata mam w obowiązkach. W takim razie rób to mądrze. Istnieją dwa rodzaje ważnych ludzi szallan. Ci, którzy kiedy w ich stronę toczy się głaz czasu, stają przed nimi i wyciągają ręce. Przez całe życie mówiono im, że są wielcy. Zakładają, że nawet świat nagnie się do ich kaprysów, jak to robiła ich niańka, kiedy przynosiła im nowy kubek mleka. Ci ludzie zostają zmiażdżeni. Inni ludzie stają z boku, kiedy mija ich głaz czasu, ale od razu mówią widzicie, co zrobiłem sprawiłem, że głaz potoczył się w tamtą stronę, nie zmuszajcie mnie, żebym to powtórzył. Przez tych ludzi zostają zmiażdżeni wszyscy inni. Czy istnieje trzeci rodzaj ludzi? Spytała szalan. Tak, ale jakże rzadki. Ci ludzie wiedzą, że nie powstrzymają głazu, dlatego maszerują obok niego, badają go i nie śpieszą się, a później popychają go bardzo lekko, by zmienić jego bieg. Ci ludzie. Cóż, ci ludzie rzeczywiście zmieniają świat. I oni mnie przerażają, ludzie bowiem nigdy nie sięgają wzrokiem tak daleko, jakim się wydaje. Szalan zmarszczyła czoło i spojrzała na pusty talerz. Nie myślała, że jest głodna, ale kiedy zaczęła jeść, trefnisz przeszedł obok i z winnym gestem zabrał jej talerz, po czym wymienił na swój własny, pełny. — Trefnisiu, nie mogę tego zjeść. — Nie bądź wybredna. Jak uratujesz świat, jeśli się zagłodzisz? — Wcale się nie zagłodzę — odgryzła mały kęs, żeby zrobić mu przyjemność. — Brzmisz, jakby moc, by zmienić świat, była czymś złym. Zły nie. Wstrętnym, przygnębiającym, koszmarnym posiadanie mocy to przerażający ciężar. Najgorsza rzecz, jaką można sobie wyobrazić, jeśli pominąć wszystkie inne możliwości, odwrócił się i wpatrzył w nią. Czym jest dla ciebie moc szallan? To szallan rozcięła kremlika, oddzielając skorupę. To, co powiedziałam wcześniej, zdolność, by zmieniać różne rzeczy. Różne rzeczy? Życie innych ludzi. Moc to zdolność sprawienia, by życie ludzi wokół mnie stało się lepsze lub gorsze. I twoje własne oczywiście też. Ja się nie liczę. A powinnaś. Bezinteresowność to Worińska cnota. Zapomnij. Masz swoje życie szalan, ciesz się nim, pij z tego, co proponujesz, oddać wszystkim innym. To właśnie robię. Ty rzeczywiście się dobrze bawisz. Lubię żyć tak, jakby każdy dzień był moim ostatnim. Szalan kiwnęła głową. A kiedy to mówię, chodzi mi o leżenie w kałuży własnego moczu i wołanie do pielęgniarki, by przyniosła mi jeszcze budyniu. Szalan niemal udławiła się kęsem kremlika. Jej kubek był pusty, ale trefniś podszedł i wcisnął jej w dłoń swój. Wypiła jego zawartość. Moc to nóż! Trefniś wrócił na swoje miejsce. Straszliwy, niebezpieczny nóż, którym nie można się posługiwać, nie raniąc przy okazji siebie. Robimy sobie żarty z głupoty, ale w rzeczywistości większość ludzi nie jest głupia. Wielu jest po prostu sfrustrowanych tym, jak mało panują nad własnym życiem. Szaleją, czasami w spektakularny sposób. Kult chwil rzekomo twierdzą, że widzą nadchodzący przeobrażony świat. Strzeż się każdego, kto twierdzi, że jest zdolny widzieć przyszłość szalan. Rzecz jasna oprócz Ciebie. Nie mówiłeś, że umiesz dostrzec, gdzie powinieneś się znaleźć? Strzeż się każdego, powtórzył z naciskiem, kto twierdzi, że jest zdolny widzieć przyszłość, Shallan. Wzór falował na stole, nie brzęczał, jedynie szybciej zmieniał postać, błyskawicznie przybierając nowe kształty. Shallan przełknęła. Ku jej zaskoczeniu stojący przed nią talerz znów był pusty. Kult kontroluje podwyższenie bramy przysięgi, powiedziała. Wiesz, co tam robią każdej nocy? Ucztują, odparł cicho trefniś, i bawią się, są wśród nich dwie ważne grupy. Zwykli członkowie włóczą się po ulicach, jęczą i udają spreny, ale inni na podwyższeniu znają spreny, a dokładniej istotę zwaną sercem hulanki. Jedno z niestworzonych. Trefniś przytaknął niebezpieczny przeciwnik szallan kult przypomina mi grupę, którą znałem dawno temu równie niebezpieczną równie bezmyślną elokar chce żebym do nich przeniknęła, dotarła na podwyższenie i uruchomiła bramę przysięgi, czy to możliwe być może trewniś odchylił się do tyłu być może. Ja nie mogę uruchomić bramy, spreny fabriala nie są mi posłuszne. Ty masz właściwy klucz, a kult skwapliwie przyjmuje nowych członków pochłania ich jak ogień, który potrzebuje nowych bierwion. Jak? Co mam zrobić? Żywność. Ich bliskość do serca skłania ich do ucztowania i świętowania. Czerpania z życia? spytała nawiązując do jego wcześniejszych słów. Nie szalan. Hedonizm nigdy nie był przyjemnością, wręcz przeciwnie. Oni biorą wspaniałe rzeczy z życia i dogadzają sobie, aż tracą smak. To jak słuchanie pięknej melodii granej tak głośno, że traci wszelką subtelność. Wzięcie czegoś pełnego urody, by uczynić to cielesnym. Jednakże ich ucztowanie daje ci szansę. Otarłem się o ich przywódców, wbrew wszelkim wysiłkom. Przyniesie żywność na ich hulanki, a wprowadzę cię do środka. Ale muszę cię ostrzec, że proste dłużnikowane ziarno ich nie zadowoli. Czyli to wyzwanie. Powinnam wracać do pozostałych, spojrzała na trefnisia. Może pójdziesz ze mną, dołączysz do nas. Mężczyzna wstał, podszedł do drzwi i przycisnął do nich ucho. Niestety, szalan, popatrzył na nią, nie jesteś powodem, dla którego tu jestem, odetchnęła głęboko. Nauczę się, jak zmieniać świat, trefnisiu. Już wiesz, jak. Naucz się, dlaczego. Cofnął się od drzwi i przycisnął do ściany. Aha, powiedz karczmarzowi, że zniknąłem w chmurze dymu. To go doprowadzi do szaleństwa. Karczma. Drzwi otworzyły się gwałtownie do wewnątrz. Karczmarz wszedł do środka, ale zawahał się, widząc szalan siedzącą samotnie przy stole. Trefniś zwinnie opszedł drzwi i prześlizgnął się za mężczyzną, który go nie zauważył. Niech to potępienie. Karczmarz rozejrzał się dookoła. On pewnie dziś wieczorem nie zamierza pracować. Nie mam pojęcia. Powiedział, że będzie mnie traktował jak króla. No cóż, dotrzymał obietnicy. Karczmarz zabrał talerze i wyszedł. Rozmowy z Trefnisiem zazwyczaj kończyły się dziwacznie. I no cóż, dziwacznie zaczynały. W ogóle były dziwaczne. Wiesz coś o Trefnisu? Szalan zwróciła się do wzoru. Nie. On sprawia wrażenie jednego z nas. Szalan sięgnęła do sakiewki po parę kul. Jak zauważyła Trefniś, ukradł jej kilka, by dać napiwek biednemu karczmarzowi. Później wróciła do sklepu krawcowej, planując jak wykorzystać swój oddział do zdobycia niezbędnej żywności. Darmowy posiłek bez zobowiązań. Więdnięcie roślin i ogólne ochłodzenie powietrza są nieprzyjemne, zgoda, ale niektóre funkcje wieży pozostały niezmienne. Na przykład nadal pozostało zwiększone ciśnienie. Z szuflady jeden jeden, druga cyrkonia. Kaladin wciągnął odrobinę burzowego światła i podsycił wewnętrzną nawałnicę. Ta mała burza szalała w jego wnętrzu, wznosząc się ze skóry, wypełniając przestrzeń za oczami, sprawiając, że świeciły. Na szczęście, choć stał na ruchliwym targowisku, zaczerpnął zbyt mało burzowego światła, by ludzie dostrzegli je w jasnym, słonecznym blasku. Burza była pierwotnym tańcem, starożytną pieśnią, odwieczną bitwą, która trwała od narodzin roszaru. Chciała zostać użyta. Uległ jej, ukląkł i napełnił mały kamień. Przywiązał go w górę z mocą dość dużą, by zadrżał, ale nie tak wielką, by wzniósł się w powietrze. Wkrótce rozległy się dziwaczne wrzaski. Ludzie zaczęli krzyczeć przerażeni. Kaladin odskoczył, wypuścił burzowe światło i stał się, jak miał nadzieję, jedynie kolejnym przechodniem. Skulił się z Szallan i Adolinem za Donicą. Plac otoczony z czterech stron łukami wspartymi na kolumnach, na którym niegdyś mieściły się różnorodne sklepy, znajdował się kilka kwartałów ulic od pracowni krawieckiej. Ludzie wciskali się do budynków albo znikali na sąsiednich ulicach. Najwolniejsi po prostu przyciskali się do ścian, zasłaniając głowy rękami. Spreny przybyły jako dwa jasne, żółto-białe pasma kręcące się wokół siebie nad placem. Ich nieludzkie wrzaski były koszmarne, jak odgłos wydawany przez ranne zwierzę umierające samotnie w dziczy. To nie były spreny, które widywał, wędrując z sachem i pozostałymi parszmenami. Tamci przypominali bardziej wiatrospreny, te wyglądały jak jaskrawożółte kule wypełnione trzaskającą energią. Nie wydawało się, że są zdolne odnaleźć kamień i kręciły się nad dziedzińcem, jakby zdezorientowane, cały czas wrzeszcząc. Po krótkim czasie z nieba opadła postać. Pustkowiec w luźnych, czerwono-czarnych szatach, które falowały na wietrze. Niósł włócznie i wysoką, trójkątną tarczę. Ta włócznia, pomyślał Kaladin, długa, ze smukłym grotem do przebijania pancerza, przypominała lance kawalerii. Zorientował się, że kiwa głową. To by była doskonała broń do użycia w locie, gdzie potrzebny był większy zasięg, by atakować ludzi na ziemi. A nawet wrogów unoszących się wokół. Spreny przestały wrzeszczeć. Pustkowiec rozejrzał się dokoła, unosząc się w powietrzu, a później spiorunował spreny wzrokiem i coś powiedział. One znów wydawały się zdezorientowane. Wyczuły użycie burzowego światła przez Kaladina. Pewnie zinterpretowały to jako użycie fabriala, ale teraz nie umiały wskazać dokładnej lokalizacji. Kaladin użył tak mało burzowego światła, że kamień niemal od razu zużył cały ładunek. Spreny rozproszyły się, zniknęły, jak to często robiły spreny uczuć. Pustkowiec pozostał jeszcze przez jakiś czas otoczony ciemną energią, aż rogi ogłosiły przybycie straży muru. Istota w końcu wzniosła się znów w powietrze. Ludzie, którzy się ukrywali, uciekli. Najwyraźniej czuli ulgę, że zachowali życie. Hm, mruknął Adolin wstając. Nosił iluzję, udając, zgodnie z poleceniem melokara, kapitana Mellerana Kala, najmłodszego syna Teszaw, potężnie zbudowanego, łysiejącego mężczyznę po trzydziestce. Mogę trzymać burzowe światło, jak długo zechcę i nie wzbudzam zainteresowania, stwierdził Kaladin. W chwili, kiedy coś przywiąże, przylatują z wrzaskiem. A jednak, Adolin spojrzał na szalan, przebrania nie przyciągają uwagi. Wzór mówi, że nie jesteśmy tacy głośni jak on. Szalan wskazała palcem na Kaladina. Wracajmy. Nie macie dziś wieczorem umówionego spotkania, chłopcy? Przyjęcie. Kaladin chodził po frontowym salonie krawcowej. Blizna i Drej opierali się o futrynę, obaj trzymali włócznie. Tacy właśnie są, mówił dalej Kaladin. Miasto właściwie stoi w płomieniach. Co należy zrobić? Oczywiście urządzić przyjęcie. Elokar zasugerował, że przyjęcia mogą być dobrym sposobem na nawiązanie kontaktu z rodami jasnookich w mieście. Kaladin wyśmiał ten pomysł, zakładając, że niczego takiego nie będzie. Jednakże Adolin przy minimalnym wysiłku zdobył pół tuzina zaproszeń. Porządni ciemnocy mozolą się uprawiając i przygotowując żywność. A ocy? Mają tak dużo burzowego czasu, że muszą sobie wymyślać coś do roboty. Ej, blizno! odezwał się Drey. Chodziłeś się napić nawet w czasie wojny? Jasne. A w naszej wiosce dwa razy w miesiącu urządzaliśmy tańce w burzowym schronie, nawet kiedy chłopcy walczyli w granicznych potyczkach. To nie to samo, sprzeciwił się Kaladin. Stajesz po ich stronie. A są w ogóle jakieś strony? Spytał Drey. Kilka minut później Adolin zbiegł po schodach, szeroko się uśmiechając włożył koszulę z żabotem a na nią pastelową niebieską marynarkę, która nie zapinała się do końca i miała długie poły. Zdobił ją złoty haft najelegantszy w całym sklepie. Proszę powiedz mi odezwał się kaladin, że nie kazałeś nam zamieszkać u Krawcowej, bo zamarzyły ci się nowe ubrania. Daj spokój, kal Adolin przejrzał się w lustrze w salonie. Muszę wyglądać odpowiednio. Poprawił mankiety i znów się wyszczerzył. Jokska wyszła z pracowni, obejrzała go uważnie i otrzepała jego ramiona. Wydaje mi się, że jest zbyt obcisły na piersi oświecony. Jest cudowny, Joksko. Odetchnijcie głęboko. Sposób, w jaki podnosiła jego rękę i obmacywała go w talii, jednocześnie mrucząc coś pod nosem, przypominał burzowego chirurga. Kaladin widział, jak jego ojciec przeprowadzał mniej skrupulatne badania. Wydawało mi się, że proste płaszcze wciąż są w modzie, zauważyła Dolin. Mam folio z Liaforu. One nie są aktualne, wyjaśniła Jokska. Byłam w Liaforze w czasie ostatniego przesilenia i oni odchodzą już od stylów militarnych, ale tworzą te folia, aby sprzedawać mundury na strzaskanych równinach. Na burzę nie miałem pojęcia jak bardzo byłem niemodny. Kaladin przewrócił oczami. Adolin zobaczył to w lustrze, ale jedynie się odwrócił i ukłonił. Nie martw się, mały Mostowy. Ty wciąż możesz nosić ubrania, które pasują do twojej ponurej miny. Wyglądasz jakbyś wpadł do wiadra z niebieską farbą, a później próbował się wytrzeć garścią suchej trawy. A ty wyglądasz jak coś pozostawionego przez burzę. Adolin przeszedł obok kaladina i poklepał go po ramieniu. Ale i tak cię lubimy. Każdy chłopiec ma ulubiony kijek, który znalazł na podwórku po deszczu. Adolin podszedł do blizny i drejego i uścisnął im ręce. Jak? Nie możecie się doczekać wieczora? Zależy od tego, jakie jedzenie będą mieli w namiocie dla ciemnokich, panie, odparł blizna. Przynieście mi coś z przyjęcia. Poprosił Drey. Podobno na tych chwikuśnych imprezach jasnookich mają burzowo dobre paszteciki. Jasne. A ty, bliźno, chcesz coś? Głowę wroga przerobioną na kufel. A jeśli to się nie uda, może być pasztecik albo siedem. Zobaczy, co da się zrobić. Rozglądajcie się za dobrymi gospodami, które wciąż są otwarte. Możemy się tam wybrać jutro. Adolin przypasał miecz. Kaladin zmarszczył czoło, popatrzył na niego, na swoich mostowych i znów na Adolina. Co takiego? Co, co? Idziesz pić z mostowymi? Spytał Kaladin. Pewnie, od dawna przyjaźnie się z blizną i Dreim. Przez jakiś czas powstrzymywaliśmy jego wysokość od wpadania do rozpadlin, stwierdził blizna. Odpłacił nam winę i mi, miłą rozmową. Wtedy właśnie do środka wszedł król w nieco bardziej stonowanej wersji tego samego munduru. Przecisnął się obok dolina i ruszył w stronę schodów. Gotowi? Doskonale. Czas na nowe twarze. Wszyscy trzej zajrzeli do komnaty szallan, która rysowała i nuciła pod nosem, a otaczały ją stworzenio spreny. Pocałowała dolina w sposób świadczący o dużej zażyłości czego Kaladin nigdy wcześniej nie widział po czym znów zmieniła go w Melerana Kala Elokar stał się starszym mężczyzną również łysym o bladożółtych oczach generał Kal jeden z najwyższych rangą oficerów Dalinara Ja nie muszę stwierdził Kaladin kiedy szalam spojrzała na niego z ukosa Nikt i tak mnie nie rozpozna. Nie był pewien o co chodzi, ale noszenie cudzej twarzy wydawało mu się kłamstwem. Blizny, sprzeciwił się Lokar. Nie możesz się wyróżniać, kapitanie. Kaladin niechętnie pokiwał głową i pozwolił, by Szallan nałożyła na jego głowę tkanie światła, które ukrywało piętna niewolnika. Później podała każdemu z nich kulę. Iluzje zostały przywiązane do burzowego światła w ich wnętrzu. Gdyby kula się wyczerpała, ich fałszywe twarze by się rozpłynęły. Ruszyli w drogę. Blizna i Drej dołączyli do nich z włóczniami w gotowości. Syl sfrunęła z okna na górze i szybowała przed nimi ulicą. Kaladin wcześniej spróbował przywołać ją jako ostrze i okazało się, że nie przyciąga wrzaskunów, więc czuł się porządnie uzbrojony. Adolin natychmiast zaczął żartować z blizną i dreim. Dalinar nie byłby zachwycony, że poszli się razem napić. Nie dlatego, że był uprzedzona, ale wojsko miało strukturę dowodzenia. Generałowie nie powinni się bratać z szeregowymi żołnierzami. To utrudniało funkcjonowanie armii. Adolinowi takie rzeczy uchodziły na sucho. Kiedy Kaladin go słuchał, poczuł się zawstydzony swoim wcześniejszym nastawieniem. Właściwie ostatnio czuł się całkiem dobrze. Owszem, trwała wojna i owszem, w mieście panowało poważne napięcie, ale od kiedy dowiedział się, że jego rodzice żyją i nic im nie jest, czuł się lepiej. Nie było to dla niego takie niezwykłe uczucie. Często czuł się dobrze. Cały problem polegał na tym, że kiedy nadchodziły złe dni, nie umiał sobie tego przypomnieć. W takie dni z jakiegoś powodu miał wrażenie, że od zawsze przebywał w ciemności i miał w niej pozostać na zawsze. Dlaczego tak trudno było pamiętać? Dlaczego wciąż musiał się osuwać? Dlaczego nie mógł zostać tutaj w słonecznym blasku, w którym żyli wszyscy pozostali? Zbliżał się wieczór od zachodu słońca dzieliły ich może dwie godziny. Minęli kilka placów przypominających ten, na którym sprawdzali jego wiązanie mocy. Większość przeobrażono w tereny mieszkalne i tłoczyli się na nich ludzie po prostu siedzieli i czekali na to, co się wydarzy. Kaladin pozostał nieco z tyłu, a kiedy Adolin to zauważył, przeprosił pozostałych i również zwolnił kroku. Wszystko w porządku? Martwię się, że jeśli przywołam ostrze odprysku, będę się za bardzo wyróżniał, odparł Kaladin. Powinienem dziś zabrać włócznie. Może zgodziłbyś się, żebym udzielił ci kilku lekcji posługiwania się zwykłym mieczem. Udajesz, że jesteś dowódcą naszej osobistej straży i jesteś dziś jasnooki. Dziwnie wyglądasz bez miecza u pasa. Może jestem jednym z tych walących gości. Adolin zatrzymał się i uśmiechnął do Kaladina. Czy powiedziałeś właśnie walących gości? No wiesz, żarliwców, którzy szkolą w walce bez broni. Wręcz? Wręcz. Jasne. Albo walących gości, jak wszyscy ich nazywają. Kaladin spojrzał Adolinowi w oczy i odkrył, że się uśmiecha. To uczone określenie. Pewnie jak mieczowi faceci albo włóczniowe typki. Znałem kiedyś jednego toporowego osobnika, stwierdził Kaladin. Był mistrzem walki psychologicznej. Walki psychologicznej? Umiał szybko dotrzeć do wnętrza głowy. Adolin zmarszczył czoło. Dotrzeć do wnętrza. Och! Roześmiał się i poklepał Kaladina po plecach. Czasami mówisz jak dziewczyna. To miał być komplement. Dzięki. Ale naprawdę musisz więcej ćwiczyć z mieczem. Adolin robił się wyraźnie podekscytowany. Wiem, że lubisz włócznie i dobrze się nią posługujesz, świetnie, ale nie jesteś już tylko włócznikiem. Nie będziesz walczyć w szyku, trzymając tarczę, by osłonić towarzyszy. Któż wie, czemu będziesz stawiał czoło? Trochę ćwiczyłem z Zachelem. To nie tak, że zupełnie nie umiem posługiwać się mieczem, ale częściowo nie widzę w tym sensu. Będziesz lepszy, jeśli potrenujesz walkę mieczem, mówisz mi. Dobry mistrz pojedynków zna się na jednej broni, a dobry piechur, cóż, tu pewnie ważniejsze jest wyszkolenie niż posługiwanie się jakimkolwiek określonym rodzajem broni. Ale jeśli chcesz zostać wielkim wojownikiem, w tym celu musisz umieć posłużyć się najlepszym narzędziem do danego typu zadania. Nawet jeśli sam nigdy nie zamierzasz używać miecza, twoi przeciwnicy będą to robić. A jeśli chcesz nauczyć się, jak pokonać kogoś walczącego taką czy inną bronią, powinieneś sam z nią ćwiczyć. Kaladin kiwnął głową. On miał rację. Czuł się dziwnie, patrząc na Adolina w tym rzucającym się w oczy stroju, modnym i błyszczącym od złotej nici, i słuchając, jak mówi tak rozsądnie o walce. Kiedy zostałem uwięziony, bo odważyłem się oskarżyć, Amarama był jedynym jasnookim, który stanął po mojej stronie, pomyślał. Adolin Holin był po prostu dobrym człowiekiem, nawet w pastelowym, niebieskim stroju. Na burze nie dało się znienawidzić kogoś takiego w pewnym sensie musiało się go lubić. Ich celem był skromny dom, przynajmniej według standardów jasnookich. Wąski, ale wysoki na trzy piętra mógłby pomieścić tuzin rodzin ciemnookich. Dobrze, powiedział Elokar, gdy się zbliżyli. Adolin i ja wybadamy jasnookich, szukając potencjalnych sojuszników. Mostowi porozmawiajcie z tymi w namiocie ciemnookich strażników i zobaczcie, czy uda wam się dowiedzieć czegoś o tym kulcie chwil albo innych osobliwościach w mieście. Zrozumiano, wasza wysokość, odparł Drej. Kapitanie, król zwrócił się do Kaladina. Ty idziesz do namiotu jasnookich strażników. Dowiesz się, czy uda ci się dowiedzieć czegoś o tym arcymarszałku Lazur, dokończył Kaladin, ze straży muru. Tak, zamierzamy zostać dość długo, bo upojeni goście mogą zdradzić więcej niż trzeźwi. Rozdzielili się, a dolin i lokar pokazali zaproszenie odźwiernemu, który wpuścił ich do środka, a później gestem wskazał Drejemu i bliźnie ucztę przygotowaną dla ciemnookich strażników, przygotowaną w namiocie w ogrodzie. Osobny namiot przygotowano dla jasnookich, którzy nie byli właścicielami ziemskimi. Uprzywilejowani, ale nie dość dobrzy, by wejść do środka na właściwe przyjęcie. To by było miejsce dla Kaladina w roli jasnookiego strażnika, ale z jakiegoś powodu na myśl o wejściu do środka robiło mu się niedobrze. Dlatego szeptem zagadnął bliznę i Drejego, obiecując, że wkrótce wróci, i na wszelki wypadek pożyczył włócznie blizny. Później odszedł i zaczął obchodzić kwartał domów. Zamierzał wrócić i spełnić polecenie lokara. Jednakże dopóki było względnie jasno, uznał, że może rozejrzy się po murze i spróbuje oszacować liczebność straży muru. Poza tym miał ochotę się przejść. Podszedł do podstawy muru, policzył strażników na szczycie i przyjrzał się dolnej części, która była fragmentem miejscowych skał. Oparł dłoń na gładkim kamieniu przecinanym warstwami. Hej! zawołał ktoś. Hej, ty! Kaladin westchnął. Oddział żołnierzy straży muru patrolował te okolice. Uważali tę drogę wokół miasta, biegnącą u podstawy muru, za swoją jurysdykcję, ale głębiej się nie zapuszczali. Czego chcieli? Nie robił nic złego. Cóż, próba ucieczki jedynie wywołałaby zamieszanie. Upuścił więc włócznie, odwrócił się i rozłożył szeroko ręce. W mieście pełnym uciekinierów z pewnością nie zamierzali za bardzo dręczyć jednego człowieka. Podszedł do niego oddział liczący pięciu żołnierzy, prowadzony przez mężczyznę o rzadkiej czarnej brodzie i błyszczących jasno niebieskich oczach. Strażnik obejrzał mundur Kaladina, bez insygniów, i rzucił okiem na należącą włócznie, a później spojrzał na czoło Kaladina i skrzywił się. Kaladin uniósł dłoń do piętna, które wyczuwał, ale szalan przecież przykryła jej iluzją, prawda? Na potępienie. Założy, że jestem deserterem, pomyślał. Deserter, jak zakładam? Spytał ostro żołnierz. Powinienem po prostu zostać na tym burzowym przyjęciu. Posłuchajcie, nie chcę kłopotów. Ja tylko. Chcesz coś zjeść? Zjeść. Darmowe jedzenie dla dezerterów. — To nieoczekiwane. Niechętnie uniósł włosy z czoła, sprawdzając, czy piętna są wciąż widoczne. Włosy zasłaniały większość szczegółów. Żołnierze wyraźnie się wzdrygnęli. Tak, widzieli piętna. Czy iluzja szalan z jakiegoś powodu się zużyła? Miał tylko nadzieję, że pozostałe przebrania radziły sobie lepiej. — Jasno z piętnem szasz? — spytał porucznik. — Na burzę, przyjacielu! — Musisz mieć niezłą historię do opowiedzenia. Klepnął Kaladina po plecach i wskazał na ich koszary. Z chęcią ją usłyszę. Darmowy posiłek bez zobowiązań. Nie zwerbujemy cię na siłę przysięgam. Cóż. Chciał zdobyć informacje na temat przywódcy straży muru, prawda? Z pewnością ci mężczyźni byli najlepszym źródłem. Podniósł włócznie i pozwoliłby go odprowadzili. Arcymarszałek Lazur Coś się dzieje z rodzeństwem. Zgadzam się, że to prawda, ale podział między świetlistymi rycerzami nie jest temu winien. Nasza rzekoma prawość to osobna kwestia. Z szuflady jeden, jeden. Trzecia cyrkonia. Koszary straży muru pachniały dla Kaladina jak dom. Nie jak dom jego ojca, który wypełniała woń środków odkażających i kwiatów miażdżonych przez matkę, by nadać powietrzu przyjemniejszy aromat. Jego prawdziwy dom. Skóra, gotująca się potrawka. Stłoczeni mężczyźni, na naoliwiona broń. Na ścianach wisiały kule, białe i niebieskie. Budynek był dość duży, by pomieścić dwa plutony, co potwierdziły naszywki na ramionach, które widział. Dużą salę wspólną wypełniały stoły, a w kącie pracowało kilku zbrojmistrzów szyjących kamizele lub mundury. Inni ostrzyli broń. Dźwięk był rytmiczny i uspokajający. To były hałasy i wonie dobrze utrzymanej armii. Potrawka nie pachniała tak dobrze jak ta skały. Kuchnia rogożercy go rozpieściła. Mimo to, kiedy jeden z mężczyzn poszedł po miskę dla niego, Kaladin odkrył, że się uśmiecha. Usadowił się na długiej drewnianej ławie, w pobliżu nerwowego żarliwca, który gryzmolił na kawałkach materiału glify strażnicze dla żołnierzy. Kaladin natychmiast pokochał to miejsce. A stan żołnierzy dobrze świadczył o arcymarszałku Lazurze. Najpewniej był oficerem średniego stopnia, który w chaosie rozruchów nagle znalazł się na stanowisku dowódcy, przez co jego dokonania robiły jeszcze większe wrażenie. Lazur zabezpieczył mur, pozbył się parszmenów z miasta i zatroszczył o obronę holinaru. Syl fruwała wokół krokwi, kiedy żołnierze pytali o nowego. Porucznik, który go znalazł, nazywał się Noromin, ale jego ludzie mówili do niego Noro, chętnie odpowiadał. Kaladin był dezerterem, miał piętno szasz, paskudne. Powinniście je zobaczyć, znak Sadeasa i to na jasno kim. Pozostali w koszarach uznali to za interesujące, ale nie niepokojące. Niektórzy nawet wiwatowali na burze. Kaladin nie umiał sobie wyobrazić, by którykolwiek z oddziałów Dalinara tak dobrze przyjął dezertera, a już szczególnie niebezpiecznego. Rozważając to, Kaladin zaczął dostrzegać inne niedopowiedzenia na sali. Mężczyźni ostrzący wyszczerbione bronie mistrzowie naprawiający rozcięcia w skórzanych pancerzach, ślady, polancy. Rzucające się w oczy puste miejsca przy większości stołów, na których stały kubki. Ci ludzie ponieśli straty, jeszcze niezbyt wielkie. Wciąż potrafili się śmiać. Ale na burze na tej sali panowało napięcie. No tak, zagaił Noro. Piętno szasz! reszta oddziału usiadła, a niski mężczyzna o rękach porośniętych siwymi włosami postawił przed kaladinem miskę gęstej potrawki i podpłomyk. Typowe jedzenie, duszony talef i mięso pokrojone w kostkę. Rzecz jasna dusznikowane i pozbawione smaku, ale sycące i pożywne. Pokłóciłem się, odparł kaladin, z lordem Amaramem. Czułem, że bez powodu posłał kilku moich ludzi na śmierć. On się z tym nie zgodził. Amaram, powiedział jeden z żołnierzy. Wysoko sięgasz, przyjacielu. Znam Amarama, wtrącił mężczyzna o zarośniętych rękach. Swego czasu wysyłał mnie na tajne misje, kiedy jeszcze byłem szpiegiem. Kaladin spojrzał zaskoczony na mężczyznę. Brodę lepiej ignorować, podpowiedział porucznik Noro. Większość z nas to robi. Broda? Nie miał brody. Może włucha te ręce wystarczyły. Trącił Kaladina. To dobra historia, kiedyś ci opowiem. Nie można tak po prostu napiętnować Jasnookiego jako niewolnika, zauważył porucznik Noro. Potrzeba zgody arcyksięcia. W tej historii kryje się coś więcej. Owszem przyznał Kaladin, po czym wrócił do jedzenia potrawki. — Och! — wykrzyknął wysoki żołnierz. — Tajemnica! — Noro roześmiał się i szerokim gestem objął salę. — I co myślisz? — Powiedziałeś, że nie będziesz werbował mnie na siłę, mruknął Kaladin między kęsami. — Nie werbuję cię, ale nie znajdziesz w mieście miejsca, w którym będziesz jadł lepiej niż tutaj. — Skąd je macie? Kaladin wziął kolejny kęs potrawki. — Nie możecie używać duszników. Wrzaskuny by was dopadły. Zapasy? — Jestem zaskoczony, że jeden z oświeconych w mieście nie próbował ich zagarnąć. — Bystry jesteś — powiedział porucznik Noros uśmiechem. Miał w sobie coś rozbrajającego. — To tajemnica straży. Zawsze czeka gotująca się potrawka i świeżo upieczony chleb. — To mój przepis — dodał Broda. Daj spokój, mruknął wysoki mężczyzna. Jesteś teraz również kucharzem Brodo? Szefem kuchni, jeśli można. Nauczyłem się tego przepisu na podpłomyki od mistyka rogożerców na szczycie góry. Prawdziwą opowieścią jest to, jak się tam dostałem. Wylądowałeś tam, stwierdził wysoki żołnierz. Po tym, jak ktoś z poprzedniego oddziału cię wykopał. Mężczyźni zaczęli się śmiać. Na tej długiej ławie było ciepło, w kącie płonął spokojnie ogień, ciepło i przyjaźnie. Kiedy Kaladin jadł, dali mu spokój i rozmawiali między sobą. Noro, bardziej niż żołnierza, przypominał poufałego kupca, próbującego sprzedać mężczyźnie kolczyki dla ukochanej. Zostawiał bardzo wyraźne wskazówki dla Kaladina. Przypomnienie jak dobrze jedli, jak dobrze być częścią oddziału mówił o ciepłych łóżkach i o tym, że wcale aż tak często nie pełnili straży. Ogrzew karty, kiedy szalała arcyburza. Kaladin dostał drugą miskę potrawki, a kiedy usadowił się wygodnie, coś sobie nagle uświadomił. Na burze. Oni wszyscy są jasnoocy, prawda? Wszyscy na sali od kucharza po zbrojmistrzów, po żołnierzy, zmywających naczynia. W takiej grupie każdy miał dodatkowe zadania, jak naprawa pancerzy czy chirurgia polowa. Kaladin nie zauważył ich oczu. Miejsce wydawało się tak naturalne, tak wygodne, że założył, iż wszyscy są ciemnoocy. Wiedział, że większość jasnookich żołnierzy nie jest starszymi oficerami. Słyszał, że są po prostu ludźmi i powtarzano mu to wielokrotnie. Jednakże dopiero kiedy usiadł na tej sali, w końcu to sobie uświadomił. No tak, Kal. Odezwał się w końcu porucznik Noro. Jak myślisz, może znów się zaciągniesz? Spróbujesz po raz kolejny? Nie boicie się, że zdezerteruję, albo co gorsza, że nie zapanuję nad sobą? Mogę być niebezpieczny. Nie tak niebezpieczny, jak brak ludzi. Stwierdził Broda. Umiesz zabijać? Nam to wystarczy. Kaladin pokiwał głową. Opowiedzcie mi o swoim dowódcy. To jest ważne dla wszystkich żołnierzy. Ja dopiero co dotarłem do miasta. Kim jest ten arcymarszałek Lazur? Sam go możesz poznać! wykrzyknął broda. Co wieczór w porze kolacji obchodzi wszystkie koszary. No tak? mruknął Noro. Kaladin spojrzał na niego z ukosa. Wyglądało na to, że porucznik czuje się niezręcznie. — Arcymarszałek — powiedział szybko Noro — jest niewiarygodny. W czasie zamieszek straciliśmy naszego poprzedniego dowódcę, a Lazur przewodził oddziałowi, który utrzymał mur, kiedy kult chwil próbował w chaosie zdobyć bramy. — Walczył jak pustkowiec — dodał inny żołnierz. — Byłem tam. Prawie już nas pokonali, ale wtedy Lazur dołączył do nas, unosząc błyszcząco ostrze odprysku. Zebrał nas razem, natchnął nawet rannych do dalszej walki. Na burze czułem się jakbyśmy mieli za plecami spreny podtrzymujące nas, pomagające nam walczyć. Kaladin zmrużył oczy. Co ty nie powiesz? Kończąc potrawkę wydobył z nich więcej. Nie mogli się nachwalić lazura, choć wydawało się, że nie przejawiał żadnych innych dziwnych zdolności. Lazur był odpryskowym, być może cudzoziemcem, wcześniej nieznanym straży, ale po śmierci ich dowódcy i późniejszym zniknięciu ich oświeconego patrona w pałacu, lazur skończył jako dowódca. Było coś jeszcze, coś o czym nie mówili. Kaladin wziął trzecią miskę potrawki bardziej po to, by móc jeszcze posiedzieć i sprawdzić, czy arcymarszałek rzeczywiście się pojawi. Wkrótce zamieszanie przy drzwiach sprawiło, że mężczyźni wstali. Kaladin poszedł za ich przykładem. Do środka wkroczył starszy oficer w błyszczącej, kolczudzej i jaskrawym tabardzie, w towarzystwie adiutantów. Zebrani zasalutowali. Arcymarszałek miał na sobie odpowiednio lazurowy płaszcz w odcieniu jaśniejszym niż tradycyjny niebieski holinów, i kolczy kołnierz wokół szyi, a w dłoni trzymał hełm. Był również kobietą kaladin zamrugał zaskoczony i usłyszał dobiegające z góry westchnienie syl. Arcymarszałek była wzrostu przeciętnej aletyjki, może odrobinę niższa, jej proste włosy sięgały do połowy policzka. Miała pomarańczowe oczy, a u pasa nosiła miecz z błyszczącym srebrnym jelcem koszowym. Z pewnością nie był to aletyjski wzór. Czy to było wspomniane ostrze odprysku? rzeczywiście wyglądało jak nie z tego świata ale dlaczego nosiła je przypasane zamiast je odesłać tak czy inaczej arcymarszałek była szczupła i ponura na twarzy miała kilka sporych blizn nosiła rękawiczki na obu dłoniach arcymarszałek jest kobietą syknął kaladin nie rozmawiamy o tajemnicy marszałka stwierdził broda tajemnicy powtórzył kaladin to przecież burzowo oczywiste. Nie rozmawiamy o tajemnicy marszałka, powtórzył broda, a pozostali pokiwali głowami. Cicho, dobrze? Cicho? Na burze. W worińskim społeczeństwie takie rzeczy się po prostu nie zdarzały. Co najwyżej w balladach i opowieściach. Służył w trzech armiach i nigdy nie widział uzbrojonej kobiety. Nawet aletyjskie zwiadowczynie nosiły tylko noże w głębi duszy spodziewał się rozruchów, kiedy uzbroił liny i pozostałe, choć w przypadku świetlistych był już precedens w postaci jasna i szalan. Lazur powiedziała żołnierzom, że mogą usiąść. Jeden podał jej miskę potrawki, a ona ją przyjęła. Zebrani wiwatowali, kiedy wzięła kęs i pochwaliła kucharza. Oddała miskę jednemu z adiutantów i wszystko wróciło do normy. Mężczyźni rozmawiali, pracowali, jedli. Lazur rozmawiała z kolejnymi oficerami. Najpierw dowódca plutonu, który musiał być kapitanem, później inni porucznicy. Kiedy zatrzymała się przy ich stole, przyjrzała się uważnie Kaladinowi. Kim jest ten nowy rekrut poruczniku Noro? To kal, panie. Znalazłem go włóczącego się na ulicy. Dezerter z piętnem szasz. Jasnooki? Na burze człowieku, kogo zabiłeś? Nie mam piętna przez tego, kogo zabiłem, panie, ale przez tego, kogo nie zabiłem. To brzmi jak wyuczona odpowiedź, żołnierzu, bo tak jest. Kaladin doszedł do wniosku, że kto jak kto, ale arcymarszałek z pewnością zacznie domagać się dalszych informacji. Jednak kobieta tylko chrząknęła. Nie umiał ocenić jej wieku, choć przez blizny najpewniej wydawała się starsza niż w rzeczywistości. Zaciągasz się? Spytała. Mamy dla ciebie jedzenie. Szczerze mówiąc, panie, nie wiem. Z jednej strony nie mogę uwierzyć, że nikogo nie obchodzi moja przeszłość, z drugiej jesteście wyraźnie zdesperowani, co również zwiększa moją niechęć. Odwróciła się do porucznika Noro. Nie pokazaliście mu? Nie, panie, dopiero nakarmiliśmy go potrawką. Ja to zrobię. Kal, chodź ze mną. Cokolwiek chcieli mu pokazać, znajdowało się na szczycie muru, gdyż poprowadzili go w górę kamiennej klatki schodowej. Kaladin chciał się dowiedzieć więcej na temat rzekomej tajemnicy, że Lazur jest kobietą. Ale kiedy spytał, porucznik Noro szybko potrząsnął głową i uciszył go gestem. Wkrótce zebrali się na szczycie umocnieni. Mur cholinaru był potężną konstrukcją obronną, w niektórych miejscach wysoką, podobno nawet na sześćdziesiąt stóp, a przejście na szczycie miało dziesięć stóp szerokości. Rozwijał się dookoła, otaczając cały cholinar. I rzeczywiście został wybudowany na zewnętrznych ostrzach wiatru, wpasowany w nie jak odwrócona korona, wzniesione odcinki w miejscu szczelin między ostrzami wiatru. Na murze co mniej więcej trzysta stóp wznosiły się strażnice, duże konstrukcje zdolne pomieścić kilka oddziałów, a może nawet cały pluton straży. Oceniając popiętnie, zwróciła się do niego Lazur, byłeś w jednej z armii, które werbują na północy. Zaciągnąłeś się, żeby walczyć na strzaskanych równinach, prawda? Ale Sadeas wykorzystywał tę armię na północy, żeby dostarczała mu weteranów. A może też od czasu do czasu zdobywała trochę ziemi arcyksiążąt, z którymi konkurował. Skończyłeś walcząc przeciwko innym maletyjczykom, przerażonym parobkom, zamiast wyruszyć, by pomścić króla. Coś w tym rodzaju? Coś w tym rodzaju, przyznał Kaladin. Niech mnie potępienie. Nie mogę mieć pretensji, że w takiej sytuacji ktoś zdezerterował. Nie mam ci tego za złe, żołnierzu. A piętno. Lazur wskazała na północ. W końcu zapadł z mroka, Kaladin w pewnej odległości widział blask. Po każdej burzy wracają na to samo miejsce, powiedziała cicho Lazur. A część z ich armii rozbiła tam obóz. To rozsądne, gdyż nie pozwala nam uzupełnić zapasów. I nie możemy się domyślać, kiedy zaatakują. Koszmary, Kal. Prawdziwa armia pustkowców. Gdyby to były aletyjskie siły, mieszkańcy nie mieliby się czym przejmować. Jasne, byłyby ofiary wśród obrońców muru, ale żaden potencjalny król aletkaru nie spali i nie złupi stolicy. To jednak nie są aletyjczycy, to potwory. W najlepszym wypadku zniewolą wszystkich, w najgorszym. Pozwoliłaby jej słowa zawisły w ciszy, po czym spojrzała na niego. Cieszę się, że masz piętno. Świadczy o tym, że jesteś niebezpieczny, a na murze jest ciasno. Nie możemy tak po prostu siłą zwerbować wszystkich mężczyzn zdolnych do walki. Potrzebuję prawdziwych żołnierzy, mężczyzn, którzy wiedzą, co robią. — I dlatego tu jestem? — spytał Kaladin. — By to zobaczyć. — Chcę, żebyś się zastanowił. Mówię żołnierzom, że straż muru to odkupienie. Jeśli tu walczysz, nikogo nie obchodzi, co robiłeś wcześniej. Bo oni wiedzą, że jeśli upadniemy, to miasto i ten naród przestaną istnieć. Nic się nie liczy poza utrzymaniem tego muru, kiedy nadejdzie atak. Możesz ukryć się w mieście i modlić się, byśmy byli dość silni bez ciebie. Ale jeśli tak się nie stanie, będziesz jedynie kolejnym trupem. Tu na górze możesz walczyć. Tu na górze masz szansę. Nie zwerbujemy cię siłą. Dziś wieczorem odejdź, połóż się i pomyśl o tym, co nadchodzi. Wyobraź sobie kolejną noc, kiedy mężczyźni tu umierają, krwawią dla ciebie. Pomyśl, jak bezradny się poczujesz, jeśli potwory dostaną się do środka, a później, kiedy jutro wrócisz, dostaniesz na szywkę straży muru. To była potężna przemowa. Kaladin spojrzał na syl, która wylądowała na jego ramieniu, po czym wpatrzył się w światła na horyzoncie. Jesteś tam, Sach? Czy sprowadzili tu ciebie i pozostałych? Co z córeczką Sacha, która zbierała kwiatki i ściskała karty do gry, jakby to była cenna zabawka? Czy była tam ken, parszmenka, która zażądałaby, kaladin zachował wolność, mimo że przez całą drogę była na niego wściekła? Oby wiatry dały, by nie zostali wciągnięci głębiej w to zamieszanie wraz z pozostałymi, zszedł po schodach. Później Noro i pozostali pożegnali go wesoło, jakby byli pewni, że wróci, a on pewnie to zrobi, choć z innych powodów niż zakładali. Wrócił do rezydencji i zmusił się do rozmowy ze strażnikami w namiocie jasnookich, choć niczego się nie dowiedział, a jego piętna wywołały niejakie poruszenie. Adolin i Elokar w końcu wyszli, ich iluzje były nietknięte. Co więc się stało z tą Kaladina? Kula, którą dała mu Szallan, była wciąż napełniona. Kaladin poszedł pod Rejego i bliznę, po czym dołączył do króla i Adolina i razem ruszyli do domu. — Co sprawiło, że jesteś tak zamyślony, kapitanie? — spytał Elokar. Kaladin zmrużył oczy. — Wydaje mi się, że być może znalazłem kolejnego świetlistego... Oznaka człowieczeństwa. Jednaście lat wcześniej. Nie mieli dość łodzi, by zaatakować ratalas od strony jeziora, więc Dalinar był zmuszony przeprowadzić bardziej konwencjonalny atak. Odesławszy Adolina do holinaru pomaszerował od zachodu, a Sadeasowi i jego oddziałom polecił przybyć od wschodu. Połączeni ruszyli w stronę szczeliny. Przez większość drogi dalinar przebijał się przez chmury gryzącego dymu z kadzidła, które Ewi paliła w niewielkiej kadzielnicy umocowanej z boku jej powozu. Prośba do heroldów, by pobłogosławili jej małżeństwo. Często słyszał dobiegające ze środka pojazdu płacz, choć kiedy Ewi go opuszczała, była całkowicie opanowana. Odczytywała listy, zapisywała jego odpowiedzi i robiła notatki na spotkaniach z generałami. Była w każdym calu doskonałą, ale tyjską żoną, a jej żałość miażdżyła jego duszę. W końcu dotarli na równinę otaczające jezioro i przekroczyli dno rzeki, która napełniała się jedynie w czasie burz. Skałoponki miały tak dużo wody, że dorastały do olbrzymich rozmiarów. Niektóre sięgały mu do pasa, a ich pędy miały grubość nadgarstka dalinara. Jechał obok powozu. Kopyta jego konia wybijały znajomy rytm na kamieniach i wąchał kadzidło. Ewi wysunęła rękę przez boczne okno powozu i umieściła kolejny glif strażniczy w kadzielnicy. Nie widział jej twarzy, a jej dłoń szybko się cofnęła. Burzowa kobieta! Ale tyjka wykorzystywałaby taki podstęp, by wzbudzić w nim poczucie winy i skłonić go do ugięcia się. Ale Ewi mimo szczerych wysiłków nie była, ale była zbyt szczera, a jej łzy były prawdziwe. Naprawdę wierzyła, że sprzeczka w wedeńskiej twierdzy źle wróżyła ich związkowi. To go niepokoiło bardziej niż chciał się przyznać. Młoda zwiadowczyni podbiegła do niego, by przekazać mu najnowszy raport. Straż przednia zajęła wybrany przezeń teren na obóz w pobliżu miasta. Nie doszło jeszcze do walka, on się ich nie spodziewał. Tanalan nie porzuciłby murów wokół szczeliny, by spróbować zapanować nad terenem poza zasięgiem strzału z łuku. To były dobre wieści, ale Dalinar i tak miał ochotę nawarczeć na posłańca. Miał ochotę nawarczeć na kogokolwiek. Ojcze, busz nie mógł się doczekać bitwy. Zapanował nad sobą, podziękował kobiecie i odprawił ją. Dlaczego tak bardzo przejmował się nadąsaniem Ewi? Nie pozwalałby martwiły go kłótnie z Gawilarem. Na burzę nigdy wcześniej nie pozwalałby kłótnie z samą Ewi tak bardzo go niepokoiły. Mógł się cieszyć uznaniem mężczyzn i sławą rozciągającą się na cały kontynent, ale jeśli ona go nie podziwiała, czuł, że w jakiś sposób zawiódł. Naprawdę mógł ruszyć do walki, kiedy tak się czuł? Nie. Nie mógł. W takim razie coś z tym zrób, pomyślał. Kiedy jechali przez równinę porośniętą skałopunkami, zawołał do woźnicy Ewi i kazał mu się zatrzymać. Później oddał wodze konia jednemu z adjutantów, a sam wsiadł do powozu. Ewi zagryzła wargi, kiedy usiadł naprzeciwko niej. W środku ładnie pachniało. Wońka dzidła nie była tak mocna, a drewno i tkanina chroniły przed kremowym pyłem z drogi. Poduszki były miękkie, w miserce leżało trochę suszonych owoców, a do tego Ewi miała nawet schłodzoną wodę. — Co się stało? — spytała ostro. — Jestem obolały po długiej jeździe. — przechyliła głowę. — Może mógłbyś poprosić o balsam? — Chcę porozmawiać, Ewi. Dali westchnął. Wcale nie jestem obolały. Och, podciągnęła kolana do piersi. Wewnątrz powozu rozpięła i podwinała ręka w bezpiecznej dłoni, odsłaniając długie, eleganckie palce. Czy nie tego chciałaś? Dalinar oderwał wzrok od bezpiecznej dłoni. Bez przerwy się modlisz. Aby Heroldowie zmiękczyli twoje serce. W porządku, zrobili to. Oto jestem. Porozmawiajmy. Nie dali narze, wyciągnęła rękę i łagodnie dotknęła jego kolan. Nie modliłam się za siebie, ale za tych z Twoich rodaków, których planujesz zabić. Buntowników? Ludzi, którzy niczym się od Ciebie nie różnią i którzy przypadkiem urodzili się w innym mieście. Co Ty byś zrobił, gdyby armia przybyła podbić Twój dom? Walczyłbym. Oni też to zrobią. Zwycięży lepszy. Co daje Ci prawo? Mój miecz. Dalinar wzruszył ramionami. Jeśli wszechmocny chce, żebyśmy władali, zwyciężamy. Jeśli nie chce, przegrywamy. Sądzę, że on chce zobaczyć, który z nas jest silniejszy. I nie ma miejsca na litość? Litość sprawiła, że znaleźliśmy się w tym miejscu. Gdyby oni nie chcieli walczyć, powinni poddać się naszej władzy. Ale. Spuściła wzrok, dłonie trzymała na kolanach. Przepraszam, nie chcę kolejnej kłótni. A ja tak, lubię kiedy bronisz swojego zdania, lubię kiedy walczysz. Zamrugała tłumiąc łzy i odwróciła wzrok. Ewi, nie znoszę tego, co to z tobą robi, powiedziała cicho. Widzę w tobie piękno dalinarze Cholinie. Widzę wielkiego człowieka, walczącego ze straszliwym, a czasami masz coś takiego w oczach, koszmarną, przerażającą nicość. Jakbyś stał się istotą bez serca, karmiącą się duszami, by napełnić tę pustkę ciągnącą za sobą bólo to mnie dręczy, dalinarze. Dalinar poruszył się na siedzeniu. Co to w ogóle znaczyło? Coś w oczach. Czy to było coś w rodzaju jej twierdzenia, że ludzie przechowywali złe wspomnienia w skórze i musieli ją raz w miesiącu zedrzeć kamieniami. Ludzie z zachodu mieli zadziwiające przesądy. Czego ode mnie oczekujesz, Ewi? spytał cicho. Znów zwyciężyłam, odpowiedziała z goryczą. Kolejna bitwa, w której zadałam ci cios? Ja po prostu muszę wiedzieć, czego chcesz. Żeby zrozumieć. Nie zabijaj dzisiaj, powstrzymaj potwora. A buntownicy, ich oświecony. Już raz ocaliłeś życie chłopca, oczywisty błąd. Oznaka człowieczeństwa, dalinarze. Spytałeś, czego chcę. To głupota wiem, że trwa tu konflikt i że masz obowiązki do wypełnienia, ale nie chcę widzieć, jak zabijasz. Nie karm tego położył dłoń na jej dłoni. W końcu powóz znów zwolnił i Dalinar wyszedł, by rozejrzeć się po otwartej przestrzeni, której nie porastały skałoponki. Czekała tam przednia straż, w sumie pięć tysięcy żołnierzy ustawionych w idealnym szyku. Telep lubił się pokazać z najlepszej strony. Po drugiej stronie pola, poza zasięgiem strzału z łuków, wznosił się mur, który wyglądał, jakby niczego nie chronił. Miasto kryło się w szczelinie skał. Południowo-zachodni wiatr od jeziora niósł ze sobą woń chwastów i kremu. Telep podszedł bliżej w swoim pancerzu cóż pancerzu Adolina pancerzu Ewi. Oświecony, niedawno szczelina opuściła duża chroniona karawana. Nie mieliśmy dość ludzi, by oblegać miasto, a poleciłeś na nie wdawać się w potyczki. Dlatego posłałem zwiadowców, by ich śledzili. Ludzi, którzy znają okolice, ale poza tym pozwoliłem karawanie uciec. Dobrze zrobiłeś, Dalinar przyjął wodze konia odstajennego. Choć chciałbym wiedzieć, kto dostarczał zapasy do szczeliny, to mogła być próba wciągnięcia was w potyczkę. Teraz jednak zbierz przed nią straż i poprowadź ich za mną. Przekaż wiadomość pozostałym. Niech staną w szyku na wszelki wypadek. Panie Telep był wyraźnie wstrząśnięty, nie zamierzacie dać armii odpocząć przed atakiem? Dalinar wskoczył na siodło i minął go kłusem, kierując się w stronę szczeliny. Telep, zwykle tak niewzruszony, zaklął i zaczął wykrzykiwać rozkazy, a później pośpieszył do przedniej straży, zebrał żołnierzy i pomaszerował za dowódcą. Dalinar starał się zbytnio nie wysforować. Wkrótce zbliżył się do murów Ratalas, na których zebrali się wrogowie, głównie łucznicy. Nie spodziewali się ataku tak szybko, ale Dalinar rzecz jasna nie zamierzał rozbijać na zbyt długo obozu ze względu na burzę. — Nie karm tego. Czy wiedziała, że uznawał ten głód w swoim wnętrzu, rządze krwi za coś dziwnie zewnętrznego? Towarzysza. Wielu z jego oficerów czuło podobnie, to było naturalne. Mężczyzna wyruszał na wojnę, a dreszcz był jego nagrodą. Zbrojmistrzowie dalinara dotarli na miejsce. Zsiadł z konia i wszedł w trzewiki, a później wyciągnął ręce i pozwolił, by szybko założyli na pierśnik i inne elementy zbroi. Zaczekajcie tutaj, powiedział swoim ludziom, znów wsiadł na konia i położył hełm na łęku. Powoli wjechał na pole ostrzału, przywołał ostrze odprysku i oparł je na ramieniu, a drugą ręką trzymał wodze. Minęły lata od jego ostatniego ataku na szczelinę. Wyobrażał sobie, jak Gawilar biegnie przed nim, a Sadeas przeklina z tyłu i domaga się ostrożności. Jechał powoli, aż znalazł się w połowie drogi do bramy. Gdyby zbliżył się jeszcze bardziej, łucznicy pewnie zaczęliby strzelać już znajdował się w ich zasięgu. Zatrzymał konia i czekał. Na murach trwała debata. Widział poruszenie wśród żołnierzy. Po jakichś trzydziestu minutach czekania, w czasie których jego koń spokojnie lizał ziemię i podgryzał trawę, brama w końcu się otworzyła. Na zewnątrz wyszła kompania piechoty towarzysząca dwóm konnym. Dalinar od razu zignorował łysego mężczyznę z purpurowym znamieniem szpecącym pół twarzy. Był zbyt stary na chłopca, którego życie dalinar ocalił. To musiał być ten młodszy mężczyzna na białym wierzchowcu z płaszczem łopoczącym za plecami. Tak, miał w sobie przejęcie. Jego koń cały czas próbował wyrwać się przed straż. A sposób w jaki piorunował dalinara wzrokiem. To był oświecony tanalan, syn starego tanalana, którego dalinar pokonał po tym, jak wpadł do szczeliny. Ta gorączkowa walka na drewnianych mostach, a później w ogrodzie wiszącym na zboczu rozpadliny. Grupa zatrzymała się około pięćdziesięciu stóp od dalinara. Przybyłeś, by prowadzić rozmowy? zawołał mężczyzna ze znamieniem na twarzy. Dalinar podjechał bliżej, by nie musieć krzyczeć. Strażnicy tanalana unieśli tarcze. Dalinar popatrzył na nich, a później przyjrzał się umocnieniom. Dobrze sobie poradziliście, żołnierze z drągami na murach, żeby mnie spychać, gdybym przybył sam. Sieć na szczycie, którą moglibyście odciąć, żeby mnie oplątać. Czego chcesz, tyranie? Warknął tanalan. Mówił z nosowym akcentem typowym dla szczelinców. Dalinar odesłał ostrze i zeskoczył z konia. Pancerz zazgrzytał o kamień, kiedy uderzył w ziemię. Przespaceruj się ze mną, oświecony. Obiecuję, że nie zrobię ci krzywdy, o ile nie zostanę zaatakowany jako pierwszy. Mam uwierzyć w twoje słowo? A co zrobiłem, kiedy widzieliśmy się po raz ostatni? Kiedy miałem cię w garści, jak się zachowałem. — Obrabowałeś mnie. — I? Dalinar spojrzał w fioletowe oczy młodszego mężczyzny. Tanalan zmierzył go wzrokiem, stukając palcem o siodło. W końcu zsiadł z konia. Mężczyzna ze znamieniem położył mu dłoń na ramieniu, ale młody oświecony się wyrwał. — Nie rozumiem, co chcesz tu osiągnąć, czarny cierniu? — Tanalan dołączył do Dalinara. Nie mamy sobie nic do powiedzenia. Co chcę osiągnąć? Dalinar zastanawiał się na głos. Nie jestem pewien, zwykle mówi mój brat. Ruszył korytarzem między dwiema armiami. Tanalan przez chwilę zwlekał, po czym podbiegł do niego. Twoje wojska wyglądają dobrze, stwierdził dalinar. Żołnierze są odważni. Stoją naprzeciwko silniejszej armii, a jednak są zdeterminowani. Mają dobrą motywację, czarny cierniu, zamordowałeś wielu z ich ojców. Szkoda by było, gdybym teraz zniszczył ich. Zakładając, że ci się uda. Dalinar zatrzymał się i przyjrzał niższemu mężczyźnie. Stali na zbyt cichym polu, nawet skałoponki i trawa miały dość rozsądku, by się wycofać. — Czy kiedykolwiek przegrałem bitwę ta na lanie? — spytał cicho Daliner. — Znasz moją reputację. Myślisz, że jest przesadzona? Młodszy mężczyzna przestąpił z nogi na nogę i spojrzał przez ramię w stronę strażników i doradców. Kiedy znów się odwrócił, wydawał się bardziej zdecydowany. — Lepiej zginąć, próbując cię obalić, niż się poddać. — Lepiej, żebyś był tego pewien bo jeśli tu zwyciężę, będę musiał przykładnie was ukarać. Złamie was ta nalanie. Twoje żałosne, płaczące miasto stanie się ostrzeżeniem dla wszystkich, którzy chcieliby przeciwstawić się mojemu bratu. Bądź absolutnie pewien, że chcesz ze mną walczyć, bo kiedy już się to zacznie, będę zmuszony pozostawić w szczelinie jedynie wdowy i trupy. Młody szlachetnie urodzony powoli otwierał usta, ja. Mój brat próbował słów i dyplomacji, by zmusić was do posłuszeństwa, mówił dalej Dalinar. Cóż, ja jestem dobry tylko w jednym. On buduje, ja niszczę. Ale z powodu łez jednej dobrej kobiety, wbrew rozsądkowi przybyłem, by zaproponować ci alternatywę. Dojdźmy do porozumienia, które ocali twoje miasto. Porozumienie? Zabiłeś mojego ojca. A pewnego dnia ktoś zabije mnie. Moi synowie będą przeklinać jego imię tak samo jak ty przeklinasz moje. Mam nadzieję, że oni będą mieli dość rozsądku, by nie posłać tysięcy na śmierć w beznadziejnej bitwie w imię tej urazy. Chcesz zemsty? Świetnie. Pojedynkujmy się, ja i ty. Pożyczę ci ostrze i pancerz i będziemy walczyć ze sobą jak równy z równym. Jeśli zwyciężę, twoi ludzie się poddadzą. A jeśli cię pokonam, czy twoje armie odejdą? Mało prawdopodobne. Podejrzewam, że będą walczyć z jeszcze większą zajadłością, ale nie będą mieli mnie, a ty odzyskasz ostrze swojego ojca. Kto wie? Może pokonasz armię, a przynajmniej będziesz miał na to większą burzową szansę. Tanalan zmarszczył czoło. Nie jesteś człowiekiem, za którego cię uważałem jestem tym samym człowiekiem którym zawsze byłem ale dzisiaj dziś ten człowiek nie chce nikogo zabijać na te słowa w jego wnętrzu zapłonął nagły ogień naprawdę posuwał się aż tak daleko by uniknąć konfliktu którego nie mógł się doczekać jeden z waszych działa przeciwko wam powiedział nagle Tanalan lojalni arcyksiążęta jest wśród nich zdrajca Zdziwiłbym się, gdyby nie było kilku. Ale tak, wiemy, że jeden z tobą współpracował. Szkoda, jego ludzie byli tu przed niecałą godziną. Gdybyś przybył odrobinę wcześniej, dogoniłbyś ich. Może byliby zmuszeni przyłączyć się do mnie, a ich pan zostałby wciągnięty w tę wojnę. Tanalan potrząsnął głową, odwrócił się i ruszył w stronę swoich doradców. Dalinar westchnął z frustracją. Został odesłany. Cóż? I tak nie było większej szansy, by się to udało. Wrócił do konia i wspiął się na siodło. Tanalan zrobił podobnie. Nim ruszył w stronę miasta, zasalutował Dalinarowi. — To niefortunne, ale nie widzę innej możliwości. Nie pokonam cię w pojedynku, czarny cierniu. Byłoby głupotą, gdybym spróbował, ale doceniam twoją propozycję. Dalinar chrząknął, założył hełm i zawrócił konia. — Chyba, że... — odezwał się Tanalan. — Chyba, że... — Chyba, że rzecz jasna, to był od początku podstęp, intryga wymyślona przez twojego brata, ciebie i mnie, fałszywy bunt, którego celem było sprawienie, by nielojalni arcyksiążęta się ujawnili. Dalinar podniósł zasłonę i znów się odwrócił. — Może moje oburzenie było udawane? — Mówił dalej Tanalan. — Może byliśmy w kontakcie od czasu twojego ataku przed laty? — W końcu mnie oszczędziłeś. — Tak — Dalinar poczuł nagły przypływ ekscytacji. — To by wyjaśniało, dlaczego Gawilar nie posłał od razu armii przeciwko tobie. — Przez cały czas byliśmy w zmowie. — A jaki dowód mógłby być lepszy od tej dziwnej rozmowy na polu bitwy? — Tanalan odejrzał się przez ramię na swoich żołnierzy na murach. — Moi ludzie muszą uważać to za osobliwe. Nabierze sensu, kiedy usłyszą prawdę, że mówiłem Ci o wysłanniku, który tu był, dostarczając broni zapasy od jednego z Waszych potajemnych wrogów. Twoją nagrodą będzie rzecz jasna legalność jako jednego z oświeconych królestwa, stwierdził Dalinar. Może nawet miejsce tego arcyksięcia. I żadnej walki dzisiaj, dodał Danalan. Żadnych śmierci. Żadnych śmierci. Być może poza prawdziwymi zdrajcami. Tanalan popatrzył na swoich doradców. Mężczyzna ze znamieniem powoli pokiwał głową. Skierowali się na wschód, w stronę niczyich wzgórz. Tanalan wskazał palcem. Setka żołnierzy i przewodników karawan. Sądzę, że planowali zatrzymać się na noc w miasteczku zwanym Wedeliar. Kto to był? spytał dalinar. Który arcyksiąże? Lepiej, żebyś sam się tego dowiedział, bo kto? Oświecony torol Sadeas. Sadeas? Niemożliwe. Jak mówiłem, lepiej, żebyś sam się tego dowiedział, ale złożę zeznanie przed królem, zakładając, że ty dotrzymasz swojej strony naszej umowy. Otwórz bramy przed moimi ludźmi, Dalinar wskazał palcem. Wycofaj żołnierzy. Masz moje słowo gwarantujące twój honor i bezpieczeństwo. Z tymi słowy zawrócił i pokłusował w stronę swoich oddziałów, wjeżdżając w korytarz między żołnierzami. Kiedy to zrobił na spotkanie wybiegł mu Telep. Oświecony, moi zwiadowcy powrócili z wieściami o karawanie. Panie to czy została wysłana przez arcyksięcia? Bez wątpienia! Nie umieli ocenić którego, ale twierdzą, że widzieli wśród nich kogoś w pancerzu odprysku. Pancerzu odprysku? To nie miało sensu. Chyba, że w taki sposób chciał się upewnić, że przegramy, pomyślał Dalinar. To mogła nie być zwyczajna karawana z zapasami, ale zamaskowane oddziały oskrzydlające. Samotne odpryskowe atakujący tyły jego armii, kiedy była rozproszona, mógł doprowadzić do niewiarygodnych strat. Dalinar nie wierzył tanalanowi nie do końca, ale na burzę. Jeśli Sadeas rzeczywiście posłał w tajemnicy jednego ze swoich odpryskowych na pole bitwy, dalinar nie mógł wysłać zwykłego oddziału żołnierzy, by się nim zajął. Ty dowodzisz, powiedział do Teleba. Pan Alan zamierza się wycofać. Niech przednia straż dołączy do miejscowych na murach, ale nie każe im zejść. Reszta armii niech rozbije obóz na polu. Nasi oficerowie nie wchodzą do Ratalas, on się nie poddaje. Zamierzamy udawać, że od początku był po naszej stronie, by mógł zachować twarz i tytuł. Chorinarze, potrzebuję kompanii stu najlepszych, najszybszych żołnierzy, by natychmiast ze mną wymaszerowali wypełnili rozkazy, nie zadając żadnych pytań. Gońcy pobiegli z wiadomościami i już wkrótce mężczyźni i kobiety śpieszyli we wszystkie strony. Jedna osoba stała nieruchomo w samym środku, z nadzieją przyciskając ręce do piersi. Co się stało? Spytała Ewi, kiedy do niej podjechał. Wracaj do obozu i napisz wiadomość do mojego brata. Że być może przeciągnęliśmy szczelinę na naszą stronę bez rozlewu krwi. Zawahał się i dodał. Powiedz mu, żeby nikomu nie ufał. Jeden z naszych najbliższych sojuszników być może nas zdradził. Ruszam się tego dowiedzieć. Skało spad. Tancerze krawędzi są zbyt zajęci przenoszeniem służby i rolników zwierzy, by wysłać reprezentanta do zapisania ich przemyśleń w tych klejnotach. Dlatego ja zrobię to w ich imieniu. Oni są tymi, którzy najbardziej ucierpią z powodu tej decyzji. Świetliści zostaną przyjęci przez narody, ale co z tymi wszystkimi ludźmi pozbawionymi obecnie domów? Z szuflady cztery siedemnaście. Drugi topas. W mieście biło serce. Woal czuła, że je słyszy, kiedy zamykała oczy. Kucała w ciemnym pomieszczeniu i dotykała dłońmi gładkiej kamiennej posadzki, wytartej przez tysiące tysięcy stóp. Jeśli skała spotykała człowieka, mogła zwyciężyć. Ale jeśli skała spotykała ludzkość żadna siła jej nie ochroniła. Bicie serca miasta kryło się głęboko w tych kamieniach stare i powolne. Jeszcze sobie nie uświadamiało, że poruszało się w nim coś ciemnego. Spren równie starożytny jak ono, miejska choroba. Ludzie o niej nie mówili, unikali pałacu. A jeśli wspominali o królowej, to jedynie w odniesieniu do żarliwczyni, która została zabita. Przypominało to stanie w samym środku arcyburzy i narzekanie na zbyt ciasne buty. Uwagę Woal przyciągnęło ciche gwizdanie. Podniosła wzrok i rozejrzała się po niewielkim magazynie przeładunkowym, w którym znajdowali się jedynie ona, Watach i ich wóz. Chodźmy. Ostrożnie otworzyła drzwi i weszła do głównego budynku rezydencji. Oboje mieli nowe twarze ona woal ze zbyt wielkim nosem i dołeczkami w policzkach, on prymitywnego mężczyzny, którego widziała na targowisku. Gwizdanie rudego oznaczało, że okolica jest bezpieczna, więc bez wahania ruszyli korytarzem. Ekstrawagancką kamienną rezydencję wybudowano wokół kwadratowego, pełnego światła atrium, w którym bujnie rosły skałoponki i wypielęgnowana łupkokora, a wokół nich kręciły się życie Atrium miało wysokość trzech pięter, a na każdym poziomie otaczały je galeryjki. Rudy stał na piętrze i pogwizdywał opierając się o balustradę. Dumą rezydencji nie był jednak sam ogród, ale wodospady, ponieważ w żadnym z nich nie płynęła woda. Kiedyś tak było. Ale przed laty znalazł się ktoś posiadający stanowczo zbyt wielki majątek, kto był jednocześnie obdarzony stanowczo zbyt wybujałą wyobraźnią. Wynajął duszników, by przeobrazili strumienie wody spadające z najwyższego poziomu, cztery kondygnacje nad atrium. Zostały dusznikowane w inne materiały w chwili, gdy uderzyły o podłogę. Woal ruszyła wzdłużką nad polewej. Nad jej głową zwieszał się balkon. Po jej prawej rozlewał się dawny wodospad obecnie z kryształu. Unieruchomiona woda rozbijała się o kamienną podłogę i rozpływała na wszystkie strony, błyszcząca i migotliwa. Rezydencja dziesiątki razy zmieniała właścicieli, a ludzie nazywali ją skałospadem, mimo że najnowszy właściciel przez ostatnie dziesięciolecie próbował ją przemianować na niewiarygodnie nudną twierdzę Hadinal. Woal i watach szli pośpiesznie przy akompaniamencie uspokajającego pogwizdywania rudego. Następny wodospad miał podobny kształt, ale został stworzony z wypolerowanego ciemnego drewna karlaka. Wyglądał dziwnie naturalnie, zupełnie jakby drzewo mogło urosnąć w tym kształcie wylanym z góry i spływającym w dół falującą kolumną, która rozlewała się u podstawy. Wkrótce minęli komnatę po lewej, gdzie Iszna rozmawiała z obecną panią skałospadu. Za każdym razem, gdy wieczna burza uderzała, pozostawiała zniszczenia, które jednak w dziwny sposób różniły się od burzy. Największym niebezpieczeństwem wiecznej burzy okazały się błyskawice. Dziwne czarne pioruny nie tylko podpalały i popieliły ziemię, mogły również przebić się przez kamień, rozbijając go na kawałki. Jedno takie uderzenie wybiło ziejący otwór w boku tej starożytnej, słynnej rezydencji. Zasłonięto go szpetną drewnianą ścianą, która miała później zostać pokryta kremem, a następnie zabudowana. Jasność na nanaw aretyjka w średnim wieku, która nosiła włosy upięte w kok równie wysoki jak ona sama, wskazała na zabity deskami otwór, a później na podłogę. Mają pasować do pozostałych, powiedziała nanana w do Iszny, która nosiła przebranie sprzedawcy dywanów. Nie pozwolę, by różniły się choć o jeden odcień. Kiedy wrócisz z naprawionymi dywanami, położę je obok tych w innych komnatach, żeby sprawdzić. Tak, jasności, odparła Iszna, ale zniszczenia są o wiele gorsze. Te dywany zostały utkane w szinowarze. Stworzył je ślepiec, który przez trzydzieści lat uczył się pod okiem mistrza tkacza, zanim w końcu pozwolono mu tkać własne. Umarł zaraz po ukończeniu mojego zamówienia, więc to jedyne takie dywany. Jestem tego świadoma, gdyż powiedzieliście mi to już trzy razy. Woal stworzyła wspomnienie kobiety, a później wraz z Watachem prześlizgnęła się obok komnaty i ruszyła dalej wzdłuż atrium. Udawali ludzi iszny i nikt nie pozwoliłby im swobodnie poruszać się po rezydencji. Rudy, zauważywszy, że się zbliżają, ruszył z powrotem do iszny. Dostał pozwolenie, by udać się do wygódki, ale gdyby zniknął nazbyt długo, jego nieobecność zostałaby dostrzeżona. Urwał gwałtownie. Woal otworzyła najbliższe drzwi i wciągnęła Watacha do środka. Serce biło jej szybko, kiedy tuż za ich drzwiami przeszła para strażników, która zeszła po schodach z pierwszego piętra. — Nadal uważam, że powinniśmy robić to w nocy — szepnął Watach. — W nocy pilnują tego miejsca nie gorzej od fortu. Straże zmieniały się w połowie poranka, zatem woali pozostali przybyli odrobinę wcześniej, spodziewając się, że strażnicy będą zmęczeni i znudzeni po spokojnej nocy. Trafili do niewielkiej biblioteki oświetlonej kilkoma kulami umieszczonymi w pucharze na stole. Watach spojrzał na nie, ale się nie poruszył. Chodziło im o coś więcej niż parę odłamków. Woal odstawiła torbę i grzebała w niej, aż znalazła notatnik i węgiel. Woal odetchnęła głęboko i pozwoliła, by powróciła szallan. Szybko narysowała na nanaw na podstawie tego, co widziała wcześniej. Wciąż jestem zadziwiony, że przez cały czas byłaś nimi obiema, odezwał się Watach. Zachowujecie się całkowicie niepodobnie. Właściwie o to chodzi. Żałuję, że sam tego nie zauważyłem, chrząknął i podrapał się po głowie. Lubię woal. Nie mnie? Jesteś moim zwierzchnikiem. Nie powinienem cię lubić. — Odpowiedź szczera, nawet jeśli niegrzeczna. Z nim przynajmniej zawsze wiedziała, na czym stoi. Nasłuchiwał przy drzwiach, po czym uchylił je odrobinę, śledząc strażników. — W porządku. Wchodzimy po schodach, a później wracamy galeryjką na pierwszym piętrze. Bierzemy towar, wpychamy go do windy kuchennej i ruszamy do wyjścia. Na burze żałuję, że nie możemy tego zrobić, kiedy wszyscy śpią. — Tak jest zabawniej i... — Szallan teatralnym gestem dokończyła rysunek, wstała i sprzedała watachowi kuksańca. — Przyznaj, dobrze się bawisz. — Jestem nerwowy jak rekrut pierwszego dnia na wojnie. Ręce mi się trzęsą i mógłbym przysiąc, że każdy hałas oznacza, że ktoś nas odnalazł. Niedobrze mi. — Widzisz, dobra zabawa. Przecisnęła się obok niego i wyjrzała przez uchylone drzwi. — Burzowi strażnicy... Stanęli w atrium. Bez wątpienia słyszeli głos prawdziwej nananaw, więc gdyby Szallan po prostu wyszła nosząc twarz kobiety, wywołałaby zamieszanie. Czas na kreatywność. Wzór brzęczał, kiedy się zastanawiała. Sprawić, by wodospady znów popłynęły, iluzje dziwnych sprenów. Nie. Nic tak teatralnego. Szalan znów pozwalałaby zapanowało nad nią zamiłowanie do dramatycznych gestów. Zachować prostotę jak wcześniej, jak to robiła Woal. Zamknęła oczy i wypuściła powietrze, napełniając światłem wzór i tkając jedynie dźwięk. Na nana w przywołującej strażników do komnaty, w której robiła wykład Iszna. Po co wymyślać nowe sztuczki, skoro stare dobrze działały? Woal nie czuła potrzeby, by improwizować, jedynie po to, by się wyróżniać. Wzór poniósł iluzję, a przywabieni dźwiękiem strażnicy zniknęli w korytarzu. Szalan wyprowadziła Wataha z biblioteki, później za róg i po schodach w górę. Wypuściła burzowe światło, które ją otuliło i stała się w pełni woal. Później woal przeobraziła się w kobietę nie do końca będącą woal, z dołeczkami. A na to wszystko nałożyła na nanaw. Arogancka, gadatliwa, przekonana, że wszyscy wokół niej jedynie szukali powodu, by nie pracować porządnie. Kiedy znaleźli się na kolejnym piętrze, ruszyła spokojnym, miarowym krokiem i spojrzała z ukosa na balustradę. Kiedy ją ostatnio wypolerowano? — Nie uważam tego za dobrą zabawę — stwierdził Watach, idąc obok niej. Ale podoba mi się. W takim razie to zabawa. Zabawa to wygrana w karty, to coś innego. Poważnie traktował swoją rolę, ale naprawdę powinna sobie znaleźć bardziej wyrafinowanych służących. Watach był jak wieprz w ludzkim ubraniu, ciągle tylko chrząkał i się kręcił. Dlaczego nie mieliby jej służyć najlepsi? Była świetlistym rycerzem. Nie powinna być zmuszona do tolerowania nieokrzesanych dezerterów, którzy wyglądali jak coś, co szallan narysowała po nocy ostrego picia, i to może trzymając ołówek w zębach. Rola cię opanowuje, szepnął głos w jej wnętrzu. Ostrożnie. Rozejrzała się w poszukiwaniu wzoru, ale on wciąż był na dole. Zatrzymali się przy zamkniętej na klucz komnacie na pierwszym piętrze. Zgodnie z planem miał ją otworzyć wzór, ale ona nie miała cierpliwości czekać. Poza tym obok właśnie przechodził pan sługa. Ukłonił się na widok na nanaw. I to ma być twój ukłon? — spytała nananaw. — To szybkie skinienie głową? Gdzie cię tego nauczyli? — Przepraszam jasności. Mężczyzna ukłonił się głębiej. — Mogłabym ci obciąć nogi w kolanach — stwierdziła na Nananaf. — Wtedy może przynajmniej robiłbyś wrażenie odpowiednio skruszonego — postukała w drzwi. — Otwieraj. — Dlaczego urwał, być może uświadamiając sobie, że nie była w nastroju do wysłuchiwania narzekań? Pośpiesznie otworzył szyfrowy zamek w drzwiach, otworzył je przed nią i wypuścił na zewnątrz powietrze pachnące korzennymi przyprawami. — Możesz teraz odejść i odpokutować za to, że mnie obraziłeś — poleciła na nanaw. — Wejdź na dach i siedź na nim przez dokładnie godzinę. — Jasności, jeśli was uraziłem... — Jeśli? — pokazała palcem. — Idź. Mężczyzna znów się ukłonił, ledwie wystarczająco, i odbiegł. — Chyba odrobinę przesadzacie, jasności. Watach podrapał się po brodzie. Ona ma reputację trudnej, ale nie szalonej. Zamknij się. Z tymi słowami na nana wkroczyła do pomieszczenia. Jedną ścianę wypełniały stojaki z suchą kiełbasą. Z tyłu stały worki ziarna, a na podłodze skrzynie korzenników i innych bulw, worki przypraw, nieduże słoje oliwy. Watach zamknął drzwi i zaczął pośpiesznie wciskać kiełbasę do worka na nanaw się tak nie śpieszyła. To było dobre miejsce do przechowywania tych wszystkich rzeczy, przyjemne i zamknięte. Zabranie ich gdzie indziej wydawało się cóż, zbrodnią. Może mogłaby przeprowadzić się do skałospadu, odgrywać rolę. A dawna pani domu? Cóż, rzecz jasna, była niedoskonałą wersją. Po prostu by się jej pozbyła i zajęła jej miejsce. To by było właściwe, czyż nie? Woal pozwoliła z dreszczem, by jeden z poziomów iluzji się rozpłynął. Na burze, na burzę, co to było? Nie chciałbym was obrazić jasności, powiedział Watach, wkładając worek kiełbac do kuchennej windy, ale możecie tu stać i nadzorować, albo możecie burzowo pomóc i dostać dwa razy więcej żywności, tracąc połowę ego. Przepraszam. Woal chwyciła worek ziarna. Głowa tej kobiety to przerażające miejsce. Cóż, jak mówiłem, na nanaw słynie z tego, że ma trudny charakter. Ano, pomyślała Woal. Ale ja mówiłam o szallan. Pracowali szybko, napełniając windę kuchenną, która była niezbędna, by przewozić duże dostawy z magazynu poniżej. Zabrali wszystkie kiełbasy, większość korzenników i kilka worków ziarna. Kiedy winda była pełna, opuścili ją na parter. Czekali przy drzwiach, aż rudy w końcu zaczął pogwizdywać. Parter znów był bezpieczny. Nie ufając sobie z twarzą na nanaw, została jako woal, gdy pośpiesznie wyszli na zewnątrz. Wzór czekał za drzwiami i z brzęczeniem wspiął się na jej spodnie. W drodze na dół minęli wodospad z czystego marmuru. Szallan z chęcią zostałaby i podziwiała mistrzowskie dusznikowanie. Całe szczęście tą operacją kierowała Woal. Szallan? Szallan pogrążała się w różnych rzeczach. Skupiała się na szczegółach, albo miała głowę w chmurach i marzyła o szerokiej perspektywie. Wygodny środek to bezpieczne miejsce umiarkowania, był dla niej obcym terytorium. Zeszli po schodach, po czym dołączyli do Rudego w zniszczonej komnacie i pomogli mu zanieść zwinięty dywan do magazynu przeładunkowego. Kazała wzorowi cicho otworzyć zamek windy kuchennej, po czym odesłała go, żeby odciągnął kilku służących, którzy właśnie wnosili do środka drewno. Pobiegli za obrazem dzikiej norki z kluczem w pysku. Woal, Rudy i Watach rozwinęli dywan, napełnili go workami jedzenia z windy, zwinęli z powrotem i wnieśli do wozu. Strażnicy na bramie nie powinni zauważyć paru nieco zbyt wybrzuszonych dywanów. Poszli po drugi dywan, powtórzyli proces i ruszyli z powrotem. Woal jednak zatrzymała się w magazynie tuż przy drzwiach. — Co to było na suficie? — przechyliła głowę na widok dziwnych kałusz skapującego płynu. Złość osprenny uświadomiła sobie. Zbierają się tutaj, a później wypływają przez podłogę. Bezpośrednio nad nimi znajdowała się spiżarnia. — Uciekamy! — Woal odwróciła się i pobiegła z powrotem do wozu. Chwilę później na górze ktoś zaczął krzyczeć. Wspięła się na kozła i uderzyła czula trzciną. Jej ekipa, do której dołączyła iszna, wpadła do magazynu i wskoczyła do wozu, który zaczął się poruszać. Krok po powolnym kroku. Woal. Szalan uderzyła wielkiego kraba w skorupę, zachęcając go do ruchu. Niestety Czul poruszał się z szybkością Czula. Wóz wyjechał na dziedziniec, ale brama przed nimi już się zamykała. Na burzę! Watach obejrzał się przez ramię. Czy to ma być część zabawy? Za nimi na wypadła z budynku, jej włosy się kołysały. Zatrzymać ich, złodzieje! szallan spytał watach woal kimkolwiek jesteś na burze oni mają kusze Szallan odetchnęła głęboko, bramy zatrzasnęły się przed nimi na niewielki dziedziniec weszli uzbrojeni strażnicy szallan krzyknął watach. Stanęła na wozie. Wokół niej kłębiło się burzowe światło. Czul stanął, a ona odwróciła się do strażników. Mężczyźni zatrzymali się gwałtownie i otworzyli usta. Z tyłu ciszę przerwała na nanaw. — Idioci, co wy wyprawiacie? Dlaczego... Urwała i również się zatrzymała, kiedy szalan odwróciła się do niej. Nosiła jej własną twarz. Te same włosy, te same rysy, to samo ubranie naśladowanie łącznie z postawą i wysoko zadartym nosem. Szalana na na funiosła ręce do boków, a z ziemi wokół wozu wyrwały się spreny, kałuże krwi w niewłaściwym odcieniu i gotujące się zbyt gwałtownie, opadające z góry odłamki szkła, niecierpliwo spreny jak wąskie macki szalana nanaw pozwoliła, by jej obraz się zniekształcił, rysy spłynęły z twarzy jak farba po ścianie. Zwykła nanaw wrzasnęła i uciekła w stronę budynku. Jeden ze strażników wystrzelił z kuszy, a bełt trafił na nanaw w głowę. A niech to na moment zrobiło jej się ciemno przed oczami i dostała ataku paniki na wspomnienie chwili, gdy w pałacu została dźgnięta mieczem. Ale dlaczego miałaby się przejmować, jeśli prawdziwe bulospreny dołączą do otaczającej ją iluzji? Wyprostowała się i znów spojrzała w stronę żołnierzy. Jej twarz się topiła, a ze skroni wystawał bełt z kuszy. Strażnicy uciekli. — Watach! — powiedziała. — Proszę, otwórz bramę! Jej usta nie działały właściwie. Jakie to dziwne. Watach się nie ruszył, więc spiorunowała go wzrokiem. Och! wykrzyknął, cofnął się i potknął o jeden z dywanów na wozie. Upadł obok rudego, którego otaczały strachospreny jak kule mazi. Nawet iszna miała minę, jakby zobaczyła pustkowca. Szallan odrzuciła iluzję. Wszystkie poza woal. Jedynie zwyczajna, codzienna woal. Nic się nie stało. Tylko iluzje. Idź, otwórz bramę. Watach podniósł się z wozu i pobiegł do ogrodzenia. Woal, eee, odezwał się rudy. Ten bełt z kuszy, krew ci płynie na ubranie. I tak miała mnie wyszucić. Usiadła i poczuła się swobodniej, kiedy wzór wrócił na wóz i przeszedł po siedzeniu w jej stronę. Mam już prawie gotowy nowy strój. W takim tempie powinna kupować je hurtowo. Wyjechali wozem przez bramy i zatrzymali się, by Watach mógł wsiąść. Żadni strażnicy ich nie gonili, a umysł Woal zaczął dryfować, gdy odjeżdżali. Ten. ten bełt robił się irytujący. Nie czuła bezpiecznej dłoni, a niech to obnacała pocisk. Najwyraźniej burzowe światło uzdrowiło ciało wokół rany. Zacisnęła zęby i próbowała go wyciągnąć, ale utknął. Znów zrobiło jej się ciemno przed oczami. — Przyda mi się pomoc, chłopaki — wskazała na bełt i wciągnęła więcej burzowego światła. Kiedy watach wyciągnął pocisk, całkowicie straciła przytomność. Odzyskała ją po krótkiej chwili na wpół, leżąc na koźle wozu. Przesunęła palcami po skronie, ale nie poczuła otworu. Czasami mnie niepokoisz, stwierdził Watach, który kierował czulem za pomocą trzciny. Robię to, co konieczne. Woal znów się rozluźniła i wygodnie oparła stopy na przedziewozu. Czy tylko to sobie wyobrażała, czy ludzie robili wrażenie bardziej głodnych niż wcześniej? Wokół ich głów bzyczały głodospreny, przypominające czarne punkciki albo malutkie muszki, jakie czasem trafiały się na gnijących roślinach. Dzieci płakały na kolanach wyczerpanych matek. Woal odwróciła się zawstydzona, myśląc o żywności ukrytej w wozie. Ile dobra mogłaby z tym uczynić? Ile łez mogłaby osuszyć? Ile płaczu głodnych dzieci uciszyć? Spokojnie. Przeniknięcie do kultu chwil było większym dobrem niż nakarmienie teraz kilku osób. Potrzebowała tej żywności, by wykupić sobie wejście, by zbadać serce hulanki, jak nazwał go trefniś. Woal nie wiedziała zbyt wiele o niestworzonych. Nigdy nie słuchała uważnie żarliwców, nawet gdy mówili o ważnych sprawach, nie wspominając już o ludowych opowieściach i historiach o pustkowcach. Szallan wiedziała niewiele więcej i rzecz jasna chciała znaleźć księgę na ten temat. Poprzedniego wieczoru Woal powróciła do gospody, w której szallan spotkała się z królewskim trefnisiem i choć on sam był nieobecny, pozostawił dla niej wiadomość: Nadal próbuje znaleźć dla ciebie jakiś kontakt wśród ważniejszych osobistości kultu. Wszyscy, z którymi rozmawiam, mówią po prostu zrób coś, co zwróci ich uwagę. I tak bym też zrobił, ale jestem pewien, że obraza moralności publicznej byłaby niemądra, nawet jeśli w mieście brakuje straży. Zrobić coś, co przyciągnie ich uwagę. Wydawało się, że w tym mieście maczają palce we wszystkim, trochę jak duchokrwiści. Obserwowali w tajemnicy. Może nie musiała czekać na trefnisia i może mogła rozwiązać dwa problemy jednocześnie. Zabierz nas na dźwięczny rynek, powiedziała do Watacha, podając nazwę targowiska najbliżej sklepu Krawcowej. Nie zamierzasz rozładować jedzenia zanim oddamy wóz? Oczywiście, że tak. Popatrzył na nią z ukosa, ale kiedy nie udzieliła mu dalszych wyjaśnień, pokierował wóz we wskazaną stronę. Woal wzięła kapelusz i płaszcz z tyłu wozu, włożyła je, a później tkaniem światła zasłoniła plamy krwi na koszuli. Kazała Watachowi podjechać do wskazanego budynku na targu. Kiedy się zatrzymali, do wozu zajrzeli uciekinierzy, ale zobaczyli tylko dywany i rozproszyli się, kiedy Watach popatrzył na nich groźnie. Pilnujcie wozu! A Woal sięgnęła po niewielki worek żywności. Zeskoczyła i ruszyła w stronę budynku. Wieczna burza uszkodziła jego dach, dzięki czemu był doskonałym miejscem dla uchodźców. Jak zwykle znalazła grunda w głównym pomieszczeniu. W czasie pobytu w mieście wracała kilka razy, zbierając informacje od grunda. Brudnego ulicznika, którego pierwszego dnia przekupiła jedzeniem. Kręcił się w okolicy, a Woal dobrze znała wartość miejscowego ulicznika jako dostarczyciela informacji. Dziś był sam inni żebracy wyruszyli na poszukiwanie żywności. Grunt rysował węglem na niedużej desce, używał przy tym zdrowej ręki, a zniekształconą chował w kieszeni. Na jej widok od razu się ożywił, przestał uciekać. Wydawało się, że w tym mieście ulicznicy zaczynali się niepokoić, kiedy ktoś ich szukał. Ale to się zmieniało, kiedy wiedzieli, że miało się jedzenie. Próbował robić wrażenie niezainteresowanego do chwili, gdy woal rzuciła mu pod nogi worek, ze środka wystawała kiełbasa. Wtedy wybałuszył ciemne oczy. Cały worek. To był dobry dzień, woal kucnęła. Masz dla mnie jakieś wieści o tych książkach? Nie, grunt pomacał kiełbaskę, jakby chciał się upewnić, czy woal nagle jej nie zabierze. Nic nie słyszałem. Daj mi znać, jeśli się dowiesz. Tymczasem powiedz mi, czy znasz kogoś, komu przydałoby się trochę jedzenia? Ludzi, którzy są szczególnie mili albo potrzebujący, ale przy rozdawaniu ziarna są pomijani? Popatrzył na nią z ukosa, próbując ocenić, o co jej chodzi. Mam trochę dodatkowej żywności do rozdania, wyjaśniła Woal. Zamierzasz dać im jedzenie? Powiedział to takim tonem, jakby było to równie racjonalne, jak sprawienie, że z nieba zaczną spadać Kremliki. Z pewnością nie jestem pierwsza. Pałac kiedyś karmił ubogich, prawda? Królowie robią takie rzeczy, niezwykli ludzie, obrócił ją uważnym spojrzeniem. Ale ty nie jesteś zwykłym człowiekiem. Nie. No. Szwaczka Muri zawsze była dla mnie miła. Ma mnóstwo dzieciaków i nie może ich wykarmić. Ma chabupę obok tej starej piekarni, co się spaliła przy pierwszej wiecznej burzy. I dzieciaki uciekinierów, co mieszkają w parku przy Księżycowej. To maluchy, wiesz? Nikt się nimi nie opiekuje. I szef złamał rękę. Chcesz to wszystko zapisać? Będę pamiętała. Wzruszył ramionami i podał jej długą listę. Podziękowała mu i przypomniała, że ma nadal szukać książki, o którą pytała. Iż na napolecenie szalan odwiedziła kilku sprzedawców książek i jeden wspomniał o tomie zatytułowanym Mity, względnie nowym, który wspominał o niestworzonych. Sprzedawca miał egzemplarz, ale jego sklep został obrabowany w czasie rozruchów. Liczyła, że ktoś w podziemiu będzie wiedział, dokąd trafiły jego towary. Woal ruszyła energicznym krokiem z powrotem w stronę wozu. Kult chciał, żeby zwróciła na siebie uwagę? Cóż, zamierzała to zrobić. Wątpiła, by lista grunda była bezstronna, ale zatrzymanie się pośrodku targu i rozdawanie worków najpewniej doprowadziłoby do wybuchu rozruchów. Ten sposób rozdania jedzenia był równie dobry jak inne. Szwaczka Muri okazała się kobietą, która miała dużo dzieci i mało środków, by je wykarmić. Dzieci w parku znajdowały się dokładnie tam, gdzie wskazał grunt. Boal zostawiła dla nich stertę jedzenia i odeszła, gdy oszołomione się na nią wspinały. Przy czwartym przystanku Watach zaczął się domyślać. — Zamierzasz je całe rozdać, prawda? — Nie całe. Woal siedziała wygodnie na swoim miejscu, gdy toczyli się w stronę kolejnego przystanku. A co z zapłaceniem kultowi chwil? Zawsze możemy ukraść więcej. Mój kontakt stwierdził, że po pierwsze musimy zwrócić ich uwagę. Jak sądzę, szalona kobieta w bieli, jadąca przez targowisko i wyrzucająca worki z jedzeniem, z pewnością to osiągnie. Szalona z pewnością się zgadza. Woal sięgnęła do zwiniętego dywanu i wyciągnęła kiełbasę dla niego. Zjedz coś, poczujesz się lepiej, mruknął coś pod nosem, male odgryzł kawałek. Nim zapadł zmrok, wóz był pusty. Woal nie była pewna, czy w ten sposób zwrócił uwagę kultu, ale na burze czuła się świetnie, że mogła coś zrobić. Szalan mogła sobie czytać księgi, dyskutować o intrygach i wymyślać podstępy. Woal martwiła się ludźmi, którzy rzeczywiście głodowali, ale nie rozdała wszystkiego. Pozwoliła Watachowi zachować kiełbasę, rozpoznać opowieści. Martwię się zawodzącymi zabezpieczeniami wieży. Jeśli tu nie jesteśmy chronieni przed niestworzonymi, to gdzie? Z szuflady 3,11. Granat. Odpuść sobie brodo, mruknął wet. Nie spotkałeś czarnego ciernia? Spotkałem! Pochwalił mój mundur i oddał mi swój nóż za dzielność! Kłamca! Uważaj, powiedział broda. Kal może cię gnąć, jeśli ciągle będziesz przerywał dobrą historię. Ja? Kaladin szedł z resztą oddziału na patrolu. Mnie w to nie mieszaj. Popatrzcie tylko na niego, stwierdził broda. Ma wygłodniałe spojrzenie, wwet. Chcę usłyszeć historię do końca. Kaladin uśmiechał się z pozostałymi. Na rozkaz elokara oficjalnie zaciągnął się do straży muru i od razu trafił do oddziału porucznika Noro. Tak szybko stał się jednym z nich, że wydawało mu się to wręcz tanie po wysiłkach stworzenia mostu czwartego. Mimo to kaladin lubił tych mężczyzn i z przyjemnością słuchał ich przekomarzanek, kiedy prowadzili patrol po wewnętrznej stronie muru. Sześciu żołnierzy to dużo, jak na zwyczajny patrol, ale Lazur chciała, żeby trzymali się w większych grupach. Oprócz Brody, Weda i Noro w oddziale był krępy Alawart i przyjacielski Waceslw, ale tyjczyk, ale wyraźnie tajleńskiego pochodzenia. Obaj ciągle próbowali namówić Kaladina, żeby zagrał z nimi w karty, co nieprzyjemnie przypominało mu Sacha i parszmenów. I nie uwierzycie, co się stało później, mówił dalej broda. Czarny cierń powiedział mi. A niech to burza nie słuchacie, prawda? Nie, przyznał Wet. Za bardzo zajmuje nas patrzenie na to, skinął głową w stronę czegoś, co mijali. Broda zachichotał. Ha, popatrzcie, no tylko na tego kurczaka na grzędzie. Na kim spodziewa się zrobić wrażenie? Burzowo, bezużyteczny zgodził się Wed. Kal uśmiechnął się i obejrzał się przez ramię, szukając tego, kogo zauważyli broda i Wed. Musiał wyglądać naprawdę głupkowato, żeby wywołać tak silną. To był Adolin. Książę stał oparty o ścianę na rogu, nosił fałszywą twarz i żółty strój zgodny z najnowszą modą. Strzegł go wyższy od niego kilka cali drej, który z zadowoleniem pogryzał czołtę. Gdzieś, stwierdził poważnie broda, jakiemuś królestwu brakuje sztandarów, bo ten gość wykupił je wszystkie i uszył z nich płaszcze. Gdzie oni wymyślają takie rzeczy? Spytał Waceslw. To znaczy, na burze, czy oni naprawdę mówią sobie, wiecie, czego potrzebuję na apokalipsę? Wiecie, co by mi się naprawdę przydało? Nowy płaszcz z dodatkowymi cekinami. Minęli Adolina, który skinął w stronę Kaladina, a później odwrócił wzrok. To znaczyło, że wszystko jest w porządku i mógł dalej towarzyszyć strażnikom. Potrząśnięcie głową byłoby znakiem, że ma się wydostać i wrócić do sklepu krawcowej. Broda wciąż chichotał. Kiedy służyłem kupcom w stenie, zauważył, musiałem raz przepłynąć całą cysternę farby, żeby uratować córkę księcia. Kiedy skończyłem, nadal nie byłem tak kolorowy, jak ten napuszony kremlik. Alawart chrząknął. Burzowi szlachetnie urodzeni. Nie przydają się do niczego poza wydawaniem złych rozkazów i jedzeniem dwa razy więcej niż uczciwi ludzie. Ale wtrącił Kaladin. Jak możecie tak mówić? To znaczy on jest jasnooki, jak my. Skrzywił się. Czy to zabrzmiało fałszywie? Z pewnością miło jest być jasnookim, a ja oczywiście mam jasne oczy, podobnie jak wasze, moje oczy są jaśniejsze niż ciemne oczy ciemnookich. Musiał kilka razy dziennie przywoływać syl, żeby kolor jego oczu się nie zmienił. Jak my? Spytał broda. Kal, w jakiej rozpadlinie ty żyłeś? Tam skąd pochodzisz, średniacy w ogóle się do czegoś przydawali? Niektórzy, stwierdził Kaladin. Broda i Wet, cóż właściwie cały oddział poza Noro, byli dziesiątakami, ludźmi z dziesiątego danu, najniższego w hierarchii jasnookich. Kaladin rzadko zwracał na to uwagę. Dla niego jasnoocy zawsze byli po prostu jasnookimi. Ci ludzie postrzegali świat zupełnie inaczej. Do średniaków zaliczano wszystkich powyżej ósmego danu, którzy jednak nie byli lordami. Członkowie oddziału myśleli o nich właściwie jak o obcym gatunku, szczególnie o tych z piątego i szóstego danu, którzy nie służyli w wojsku. Jak to się stało, że ci ludzie w sposób całkowicie naturalny otaczali się innymi ze swojego stanu? Poślubiali dziesiątaczki, Pili z dziesiątakami, żartowali z dziesiątakami. mieli własny żargon i tradycje. Był tu cały świat, którego Kaladin nigdy wcześniej nie widział, mimo że mieszkał tuż obok. Niektórzy średniacy są użyteczni, niektórzy dobrze się pojedynkują. Może moglibyśmy wrócić i zwerbować tego gościa. Miał u pasa miecz. Inni patrzyli na niego, jakby oszalał. Kal, kip! powiedział broda. Kip było potocznym określeniem, którego znaczenia Kaladin jeszcze nie poznał. Dobry z ciebie gość. Podoba mi się, że w każdym dostrzegasz to, co najlepsze. Nawet nie zacząłeś mnie jeszcze ignorować, co większość robi po naszym pierwszym wspólnym posiłku. Ale musisz się nauczyć, jak naprawdę wygląda świat. Nie możesz ufać średniakom, chyba że są dobrymi oficerami, jak arcymarszałek. marszałek. Ludzie tacy jak tamten będą kroczyć dumniej, dyktować ci co masz robić, ale jeśli postawisz ich na murze w czasie ataku, zleją się bardziej na żółto niż ten płaszcz. Mają przyjęcia, zgodził się wet. I w sumie bardzo dobrze. Dzięki temu nie wtrącają się w nasze sprawy. Cóż za dziwna mieszanina uczuć. Z jednej strony chciało powiedzieć im o amaramie i rozprawiać o niesprawiedliwościach, jakich jego bliscy doznali wielokrotnie z jego rąk, z drugiej szydzili za dolina Holina, który mógł ubiegać się o tytuł najlepszego szermierza w całym aletkarze. Owszem, jego strój był trochę jaskrawy, ale gdyby porozmawiali z nim choć przez pięć minut, zobaczyliby, że nie jest taki zły. Kaladin wlókł się za nimi czuł się niewłaściwie, pozbawiony włóczni na patrolu i odruchowo szukał wzrokiem syl, która unosiła się na wietrze. Dostał miecz do noszenia na prawym boku, pałkę do noszenia na lewym i małą okrągłą tarczę. Pierwszym czego nauczyła go straż muru było to, jak dobywać miecza opuszczając prawą rękę, ale nie tarczę i wysuwając go z pochwy. Podczas ataku pustkowców nie mieli używać mieczy ani pałek. Na górze czekały porządne piki, ale na dole sytuacja wyglądała inaczej. Szeroka droga, która biegła wzdłuż muru wokół całego miasta, była pusta i czysta. Troszczyła się o nią straż. Ale na większości odbiegających od niej ulic tłoczyli się ludzie. Nikt poza najuboższymi i najbardziej wynędzniałymi nie chciał znajdować się tak blisko muru. Jak to jest, powiedział Wet, że ci uciekinierzy nie mogą sobie wbić do głów, że jesteśmy jedynym, co oddziela ich od tej armii na zewnątrz? Rzeczywiście wielu z tych, których mijali w bocznych uliczkach, patrzyło na patrol z otwartą wrogością. Dziś przynajmniej nikt w nich niczym nie rzucał. Widzą, że jesteśmy na najedzeni, odparł Noru czują żywność z naszych koszar, nie myślą głowami, tylko żołądkami. Połowa z nich i tak należy do kultu, zauważył broda. Któregoś dnia będę musiał do nich przeniknąć, może będę musiał poślubić ich kapłankę, ale wiedzcie, że nie sprawdzam się w haremie. Ostatnio inni mężczyźni byli zazdrośni, że skupiłem na sobie całą uwagę kapłanki. Tak bardzo śmiała się z twojej ofiary, że się rozproszyła, co? Spytał Wet. Właściwie to cała historia o uspokój się, brodo, stwierdził porucznik. Przygotujmy się na dostawę. Złapał tarczę drugą ręką i wyjął pałkę. Macie być groźni. Tylko pałki. Grupa wyjęła drewniane pałki. Kaladinowi konieczność obrony przed rodakami wydawała się niewłaściwa. Przywoływała wspomnienia czasów w armii Amarama, gdy rozbijali obóz w pobliżu miasteczek. Wszyscy ciągle mówili o chwale armii i walki na strzaskanych równinach. A jednak, kiedy mieszkańcy skończyli się gapić, z zadziwiającą prędkością przechodzili do wrogości. Armia była czymś, co wszyscy pragnęli mieć, jak długo robiła ważne rzeczy gdzie indziej. Oddział Noro spotkał się z innymi z Plutonu. Dwa oddziały na murach, dwa odpoczywające i dwa na patrolu na dole, co znaczyło, że żołnierzy w sumie było około czterdziestu. Dwunastu mężczyzn ustawiło się w szyku, by strzec powolnego, ciągniętego przez czula wozu, który opuścił jeden z większych magazynów w ich koszarach. Znajdowała się na nim sterta zawiązanych worków. Uciekinierzy tłoczyli się wokół, a Kaladin uniósł pałkę. Musiał użyć tarczy, by odepchnąć mężczyznę, który podszedł zbyt blisko. Całe szczęście to sprawiło, że pozostali się cofnęli, zamiast ruszyć na wóz. Potoczyli się zaledwie jedną przecznicę w głąb miasta, nim zatrzymali się przy placu. Syl sfrunęła i usiadła na jego ramieniu. Oni... oni wyglądają, jakby cię nienawidzili. Nie mnie, szepnął Kaladin. Munduru. Co. co zrobisz, jeśli rzeczywiście zaatakują? Nie wiedział. Nie przybył do miasta, by walczyć z cywilami, ale gdyby odmówił obrony swojego oddziału. Burzowy Welaland się spóźnia, mruknął Wed. Zaczekajmy jeszcze chwilę, powiedział Noro. Nic nam nie będzie. Ci dobrzy ludzie wiedzą, że jedzenie w końcu do nich trafi. Po tym jak spędzą wiele godzin stojąc w kolejce przy jednym ze stanowisk Vela Lanta, pomyślał Kaladin. Od strony miasta, częściowo zasłonięta przez gromadzące się tłumy, zbliżała się grupka ludzi w fioletowych strojach i maskach. Zaczęli biczować się po ramionach, na co Kaladin patrzył z konsternacją. Przywołali bulospreny, które wypełzały z ziemi wokół nich jak ręce pozbawione skóry. Tyle tylko, że tutaj były zbyt duże, w niewłaściwym kolorze i... i wcale nie wyglądały na ludzkie. — Modliłem się do sprenów nocy, a one przyszły do mnie — zawołał mężczyzna naprzedzie unosząc wysoko ręce. — One pozbawiły mnie bólu. — O nie! — szepnęła Syl. — Przyjmijcie je! Spreny zmian! Spreny nowej burzy, nowej ziemi, nowego ludu! — Kaladin chwycił Noro za ramię. — Panie, musimy się wycofać, zabrać to ziarno z powrotem do magazynu. — Mamy rozkazy, by... — Noro urwał na widok coraz bardziej wrogiego tłumu. Na szczęście wtedy z za rogu wyszła grupka około pięćdziesięciu mężczyzn w niebiesko-czerwonych mundurach. Szorstkimi gestami i wykrzykiwanymi rozkazami zaczęli odsuwać uciekinierów na bok. Westchnienie Noro było wręcz komicznie głośne. Rozzłoszczony tłum rozproszył się, kiedy oddziały Velalanta otoczyły dostawy zboża. Dlaczego robimy to za dnia? zwrócił się Kaladin do jednego z ich oficerów. I dlaczego nie przyjdziecie po prostu do naszego magazynu, żeby odeskortować transport? Poza ten pokaz? Jeden z żołnierzy odsunął go uprzejmie, ale stanowczo od wozu. Oddział otoczył dostawę ziarna i odmaszerował, a tłum podążył za nimi. Kiedy dotarli z powrotem do muru, Kaladin poczuł się jak człowiek, który ujrzał ląd po tym, jak przepłynął całą drogę z Thaileny. Przycisnął dłoń do kamienia, czując jego chłodną, szorstką powierzchnię. Czerpał z niego poczucie bezpieczeństwa w podobny sposób, jak czerpałby burzowe światło. Walka z tłumem nie byłaby trudna, nie mieli broni. Jednakże choć szkolenie uczyło mechaniki prowadzenia walki, uczucia to zupełnie inna kwestia. Syl kuliła się na jego ramieniu i patrzyła w głąb ulicy. To wszystko wina królowej, mruknął cicho broda. — Gdyby nie zabiła tamtej żarliwczyni. Przestań. Przerwał mu ostro Noro. Odetchnął głęboko. Mój oddział czeka teraz służba na murze. Macie pół godziny, żeby się napić albo zdrzemnąć, a później zbieracie się w naszej strażnicy na górze. I chwała niech będzie burzą. Broda ruszył prosto w stronę schodów. Najwyraźniej planował najpierw dotrzeć do strażnicy, a później się rozluźnić. Z przyjemnością spędzę trochę czasu piorunując wzrokiem wrogą armię. Kaladin dołączył do brody. Wciąż nie wiedział, skąd się wziął przydomek mężczyzny. W całym oddziale tylko Noro nosił brodę, która jednak nie robiła szczególnie imponującego wrażenia. Skała by ją wyśmiał, a następnie skrócił jej cierpienia przy użyciu brzytwy i odrobiny mydła. — Dlaczego płacimy lordom, brodo? — spytał Kaladin, gdy się wspinali. — Z tego, co widziałem, welalant i jemu podobni są bezużyteczni. — Ano. — Prawdziwych lordów straciliśmy w czasie zamieszek albo w pałacu. Ale arcymarszałek wie co robić. Podejrzewam, że gdybyśmy się nie dzielili z ludźmi w rodzaju Velalanta, musielibyśmy siłą powstrzymywać ich przed zdobyciem ziarna. W ten sposób ludzie przynajmniej w końcu dostają jedzenie, a my możemy strzec muru. Często mówili w taki sposób. Ich zadaniem było utrzymanie muru, a gdyby sięgnęli dalej, starali się utrzymać porządek w mieście albo zniszczyć kult, rozproszyliby się. Miasto musiało przetrwać. Nawet jeśli wewnątrz płonęło, musiało przetrwać. Kaladin w pewnym stopniu się zgadzał. Armia nie mogła zrobić wszystkiego. I tak bolało. Kiedy zamierzasz mi powiedzieć, jak tworzymy tę całą żywność? — szepnął Kaladin. — Ja... Broda rozejrzał się po klatce schodowej. Nachylił się bliżej. — Nie wiem, Karl, ale pierwszą rzeczą, którą zrobił Lazur, kiedy przejął dowodzenie, kazał nam zaatakować dolny klasztor przy wschodnich bramach, z dala od pałacu. Znam mężczyzn z innych kompanii, którzy brali udział w tym natarciu. Klasztor opanowali buntownicy — Mieli dusznik, prawda? Broda kiwnął głową. Jedyny w mieście, który nie był w pałacu, kiedy, no wiesz. Ale jak go używamy, nie przyciągając wrzaskunów? Cóż, broda zmienił ton głosu. Nie mogę ci zdradzić wszystkich tajemnic, ale... zaczął opowiadać historię o tym, jak sam nauczył się używać dusznika od króla Herdazu. Może nie był najlepszym źródłem informacji. Arcymarszałek, przerwał mu Kaladin. Zauważyłeś coś dziwnego w jej ostrzu odprysku? Nie ma klejnotu na głowicy ani jelcu. Broda popatrzył na niego z ukosa. Jego twarz oświetlały promienie wpadające przez wąskie okienka. Nazwanie arcymarszałka nią zawsze wzbudzało reakcję. Może dlatego arcymarszałek nigdy go nie odsyła, stwierdził broda. Może jest popsute. Może? Pomijając ostrza innych świetlistych, wcześniej widział tylko jedno ostrze odprysku, które nie miało klejnotu. To należące do skrytobójcy w bieli. Ostrze honoru, które dawało moce świetlistego każdemu, do kogo należało. Jeśli lazur miała broń, która pozwalała jej używać mocy dusznikowania, być może to wyjaśniało, dlaczego wrzaskuny jeszcze się nie dowiedziały. W końcu wyszli na szczyt muru i słońce. Zatrzymali się i spojrzeli ponad miastem wysokimi ostrzami wiatru i falującymi wzgórzami. Nad drugim jego krańcem dominował pałac, nawet skryty w mroku. Straż rzadko patrolowała odcinek muru, który przebiegał za nim. Znasz może kogoś z gwardii pałacowej? spytał Kaladin. Czy ci ludzie wciąż pozostają w kontakcie z rodzinami albo coś w tym rodzaju? Broda pokręcił głową. Jakiś czas temu podszedłem bliżej. Usłyszałem głosy Kal szepcące, bym do nich dołączył. Arcymarszałek mówi, że mamy zamknąć na nie uszy. Nie mogą nas wziąć, o ile nie posłuchamy, położył dłoń na ramieniu Kaladina. Twoje pytania są uczciwe, Kal, ale za bardzo się przejmujesz. Musimy skupić się na murze. Lepiej nie mówić zbyt dużo o królowej albo pałacu. Podobnie jak nie mówimy, że Lazur jest kobietą. Jej tajemnica, broda wyraźnie się skrzywił. To znaczy tajemnica arcymarszałka jest czymś, czego mamy strzec. W takim razie burzowo kiepsko sobie z tym radzimy. Mam nadzieję, że lepiej nam idzie z obroną muru. Broda wzruszył ramionami, nadal trzymając dłoń na barku Kaladina, który wtedy po raz pierwszy coś zauważył. Nie masz glifu strażniczego. Broda popatrzył na swoją rękę i tradycyjną białą opaskę, na której wiązało się glif strażniczy. Jego była pusta. Ano! Wcisnął dłoń do kieszeni. Czemu nie? Broda wzruszył ramionami. Powiedzmy, że wiem dość, by rozpoznać, które opowieści są wymyślone. Nikt nas nie strzeże, Kal. Ruszył w stronę miejsca zbiórki, jednej z wież wznoszących się na murze. Syl stanęła na ramieniu Kaladina, po czym ruszyła w górę, jakby kroczyła po niewidzialnych stopniach w powietrzu, by znaleźć się na wysokości jego oczu. Popatrzyła za brodą, a jej dziewczęca sukienka falowała na wietrze, którego Kaladin nie czuł. Dalinar myśli, że Bóg nie umarł, powiedziała. Jedynie, że wszechmocny, to znaczy honor, nigdy nie był Bogiem. Jesteś częścią honoru, czy to cię nie obraża? Każde dziecko w końcu uświadamia sobie, że jego ojciec nie jest Bogiem, popatrzyła na niego. A ty myślisz, że ktoś patrzy? Naprawdę sądzisz, że tam nic nie ma? Dziwne pytanie, jak na malutki kawałek bóstwa pomyślał. Kaladin pozostał w wejściu do strażnicy. Wewnątrz członkowie jego oddziału, siódmy Pluton, oddział drugi, co nie brzmiało tak dobrze jak most czwarty, śmiali się i kręcili, zbierając sprzęt. Kiedyś uważałem wszystkie straszne rzeczy, które mi się przytrafiły, za dowód, że nie ma Boga. Później, w niektórych najmroczniejszych chwilach, traktowałem swoje życie jako dowód, że coś tam musi być, bo jedynym wyjaśnieniem było celowe okrucieństwo. Odetchnął głęboko i spojrzał w stronę chmur. Wzniósł się w niebo i odnalazł tam wspaniałość. Dostał moc, by chronić i bronić. Teraz. Teraz nie wiem. Z całym szacunkiem, ale wydaje mi się, że wiara Dalinara brzmi zbyt dogodnie. Skoro jedno bóstwo okazało się niedoskonałe, upiera się, że w takim razie wszechmocny wcale nie był Bogiem? Że musi istnieć coś innego? Nie podoba mi się to. Czyli może to po prostu pytanie, na które nigdy nie uda nam się odpowiedzieć. Wszedł do strażnicy. Miała szerokie drzwi po obu stronach prowadzące na mur, a wąskie otwory po zewnętrznej stronie zapewniały stanowiska dla łuczników, podobnie jak dach. Po prawej miał stojak z bronią i tarczami, jak również stół do jedzenia. Nad nimi znajdowało się duże okno wychodzące na miasto, przez które ci wewnątrz mogli odczytywać rozkazy, przekazywane z dołu za pomocą flag sygnałowych. Właśnie odkładał tarczę na stojak, kiedy zagrzmiały bębny. Syl poderwała się do góry, jak nagle naciągnięty sznurek. — Atak na mur! — krzyknął Kaladin, odczytując dźwięk bębnów. — Uzbrajać się! Pośpiesznie sięgnął po jedną z pik stojących rzędem przy ścianie. Rzucił ją pierwszemu mężczyźnie, który się pojawił, po czym rozdawał je dalej, gdy żołnierze śpieszyli wypełniać rozkazy. Porucznik Noro i Broda rozdawali tarcze, duże i prostokątne, w przeciwieństwie do małych, okrągłych, które nosili podczas patroli na dole. — Szyk! — krzyknął Kaladin tuż przed tym, jak zrobił to Noro. — Na burze nie jestem ich dowódcą. Czując się jak idiota, Kaladin wziął własną pikę, zważył ją w dłoniach i wyszedł wraz z Brodą, który miał tylko tarczę. Na murze cztery oddziały stanęły w szyku, najeżonym pikami i osłoniętym nakładającymi się tarczami. Niektórzy z żołnierzy w środku, jak Kaladin i Noro, mieli tylko piki, które ściskali obiema rękami. Pod spływał po skroniach Kaladina. W czasie służby w armii marama miał okazję przez krótki czas ćwiczyć walkę piką. Pikinierów wykorzystywano jako przeciwwagę dla ciężkiej kawalerii, która była stosunkowo nowym wynalazkiem waletyjskiej sztuce wojennej. Wydawało mu się, że nie przydadzą się zbytnio w walce na szczycie muru. Świetnie się nadawały do nacierania na wrogie szeregi, ale trudno mu było utrzymać pikę skierowaną w górę. Nie była dobrze wyważona do takiego uchwytu, ale jak inaczej mieli walczyć przeciwko stopionym? Inny pluton, który dzielił z nimi strażnicę, ustawił się na szczycie wieży z łukami w rękach. Kaladin mógł mieć tylko nadzieję, że osłona strzał w połączeniu z obronnym szykiem pikinierów okaże się skuteczna. W końcu zobaczył stopionych opadających przez powietrze i zbliżających się do innego odcinka muru. Żołnierze z jego plutonu czekali nerwowo poprawiając glify strażnicze lub ustawienie tarcz. Stopieni starli się gdzieś dalej ze strażą muru. Kaladin ledwie słyszał krzyki. Bębny biły regularnie, każąc wszystkim pozostać na swoich pozycjach. Syl przyfrunęła z powrotem. Poruszała się nerwowo to w jedną, to w drugą stronę. Kilku żołnierzy wychyliło się z szyku, może chcieli pobiec na pomoc walczącym towarzyszom. Spokojnie, pomyślał Kaladin, ale powstrzymał się przed powiedzeniem tego na głos. Nie dowodził tutaj. Kapitan D. Danor, dowódca Plutonu, jeszcze nie dotarł, co oznaczało, że najwyższym rangą oficerem był Noro, z prawem wydawania rozkazów innym porucznikom. Kaladin zacisnął zęby, siłą powstrzymując się przed wydaniem jakiegokolwiek rozkazu, aż Noro w końcu na szczęście się odezwał. Nie opuszczaj szyku, Hit! zawołał porucznik. Trzymajcie tarcze razem. Jeśli teraz się ruszymy, będzie nas łatwo pokonać. Żołnierze niechętnie wrócili do szyku. Stopieni w końcu odlecieli. Ich ataki nigdy nie trwały długo. Atakowali brutalnie, sprawdzając czas reakcji na różnych odcinkach muru. Często również włamywali się do pobliskich wież strażniczych. Przygotowywali się do prawdziwego natarcia i jak domyślał się, kaladin, próbowali się również dowiedzieć, skąd straż muru bierze żywność. Bębny kazały żołnierzom się wycofać i pluton kaladina powlókł się do swojej strażnicy. Towarzyszyło im poczucie frustracji, zgromadzonej agresji, cały ten niepokój, gorączka bitwy. I wszystko jedynie po to, by stać i się pocić, kiedy inni umierali. Kaladin pomógł odstawić broń na miejsce, po czym wziął sobie miskę gulaszu i podszedł do porucznika Noro, który czekał na murze tuż przy wieży. Za pomocą flag sygnalista przekazywał na dół wiadomość, że pluton Noro nie wziął udziału w walce. Przepraszam, panie, powiedział cicho Kaladin. Dopilnuję, by to się nie powtórzyło. Y to Wyprzedziłem cię wcześniej, wydałem rozkazy, choć to była twoja powinność. Och. Cóż po prostu działasz bez zastanowienia, Kal? Pewnie nie możesz się doczekać walki. Możliwe, panie. Chcesz udowodnić swoją wartość oddziałowi? Noro podrapał się po rzadkiej brodzie. Lubię ludzi, którym nie brakuje entuzjazmu. Nie trać głowy, a podejrzewam, że wkrótce sam zostaniesz dowódcą oddziału. Powiedział to głosem dumnego rodzica. Czy mógłbym prosić o zwolnienie z obowiązków? Dalej na murze mogą być ranni, którzy będą potrzebować mojej pomocy. Ranni? Tak, mówiłeś, że uczyłeś się opatrywać rany, ale tam z pewnością są już chirurdzy. Racja. Oni mieli prawdziwych chirurgów. Doro położył mu dłoń na ramieniu. Zjedz potrawkę. — Później będziesz miał dość roboty. Nie biegnij zbyt szybko w stronę niebezpieczeństwa, dobrze? — Ja spróbuję to zapamiętać, panie. Nie miał innego wyboru, jak tylko wrócić do strażnicy. Syl, która znów usiadła mu na ramieniu, usiąść i zjeść potrawkę. Szybko spren Dziś po raz ostatni zeskoczyłem z wieży. Poczułem, jak tańczy wokół mnie wiatr, gdy spadałem wzdłuż wschodniej ściany, mijając wieżę, aż do samego podnóża gór. Będzie mi tego brakować. Z szuflady, dziesięć jeden. Szafir. Woal pochyliła głowę, żeby zajrzeć przez okno starego, zniszczonego sklepu przy targu ulicznik grunt siedział na swoim zwyczajowym miejscu, starannie rozkładając na części stare buty, żeby oddzielić skórę. Kiedy usłyszał woal, upuścił narzędzie i zdrową ręką chwycił nóż. Zobaczył, że to ona i złapał paczkę jedzenia, którą mu rzuciła. Tym razem była mniejsza, ale w środku znajdowało się trochę owoców. Ostatnio w mieście były bardzo rzadkie. Ulicznik przyciągnął do siebie torebkę żywności i zamknął ciemnozielone oczy. Wydawał się przy tym pełen rezerwy. Cóż za dziwna mina. Wciąż traktuje mnie podejrzliwie, pomyślała. Zastanawia się, czego pewnego dnia zażądam od niego za to wszystko. Gdzie są Ma i Seland? Woal przygotowała paczki dla dwóch kobiet, które mieszkały z gruntem. Wyprowadziły się do starego warsztatu druciarza, pokazał w górę w stronę opadającego sufitu. Pomyślały, że tu się robi zbyt niebezpiecznie. Pewien jesteś, że sam nie chcesz tak zrobić? Nie. W końcu mogę się ruszać i nikogo nie kopię. Zostawiła go i wyszła, wciskając ręce do kieszeni. Dla ochrony przed zimnem miała na sobie nowy płaszcz i kapelusz. Po tak długim czasie na strzaskanych równinach i w Uritiru miała nadzieję, że holina okaże się cieplejszy, ale tutaj też było chłodno. Trwała zimowa pogoda. Może winne było nadejście wiecznej burzy. Później zajrzała do Muri, byłej szwaczki i jej trzech córek. Zaliczała się do drugiego nanu co dla ciemnookich było wysoką pozycją i z sukcesem prowadziła pracownię w pobliżu rewolaru. Teraz po burzach szukała w rowach odwadniających martwych szczurów i kremlików. Murich zawsze znała plotki, które były zabawne, ale poza tym bezsensowne. Voal wyszła po godzinie i opuściła targowisko, a ostatnią paczkę rzuciła na kolana przypadkowego żebraka. Stary żebrak powąchał torbę i wykrzyknął z ekscytacją. Szybko spren! trącił innego żebraka. Popatrz! Szybko spren! Z chichotem sięgnął do paczki, a jego przyjaciel obudził się i złapał kawałek pod płomyka. Szybko spren? powtórzyła Woal. To ty, tak, tak, słyszałem o tobie. Okradasz bogaczy w całym mieście, tak. I nikt cię nie powstrzyma, bo jesteś sprenem. Przechodzisz przez ściany, tak. Biały kapelusz, biały płaszcz, ale nie zawsze wyglądasz tak samo, tak. Żebrak zaczął jeść. Voal się uśmiechnęła. Jej reputacja rosła. Powiększała ją, wysyłając iszne i watacha, w iluzjach voal by rozdawali jedzenie. Kult z pewnością nie mógł jej dłużej ignorować. Wzór brzęczał, kiedy się przeciągnęła, a wyczerpaniu spreny, wszystkie skażonego rodzaju, krążyły wokół niej w powietrzu, jak małe czerwone wiry. Kupiec, którego ostatnio okradła, osobiście ją gonił, a był zwinny, jak na swój wiek. Dlaczego? Spytał wzór. Dlaczego co? Dlaczego niebo jest niebieskie, a słońce jasne? Dlaczego burze wieją, albo deszcz pada? Hmm, dlaczego tak bardzo cię cieszy nakarmienie tak nielicznych? Nakarmienie tych nielicznych to coś, co możemy zrobić. Podobnie jak skakanie z dachu budynku, zauważył wzór zupełnie szczerze, jakby nie pojmował sarkazmu, którym się posłużył. Ale tego nie robimy. Kłamiesz szalan. Woal, twoje kłamstwa otaczają inne kłamstwa. Mmm, brzmiało sennie. Czy spreny mogły się robić senne? Pamiętaj o swoim ideale, prawdzie, którą wypowiedziałaś. Wcisnęła ręce do kieszeni. Nadchodził wieczór, słońce opadało w stronę zachodniego horyzontu jakby uciekało od źródła i burz. Tak naprawdę ekscytował ją ten indywidualny kontakt, błysk w oczach ludzi, których obdarowywała. Karmienie ich wydawało się o wiele bardziej realne niż reszta planu, by przeniknąć do kultu i zbadać bramę przysięgi. To zbyt ograniczone, pomyślała. Tak by powiedziała jasna. Myślę w sposób zbyt ograniczony. Na ulicy mijała ludzi, którzy jęczeli i cierpieli. Stanowczo zbyt wiele głodosprenów w powietrzu i strachospreny na każdym rogu. Musiała coś zrobić, żeby pomóc. Jak wylanie na parstka wody na ognisko. Stała na skrzyżowaniu z opuszczoną głową, a cienie rosły. Wyciągały się w stronę nocy. Z transu wyrwało ją skandowanie. Jak długo tam stała? Migoczący blask pomarańczowy i pierwotny wypełniał ulicę po jej lewej. Żadna kula nie świeciła w takim kolorze. Ruszyła w jego stronę, zdjęła kapelusz i wciągnęła burzowe światło, wypuściła je w chmurze, po czym przeszła przez nie ciągnąc za sobą pasma, które owinęły się wokół niej i przeobraziły jej kształt. Ludzie się zgromadzili, jak zwykle, gdy kult chwil paradował. Szybko spren przebił się między nimi, nosząc strój sprena z jej notatek. Notatek, które zatonęły w morzu. Spren w kształcie świetlistego grotu strzały, który krążył po niebie wokół węgorzy niebieskich. Z jej pleców opadały długie, złociste frędzle z grotami strzał na końcach. Cały przód jej ciała otaczała tkanina, która ciągnęła się za nią, osłaniając ręce, nogi i twarz. Szybko spren przepływała między kultystami i przyciągała nawet ich spojrzenia. — Muszę zrobić więcej — pomyślała. — Muszę wymyślać bardziej skomplikowane intrygi. Czy kłamstwa szallan mogły pomóc jej stać się czymś więcej niż złamaną dziewczyną z wiejskiego jachkewet? Dziewczyną, która w głębi duszy była przerażona, że nie ma pojęcia, co właściwie robi? Kultyści skandowali cicho, powtarzając słowa przywódców na Nasz czas minął, nasz czas minął. Nadeszły spreny, nadeszły spreny. Oddajcie im nasze grzechy, oddajcie im nasze grzechy. Tak, czuła to. Wolność, którą odczuwali ci ludzie, to był spokój poddania. Krążyli ulicą unosząc pochodnie i latarnie w stronę nieba nosząc stroje sprenów po co się martwić przyjąć wyzwolenie przyjąć przejście przyjąć nadejście burzy i sprenów przyjąć koniec szybko spren wciągnęła ich skandowanie i nasyciła się ich ideałami stała się jedną z nich i usłyszała to szepcące z tyłu jej głowy poddaj się oddaj mi swoją pasję swój ból swoją miłość oddaj mi swoją winę przyjmij koniec szalan nie jestem twoim wrogiem to ostatnie się wyróżniało jak blizna na twarzy pięknego mężczyzny zgrzytało wróciła do siebie na burzę. Z początku myślała, że ta grupa doprowadzi ją do hulanki na podwyższeniu bramy przysięgi, ale dała się pochłonąć ciemności. Zatrzymała się z drżeniem. Pozostali zatrzymali się wokół niej. Iluzja, przypominające spreny frenzle za jej plecami, wciąż falowały, nawet kiedy nie szła. Nie było wiatru. Kultyści przerwali skandowania, wokół głów części z nich pojawiły się zniekształcone podziwo spreny. Chmurki czarne jak sadza, niektórzy padli na kolana. W ich oczach, otulona falującą tkaniną z zasłoniętą twarzą, ignorująca wiatr i ciążenie, musiała wyglądać jak prawdziwy spren. — Są spreny — powiedziała Szallan do zgromadzonego tłumu, wypaczając i zniekształcając swój głos za pomocą tkania światła — i spreny. Wy podążyliście za tymi mrocznymi, szepcą do was byście odrzucili samych siebie. One kłamią. Kultyści westchnęli. Nie chcemy waszego oddania. Czy spreny kiedykolwiek zażądały od was oddania? Przestańcie tańczyć na ulicach i znów bądźcie mężczyznami i kobietami, zdejmijcie te idiotyczne kostiumy i powróćcie do rodzin. Nie ruszyli się dość szybko, więc sprawiła, że frędzle uniosły się do góry, zaczęły owijać się wokół siebie i wydłużać. Zapłonęła potężnym blaskiem. Idźcie, krzyknęła. Uciekli niektórzy po drodze zrzucali kostiumy. Szalan czekała drżąc, aż została sama. Pozwoliła, by blask zniknął i otuliła się ciemnością, po czym zeszła z ulicy. Kiedy wyłoniła się z czerni, znów wyglądała jak woal. Na burze ona tak łatwo stała się jedną z nich. Czy jej umysł dawał się tak szybko skazić? Objęła się ramionami i powlokła przez ulice i targowiska. Jasna byłaby dość silna, by iść z nimi, aż dotarłaby na podwyższenie. A gdyby nie pozwolono im wejść na górę, większość błąkających się po ulicach nie była dość uprzywilejowana, by dołączyć do uczty, to zrobiłaby coś innego może zajęła miejsce jednego ze strażników uczty. Tak naprawdę podobały jej się kradzieże i karmienie ludzi. Voal pragnęła być bohaterką ulicy, jak ze starych opowieści. To zepsuło szalan, powstrzymując ją przed pójściem dalej i wymyśleniem czegoś bardziej logicznego. Ale ona nigdy nie była logiczna. To była cecha jasna. A szalan nie mogła stać się nią. Może, może mogłaby stać się świetlistą i... Oparła się skulona o ścianę. Spocona i drżąca rozglądała się w poszukiwaniu światła. Odnalazła je kawałek dalej, spokojny, równy blask, przyjazne światło kul, a towarzyszył mu dźwięk, który wydawał się niemożliwy. Śmiech? Pobiegła za nim, wygłodniała, aż dotarła do grupy ludzi śpiewających pod lazurowym blaskiem nomona. Przewrócili skrzynie i ustawili je w kręgu, a jeden mężczyzna prowadził żywiołowe śpiewy. Szalan przyglądała się z ręką opartą o ścianę budynku w okrytej rękawiczką, bezpiecznej dłoni, trzymała bezwładnie kapelusz woal. Czy w tym śmiechu nie powinna brzmieć większa desperacja? Jak mogli być tacy szczęśliwi? Jak mogli śpiewać? W tej chwili ludzie wydawali się jej dziwnymi bestiami, wykraczającymi poza jej zdolność pojmowania. Czasami czuła się jak stwór noszący ludzką skórę. Była tym czymś w Uritiru, niestworzoną, która wysyłała swoje marionetki, by udawały ludzi. To on, zauważyła w roztargnieniu, śpiewy prowadzi trefniś. Nie zostawił jej żadnych wiadomości w gospodzie. Kiedy odwiedziła ją po raz ostatni karczmarz, poskarżył się, że trefniś się wyprowadził i zmusił ją do spłacenia jego rachunku. Woal włożyła kapelusz i powlokła się dalej wąską uliczką. Tuż przed dotarciem do pracowni krawcowej przeobraziła się z powrotem w szallan. Woal odeszła niechętnie, bo ciągle miała ochotę odnaleźć kaladina w straży muru. Nie rozpoznałby jej, więc mogłaby do niego podejść i udać, że chce go poznać. Może trochę poflirtować. Świetlista była przerażona tym pomysłem. Przysięgi, które złożyła Adolinowi, nie były jeszcze kompletne, ale ważne. Szanowała go i lubiła ćwiczyć z nim szermierkę. A szallan? Czego właściwie chciała szallan? Czy to miało znaczenie? Po co się w ogóle nią przejmować? Woal w końcu odeszła. Złożyła jej płaszcz i kapelusz, po czym iluzją przeobraziła je w torbę. Nałożyła na spodnie i koszule iluzję szallan w hawach, po czym weszła do środka, gdzie wpadła na drejego i bliznę. Grali w karty i zastanawiali się, który rodzaj czołty był najsmaczniejszy. To w ogóle były różne rodzaje? Szallan przywitała ich skinieniem głowy i wyczerpana ruszyła na górę. Kilka głodosprenów przypomniało jej, jednak, że nie zachowała dla siebie nic z żywności ukradzionej tego dnia. Odłożyła ubranie i zeszła do kuchni. Tam spotkała elokara pijącego wino z kielicha, do którego wrzucił kule. Czerwono-fioletowy blask był jedynym źródłem światła w pomieszczeniu. Na stole przed sobą miał arkusz glifów, nazwy rodów, do których się zwrócił przez wysłanników. Wykreślił niektóre z nazwisk, ale inne wziął w kółko i zanotował liczbę żołnierzy, jaką mogli zapewnić. Tu pięćdziesięciu zbrojnych, tam trzydziestu. Uniósł świetlisty kielich do ust, kiedy brała sobie podpłomyki i cukier. — Co to za wzór na twojej spódnicy? — Wygląda znajomo — spuściła wzrok. Wzór, który zwykle trzymał się jej płaszcza, został odtworzony na iluzji hawach. Znajomo? — Elokar przytaknął. Nie wydawał się pijany, jedynie w refleksyjnym nastroju. Niegdyś postrzegałem się jako bohatera, jak ty. Wyobrażałem sobie, że w imię ojca zdobywam strzaskane równiny. Zemsta za przelaną krew. Teraz to już bez znaczenia, prawda? Że zwyciężyliśmy? Oczywiście, że to ma znaczenie. Mamy Uritiru i pokonaliśmy dużą armię pustkowców. chrząknął. Czasami myślę, że jeśli będę wystarczająco długo się upierał, świat się przeobrazi. Ale życzenie sobie i oczekiwanie pochodzi od pasji. To herezja. Porządny Worińczyk stara się przeobrazić siebie. Oddaj mi swoją pasję. Masz jakieś wieści o bramie przysięgi albo o kulcie chwil? spytał Elokar. Nie, ale mam kilka pomysłów, jak się tam dostać. Nowych. Dobrze. Może uda mi się wkrótce zebrać dla nas żołnierzy, choć mniej niż liczyłem. Polegamy jednak na twoim zwiadzie. Chciałbym wiedzieć, co się dzieje na tym podwyższeniu, zanim pomaszeruję tam z wojskiem. Dajcie mi jeszcze kilka dni. Dostanę się na to podwyższenie, obiecuję. Pociągnął łyk wina. Pozostało niewielu ludzi, dla których wciąż mogę być bohaterem, świetlista. To miasto, mój syn, na burze. Był niemowlakiem, kiedy widziałem go po raz ostatni. Teraz ma trzy lata. Zamknięty w pałacu. Szalan odłożyła jedzenie. Zaczekajcie tutaj. Wzięła szkicownik i ołówki z półki w magazynie, po czym wróciła do elokara i usiadła. Ustawiła kilka kul, by mieć światło i zaczęła rysować. Elokar siedział naprzeciwko niej podświetlany blaskiem kielicha z winem. Co robisz? Nie mam waszego portretu, a chcę go mieć. Natychmiast otoczyły ją stworzenia spreny. Wyglądały normalnie, choć one zawsze były tak dziwne, że nie umiała tego właściwie ocenić. Elokar był dobrym człowiekiem, w każdym razie w głębi serca. A czy to nie powinno być najważniejsze? Podszedłby spojrzeć jej przez ramię, ale ona już nie rysowała z natury. Ocalimy ich, szepnęła. Ocalicie ich, będzie dobrze. Elokar przyglądał się w milczeniu, gdy uzupełniała cieniowanie i kończyła rysunek. Kiedy podniosła ołówek, król sięgnął obok niej i położył palce na kartce. Przedstawiała Elokara klęczącego na ziemi, pobitego w obszarpanym ubraniu, ale patrzył w górę, przed siebie, z uniesioną brodą. Nie został pokonany. Nie. Ten człowiek był szlachetny, władczy. Czy tak wyglądam? szepnął. Tak. A w każdym razie tym mógłbyś być, pomyślała. Mogę, mogę go dostać? Pokryła kartkę lakierem i oddała mu. Dziękuję. Na burze wydawało się, że niemal ma łzy w oczach. Czując zażenowanie zebrała materiały i jedzenie, po czym pośpiesznie wyszła z kuchni. W swojej komnacie spotkała isznę, która uśmiechała się szeroko. Wcześniej tego dnia niska, ciemnooka kobieta wyszła nosząc twarz i ubranie woal, uniosła kawałek papieru. Ktoś mi to dziś dał jasności, kiedy rozdawałam żywność. Szalan zmarszczyła czoło, ale wzięła wiadomość. Spotkaj się z nami na skraju hulanki za dwie noce, w dzień kolejnej wiecznej burzy, przeczytała. Przyjdź sama, przynieś jedzenie, dołącz do uczty. Tylko czerwień, jedenaście lat wcześniej. Dalinar zostawił konia. Konie były zbyt powolne. Z nad jeziora unosił się opar, przypominając mu tamten dzień przed wielu laty, kiedy on, i Sadelas, po raz pierwszy zaatakowali szczelinę. Elitarni żołnierze, którzy mu towarzyszyli, stanowili rezultat lat planowania i szkolenia. Głównie łucznicy nie mieli pancerzy i byli szkoleni do przebiegania dużych odległości. Konie były wspaniałymi zwierzętami. Słoneczny zasłynął z tego, że korzystał z całej kompanii kawalerii. Na niewielką odległość ich szybkość i zdolność manewru były legendarne. Te możliwości intrygowały Dalinara. Czy żołnierzy dałoby się wyszkolić, by strzelali z łuków z końskiego grzbietu? Jak niszczycielski skutek by to miało? A co skonną szarżą niosącą mężczyzn z włóczniami, jak w legendach o inwazji Shinów? Tego dnia jednak nie potrzebował koni. Ludzie lepiej się nadawali do biegania na duże odległości, nie wspominając już o wspinaniu się na popękane wzgórza i nierówne skały. Nie znalazły się jeszcze oddziały przeciwnika, których tej kompanii elitarnych żołnierzy nie udało się dogonić. Choć byli łucznikami, dobrze władali również mieczem. Ich szkolenie było niezrównane, a wytrzymałość legendarna. Dalinar nie szkolił się z nimi osobiście, gdyż nie miał czasu biegać po trzydzieści mil dziennie. Na szczęście miał pancerz, który pomagał zniwelować te różnice. Okryty zbroją prowadził natarcie przez zarośla i skały, obok trzcin, których delikatne wewnętrzne pasma drżały na wietrze do chwili, gdy się zbliżył. Jego nadejście przerażało trawy, drzewa i chwasty. W jego wnętrzu płonęły dwa ognie. Po pierwsze, energia pancerza dodająca mocy każdemu jego krokowi. Drugim ogniem był dreszcz. Sadeas, zdrajcą? Niemożliwe. Przez cały czas wspierał Gawilara, Dalinar mu ufał. A jednak. Uważałem samego siebie za godnego zaufania, pomyślał Dalinar, prowadząc natarcie w dół zbocza, a za nim podążało stu mężczyzn. A jednak prawie zwróciłem się przeciwko Gawilarowi. Sam zobaczy. Dowie się, czy ta karawana, która dostarczyła zapasy do szczeliny, rzeczywiście miała w swoich szeregach odpryskowego, ale możliwość, że został zdradzony, że Sadeas mógł przez cały czas działać przeciwko nim, doprowadziła Dalinara do swego rodzaju skupionego szaleństwa. Jasności umysłu, którą dawał tylko dreszcz. Było to skupienie mężczyzny, jego miecza i krwi, którą zamierzał rozlać. Dreszcz przeobrażał się w jego wnętrzu, kiedy biegł, wlewał się w jego zmęczone mięśnie. Stał się mocą samą w sobie. Dlatego, kiedy wspieli się na wzgórze w pewnej odległości na południe od szczeliny, jakimś sposobem czuł, że ma w sobie więcej energii, niż w chwili, gdy wyruszył. Kiedy jego elitarny oddział go doganiał, dalinar stanął, a jego pancerne trzewiki zazgrzytały o kamienie. Przed nim, po drugiej stronie, wzgórza u ujścia doliny, grupka żołnierzy gorączkowo sięgała po broń. Karawana, zwiadowcy musieli dostrzec nadejście sił dalinara. Rozbijali obóz, ale teraz porzucili namioty i pobiegli do kanionu, w którym mogli uniknąć oskrzydlenia. Dalinar przywołał z rykiem ostrze i ignorując zmęczenie swoich ludzi, pobiegł w dół zbocza. Żołnierze mieli zielono-białe mundury, barwy Sadeasa. Dalinar zbiegł ze wzgórza i ruszył przez porzucony obóz. Przemknął między maruderami, tnąc dawcą przysięgi, a oni padali z wypalonymi oczyma. Zaczekaj. Impet nie pozwalał mu się teraz zatrzymać. Gdzie był wrogi odpryskowy? Coś jest nie w porządku. Dalinar poprowadził swoich ludzi do kanionu za żołnierzami. Podążał za wrogiem szeroką ścieżką wzdłuż ściany. W biegu uniósł wysoko dawce przysięgi. Dlaczego mieli na sobie barwy sadeasa, jeśli są tajnymi wysłannikami przemycającymi zapasy? Zatrzymał się gwałtownie. Jego żołnierze tłoczyli się wokół niego, znajdowali się teraz około pięćdziesięciu stóp od dna kanionu po południowej stronie stromego zbocza. Wrogowie zbierali się na górze, ale on nie widział ani śladu odpryskowego i te mundury zamrugał. To było nie w porządku. Wykrzyknął rozkaz odwrotu, ale jego głos został zagłuszony przez nagły ryk. Dźwięk jak grzmot, któremu towarzyszył straszliwy trzask kamienia o kamień. Ziemia zadrżała, a on odwrócił się i z przerażeniem ujrzał lawinę, spadającą po stromym zboczu wąwozu na prawo od niego, dokładnie ponad miejscem, do którego zaprowadził swoich ludzi. Miał ułamek chwili, by to wszystko dostrzec, zanim uderzyły go skały. Wszystko zawirowało i zapanowała ciemność. Mimo to był obijany, przetaczany, miażdżony. Przed jego oczami nagle pojawiły się iskry, a później coś mocno uderzyło go w głowę. I koniec. Odkrył, że leży w ciemności. Boli go głowa, a gęsta, ciepła krew spływa po jego twarzy i kapie z brody. Czuł krew, ale jej nie widział. Oślepł. Jego policzek przyciskał się do skały. Nie, nie oślepł, lecz został zasypany. A jego hełm zmiażdżony. Poruszył się z jękiem i wtedy coś rozświetliło kamienie wokół jego głowy. Burzowe światło sączące się z napierśnika. Jakimś sposobem przeżył lawinę. Leżał twarzą do ziemi, na brzuchu przysypany znów się poruszył i kątem oka zobaczył opadający kamień, grożący, że wbije się bokiem w jego głowę. Leżał nieruchomo, czując, jak głowa pęka mu z bólu. Poruszył lewą ręką i odkrył, że rękawica jest zniszczona, podobnie za rękawie, ale pancerz na prawej ręce wciąż działał. To była pułapka. Sadeas nie zdradził, wszystko wymyśliła szczelina i jej lord, by zwabić Dalinara, a później zrzucić skały i go zmiażdżyć. Tchórze, wratalas już raz próbowali czegoś takiego przed wielu laty. Rozluźnił się i jęknął cicho. Nie, nie mogę leżeć tutaj. Może mógłby udawać martwego. To brzmiało tak przerażająco, że zamknął oczy i zaczął odpływać. W jego wnętrzu zapłonął ogień. Zostałeś zdradzony, Dalinarze. Posłuchaj. Słyszał głosy. Mężczyźni przeszukujący z walisko po lawinie, słyszał ich nosowy akcent, Szczelińcy. Ta Tanalan posłał cię tu na śmierć. Dalinar prychnął i otworzył oczy. Ci mężczyźni nie pozwoliliby mu ukrywać się w tym kamiennym grobowcu, udając martwego. Nosił odpryski. Zamierzali go odnaleźć, żeby odzyskać nagrodę. Przygotował się, okrytym pancerzem ramieniem przytrzymywał kamień, by nie stoczył się na jego odsłoniętą głowę, ale poza tym się nie poruszył. W końcu ludzie na górze zaczęli gorączkowo rozmawiać. Ich słowa świadczyły, że znaleźli wystającą między kamieniami pelerynę z glifami kok i linil, wyraźnie widocznymi na niebieskim tle. Kamienie zazgrzytały, a przytłaczający go ciężar zelżał. Dreszcz osiągnął szczyt. Kamień w pobliżu jego głowy odtoczył się do tyłu. Ruszaj! Dalinar naparł okrytymi pancerzem stopami i przesunął głaz wciąż opancerzoną ręką, robiąc dość miejsca, by stanąć. Wyrwał się z grobowca i przy akompaniamencie stukotu kamieni zatoczył się na otwartą przestrzeń. Szczelincy przeklinali i cofali się pośpiesznie, gdy wyskoczył z otworu, a jego buty zazgrzytały o skałę. Dalinar warknął i przywołał ostrze. Jego zbroja była w gorszym stanie niż zakładał. Powolna. Zniszczona w czterech różnych miejscach. Oczy otaczających go ludzi ta nalana wyglądały, jakby świeciły. Zebrali się wokół niego i uśmiechali. Na ich twarzach wyraźnie malował się dreszcz. Jego ostrze i przeciekający pancerz odbijały się w ich ciemnych oczach. Dalinar odpowiedział im podobnym uśmiechem na zakrwawionej twarzy. Rzucili się do ataku. Dalinar widział tylko czerwień. Częściowo odzyskał przytomność, kiedy odkrył, że raz za razem uderza głową mężczyzny o kamienie. Za nim leżała sterta trupów z wypalonymi oczyma, wznosząca się wysoko wokół otworu, w którym stał Dalinar walcząc przeciwko nim. Wypuścił z rąk głowę trupa i odetchnął, czując co właściwie czuł? Nagłe odrętwienie. Ból był odległy. Nawet gniew wydawał się mglisty. Spojrzał z góry na dłonie. Dlaczego używał ich, a nie ostrza odprysku? Spojrzał w bok, gdzie dawca przysięgi wystawał ze skały, w którą go wbił. Klejnot na głowicy był pęknięty. Zgadza się. Nie mógł go odesłać. Pęknięcie w jakiś sposób to uniemożliwiało. Podniósł się z trudem i rozejrzał wokół w poszukiwaniu wrogów, ale nikt nie rzucił mu wyzwania. Jego pancerz ktoś zniszczył mu na pierśnik w czasie walki. Wymacał też rany na piersi, ledwie to pamiętał. Słońce wznosiło się nisko nad horyzontem, a w kanionie zalegały cienie. Wszędzie wokół niego łopotały na wietrze porzucone kawałki ubrania i leżały nieruchome ciała, żadnego dźwięku. Nawet od głosów padlinożernych kremlików. Wyczerpany opatrzył najgorsze rany, po czym chwycił Dawce przysięgi i oparł go o ramię. Nigdy wcześniej ostrze odprysku nie wydawało mu się tak ciężkie. Zaczął iść. Po drodze odrzucał fragmenty pancerza odprysku, który stał się zbyt ciężki. Stracił sporo krwi, o wiele za dużo. Skupiał się na krokach, jeden po drugim. Impet. W walce liczył się tylko impet. Nie odważył się iść drogą, gdyż mógł na niej spotkać kolejnych szczelinców. Ruszył przez gęstwinę, pnącza wiły się u jego stupa, po jego przejściu wyrastały skałoponki. Dreszcz powróciłby, dodawać mu sił. Ten marsz bowiem był walką, bitwą. Zapadła noc, a on odrzucił ostatni fragment pancerza od prysku, pozostawiając tylko obojczyk. Gdyby okazało się to konieczne, mogli wyhodować z niego całą resztę. Iść dalej. W ciemności wydawało mu się, że towarzyszą mu cieniste postacie. Armie z czerwonej mgiełki w kącikach oczu, nacierające siły, które rozpadały się w pył, a później znów wznosiły z cienia jak wzburzone fale oceanu, wciąż się rozpadające i odradzające. Nie tylko ludzie, ale też bezokie konie. Zwierzęta zwarte w walce, pozbawiające się wzajemnie życia. Cienie śmierci i konfliktu, by dodawać mu sił tej noc. Wędrował przez całą wieczność. Wieczność była niczym, gdy czas utracił znaczenie. Poczuł się wręcz zaskoczony, gdy dotarł do świateł szczeliny, blasku pochodni trzymanych przez żołnierzy na murach. Skutecznie kierował się położeniem księżyców i gwiazd. Ruszył w ciemności w stronę własnego obozu na polu. Pojawiła się na nim kolejna armia. Prawdziwi żołnierze Sadaasa, którzy dotarli przed czasem. Jeszcze kilka godzin i podstęp ta nalana by się nie powiódł. Dalinar ciągnął za sobą dawce przysięgi, który zgrzytał cicho, wycinając rysę w ziemi. Ledwie słyszał żołnierzy rozmawiających przy ognisku. Nawet kiedy jeden z nich coś zawołał. Dalinar ich zignorował. Nieubłaganie stawiał nogę za nogą, aż znalazł się w blasku ich ognia. Para młodych żołnierzy w niebieskich mundurach żądała hasła, aż umilkła i opuściła włócznie, patrząc na niego z otwartymi ustami. Ojcze burz! powiedział jeden z nich i zatoczył się do tyłu. Kelekuj sam wszechmocny! Dalinar szedł dalej przez obóz. Jego przejście wywoływało zamieszanie. Ludzie wykrzykiwali coś o wizjach zabitych i pustkowcach. Ruszył w stronę namiotu dowodzenia. Wydawało mu się, że wieczność, którą zajęło mu dotarcie do niego, trwa tyle samo co pozostałe. Jak to możliwe, że przebył tak wiele mil w tym samym czasie, którego potrzebowałby zrobić kilka kroków w stronę namiotu? Dalinar potrząsnął głową. Krawędzie jego pola widzenia wypełniała czerwień. Przez płótno namiotu przebijały się słowa. Niemożliwe! Żołnierze są przestraszeni, oni. Nie, to po prostu niemożliwe. Klapy rozsunęły się gwałtownie, ukazując mężczyznę o falujących włosach w eleganckim mundurze. Sadeas patrzył przez chwilę, po czym zrobił niepewny krok w boki i przytrzymał klapę dla Dalinara, który nawet nie zwolnił. Wszedł prosto do środka, a dawca przysięgi wciąż pozostawiał za sobą rysę w ziemi. Wewnątrz generałowie i oficerowie zebrali się w ponurym świetle kilku lamp z kulami. Ewi płakała pocieszana przez jasność kalami, choć Jalai wpatrywała się w stertę map na stole. Wszyscy popatrzyli w stronę Dalinara. Jak? spytał Telep. Czarny cierniu. Wysłaliśmy grupę zwiadowców, by cię poinformować, kiedy tylko Tanalan zwrócił się przeciwko nam i zrzucił naszych żołnierzy z murów. Dowiedzieliśmy się, że wszyscy zginęli w zasadzce. Dalinar uniósł dawcę przysięgi i wbił go w skaliste podłoże obok siebie. Westchnął, gdy w końcu udało mu się pozbyć ciężaru. Oparł się o stół. Jego dłonie pokrywała zaschnięta krew. Ramiona też. Wysłałeś tych samych zwiadowców szepnął którzy jako pierwsi dostrzegli karawanę. I donieśli, że widzieli prowadzącego ją odpryskowego. — Tak — odparł telep. — Zdrajcy współpracują z Tanalanem. On nie mógł wiedzieć, że Dalinar zamierzał z nim pertraktować. Dlatego jakimś sposobem przekupił jego żołnierzy i zamierzał wykorzystać ich raporty, by skłonić Dalinara do wyruszenia pośpiesznie na południe, w pułapkę. Wszystko zostało wprawione w ruch, zanim jeszcze Dalinar rozmawiał z Tanalanem, zaplanowane z dużym wyprzedzeniem. Telep wydał rozkaz uwięzienia zwiadowców. Dalinar pochylił się nad mapami na stole. — To mapa oblężenia — szepnął. — My... — Telep spojrzał na Sadeasa. — Uznaliśmy, że król będzie chciał mieć czas, by dotrzeć tu osobiście, by no... Pomścić was, oświecony. Zbyt wolno, stwierdził Dalinar chrapliwym głosem. Arcyksiąże Sadeas zaproponował inne rozwiązanie, przyznał Telep. Ale król... Dalinar popatrzył na Sadeasa. Wykorzystali moje imię, by cię zdradzić, Sadeas splunął w bok. Będziemy ciągle znosić takie bunty, chyba że zaczną się nas bać, Dalinarze. Dalinar powoli pokiwał głową. Muszą krwawić, szepnął. Chcę, żeby cierpieli mężczyźni, kobiety, dzieci. Muszą poznać karę za złamane przysięgi. Natychmiast. Dalinarze? Ewi wstała. Mężu? Podeszła do stołu. Wtedy odwrócił się w jej stronę, a ona się zatrzymała jej niezwykle blada skóra stała się jeszcze bielsza zrobiła krok do tyłu przycisnęła dłonie do piersi i wpatrywała się w niego przerażona a z ziemi wokół niej zaczęły wyrastać strachospreny. dalinar spojrzał w stronę latarni z kulami która miała powierzchnię z wypolerowanego metalu Mężczyzna, który spojrzał na niego, bardziej przypominał pustkowca niż człowieka, z twarzą pokrytą zaschniętą, poczerniałą krwią, zlepionymi nią włosami, szeroko otwartymi niebieskimi oczami i zaciśniętymi zębami. Wydawało się, że jego ciało pokrywają setki rana, jego przeszywanica wisiała w strzępach. Nie powinieneś tego robić, powiedziała Ewi. — Odpocznij, prześpij się, dalinarze. Zastanów się nad tym, daj sobie kilka dni. Taki zmęczony. — Całe królestwo uważa nas za słabych, dalinarze — szepnął Sadeas. — Zbyt długo zajęło nam tłumienie tego buntu. Nigdy wcześniej mnie nie słuchałeś, ale teraz posłuchaj. Chcesz sprawić, by takie rzeczy się już nie powtarzały? Musisz ich ukarać. Każdego. Ukarać ich. Dalinar poczuł, że znów wypełnia go dreszcz. Ból, gniew, upokorzenie. Przycisnął dłonie do stołu, by zachować równowagę. Dusznik przysłany przez mojego brata. Ona może tworzyć dwie rzeczy? Zboże i oliwę, odparł Telep. Dobrze. Niech weźmie się do pracy. Więcej zapasów żywności? Nie. Oliwy tyle na ile starczy klejnotów. Aha, i niech ktoś odprowadzi moją żonę do jej namiotu, by mogła ochłonąć po nieuzasadnionej żałobie. Wszyscy inni zbierzcie się wokół. Rano uczynimy ratala z przykładem. Obiecałem Tanalanowi, że jego wdowy będą opłakiwać to, co tu zrobię, ale to zbyt wielkie miłosierdzie wobec tego, co mi zrobili. Zamierzam tak dokładnie spustoszyć to miejsce, że przez dziesięć pokoleń nikt nie odważy się tu niczego wybudować z obawy przed duchami, które będą je nawiedzać. Uczynimy z tego miasta stos i nikt nie będzie go opłakiwał, bo nie pozostanie nikt, kto mógłby je opłakiwać. Zwierzę. Jedenaście lat wcześniej. Dalinar zgodził się przebrać. Obmył twarz i ramiona. Pozwolił też, by chirurg obejrzał jego rany. Czerwona mgiełka wciąż tam była, zabarwiając jego pole widzenia. Nie poszedł spać. Ona by mu nie pozwoliła. Około godziny po tym, jak dotarł do obozu, powlókł się z powrotem do namiotu dowodzenia. Czyściejszy, ale nieszczególnie wypoczęty generałowie przygotowali nowe plany zdobycia murów miasta zgodnie z instrukcjami Sadeasa. Dalinar je przejrzał i wprowadził kilka zmian, ale polecił im przerwać tworzenie planów wejścia do miasta i oczyszczenia go. Miał inny pomysł. Oświecony? Zawołała posłańczyni, zbliżając się do namiotu. Weszła do środka. Miasto opuszczają wysłannicy. Niosą flagę zawieszenia broni. Zastrzelcie ich, polecił spokojnie Dalinar. Panie? Strzałami, kobieto. Zabijcie każdego, kto opuści miasto i pozostawcie ich ciała, by zgniły. Yy, no tak, oświecony i wyszła. Dalinar spojrzał na Sadeasa, który wciąż miał na sobie pancerz odprysku, błyszczący w świetle kul. Sadeas pokiwał za probatą głową i pokazał na bok. Chciał porozmawiać w cztery oczy. Dalinar odszedł od stołu. Powinno go bardziej boleć, prawda? Na burze. Był tak odrętwiały, że właściwie nic nie czuł. Poza tym ogniem w swoim wnętrzu buzującym gdzieś głęboko zatrzymał się z Sadeasem za namiotem. Udało mi się spowolnić skryby, szepnął Sadeas. Jak poleciłeś? Gawilar nie wie, że żyjesz. Jego wcześniejsze rozkazy to czekać i rozpocząć oblężenie. Mój powrót oznacza, że jego rozkazy ze stolicy przestały obowiązywać. Żołnierze to wiedzą. Nawet Gawilar by nie zaprzeczył. Tak, ale dlaczego nie chcesz, żeby wiedział o twoim powrocie? Ostatni księżyc chylił się ku zachodowi. Wkrótce miał nadejść ranek. Co myślisz o moim bracie, Sadeasie? Jest to dokładnie tym, kogo potrzebujemy. Dość twardy, by prowadzić wojnę. Dość łagodny, by poddani kochali go w czasie pokoju. Dalekowzroczny i mądry. Myślisz, że mógłby zrobić to, co trzeba zrobić tutaj? Sadeas umilkł. Nie, przyznał w końcu. Nie, nie teraz. Zastanawiam się, czy tobie się uda. To będzie coś więcej niż śmierć, to będzie całkowite spustoszenie. Lekcja, szepnął Dalinar. Pokaz. Plan Tanalana był sprytny, ale ryzykowny. Wiedział, że jego szansa na zwycięstwo tutaj zależy od pozbycia się z bitwy ciebie i twoich odprysków. Sadeas zmrużył oczy. Myślałeś, że ci żołnierze są moi? Naprawdę uwierzyłeś, że zdradziłbym Gawilara? Martwiłem się. W takim razie, wiedz jedno, Dalina, że cichy głos Sadeasa brzmiał jak zgrzyt kamienia o kamień. Prędzej wydarłbym sobie serce z piersi, niż zdradziłbym Gawilara. Nie interesuje mnie bycie królem, to niewdzięczne i mało zabawne zadanie. Chcę, żeby to królestwo przetrwało stulecia. Dobrze. Szczerze mówiąc, martwiłem się, że to ty go zdradzisz. Raz prawie to zrobiłem, powstrzymałem się. Dlaczego? Ponieważ w tym królestwie musi być ktoś zdolny do zrobienia tego, co konieczne, a nie może być nim człowiek zasiadający na tronie. Nadal powstrzymuj skryby. Lepiej będzie, jeśli mój brat będzie się mógł szczerze odciąć od tego, co zaraz zrobimy. Wkrótce coś się wydostanie stwierdził Sadeas. W naszych dwóch armiach jest zbyt wiele łączotrzcin. Burzowe przyrządy są tak tanie, że większość oficerów może sobie pozwolić na kupienie pary, by na odległość zarządzać majątkiem. Dalinar wrócił do namiotu. Sadeas podążył za nim. Dawca przysięgi stał tam, gdzie wbił go w kamienie, choć któryś ze zbrojmistrzów wprawił nowy klejnot. Wyciągnął ostrze ze skały. — Czas na atak. Stojący wśród innych generałów Amaram odwrócił się w jego stronę. — Teraz dalinarze? W nocy? — Ogniska na murze powinny wystarczyć. — Owszem, do zdobycia umocnień — zgodził się Amaram. — Ale oświecony, nie podoba mi się perspektywa nocnej walki na tych pionowych ulicach. Dalinar i Sadeas popatrzyli po sobie. — Na szczęście nie będziesz musiał. Kasz ludziom przygotować oliwę i pochodnie. Maszerujemy. Arcymarszałek Peretum przyjął rozkazy i zajął się szczegółami. Dalinar oparł dawce przysięgi na ramieniu. Czas zabrać cię do domu, pomyślał. Natarcie na mur zaczęło się w ciągu pół godziny. Tym razem nie prowadzili go odpryskowi. Dalinar był zbyt słaby, a jego pancerz w kawałkach. Sadeas nigdy nie lubił za wcześnie się odsłaniać, a Telep nie poradziłby sobie sam. Zrobili to zwyczajnie. Posłali przodem żołnierzy, by zmiażdżyły ich głazy lub przebiły strzały, kiedy nieśli drabiny. W końcu się przebili i po gorączkowej, krwawej walce zabezpieczyli odcinek muru. Wnętrze dalinara wypełniał ciężar niezaspokojonego dreszczu, ale on sam był wyczerpany, zmęczony. Dlatego wciąż czekał aż Telep i Sadeas włączyli się do walki i rozgromili ostatnich obrońców, zmuszając ich do ucieczki w stronę rozpadliny miasta. potrzebuje oddziału elitarnych żołnierzy. Powiedział Dalinar cicho do pobliskiego posłańca i własnej beczułki oliwy. Niech spotkają się ze mną za murami. Tak, oświecony. Chłopiec odbiegł. Dalinar ruszył przez pole mijając zakrwawionych zabitych. Ginęli niemal w szyku, gdy trafiały ich strzały. Minął również grupkę trupów w białych szatach, wysłannicy zabici wcześniej. Ogrzewany blaskiem wschodzącego słońca, przeszedł przez otwarte wrota i znalazł się wewnątrz kręgu z kamienia, który otaczał szczelinę. Sadeas czekał tam na niego z podniesioną zasłoną. Wysiłek sprawił, że jego policzki zaczerwieniły się jeszcze bardziej niż zwykle. Walczyli jak pustkowcy, bardziej zajadle niż ostatnio, tak sądzę. Wiedzieli, co ich czeka. Dalinar ruszył w stronę krawędzi urwiska, jednak zatrzymał się w połowie drogi. Tym razem sprawdziliśmy, czy nie ma pułapek, zauważył Sadeas. Dalinar ruszył naprzód. Szczelińcy zwiedli go już dwa razy, pierwszy raz powinien go nauczyć. Zatrzymał się na krawędzi urwiska i spojrzał z góry na miasto wybudowane na platformach, wznoszące się na zboczach kamiennej szczeliny. Nic dziwnego, że mieli dość wysokie mniemanie na swój temat, by stawiać opór. Miasto było wspaniałe, pomnik ludzkiej pomysłowości i determinacji. — Spalcie je — polecił Delinar. Łucznicy zebrali się ze strzałami gotowymi do podpalenia, a inni żołnierze podtaczali baryłki oliwy i smoły, by zapewnić dodatkowe paliwo. — Tam są tysiące ludzi, panie — powiedział cicho Telep — — Dziesiątki tysięcy. — Królestwo musi się dowiedzieć, jaka jest cena buntu. Dziś dajemy przykład. — Posłuszeństwo albo śmierć. — Taka sama umowa, jaką zaproponowałem tobie, Telebie. Byłeś dość bystry, by ją przyjąć. — A zwykli ludzie w środku? Ci, którzy nie mieli szansy opowiedzieć się po jednej albo o drugiej stronie? Sadeas prychnął. Zapobiegniemy dalszym śmierciom w przyszłości, jeśli wszyscy lordowie tego królestwa poznają karę za nieposłuszeństwo. Przyjął raport od adjutanta i podszedł do Dalinara. Miałeś rację, że zwiadowcy nas zdradzili. Przekupiliśmy jednego, żeby wydał pozostałych, a resztę stracimy. Najwyraźniej plan polegał na tym, by oddzielić cię od głównych sił, a jeśli się uda zabić. Nawet gdybyś został jedynie spowolniony, szczelina miała nadzieję, że ich kłamstwa skłonią twoją armię do lekkomyślnego ataku bez ciebie. Nie spodziewali się twojego szybkiego przybycia, stwierdził Dalinar, ani twojej nieustępliwości. Żołnierze otworzyli beczułki z oliwą i zaczęli zrzucać je do środka, zalewając górne poziomy miasta. Zanim podążyły płonące strzały, które podpalały podpory i kładki. Nawet fundamenty tego miasta były palne. Żołnierze Tanalana próbowali przebić się ze szczeliny na zewnątrz, ale wcześniej porzucili górne części miasta, spodziewając się, że Dalinar postąpi tak jak wcześniej. Zdobędzie je i opanuje. Patrzył, jak płomienie się rozprzestrzeniają, a wśród nich wznoszą się ogniospreny. Wydawały się większe i... Bardziej rozwścieczone niż zwykle. Cofnął się, pozostawiając poważnego teleba, by zebrać pozostałych elitarnych żołnierzy. Kapitan Kadasz czekał z pięćdziesięcioma i dwiema beczółkami oleju. — Chodźcie za mną! Dalinar obszedł szczelinę od wschodu, gdzie pęknięcie było tak wąskie, że jego brzegi łączył krótki most. Z dołu dochodziły krzyki, później jęki bólu, błagania o miłosierdzie. Ludzie wybiegali z budynków, krzyczeli przerażeni, uciekali po kładkach i schodach w stronę doliny poniżej. Wiele domów płonęło, więżąc mieszkańców w środku. Dalinar poprowadził swój oddział wzdłuż północnej krawędzi szczeliny, aż dotarli do określonego miejsca. Jego żołnierze czekali tam, by zabić wszystkich żołnierzy, którzy próbowaliby się przebić, ale wróg skupił swój atak na drugiej stronie i został w większości odepchnięty. Płomienie jeszcze tu nie dotarły, choć łucznicy Sadeasa zabili kilka tuzinów cywilów, którzy próbowali uciec w tamtą stronę. Jak na razie drewniana rampa prowadząca do miasta była pusta. Dalinar poprowadził swoją grupkę poziom niżej do miejsca, które pamiętał tak dobrze: ukryte drzwi umieszczone w ścianie. Były teraz metalowe i strzeżone przez dwóch nerwowych żołnierzy szczeliny. Ludzie kadasza zastrzelili ich z łuków. To zirytowało Dalinara. Tyle walki i nic, czym mógłby nakarmić dreszcz. Przeszedł nad jednym z trupów i popchnął drzwi, które nie były już ukryte, ale nadal zamknięte. Tanalam tym razem wybrał zabezpieczenia zamiast tajemnicy. Niestety dla niego dawca przysięgi wrócił do domu. Dalinar bez trudu przeciął stalowe zawiasy. Cofnął się, kiedy drzwi upadły na kładkę, wstrząsając drewnem — Zapalcie je — wskazał na beczuki — Wtoczcie je do środka i spalcie wszystkich, którzy chowają się wewnątrz Mężczyźni pośpiesznie wypełnili jego rozkaz i wkrótce z tunelu popłynął czarny dym Nikt nie próbował uciec, choć ze środka dobiegały jęki bólu Dalinar patrzył jak długo mógł, jednak dymi gorąco wkrótce go odpędziły. Szczelina za jego plecami zmieniała się w jamę ciemności i ognia. Dalinar wycofał się po rampie na skały. Łucznicy podpalali ostatnie kładki i rampy za jego plecami. Wiedział, że ludzie długo nie zamieszkają w tym miejscu. Arcyburze to jedno, ale na ziemi istniała jeszcze straszliwsza siła. I nosiła ostrze odprysku. Te krzyki. Dalinar mijał szeregi żołnierzy, którzy w milczącym przerażeniu czekali na północnej krawędzi. Wielu z nich nie towarzyszyło Dalinarowi i Gawilarowi w ich pierwszych latach podboju, kiedy pozwalali plądrować miasta. A ci, którzy pamiętali, cóż, często znajdował powód, by powstrzymać takie rzeczy. Zacisnął wargi i stłumił dreszcz. Nie pozwoli sobie cieszyć się tym mógł zachować choć te resztki przyzwoitości. Oświecony! Jeden z żołnierzy zamachał do niego. Oświecony! Musicie to zobaczyć! Tuż pod krawędzią urwiska, na najwyższym poziomie miasta, znajdował się piękny, biały budynek. Pałac. Dalej na kładkach grupa ludzi próbowała się do niego przebić. Drewniane kładki płonęły, uniemożliwiając im dotarcie na miejsce. Wstrząśnięty Dalinar rozpoznał młodego Tanalana z wcześniejszego spotkania. — Próbuje się dostać do domu — pomyślał Dalinar. W wyżej położonych oknach pojawiły się sylwetki kobieta i dzieci. — Nie, próbuje się dostać do rodziny. Tanalan jednak nie chował się w kryjówce. — Rzućcie linę — polecił Dalinar. — Sprowadźcie tu Tanalana, ale zastrzelcie jego straż. Dym wznoszący się ze szczeliny gęstniał, a płomienie podświetlały go na czerwono. Dalinar zakaszlał i cofnął się, gdy jego ludzie opuścili linę na platformę poniżej, która jeszcze nie płonęła. Tanalan zawahał się, po czym wziął ją, pozwalając, by żołnierze Dalinara wciągnęli go na górę. Strażnicy zginęli zastrzeleni, gdy próbowali się wspiąć na pobliską płonącą rampę. Proszę, Tanalan został wciągnięty przez krawędź. Jego ubranie było osmalone od dymu. Moja rodzina. Proszę. Dalinar słyszał krzyki z dołu. Wyszeptał rozkaz, a wtedy jego elitarne oddziały odepchnęły zwykłych żołnierzy cholinów z tej okolicy, tworząc szeroki półokrąg, w którym jedynie Dalinar i jego najbliżsi towarzysze mogli obserwować jeńca. Tanalan osunął się na ziemię. Proszę. Dalinar odezwał się cicho. Jestem zwierzęciem. Co? Zwierzę reaguje na bodźce. Bijesz je, a ono dziczeje. Ze zwierzęciem możesz rozpocząć nawałnicę. Cały problem polega na tym, że kiedy zdziczeje, nie przywołasz go z powrotem gwizdnięciem. W czarny cierniu, krzyknął Tanalan, proszę. Moje dzieci. Lata temu popełniłem błąd. Nie będę znów tak głupi. A jednak te krzyki. Żołnierze Dalinara mocno chwycili ta nalana, gdy ich dowódca odwrócił się i ruszył w stronę płonącej jamy. Sadas przybył właśnie z oddziałem swoich żołnierzy, ale dalinar ich zignorował. Wciąż opierał dawce przysięgi na ramieniu. Dym wypełniał jego nozdrza i wywoływał łzawienie oczu. Nie widział ponad szczeliną reszty swojej armii. Powietrze drżało od gorąca i barwiła je czerwień. Zupełnie jakby patrzył w potępienie. Dalinar odetchnął głęboko. Nagle przepełniło go wyczerpanie. Dosyć powiedział do Sadeasa. Niech reszta mieszkańców miasta ucieknie przez kanion. Przekazaliśmy wiadomość. Co takiego? Sadeas podszedł bliżej. Dalinarze przerwały mu głośne trzaski. Cały pobliski fragment miasta zapadł się w płomieniach. Pałac i jego mieszkańcy poleciał w dół razem z nim. Nawałnica iskier i pękającego drewna. Nie, krzyknął Tanalan. Nie. Dalinarze, odezwał się Sadeas. Przygotowałem batalion na dole z łucznikami według Twoich rozkazów. Moich rozkazów. Powiedziałeś, zabijcie każdego, kto opuści miasto, i pozostawcie ciała, by zgniły. Umieściłem ludzi na dole, strzelali do podpór, wypalili kładki prowadzące na dno. To miasto pali się z obu stron, od dołu i od góry. Nie powstrzymamy tego. Drewno pękało i kolejne części miasta waliły się w dół. Dalinar poczuł dreszcz, ale odepchnął go. — Posunęliśmy się za daleko. — Bzdura, nasza lekcja niewiele by znaczyła, gdyby ludzie mogli sobie po prostu pójść. Sadeas popatrzył w stronę Tanalana. — Ostatnim luźnym wątkiem jest on. Nie chcemy, by znów uciekł. Sięgnął po miecz. — Ja to zrobię. Choć myśl o kolejnej śmierci zaczynała wzbudzać w nim mdłości, przygotował się. To był mężczyzna, który go zdradził. Dalinar podszedł bliżej. Tanalan, co trzeba mu było przyznać, starał się podnieść i walczyć. Kilku żołnierzy próbowało znów wrzucić zdrajcę na ziemię, choć sam kapitan Kadasz stał z boku i wpatrywał się z góry w zniszczenie. Dalinar czuł straszliwe gorąco. Odbijało uczucie w jego wnętrzu. Dreszcz, co niewiarygodne... Nie był zadowolony. Wciąż pragnął. Nie wydawało się, nie wydawało się, by można go było nasycić. Tanalan padł na ziemię, bełkocząc. Nie powinieneś mnie zdradzać, szepnął Dalinar, unosząc dawce przysięgi. Przynajmniej tym razem nie chowałeś się w swojej dziurze. Nie wiem, komu pozwoliłeś się tam ukryć, ale wiedz, że nie żyje. Zająłem się tym za pomocą beczek ognia. Tanalan zamrugał, po czym zaczął się szaleńczo śmiać. Nie wiedziałeś? Jak mogłeś nie wiedzieć? Zabiłeś naszych posłańców. Ty biedny głupcze, ty biedny, tępy głupcze. Dalinar chwycił go za brodę, choć jego żołnierze wciąż go trzymali. Co takiego? Przyszła do nas, powiedział tanalan, żeby błagać. Jak mogłeś nie zauważyć, że jej nie ma? Tak mało interesujesz się rodziną? Dziura, którą wypaliłeś. Już się tam nie ukrywamy, wszyscy o niej wiedzą. Teraz to więzienie. Daliner poczuł, że robi mu się zimno. Złapał tanalana za gardło i trzymał go. Dawca przysięgi wyślizgnął mu się z palców. Udusił mężczyznę, cały czas żądając, by cofnął swoje słowa. Tanalan umarł z uśmiechem na wargach. Dalinar się cofnął. Nagle poczuł, że jest zbyt słaby, by ustać na nogach. Gdzie był dreszcz, by dodać mu sił? Wracajcie! zawołał do swoich elitarnych żołnierzy. — Przeszukajcie tę dziurę! Idźcie! — umilkł. Kadasz klęczał i wydawał się zamroczony. Na skale przed nim leżała sterta wymiocin. Niektórzy żołnierze próbowali biec, jakim polecił Dalinar, ale cofali się od szczeliny. Nad miastem unosiło się niewiarygodne gorąco. Dalinar ryknął, wstał i ruszył w stronę płomieni. Jednakże ogień był zbyt duży choć wcześniej postrzegał się jako niepowstrzymaną siłę, teraz musiał przyznać, jak bardzo jest mały, bez znaczenia. Kiedy zdziczeje, nie przywołasz go z powrotem gwizdnięciem. Padł na kolana i pozostał tam, aż żołnierze odciągnęli go bezwładnego od gorąca i zanieśli do obozu. Sześć godzin później Dalinar stał z rękami splecionymi za plecami, częściowo po to, by ukryć, jak bardzo się trzęsą, i wpatrywał się w ciało na stole przykryte białym prześcieradłem. Zanim w namiocie jego skryby szeptały. dźwięki jak świst miecza w sali ćwiczeń. Dyskusję prowadziła kalami, żona Teleba. Sądziła, że Ewi musiała przejść na stronę przeciwnika. Jak inaczej można było wytłumaczyć odnalezienie spalonego trupa żony arcyksięcia we wrogiej kryjówce? To pasowało do opowieści. Wykazując się nietypową determinacją, Ewi uśpiła strażnika, który ją chronił. Wyślizgnęła się w nocy. Skryby zastanawiały się, od jak dawna była zdrajczynią, i czy to ona pomogła zwerbować grupę zwiadowców, którzy zdradzili Dalinara. Zrobił krok do przodu i położył palce na gładkim, zbyt białym prześcieradle. Głupia kobieta. Skryby nie znały Ewi. Nie była zdrajczynią. Udała się do szczeliny, by błagać ich, żeby się poddali. Zobaczyła w oczach Dalinara, że ich nie oszczędzi. I dlatego, niech wszechmocny się nad nią zmiłuje, wyruszyłaby zrobić, co było w jej mocy. Dalinar ledwie trzymał się na nogach. Dreszcz go opuściła, to sprawiło, że czuł się złamany i zbolały. Odsunął róg prześcieradła. Lewa strona twarzy Ewi była wypalona i wzbudzała mdłości, ale prawa przylegała do kamienia. Wydawała się dziwnie nietknięta. To twoja wina, pomyślał, patrząc na nią. Jak mogłaś to zrobić, głupia, frustrująca kobieta? To nie była jego wina, jego odpowiedzialność. Podeszła do niego kalami. Dalinarze, powinieneś odpocząć. Ona nas nie zdradziła, powiedział stanowczo. Z pewnością w końcu się dowiemy, co ona nas nie zdradziła, warknął Dalinar. Utrzymaj odnalezienie jej ciała w tajemnicy kalami. Powiedz ludziom, — Powiedz im, że moja żona została ostatniej nocy zamordowana przez skrytobójcę. Każe tym kilku elitarnym żołnierzom, którzy znają prawdę, złożyć przysięgę milczenia. Niech wszyscy myślą, że zginęła jak bohaterka, a dzisiejsze zniszczenie miasta było zemstą. Dalinar zacisnął zęby. Wcześniej tego dnia żołnierze jego armii, przez lata tak starannie szkoleni, by powstrzymywać się przed plądrowaniem i mordowaniem cywilów, wypalili miasto do gołej ziemi. Będą mieli spokojniejsze sumienia, jeśli uwierzą, że wcześniej zamordowano jasność. Kalami uśmiechnęła się do niego znacząco, nawet zarozumiale. Jego kłamstwo miało też drugi cel. Dopóki kalami i inne skryby będą sądzić, że znają tajemnicę, mało prawdopodobne by zaczęły szukać prawdziwej odpowiedzi. To nie moja wina. Odpocznij, dalinarze, powtórzyła kalami. Teraz cierpisz, ale podobnie jak arcyburza musi minąć, tak i wszystkie doczesne udręki łagodnieją. Dalinar pozostawił ciało zabiegom innych. Co dziwne, kiedy wychodził, słyszał krzyki tych ludzi ze szczeliny. Zatrzymał się, zastanawiając się, co to było. Nikt inny tego nie dostrzegł. Tak, to były odległe krzyki. Może w jego głowie, w jego uszach wszystkie brzmiały jak głosy dzieci, tych, które zostawił w płomieniach, chór niewinnych, błagających o pomoc, o litość. Dołączył do nich głos Ewi. Burzowy schron. Coś trzeba zrobić z resztkami sił odium. Ci parsz, jak są teraz nazywani, z całą gorliwością prowadzą wojnę dalej, nawet pozbawieni swoich panów z potępienia. Z szuflady trzydzieści dwadzieścia, pierwszy szmaragd. Kaladin przebiegł przez ulicę. Zaczekaj! krzyknął. Jeszcze jeden. Z przodu mężczyzna z cienkim wąsikiem usiłował zamknąć grube drewniane drzwi. One jednak zablokowały się w połowie drogi, co pozwoliło Kaladinowi wślizgnąć się do środka. Mężczyzna zaklął i z tępym łupnięciem zatrzasnął drzwi z ciemnego karlakowego drewna. Zamknął zamki, po czym cofnął się i pozwolił trzem młodszym mężczyznom założyć grubą sztabę. Przyszedłeś w ostatniej chwili, żołnierzu powiedział wąsaty mężczyzna, zauważając na szywkę straży muru na ramieniu Kaladina. Przepraszam. Kaladin podał mężczyźnie kilka kul jako opłatę za schronienie. Ale burza jest nadal kilka minut od nas. Z tą nową burzą nie można być zbyt ostrożnym. Ciesz się lepiej, że drzwi się zablokowały. Syl siedziała okrakiem na zawiasie. Kaladin wątpił, by to był czysty łód szczęścia. Przyklejanie butów do kamienia było typową sztuczką wiatrosprenów. Mimo to rozumiał wahanie oźwiernego wieczna burza nie do końca zgadzała się z przewidywaniami uczonych. Poprzednia pojawiła się kilka godzin wcześniej niż jej się spodziewano. Na szczęście zwykle poruszała się też wolniej niż arcyburze. Jeśli ktoś wiedział, że trzeba obserwować niebo, zawsze miał czas na znalezienie schronienia. Kaladin przeczesał włosy palcami i wszedł głębiej do winiarni. Było to jedno z tych modnych miejsc, które choć formalnie wciąż pełniło funkcję burzowego schronu, służyło jedynie bogaczom przychodzącym tu, by w czasie burzy dobrze się bawić. Winiarnia miała dużą salę wspólną i grube mury z bloków kamienia. Rzecz jasna, żadnych okien. Bar na tyłach zapewniał gościom trunki, a przy ścianach znajdowały się liczne alkowy. Dostrzegł Szallan i Adolina siedzących w alkowie z boku. Ona nosiła własną twarz, ale Adolin wyglądał jak Meleran Kal, łysiejący mężczyzna mniej więcej wzrostu Adolina. Kaladin zawahał się, patrząc jak Szallan śmieje się z czegoś, co powiedział Adolin, a później trąca go bezpieczną dłonią w ramię. Wydawała się nim całkowicie kompletnie zauroczona. I tym lepiej dla niej. W tych czasach każdy zasługiwał na coś, co dawałoby mu światło. Ale co z tymi spojrzeniami, które czasami mu posyłała, kiedy wydawało się, że nie do końca jest tą samą osobą? Inny uśmiech, niemal szelmowskie spojrzenie. Coś sobie wyobrażasz, pomyślał. Podszedł bliżej i przyciągnął ich uwagę, z westchnieniem, sadowiąc się walkowie. Nie miał służby i mógł wybrać się do miasta. Powiedział pozostałym, że sam sobie znajdzie schronienie na czas burzy, a wrócić musiał dopiero na patrol po burzy. Trochę ci to zajęło, mały mostowy, zauważyła Dolin. Straciłem poczucie czasu. Kaladin postukał w stół. Nienawidził burzowych schronów. Za bardzo przypominały więzienia. Na zewnątrz grzmot ogłosił nadejście wiecznej burzy. Większość ludzi w mieście znajdowała się we własnych domach, a uciekinierzy siedzieli w publicznych, burzowych schronach. Płatny schron był raczej pusty. Jedynie miejsca przy kilku stołach w alkowach zajmowali ludzie. To pozwalało im swobodnie rozmawiać, choć źle wróżyło właścicielowi. Ludzie nie mieli kul do marnowania. Gdzie lokar? spytał Kaladin. Elokar postanowił w czasie burzy popracować nad planami, odparł Adolin. Zamierza dziś wieczorem ujawnić się wybranym jasnookim i dobrze sobie poradził, Kal. Dzięki temu mamy przynajmniej część oddziałów. Mniej niż bym chciał, ale zawsze to coś. I może kolejnego świetlistego rycerza? Spytała Szallan, spoglądając na Kaladina. Czego się dowiedziałeś? Szybko przekazał im, czego się dowiedział. Straż muru mogła mieć dusznik i z całą pewnością w jakiś sposób wytwarzała żywność. Jak się niedawno dowiedział, przejęła miejskie magazyny szmaragdów. — Lazur... trudno odczytać — dokończył. Co wieczór odwiedza koszary, ale nigdy nie mówi o sobie. Żołnierze twierdzą, że widzieli, jak jej miecz przecina kamień, ale nie ma klejnotu. Sądzę, że to może być ostrze odprysku, takie jak broń skrytobójcy w bieli. Hmm? Adolin odchylił się do tyłu. Wiesz, to by wiele wyjaśniało. Mój Pluton dziś wieczorem po patrolu je z nią kolację. Zamierzam zobaczyć, czego uda mi się dowiedzieć. Podeszła do nich służąca, by przyjąć zamówienie. Adolin kupił im wino, znał się na trunkach jasnookich i bez przypominania zamówił dla kaladina coś bez śladu alkoholu. W końcu później wracał na służbę. Dla szalan wziął jednak kubek fioletowego ku wielkiemu zaskoczeniu Kaladina. Kiedy dziewczyna odeszła, Adolin pochylił się w stronę Kaladina. Pokaż mi swój miecz. Mój miecz? Kaladin spojrzał na syl, która kuliła się w głębi alkowy i cicho nuciła pod nosem, w sposób by ignorować odgłosy wiecznej burzy, która dudniła za ścianą. Nie ten miecz, ten, który nosisz u pasa. Kaladin spojrzał na rękojeść wystającą obok siedzenia. Prawie zapomniał, że go nosi, co przyjął z dużą ulgą. Po pierwsze kilka dni ciągle o coś zaczepiał pochwą. Odpiął go i położył na stole przed Adolinem. Dobre ostrze, stwierdził książę. Zadbane. Było w takim stanie, kiedy je dostałeś? Kaladin skinął głową. Adolin wyciągnął broń i uniósł ją. Trochę mały, zauważyła szallan. To krótki miecz szallan, broń piechoty. Dłuższe ostrze byłoby niepraktyczne. Dłuższe jak ostrze od prysku? spytał kaladin. No tak, one łamią wszelkie zasady. Adolin zrobił kilka ruchów mieczem i znów schował go do pochwy. Podoba mi się ten twój arcymarszałek. Kaladin wziął go z powrotem. To nawet nie jest jej broń. Skończyliście już porównywać swoje miecze, chłopcy? spytała szalan. Bo ja coś znalazłam. Z łupnięciem położyła na stole sporą księgę. Jeden z moich kontaktów w końcu wyśledził egzemplarz mitów Hessi. To nowa książka, a nie została dobrze przyjęta. Przypisuje niestworzonym określone osobowości. Adolin uniósł okładkę i zajrzał do środka. I jest tam coś o mieczach? Cicho. Szalant trąciła go w ramię żartobliwym i nieco mdlącym gestem. Tak czuł się niezręcznie patrząc na nich. Lubił ich oboje, po prostu nie razem. Zmusił się by rozejrzeć się po sali, pełnej jasnookich, próbujących zapić odgłosy burzy. Starał się nie myśleć o uciekinierach, którzy tkwili w dusznych, publicznych schronach, ściskając mizerny dobytek z nadzieją, że to, co musieli pozostawić na zewnątrz, przetrwa burzę. Według tej książki, powiedziała Szallan, niestworzonych było dziewięcioro. Pasuje to do wizji Dalinara, choć inne relacje mówią o dziesięciu. Najprawdopodobniej są to starożytne spreny, pierwotne z czasów przed powstaniem ludzkich społeczeństw i cywilizacji. Autorka twierdzi, że dziewięcioro szalało w czasie spustoszeń, ale uważa, że nie wszyscy zostali zniszczeni w czasie acharietjan. Utrzymuje, że niektórzy są aktywni po dziś dzień, a nasze doświadczenia rzecz jasna potwierdzają jej opinię. W mieście przebywa jedno z nich stwierdziła Dolin. Sądzę, sądzę, że może być ich dwoje, Adolinie. Sia Anat, odbierająca tajemnicę, jest jedną. Wizje Dalinara o niej wspominają. Dotyk Sia Anat psuł inne spreny, a my widzimy tu skutki. — A drugie? — spytała Dolin. — A Aszertmarn — odparła cicho Szellan. Wysunęła z torby nóż i zaczęła w zamyśleniu drapać blad stołu. — Serce Hulanki... Księga nie mówi tak wiele na jego temat, choć twierdzi, że zachęca ludzi do nieumiarkowania. Dwoje niestworzonych, mruknął Kaladin. Jesteś pewna? Bardziej być nie mogę. Trefniś potwierdził obecność drugiego, a zachowanie królowej w czasie poprzedzającym zamieszki wydaje się oczywistą wskazówką. Co się tyczy odbierającej tajemnice, na własne oczy widzimy zepsute spreny. Jak walczymy z dwójką? spytał Kaladin. Jak walczymy z jednym, poprawił go Adolin. W wieży nie tyle walczyliśmy ze stworem, ile go odstraszyliśmy. Szallan nie umie nawet powiedzieć, jak to zrobiła. Co księga mówi o walce z nimi? Nic. Szallan wzruszyła ramionami i dmuchnęła na swoje dzieło na stole. Przedstawiało zepsutego chwało Sprena w kształcie sześcianu, którego przyciągnął inny gość. Według księgi, jeśli ktoś zobaczy sprena w niewłaściwym kolorze, powinien natychmiast wyprowadzić się do innego miasta. Tyle tylko, że na drodze stoi taka jakby armia, zauważył Kaladin. Tak, aż dziwne, że twój smród jeszcze ich nie odpędził, szallan zaczęła przerzucać karty księgi. Kaladin zmarszczył czoło. Tego rodzaju uwagi sprawiały, że szallan go dezorientowała. Wydawała się przyjacielska, a po chwili warczała na niego, udając jednocześnie, że to część normalnej rozmowy. Do innych nie zwracała się w taki sposób, nawet w żartach. Co z tobą nie w porządku, kobieto pomyślał. W rozpadlinach strzaskanych równin połączyło ich coś bardzo bliskiego arcyburza, gdy kulili się razem i słowa. Czy była tym zażenowana? Czy to dlatego czasami na niego warczała? Jeśli to prawda, to jak wyjaśnić te inne chwile, kiedy obserwowała go z uśmiechem, kiedy mrugała przebiegle? Hessi relacjonuje opowieści o niestworzonej psującej nie tylko sprenę, ale i ludzi, mówiła tymczasem szallan. Może to się właśnie dzieje w pałacu. Dowiemy się więcej, kiedy dziś wieczorem przenikniemy do kultu? Nie podoba mi się, że idziesz sama, stwierdziła Dolin. Nie będę sama, mam swoją ekipę. Jedna praczka i dwóch deserterów, zauważył Kaladin. Jeśli wolno mi oceniać na podstawie gaza, szalan, nie powinnaś pokładać zbyt wielkiego zaufania w tych ludziach. Szallan uniosła brodę. Przynajmniej moi żołnierze wiedzieli, kiedy wynieść się z obozów, a nie tylko stali i pozwalaliby do nich strzelano. Ufamy ci, szalan. Adolin spojrzał z ukosa na Kaladina, jakby chciał powiedzieć — daj spokój. I naprawdę musimy się przyjrzeć bramie przysięgi. — A jeśli nie uda mi się jej otworzyć? — spytała Szallan. — Co wtedy? — Wycofujemy się na strzaskane równiny — stwierdził Kaladin. — Elokar nie zostawi rodziny. — W takim razie Drej, Blizna i ja wpadniemy do pałacu. Polecimy w nocy, wejdziemy przez górny balkon, złapiemy królową i małego księcia. Zrobimy to tuż przed nadejściem Burzy i polecimy z powrotem do Uritiru. I pozwolimy, by miasto upadło. Adolin zacisnął wargi. A czy miasto zdoła się utrzymać? spytała szallan. Może do czasu, gdy wrócimy z prawdziwą armią, która pomaszeruje w jego stronę? to by trwało wiele miesięcy, zauważył Adolin. A straż muru liczy ile? Cztery bataliony? W sumie pięć, odparł Kaladin. Pięć tysięcy żołnierzy? Spytała Szarlan. Tak mało? Jak na miejski garnizon to dużo, wyjaśnił Adolin. Celem istnienia umocnień jest sprawienie, by mała liczba żołnierzy mogła się obronić przed znacznie większymi siłami. Ale wróg ma nieoczekiwaną przewagę. Pustkowców, którzy umieją latać, i miasto pełne ich sojuszników. Ano, przyznał Kaladin, Straż muru jest pełna zapału, ale nie wytrzyma zdecydowanego natarcia. Tam są dziesiątki tysięcy parszmenów, którzy wkrótce będą gotowi zaatakować. Nie zostało nam wiele czasu. Stopieni opadną, by zająć fragmenty muru, a ich armie podążą za nimi. Jeśli mamy utrzymać to miasto, będziemy potrzebować odpryskowych i świetlistych, by wyrównać siły. Kaladin i Szallan popatrzyli po sobie. Świetliści nie byli gotowi do walki, jeszcze nie. Na burze. Jego ludzie dopiero niedawno wznieśli się w niebo. Jak mogli spodziewać się po nich walki z tymi istotami, które tak łatwo unosiły się na wietrze? Jak mógł ochronić to miasto i swoich ludzi? Umilkli i słuchali, jak sala trzęsie się od dudnienia grzmotów na zewnątrz. Kaladin dopił swoje wino, żałując, że to nie jedna z mikstur skały, i zrzucił dziwnego kremnika, który przyczepił się do boku ławy. Miał dużo nóg, bulwiaste ciało i dziwny beżowy wzór na grzbiecie. Obrzydlistwo. Mimo tak trudnej sytuacji w mieście, właściciel mógł choć dbać o czystość. Kiedy burza wreszcie się skończyła, Szalan wyszła z winiarni, trzymając za rękę Adolina. Patrzyła, jak Kaladin śpieszy w stronę koszar, gdyż musiał zdążyć na wieczorny patrol. Pewnie powinna tak samo się śpieszyć. Wciąż musiała ukraść trochę jedzenia, dość by zadowolić kult chwil, kiedy zbliży się do nich wieczorem. Nie powinna mieć z tym problemu. Watach zajął się planowaniem operacji pod kierownictwem Iszny i całkiem nieźle sobie z tym radził. Mimo to nie śpieszyła się, ciesząc się obecnością Adolina. Chciała być tutaj z nim, zanim nadejdzie czas, by stała się Woal. Ona, cóż, niezbyt się nim interesowała. Zbyt schludny, zbyt nieświadomy, zbyt spodziewany. Ceniła go jako sojusznika, ale nie wzbudzał w niej żadnych uczuć. Szalan szła, trzymając go za rękę. Ludzie już poruszali się po mieście, sprzątając, raczej starając się wygrzebać co się dało, niż z poczucia obywatelskiego obowiązku. Przypominali jej kremliki, które pokazywały się po burzy, by ucztować na roślinach. I w rzeczy samej ozdobne skałoponki wypluwały pędy obok wejść do domów. Plama zielonych pędów i rozwijających się liści na tle brązowego płótna miasta. Jedna pobliska kępa została trafiona i wypalona przez czerwoną błyskawicę wiecznej burzy. Muszę ci kiedyś pokazać niemożliwe wodospady powiedziała Dolin. Jeśli spojrzeć na nie pod właściwym kątem, wydaje się, że woda płynie w dół kolejnych poziomów, a później jakimś sposobem znowu w górę. Musiała przystąpić nad martwą norką, częściowo wystającą ze złamanego pnia drzewa. Nie był to najbardziej romantyczny ze spacerów, ale dobrze się czuła, trzymając Adolina za rękę, nawet jeśli musiała nosić fałszywą twarz. Ej, odezwał się Adolin. W końcu nie przejrzałem szkicownika. Powiedziałaś, że mi go pokażesz. Zabrałam ten niewłaściwy, pamiętasz? Musiałam rzeźbić w stole, uśmiechnęła się szeroko. Nie myśl, że nie zauważyłam, jak wstałeś i zapłaciłeś za uszkodzenia, kiedy nie patrzyłam. Chrząknął. Ludzie ciągle drapią stoły. Jasne, jasne. I to był bardzo dobry rysunek. A ty nadal uważasz, że nie powinnam tego robić? ścisnęła jego ramię. O, Hadolinie, Holinie, jesteś synem swojego ojca. Nie zrobię tego więcej dobrze? Zarumienił się. Obiecano mi rysunki. Nie obchodzi mnie, że to niewłaściwy szkicownik. Mam wrażenie, że całe wieki nie widziałem żadnego z twoich rysunków. W tym nie ma nic dobrego, sięgnęła do torby. Ostatnio byłam rozproszona. I tak zmusił ją, by podała mu szkicownik, a ona w głębi duszy była zadowolona. Zaczęła przeglądać ostatnie rysunki, i choć zwrócił uwagę na przedstawienia dziwnych sprenów, najdłużej zatrzymał się na portretach uciekinierów, które narysowała do swojej kolekcji. Matka z córką siedząca w cieniu, ale z twarzą zwróconą w stronę horyzontu i pierwszych promieni wschodzącego słońca. Mężczyzna o grubych kostkach palców zamiatający okolice swojego siennika na ulicy. Młoda kobieta, jasnooka, wychylona przez okno z włosami falującymi na wietrze, ubrana jedynie w szlafrok, z dłonią owiniętą sakiewką. Szalan, one są zadziwiające. Najlepsze z twoich rysunków. To jedynie pośpieszne szkice, Adolinie. Są piękne. Spojrzał na następny i zatrzymał się. To był jego portret w jednym z nowych strojów. Szalan się zarumieniła. Zapomniałam, że on też tu jest. Spróbowała odebrać szkicownik. Adolin zwlekał, przyglądając się portretowi, ale w końcu się poddał. Odetchnęła z ulgą. Wcale by nie była zażenowana, gdyby zobaczyła Kaladina na następnej stronie. W końcu szkicowała wszelkiego rodzaju ludzi. Ale lepiej zakończyć na rysunku Adolina przy następnym widać było wpływ woal. Robisz się coraz lepsza, o ile to możliwe. Może. Choć nie wiem na ile postępy są moją własną zasługą. Wedle słów światłości wielu tkaczy było artystami. Czyli zakonwerbował ludzi takich jak ty. Albo wiązanie mocy sprawiało, że lepiej rysowali, dając im niesprawiedliwą przewagę nad innymi artystami. Ja mam niesprawiedliwą przewagę nad innymi, którzy się pojedynkują. Od dziecka miałem najdoskonalszych nauczycieli, urodziłem się silny i zdrowy, a bogactwo mojego ojca sprawiło, że mogłem ćwiczyć z najlepszymi. Budowa ciała sprawia, że mam większy zasięg od innych mężczyzn. Czy to znaczy, że nie zasługuję na pochwały, kiedy zwyciężam? Nie masz nadnaturalnej pomocy. Ty i tak musiałaś ciężko pracować, wiem, że tak było. Objął ją ramieniem, przyciągając bliżej. Inne aletyjskie pary w miejscach publicznych trzymały się na dystans, ale Adolin został wychowany przez matkę, która lubiła się przytulać. — Wiesz, jest taka jedna rzecz, na którą skarży się mój ojciec. — spytał, po co są ostrza odprysku. — No, to chyba dość oczywiste, że do cięcia ludzi. Właściwie bez rozcinania ich ciał, czyli... — Ale dlaczego tylko miecze? — ojciec pyta. — Dlaczego starożytni świetliści nigdy nie wykonywali narzędzi dla ludzi? — ścisnął jej ramię. — Jestem zachwycony, że twoje moce czynią cię lepszą artystką szalan. — Ojciec się mylił. Świetliści nie byli jedynie żołnierzami. — Tak, tworzyli niewiarygodne bronie, ale również niewiarygodną sztukę. — A może, kiedy ta wojna się skończy, znajdziemy inne zastosowanie dla ich mocy? Na burze jego entuzjazm bywał upajający. Kiedy szli w stronę pracowni krawcowej nie chciała się z nim rozstawać, choć woal musiała się wziąć do pracy. Mogę być kimkolwiek, pomyślała szallan, zauważając kilka radość osprenów unoszących się obok jak kłąb niebieskich liści. Mogę stać się czymkolwiek, a Dolin zasługiwał na kogoś o wiele lepszego od niej. Czy mogła stać się kimś innym? Adolin zasługiwał na kogoś o wiele lepszego od niej. Czy mogła stać się tym kimś? Stworzyć dla niego doskonałą, narzeczoną kobietę, która wyglądała i zachowywała się jak było stosowne dla Adolina Holina. To by nie była ona. Prawdziwa ona była posiniaczona i żałosna, na zewnątrz ładnie umalowana, ale w środku straszliwie skłębiona. Już założyła dla niego twarz dlaczego nie miałaby pójść kilka kroków dalej świetlista świetlista mogła być jego idealną narzeczoną i do tego go lubiła na tę myśl szallan zrobiło się zimno kiedy znaleźli się na tyle blisko krawcowej że szallan nie martwiła się już o jego bezpieczeństwo gdy szedł sam zmusiła się by wysunąć się z jego objęć przez chwilę trzymała go swobodną dłonią za rękę Muszę iść. Z kultystami masz się spotkać dopiero po zachodzie słońca. Muszę najpierw ukraść trochę żywności, by im zapłacić. Mimo to wciąż trzymał ją za rękę. Co ty tam robisz, szalan? Kim się stajesz? Wszystkimi. Stanęła na palcach i pocałowała go w policzek. Dziękuję, że jesteś sobą, Adolinie. Wszyscy inni byli już zajęci, mruknął. Mnie to nigdy nie powstrzymało, pomyślała. Odprowadzał ją wzrokiem, aż z bijącym sercem zniknęła za rogiem. A Dolin Holin był w jej życiu jak ciepły wschód słońca. Woal zaczęła się przesączać i musiała przyznać, że czasami wolała burzę i deszcz od słońca. Zajrzała do umówionego miejsca w rogu budynku, który był w większości zrujnowany. Rudy zostawił tam paczkę z ubraniem woal. Chwyciła ją i zaczęła rozglądać się za miejscem, w którym mogłaby się przebrać. Nadszedł koniec świata, co wydawało się szczególnie prawdziwe po burzy. Wszędzie dookoła leżały porozrzucane odpadki, a ludzie, którzy nie dotarli do schronów, jęczeli w przewróconych budach lub na ulicach. Zupełnie jakby każda burza próbowała wymazać ich z powierzchni roszaru, a oni pozostawali jedynie dzięki czystej determinacji i szczęściu. Teraz z dwiema burzami było jeszcze gorzej. Czy jeśli pokonają pustkowców wieczna burza pozostanie? Czy zaczęła podkopywać fundamenty ich cywilizacji w taki sposób, że niezależnie od wygranej wojny w końcu wszyscy zostaną zmieceni do morza? Czuła, jak jej twarz się zmienia, kiedy szła chłonąc burzowe światło. Wypełniło ją jak płomień, po czym zmieniło się w węgielek, gdy stawała się ludźmi ze szkiców, które oglądał Adolin. Biedak, który uporczywie próbował oczyścić okolice swojego siennika, jakby w ten sposób próbował zachować choć trochę panowania nad szalonym światem jasnooka dziewczyna, która zastanawiała się, co się stało z radością dorastania. Zamiast włożyć pierwszą hawach na bal, musiała się pogodzić, że jej rodzina przyjęła dziesiątki krewniaków z pobliskich miasteczek, a ona sama całe dnie siedziała zamknięta w swojej sypialni, bo ulice nie były bezpieczne. Matka z dzieckiem siedząca w ciemności i patrząca w stronę horyzontu i ukrytego słońca. Twarz za twarzą życie za życiem przytłaczające upajające żywe oddychanie płacz śmiech i bycie tak wiele nadziei tak wiele żywotów tak wiele marzeń rozpięła hawach z boku i pozwoliłaby się z niej zsunęła opuściła torbę która uderzyła głośno o ziemię obciążoną księgą zrobiła krok do przodu w samej koszulce z odsłoniętą bezpieczną dłonią czując wiatr na skórze wciąż okrywała ją iluzja która się nie rozebrała więc nikt jej nie widział nikt jej nie widział czy ktoś w ogóle ją kiedyś widział Zatrzymała się na rogu ulicy, nosząc zmieniające się twarze i ubrania, radując się uczuciem wolności. Jej okryta, jednak naga skóra drżała pod pocałunkami wiatru. Wokół niej przestraszeni ludzie chowali się w budynkach. Kolejny spren, pomyślała, szalan woal świetlista. Tym właśnie jestem ucieleśnionym uczuciem. Uniosła ręce do boków odsłonięta, jednak niewidzialna, oddychała oddechami mieszkańców miasta. Mmm, powiedział wzór, wydobywając się z jej porzuconej sukni. Szalan? Może? odparła zwlekając. W końcu pozwoliła sobie do końca wejść w postać woal. Natychmiast potrząsnęła głową i wróciła po torbę i ubrania miała szczęście, że nikt ich nie ukradł. Głupia dziewczyna. Nie miały czasu skakać od wiersza do wiersza. Woal znalazła osłonięte miejsce przy dużym, powykręcanym drzewie, którego korzenie rozrosły się wzdłuż muru w obie strony. Szybko poprawiła bieliznę, wciągnęła spodnie i zapięła koszulę. Włożyła kapelusz, przejrzała się w lusterku i pokiwała głową. Dobrze. Czas spotkać się z Watachem. Czekał w gospodzie, w której niegdyś zatrzymał się trefniś. Świetlista zachowała nadzieję, że kiedyś znów go tam spotka i będzie miała szansę na dokładniejsze przesłuchanie. W prywatnej jadalni, z dala od wścibskiego spojrzenia gospodarza, Watach wyłożył kilka kul, by oświetlić mapy, które kupił. Przedstawiały rezydencję, którą zamierzała zaatakować tego popołudnia. Nazywają to mauzoleum wyjaśnił Watach, kiedy Woal usiadła. Pokazał jej rysunek, który kupił, a który przedstawiał wielki hol budowli. Tak na marginesie te rzeźby są dusznikowane. To ulubieni słudzy rodziny przeobrażeni w burzowy kamień. Wśród jasnookich to zaszczyt i oznaka szacunku. To dziwne. Kiedy umrę spal moje ciało. Nie zostawiaj mnie patrzącego przez całą wieczność, gdy twoi potomkowie będą popijać herbatkę. Woal pokiwała w zamyśleniu głową i położyła na stole szkicownik szallan. Wybierz sobie z tego nową tożsamość. Według mapy spiżarnia znajduje się przy zewnętrznej ścianie. Pora jest właściwa, więc możemy spróbować zrobić to w prosty sposób. Niech rudy wywoła zamieszanie, a później ostrze szallan wytnie nam drogę prosto do jedzenia. Wiesz, podobno w mauzoleum mają niezłą fortunę. Bogactwa rodu tenet to. urwał, kiedy zobaczył jej minę. W takim razie żadnych bogactw. Bierzemy żywność, żeby zapłacić kultowi, a później się wynosimy. W porządku, wybrał portret mężczyzny zamiatającego wokół siennika i wpatrzył się w niego. — Wiesz, kiedy zawróciłaś mnie z drogi przestępstwa, uznałem, że już koniec z kradzieżami. — To coś innego. — W jaki sposób? — Wtedy też kradliśmy głównie jedzenie jasności. Po prostu chcieliśmy zostać przy życiu i zapomnieć. — I nadal chcesz zapomnieć? — krząknął. — Nie, pewnie nie. Chyba teraz trochę lepiej śpię, nie? Drzwi się otworzyły i do środka wpadł karczmarz, niosąc napoje. Watach jęknął, ale woal odwróciła się z rozbawioną miną. — Chyba mówiłam, że nie chcę, by mi przeszkadzano. — Przyniosłem napoje. — Co mi przeszkadza? — woal wskazała na drzwi. — Jeśli będziemy spragnieni, poprosimy. Gospodarz coś mruknął, po czym wycofał się z tacą w rękach. — Jest podejrzliwy — pomyślała woal. Myśli, że coś planujemy z się i chce się dowiedzieć co. Czas by przenieść się do innego miejsca, co, Watach? Znów popatrzyła w stronę stołu. I zobaczyła, że siedzi przy nim ktoś inny. Watach zniknął, zastąpiony przez łysego mężczyznę o grubych kostkach palców w dobrze utrzymanej koszuli. Szalan popatrzyła na rysunek na stole, opróżnioną kulę obok i znów na Watacha. — Nieźle, ale zapomniałeś o tyle głowy, czyli części, której nie ma na rysunku. — Co takiego? — Watach zmarszczył czoło. Podała mu lusterko. — Dlaczego nałożyłaś na mnie jego twarz? — Ja tego nie zrobiłam — wołał wstała. — Przestraszyłeś się i tak się stało. Watach obmacywał twarz, a jednocześnie przeglądał się w lusterku wyraźnie zdezorientowany — Założę się, że pierwsze kilka razów to zawsze wypadki, woal schowała lusterko. Zbierz rzeczy. Zrobimy tę misję tak, jak zaplanowaliśmy, ale jutro jesteś zwolniony z obowiązków. Chcę, żebyś poćwiczył z burzowym światłem. Poćwiczył, w końcu zaczął rozumieć. Otworzył szerzej brązowe oczy. Jasności, nie jestem burzowym świetlistym. — Oczywiście, że nie. Pewnie jesteś giermkiem. Sądzę, że większość zakonów ich miała. Możesz stać się kimś więcej. Wydaje mi się, że Szallan tworzyła od czasu do czasu iluzję, zanim jeszcze wypowiedziała przysięgi. Ale z drugiej strony nie pamięta tego wyraźnie. Miałam już miecz, kiedy byłam bardzo młoda i... Odetchnęła głęboko. Na szczęście Woal nie przeżyła tamtych dni. Wzór zabrzęczał ostrzegawczo jasności woal czy ty naprawdę myślisz, że ja na burze wyglądał jakby miał się rozpłakać poklepała go po ramieniu nie mamy czasu kult będzie na mnie czekał za cztery godziny i spodziewa się niezłej opłaty w wiedzeniu poradzisz sobie pewnie pewnie. Iluzja w końcu zniknęła, a własna twarz Watacha, na której malowało się tyle uczuć, była jeszcze bardziej uderzająca. Zrobię to. Okradnijmy paru bogaczy, żeby dać wariatom. Hulanka. Wśród uczonych świetlistych powstała koalicja. Naszym celem jest uniemożliwić wrogom dostęp do pustkowego światła. To powstrzyma ich ciągłe przeobrażenie i zapewni nam przewagę w walce. Z szuflady trzydzieści dwadzieścia. Drugi szmaragd. Woal się odsłoniła. Ta myśl ją dręczyła, kiedy wóz wypełniony łupami z napadu toczył się w stronę ustalonego miejsca spotkania z kultem. Siedziała na tyłach przy worku ziarna ze stopami opartymi o zawinięty w papier kawał solonej wieprzowiny. Szybko spren był woal, gdyż to ją widziano rozdającą jedzenie. Wobec tego, by wziąć udział w tej hulance, musiała pójść jako ona sama. Wróg wiedział, jak wyglądała. Powinna była stworzyć nowe wcielenie, fałszywą twarz, by nie odsłaniać woal. Woal to fałszywa twarz, mówiło coś w jej wnętrzu. Zawsze możesz ją porzucić. Zdusiła tę część siebie, zepchnęła ją głęboko. Woal była zbyt realna, zbyt ważna, by ją porzucić. Szallan byłaby łatwiejsza. Nim dotarli do schodów na podwyższenie bramy przysięgi, wzeszedł pierwszy księżyc. Watach podtoczył wóz na miejsce, a Woal zeskoczyła. Jej płaszcz załopotał. Dwaj strażnicy byli przebrani za ogniospreny, ze złocistymi i czerwonymi frędzlami. Ich umięśnione sylwetki i te dwie włócznie odłożone przy schodach sugerowały, że przed dołączeniem do kultu mogli być żołnierzami. Między nimi kręciła się kobieta w płaskiej, białej masce z otworami na oczy, ale pozbawionej ust i innych rysów. Woal zmrużyła oczy, maska przypominała jej iatil panią Mraiza z duchokrwistych miała jednak zupełnie inny kształt miałaś przyjść sama szybko sprenie stwierdziła kobieta spodziewałaś się że sama to wszystko rozładuje woal machnęła w stronę tyłu wozu poradzimy sobie powiedziała gładko kobieta podeszła bliżej a jeden ze strażników uniósł pochodnie nie latarnie z kulami Inny zaś otworzył tylną klapę wozu. Woal mm. odwróciła się gwałtownie. To brzęczenie. Strażnicy zaczęli rozładowywać jedzenie. "Możecie wziąć wszystko poza dwoma workami z czerwonymi znakami", Woal wskazała palcem. "Potrzebuję ich, by odwiedzać ubogich." "Nie wiedziałam, że to negocjacje", stwierdziła kultystka. Prosiłaś o to. Zostawiałaś po całym mieście pogłoski, że chcesz dołączyć do hulanki. Najwyraźniej robota Trefnisia będzie musiała mu podziękować. Dlaczego tu jesteś? Kultystka wydawała się zaciekawiona. Czego chcesz? Szybko sprenie, tak zwana bohaterko targowisk. Ja po prostu ciągle słyszę ten głos. Mówi, że to koniec, że powinnam się poddać, przyjąć czas sprenów. Odwróciła się w stronę podwyższenia bramy przysięgi, na którym unosił się pomarańczowy blask. Odpowiedzi są tam, prawda? Kątem oka widziała, jak trójka kiwa do siebie głowami. Przeszła jakiś rodzaj próby. Możesz wspiąć się po schodach do oświecenia, powiedziała jej kultystka w bieli. Przewodnik będzie czekał na ciebie na górze. Rzuciła wozę Watachowi i spojrzała mu w oczy. Po zakończeniu rozładunku miał odjechać i zatrzymać się kilka ulic dalej, skąd mógł obserwować krawędź podwyższenia bramy przysięgi. Gdyby miała kłopoty, rzuciłaby się z niej, licząc, że burzowe światło uzdrowi ją po upadku. Ruszyła po schodach. Kaladin zwykle lubił wrażenie, jakie miasto robiło po burzy. Czyste i świeże, oczyszczone z brudu i odpadków. W czasie wieczornego patrolu sprawdzili, czy wszystko w ich rejonie było w porządku po burzy. Teraz stał na szczycie muru i czekał na resztę oddziału, która wciąż chowała sprzęt. Słońce dopiero co zaszło i nadeszła pora na kolację. Niżej widział budynki ze świeżymi bliznami po uderzeniach błyskawicy. Obok przeleciało stado zepsutych wiatrosprenów ciągnących za sobą ostry czerwony blask. Nawet powietrze pachniało niewłaściwie, jakby pleśnią i przemoczeniem. Syl siedziała cicho na jego ramieniu, dopóki broda i pozostali nie stłoczyli się przy schodach. W końcu dołączył do nich i zszedł do koszar, gdzie oba plutony, jego i ten, z którym dzielili miejsce, zbierały się na kolację. Około dwudziestu mężczyzn z drugiego plutonu miało tego wieczoru służbę na murze, ale wszyscy pozostali byli obecni. Wkrótce po przybyciu Kaladina kapitanowie obu plutonów wezwali swoich ludzi do przeglądu. Kaladin stanął w szeregu między Brodą a Wedem. Razem zasalutowali, gdy w wejściu pojawiła się Lazur. Jak zwykle wyglądała, jakby była gotowa do bitwy. W napierśniku, kolczudze i płaszczu. Tego wieczoru postanowiła przeprowadzić oficjalną inspekcję. Kaladin stał na baczność z pozostałymi, gdy szła wzdłuż szeregu i cicho zwracała się do obu kapitanów. Obejrzała kilka mieczy i spytała żołnierzy, czy czegoś potrzebują. Kaladin miał wrażenie, że setki razy stał w podobnych szeregach, pocąc się i mając nadzieję, że generał uzna, iż wszystko jest w porządku. Zawsze tak było. To nie była inspekcja, której celem było znalezienie prawdziwych problemów, ale szansa, by żołnierze zaprezentowali się swojemu arcymarszałkowi. Puchli z dumy, gdy mówiła im, że być może są najlepszymi plutonami, jakimi miała zaszczyt dowodzić. Kaladin był prawie pewien, że słyszał dokładnie te słowa z ust Amarama. Nawet jeśli słowa były błahe, dodawały żołnierzom otuchy. Kiedy pozwolono im się rozejść, wykrzykiwali za probatą. Może liczba najlepszych plutonów w armii rosła w czasie wojny, gdzie każdy pragnął wzmocnienia morale. Kaladin podszedł do stołu oficerów. Nie musiał się bardzo starać, by dostać zaproszenie na kolację z arcymarszałek. Noro naprawdę chciał go awansować na porucznika, a na większości Lazur robiła zbyt przerażające wrażenie, by chcieli usiąść przy jej stole. — Arcymarszałek odwiesiła płaszcz i dziwny miecz na kołku. Zachowała rękawiczki i, choć nie widział jej piersi pod napierśnikiem, twarz i sylwetka były zdecydowanie kobiece. Była również bardzo zdecydowanie aletyjką, z tym odcieniem skóry i włosami, a jej oczy błyszczały jasno-pomarańczowo. Musiała spędzić trochę czasu jako najemniczka na zachodzie, uznał Kaladin. Sigzil powiedział mu kiedyś, że na zachodzie kobiety walczyły, zwłaszcza wśród najemników. Ich posiłkiem było proste ziarno w sosie kary. Kaladin wziął kęs, był przyzwyczajony do posmaku dusznikowanego ziarna, pozostającej w ustach czerstwości. Sos pomagał, ale kucharze użyli wygotowanej z ziarna skrobi, żeby go zagęścić, więc też miał pewien posmak. Posadzono go dość daleko od środka stołu, gdzie lazur rozmawiała z dwoma kapitanami. W końcu jeden z nich wyszedł do wygódki. Kaladin zastanawiał się przez chwilę, po czym wziął talerz i ruszył wzdłuż stołu, by zająć wolne miejsce. Kiedy Woal dotarła do szczytu podwyższenia, miała wrażenie, że znalazła się w niedużej wiosce. Budowle klasztoru były tu o wiele mniejsze i znacznie ładniejsze niż te na strzaskanych równinach. Eleganckie kamienne budowle miały skośne dachy w kształcie klina, ostrym końcem zwrócone w stronę źródła. Wokół większości budynków rosła ozdobna łupkokora, hodowana i kształtowana by tworzyła wirujące wzory. Woal stworzyła wspomnienie dla szallan, ale skupiała się raczej na blasku ognia w głębi. Nie dostrzegała budynku sterującego. Zasłaniały go wszystkie inne budowle. Za to widziała pałac po lewej. Jego okna emanowały blaskiem. Z podwyższeniem bramy przysięgi łączyło go zadaszone przejście zwane słonecznym. Strzegła go nieduża grupka żołnierzy, w ciemnościach widoczna jedynie jako cienie. Bliżej niej, na szczycie schodów, na grzędzie z łupko kory siedział okrągły mężczyzna, miał krótkie włosy i jasnozielone oczy, a na jej widok uśmiechnął się przyjaźnie. Witaj, jestem dziś twoim przewodnikiem podczas twojej pierwszej hulanki. Może być ha, dezorientująca. To są szaty żarliwca, zauważyła woal. podarte i poplamione, najprawdopodobniej różnorodnym jedzeniem wszyscy którzy tu przychodzą zeskoczył z siedziska się odradzają nazywasz się teraz yy... wyjął kartkę z kieszeni gdzie ja to zapisałem cóż to chyba mało ważne yy, nazywasz się kishi czy to nie brzmi ładnie gratuluję, że się tu dostałaś tu właśnie znajdziesz prawdziwą zabawę w mieście z powrotem wepchnął dłonie do kieszeni, spojrzał z góry na jedną z dróg i opuścił ramiona. Tak czy inaczej, ruszajmy. Mamy dziś dużo hulania. Zawsze mamy tak dużo hulania. A ty jesteś? Ja? O. no. Nazwali mnie karat. Tak myślę. Zapominam. Potoczył się przed siebie, nie czekając, by sprawdzić, czy za nim podąży. Zrobiła to, gdyż zależało jej, by znaleźć się w środku. Jednakże tuż za pierwszym budynkiem dotarła do hulanki. Nie musiała stanąć, by się jej przyjrzeć. Na gołej ziemi płonęło ognisko. Płomienie trzaskały i falowały na wietrze, zalewając woal gorącem. W jego wnętrzu tańczyły zepsute ogniospreny, jaskrawo niebieskie i jakby bardziej kanciaste. Wzdłuż przejścia stały stoły, a na nich sterty jedzenia. Mięso w karmelu, sterty pod płomyków posypanych cukrem, owoce i ciasta. Obok nich przechodzili różni ludzie od czasu do czasu gołymi rękami brali jedzenie ze stołów śmiali się i krzyczeli wielu niegdyś było żarliwcami o czym świadczyły ich brązowe szaty inni byli jasnocy choć ich ubrania się rozpadły wydawało się to odpowiednim określeniem na te koszule bez marynarek suknie hawach obszarpane od wleczenia po ziemi. Rękawy bezpiecznych dłoni zerwane na wysokości ramienia i porzucone. Poruszali się jak stado ryb, przepływali od prawej do lewej. Dostrzegła żołnierzy, jasnookich i ciemnookich, w pozostałościach mundurów. Wydawało się, że nie zauważają ani jej, ani karata. Musiała przeciąć strumień ludzi, by wejść głębiej i dotrzeć do budynku bramy przysięgi. Zaczęła to robić, ale karat chwycił ją za ramię i poprowadził w stronę strumienia ludzi. — Musimy pozostawać w zewnętrznym kręgu — powiedział. — Nie dla nas wejście do środka. — Raduj się. Masz szansę... szansę cieszyć się końcem świata w pięknym stylu. Niechętnie pozwoliła się pociągnąć. Pewnie lepiej i tak obejść podwyższenie dookoła. Jednakże już wkrótce usłyszała głos. Zrezygnuj, porzuć swój ból, ucztuj, dogadzaj sobie, przyjmij koniec. Wzór brzęczał na jej płaszczu, jednak zagłuszały go śmiechy pijanych ludzi. Karat wbił palce w jakiś kremowy deser i zaczął go jeść gołymi rękami. Jego oczy się zaszkliły i mamrotał pod nosem, wpychając jedzenie do ust. Choć inni się śmiali i nawet tańczyli, większość miała takie samo szkliste spojrzenie. Czuła wibracje wzoru na płaszczu. Wydawało się, że się przeciwstawia głosom. Oczyszcza jej głowę. Karat podał jej kielich wina, który zdjął ze stołu kto to wszystko przygotował? Gdzie byli służący? Jedzenia było po prostu tak dużo, wiele stołów. Ludzie wchodzili do mijanych budynków, gdzie oddawali się innym cielesnym rozkoszom. Voal spróbowała prześlizgnąć się przez strumień hulaków, ale karat ją trzymał. Za pierwszym razem każdy chce wejść do środka, nie wolno ci. Ciesz się tym, ciesz się uczuciem. To nie nasza wina, prawda? Nie zawiedliśmy jej. Robiliśmy jedynie to, o co prosiła. Nie wywołuj boży dziewczyno. Nikt tego nie chce. Trzymał Woal za ramię. Dlatego zaczekała, aż dotrą do kolejnego budynku i pociągnęła go w tamtą stronę. Chcesz sobie znaleźć partnera? spytał otępiały. Pewnie, to wolno. Zakładając, że uda ci się znaleźć kogoś wciąż dość trzeźwego, by go to obchodziło. Weszli do budynku, który kiedyś był miejscem medytacji, podzielonym na indywidualne pomieszczenia. Wypełniała go mocna woń kadzidła, a każda alkowa miała własny piecyk do palenia modlitw. Teraz wypełniali je szukający innego rodzaju doświadczenia. Chcę przez chwilę odpocząć, powiedziała karatowi, zaglądając do pustego pomieszczenia. Miało okno. Może mogłaby się przez nie wyślizgnąć. To wszystko jest takie przytłaczające. Och! Obejrzał się przez ramię w stronę przechodzącej na zewnątrz hulanki. Jego lewą dłoń nadal pokrywała słodka pasta. Woal weszła do komnaty. Kiedy próbował ruszyć za nią, stwierdziła, potrzebuje zostać przez chwilę sama. Karat nie pozwolił jej zamknąć drzwi. Mam cię pilnować! W takim razie mnie pilnuj. Usiadła na ławce w celi. Z pewnej odległości. Westchnął i usiadł na podłodze w korytarzu. Co teraz? Nowa twarz, pomyślała. Jak on mnie nazwał? Kishi, co znaczyło tajemnica. Wykorzystała wspomnienie, które narysowała wcześniej tego dnia kobiety z targowiska. Szalan poprawiła w myślach nieco ubranie. Hawach, obszarpana jak wszystkie pozostałe i odsłonięta bezpieczna dłoń. Nada się. Żałowała, że nie masz kicownika. Wiedziała jednak, że i tak jej się uda. Ale co zrobić ze strażnikiem? Pewnie słyszy głosy, pomyślała, mogę to wykorzystać. Przycisnęła dłoń do wzoru i utkała dźwięk. Idź, szepnęła, i zawiśnij na ścianie korytarza obok niego. Wzór cicho zabrzęczał w odpowiedzi zamknęła oczy i słabo słyszała, jak szepce Karatowi słowa, które utkała. Dogadzaj sobie, napij się, dołącz do hulanki. Zamierzasz po prostu tak tu siedzieć? Zawołał do niej Karat. Tak. Idę po coś do picia, nie odchodź. Dobrze. Wstał i wybiegł. Nim wrócił, przywiązała iluzję woal do rubinowej marki i zostawiła ją tam. Ukazywała woal odpoczywającą z zamkniętymi oczami na ławce i pochrapującą cicho. Kishi minęła karata na korytarzu. Szedł ze szklistymi oczami. Przesunął po niej wzrokiem i usadowił się na korytarzu z dużym kubkiem wina, by obserwować woal. Kishi dołączyła do hulanki. Jakiś mężczyzna zaśmiał się i chwycił ją za bezpieczną dłoń jakby chciał pociągnąć ją do jednej z komnat kisz wymknęła mu się i ruszyła dalej prześlizgując się przez tłum ludzi zewnętrzny krąg otaczał całe podwyższenie bramy przysięgi tajemnice kryły się bliżej środka nikt nie próbował zatrzymać kiszy gdy opuściła zewnętrzny krąg weszła między dwa budynki i ruszyła przed siebie. Gdy Kaladin usiadł naprzeciwko lazur, przerwano uprzejme rozmowy i przy stole oficerów zapanowała głęboka cisza. Arcymarszałek splotła przed sobą urękawiczone dłonie. Kal, tak się nazywasz? Jasnooki z piętnami niewolnika. Jak ci się podoba w straży muru? To doskonale utrzymana armia, panie, i dziwnie przyjazna wobec kogoś takiego jak ja. Skinął ponad ramieniem marszałek. Nigdy nie widziałem, by ktoś tak swobodnie traktował ostrze odprysku. Wieszacie je tak po prostu na kołku? Pozostali zebrani przy stole przyglądali się z wyraźnie wstrzymanymi oddechami. Nie boję się, że ktokolwiek je weźmie, powiedziała lazur. Ufam tym ludziom. To i tak zadziwiające, a nawet lekkomyślne. myślne. Siedzący po drugiej stronie stołu dwa miejsca od Lazur porucznik noro w milczeniu uniósł dłonie w błagalnym geście Nie psuj tego, Kal. Ale Lazur tylko się uśmiechnęła. Nigdy nie usłyszałam wyjaśnienia dotyczącego tego piętna szasz, żołnierzu, bo nigdy go nie podałem, panie. Wolę nie wspominać chwil, które sprawiły, że zostałem napiętnowany. Jak trafiłeś do tego miasta? Ziemie Sadeasa znajdują się zbyt daleko na północ. Wedle raportów dzieli nas od nich kilka armii pustkowców. Przyleciałem. A wy, panie? Nie dotarliście do miasta na długo przed rozpoczęciem oblężenia. Nikt o was nie wspominał. Mówią, że pojawiliście się, kiedy gwardia was potrzebowała. Może byłam tu od zawsze, tylko wtapiałam się w tłum. Z tymi bliznami? Być może nie są tak dobitnym ostrzeżeniem o niebezpieczeństwie jak moja, ale z pewnością zostałyby zapamiętane. Reszta zebranych, porucznicy i kapitan Plutonu patrzyli na Kaladina z szeroko otwartymi ustami. Może za bardzo naciskał, nie zachowywał się tak, jak to pasowało do jego pozycji. Zawsze miał problem z zachowywaniem się tak, jak to pasowało do jego pozycji. Może, odezwała się Lazur, nie należy kwestionować mojego przybycia. Bądź wdzięczny, że ktoś tu był, kiedy miasto go potrzebowało. Jestem wdzięczny. Wasza reputacja wśród tych żołnierzy dobrze o was świadczy, Lazur, a w tak desperackich czasach wiele można wybaczyć. W końcu jednak będziemy musieli powiedzieć prawdę. Ci ludzie zasługują, by wiedzieć, kto dokładnie nimi dowodzi. A co z tobą, Kal? Nabrała łyżkę kary z ziarnem. Męskie jedzenie, które zjadła ze smakiem. Czy nie zasługują, by poznać twoją przeszłość? Nie powinieneś powiedzieć prawdy? Być może. Jak pewnie sobie uświadamiasz, jestem twoim dowódcą. Powinieneś mi odpowiedzieć, kiedy zadaję pytania. Udzieliłem odpowiedzi. Jeśli nie są tymi, których chcecie, to może wasze pytania nie są zbyt dobre. Noro głośno sapnął. A ty, Kal? Wypowiadasz zdania ociekające implikacjami. Chcesz poznać odpowiedzi? Dlaczego po prostu nie spytasz? Na burze miała rację. Krążył wokół poważnych pytań, spojrzał jej w oczy. — Dlaczego nie pozwalasz, by inni mówili o tym, że jesteś kobietą, Lazur? Noro, tylko nie zemdlej, przyniesiesz wstyd nam wszystkim. Porucznik uderzył z cichym, miękkim czołem o blat stołu. Kapitan, z którym Kaladin nie miał większych kontaktów, poczerwieniał. — Sami wymyślili tę gierkę, są aletyjczykami, więc potrzebują usprawiedliwienia. Dlaczego słuchają kobiety wydające i wojskowe rozkazy? — Udawanie, że jest w tym jakaś tajemnica sprawia, że skupiają się na tym, a nie na swojej męskiej dumie. Uważam całą tę historię za głupotę. Pochyliła się. Bądź wobec mnie szczery. Przybyłeś tu, bo mnie gonisz? Gonie cię? Kaladin przechylił głowę. W niewielkiej odległości zabrzmiały bębny. Wszystkim, nawet Kaladinowi zajęło chwilę uświadomienie sobie, co to znaczy. Później Kaladin i Lazur niemal w jednej chwili zerwali się od stołu. Dobroni, krzyknął Kaladin. Atak na mury. Następny krąg wewnątrz podwyższenia bramy przysięgi wypełniali pełzający ludzie. Kishi stała na brzegu i patrzyła na chmarę mężczyzn i kobiet w poszarpanych szatach, którzy czołgali się obok niej, śmiejąc się, jęcząc albo dysząc. Każde wydawało się przepełnione innym uczuciem i każde miało w oczach szaleństwo. Wydawało jej się, że rozpoznawała niektórych z opisów jasnookich, którzy zniknęli w pałacu, choć w ich stanie trudno to było ocenić. Kobieta, której długie włosy ciągnęły się po ziemi, popatrzyła na nią i wyszczerzyła się, ukazując zaciśnięte zęby i zakrwawione dziąsła. Czołgała się ręka za ręką, a jej hawach była podarta i wyblakła. Podążał za nią mężczyzna, którego pierścienie manowały burzowym światłem w wyraźnym kontraście do jego poszarpanego ubrania. Bez ustanku chichotał. W tym kręgu jedzenie na stołach popsuło się i roiło, odgniło sprenów. i zawahała się na krawędzi kręgu. Powinna trzymać się kręgu zewnętrznego. Tu nie pasowała. Za plecami miała mnóstwo jedzenia, śmiech i hulankę. Wydawało się, że ciągną ją do tyłu, zapraszają, by dołączyła do wiecznego, pięknego spaceru. W tamtym kręgu czas nie miałby znaczenia. Mogłaby zapomnieć o szalan i tym, co zrobiła. Po prostu... po prostu się poddać. Wzór zabrzęczał. Woal sapnęła i pozwoliła, by Kishi zniknęła wraz z tkaniem światła. Musiała opuścić to miejsce. Robiło coś z jej umysłem. Dziwne rzeczy, nawet jak na nią. Jeszcze nie mocno otuliła się płaszczem i ruszyła przez ulicę pełną czołgających się ludzi jej drogi nie oświetlało żadne ognisko jedynie księżyc nad głową i blask klejnotów które nosili ludzie na burze gdzie oni wszyscy się podzieli na czas burzy ich jęki, chichoty i bełkotania podążały za nią, gdy przeszła przez ulicę i ruszyła pośpiesznie ciemną ścieżką między dwiema klasztornymi budowlami do środka, w stronę budynku sterującego, który powinien być tuż przed nią. Głosy w jej głowie łączyły się z szeptów w rodzaj coraz silniejszego rytmu. Dudnienie wrażeń przerwa kolejny przypływ. Niemal jak Zatrzymała się między budynkami i weszła na plac, zalany fioletowym blaskiem salas. Zamiast budynku sterującego ujrzała przerośniętą masę. Coś przykrywało całą konstrukcję. Podobnie jak matka północy otoczyła kolumnę sklejnotów pod Uritiru. Ciemna masa pulsowała i falowała. Wyrastały z niej czarne żyły grubości męskiego uda, które wnikały w ziemię. Serce. Biło nieregularnie. Dum, tu, tu dum. Zamiast zwykłego tudum. Poddaj się. Dołącz do hulanki. Szalan. Posłuchaj mnie. Otrząsnęła się. Ten ostatni głos był inny. Słyszała go już wcześniej, prawda? Spojrzała w bok i zobaczyła swój cień na ziemi, zwrócony w niewłaściwą stronę do księżyca a zamiast od niego cień wspiął się po ścianie a jego oczy były białymi otworami emanującymi słabym blaskiem nie jestem twoim wrogiem ale serce jest pułapką bądź ostrożna na odległych murach zabrzmiało dudnienie bębnów pustkowcy atakowali bała się że to wszystko ją przytłoczy Bijące serce, dziwne procesje w kręgach wokół niego, bębny i panika, że stopieni szli po nią, bo została dostrzeżona. Voal przejęła kontrolę. Osiągnęła cel, przeprowadziła zwiat i miała informację o bramie przysięgi. Czas się wynosić. Odwróciła się i z wysiłkiem nałożyła twarz kiszy, przekroczyła strumień pełzających, jęczących ludzi. Włączyła się w zewnętrzny krąg hulaków, po czym po chwili wyślizgnęła się na zewnątrz. Nie zajrzała do swojego przewodnika. Podeszła do krawędzi podwyższenia bramy przysięgi i nie oglądając się zeskoczyła z niego. Echa grzmotu Nasz pomysł opiera się na teorii, że niestworzonych być może da się pojmać jak zwyczajne spreny. Potrzebne będzie specjalne więzienie. I meliszi. Z szuflady trzydzieści dwadzieścia. Trzeci szmaragd. Kaladin biegł po schodach obok arcymarszałek Lazur. Dudnienie bębnów wypełniało powietrze jak echa grzmotu po burzy, która odeszła. Liczył uderzenia. Na burzę. Zaatakowany został mój odcinek. Niech potępienie porwie tej istoty, mruknęła Lazur. Czegoś nie dostrzegam. Jak biało na czarnym spojrzała na Kaladina. Po prostu mi powiedz, kim jesteś. A kim ty jesteś? Wypadli ze schodów na szczyt muru i ujrzeli chaos. Żołnierze na służbie rozpalili na szczycie wież ogromne lampy oliwne oświetlając ciemne mury. Stopieni przelatywali między nimi, ciągnąc za sobą ciemnofioletowe światło i atakując długimi, zakrwawionymi lancami. Żołnierze leżeli na ziemi i krzyczeli albo kulili się w parach, unosząc tarcze, jakby chcieli się ukryć przed koszmarami na górze. Kaladin i Lazur popatrzyli po sobie i pokiwali głowami. Później ona skręciła w lewo, a Kaladin w prawo, wzywając żołnierzy do utrzymania szyku. Syl kręciła się wokół jego głowy zatroskana i przestraszona. Kaladin podniósł z ziemi tarczę i chwycił jednego z żołnierzy za ramię, podciągnął go do siebie i połączył ich tarczę. Lanca odbiła się z brzękiem od metalu, wstrząsając jego ciałem. Pustkowiec przeleciał obok. Kaladin ignorował rannych i krwawiących, pełzających z zepsutymi bulosprenami. Zebrał razem rozproszone pozostałości ósmego plutonu, gdy jego towarzysze zatrzymali się gwałtownie po wyjściu ze schodów. To byli jego przyjaciele, ludzie, z którymi dzielił koszary. Po prawej i u góry! zawołała syl. Kaladin przygotował się i tarczą odepchnął pustkowca, który przefrunął obok. Za nim podążyła pustkowczyni, ciągnąc za sobą długą spódnicę sfalującego szkarłatnego materiału. Jej lot był niemal hipnotyzujący. Do chwili, gdy przyszpiliła kapitana Deda Nora do parapetu, uniosła go i wyrzuciła za mur. Mężczyzna krzyczał, gdy leciał w stronę ziemi. Kaladin prawie zerwał szyki, pobiegł do niego, jednak zmusił się do pozostania. Odruchowo sięgnął do burzowego światła w sakiewce i powstrzymał się. Użycie go do wiązania przyciągnęłoby wrzaskuna, a w tej ciemności wciągnięcie nawet odrobiny zdradziłoby, kim jest. Wszyscy stopienie by go zaatakowali, grożąc powodzeniu misji uratowania całego miasta. Dziś najlepiej bronić poprzez dyscyplinę porządek i zachowanie spokoju. Oddział pierwszy i drugi za mną, krzyknął. Wardinar, ty masz piąty i szósty, niech twoi żołnierze rozdadzą piki, a później wezmą łuki i wejdą na wieże. Noro, bierz oddział czwarty i piąty, rozstawcie się na murze tuż za wieżą. Mój oddział broni tej strony. Ruszać się! Nikt się nie sprzeciwił. Wszyscy pośpiesznie ruszyli wypełniać jego rozkazy. Kaladin słyszał krzyki arcymarszałek dalej na murze, ale nie miał możliwości zobaczyć jak sobie radzi. Kiedy jego dwa oddziały w końcu ustawiły porządną ścianę tarcz, tuż obok nich spadło ludzkie ciało. Zostało zrzucone z dużej wysokości. A może po prostu było przywiązane w stronę nieba i dopiero teraz spadło. Większość rannych stanowili łucznicy z ósmego plutonu. Najwyraźniej zostali zmieceni ze szczytu wieży. — Nie możemy walczyć przeciwko tym stworom — pomyślał Kaladin pustkowcy nurkowali w ich stronę, opadali zewsząd. Przy tego rodzaju ataku nie dało się utrzymać normalnego szyku. Syl przyjęła postać dziewczyny i popatrzyła na niego pytająco. Potrząsnął głową. Umiał walczyć bez burzowego światła. Chronił ludzi, zanim nauczył się latać. Zaczął wykrzykiwać rozkazy, ale obok przeleciał stopiony, uderzył dużą tarczą w ich piki. Nim żołnierze zdążyli ustawić je ponownie, inny uderzył w sam środek krzyku, wytrącając ich z równowagi. Ciało stwora emanowało fioletowym blaskiem, gdy zadawał szerokie ciosy lancą, posługując się nią jak przerośniętym kijem. Kaladin uchylił się instynktownie i spróbował ustawić pikę. Stopiony uśmiechał się szeroko, gdy szyk się rozpadł. Był mężczyzną, z wyglądu podobnym do Parszendich, z warstwami chitynowego pancerza pokrywającymi czoło i wybrzuszającymi czerwono-czarne policzki. Kaladin wymierzył pika, ale stwór rzucił się do przodu i przycisnął dłoń do jego piersi. Kaladin poczuł się lżejszy, a jednocześnie zaczął spadać do tyłu. Stwór go przywiązał. Poleciał do tyłu, jakby został zrzucony ze skalnego występu i spadał wzdłuż muru w stronę grupy swoich żołnierzy. Stopiony chciałby Kaladin się z nimi zderzył, ale popełnił błąd. Niebo należało do niego. Kaladin natychmiast zareagował na wiązanie i błyskawicznie zmienił punkt widzenia. Kierunek, w którym spadał, stał się dla niego dołem, wzdłuż muru w stronę wysokiej strażnicy jego ludzie wydawali się przylepieni do ściany urwiska a teraz odwracali się z przerażonymi minami w jego stronę udało mu się odepchnąć końcem piki od kamienia dzięki czemu przesunął się w boki ze świstem przeleciał obok żołnierzy zamiast na nich wpaść syl dołączyła do niego w postaci wstążki a on przekręcił się w powietrzu i leciał stopami do przodu w stronę strażnicy poniżej Ustawił się tak, że wpadł prosto w otwarte drzwi. Upuścił pikę i w locie przytrzymał się futryny. Zatrzymał się z mocnym szarpnięciem. Ramiona zareagowały bólem, ale ten manewr wystarczająco spowolnił jego lot. Kiedy się zakołysał i puścił, spadł przez pomieszczenie, obok stołu, który wydawał się przyklejony do ściany, i wylądował na przeciwległej ścianie wewnątrz budynku. Podszedł do drugiego wyjścia, które prowadziło na tę część muru, na której umieścił oddział Noro. Broda i Wet z niepewnymi minami unosili piki do nieba. Kaladinie! zawołała Syl. Na górze! Popatrzył w górę przez otwór, którym wpadł do środka. Pustkowiec, który go przywiązał, opadł w dół z lancą w ręku. Skręcił, by ominąć wieżę, przygotowując się do zaatakowania brody i żołnierzy po drugiej stronie. Kaladin warknął i pobiegł po wewnętrznej ścianie wieży, podciągnął się obok stołu i wyskoczył przez okno. W locie uderzył w pustkowca i odepchnął na bok jego lance. Daj spokój moim ludziom! ściskał ubranie potwora wirując w powietrzu dziesiątki stóp nad ciemnym miastem, migoczącym blaskiem kul w oknach i latarniach. Pustkowiec przywiązał ich wyżej, fałszywie zakładając, że im wyżej się znajdzie, tym większą będzie mieć przewagę. Kaladin trzymał go mocno lewą ręką, a prawą wyciągnął i przywołał syl jako długi nóż. Natychmiast się pojawiła, a on wbił miniaturowe ostrze odprysków w żołądek stwora. Pustkowiec chrząknął i spojrzał na niego płonącymi czerwienią oczami. Upuścił lance i zaczął szarpać kaladina rękami, jednocześnie wirując w powietrzu, by go zrzucić. Mogą znieść poważne rany, pomyślał kaladin i zacisnął zęby, gdy stwór złapał go za szyję. Jak świetliści pustkowe światło dodaje im sił. Wciąż powstrzymywał się przed zaczerpnięciem burzowego światła. Znosił wiązania stopionego, gdy ten wirował w powietrzu, wykrzykując w języku, którego Kaladin nie rozumiał. Próbował przesunąć nóż od prysku i przebić kręgosłup stwora. Broń była niewiarygodnie ostra, ale w tej chwili ważniejsze okazały się siła nacisku i dezorientacja. Pustkowiec sapnął i przywiązał się z kaladinem, który wciąż się go trzymał, z powrotem w stronę muru. Wiązanie było podwójne albo potrójne, więc spadali szybko, cały czas wirując. Kaladinie, głos syl w jego głowie wyczuwam coś, coś związanego z jego mocą. Tnij w górę, w stronę serca. Miasto, bitwa, niebo, wszystko rozmywało się w jego oczach. Kaladin wbił ostrze głębiej w pierś stwora, napierając w górę, szukając. Nóż od prysku uderzył w coś kruchego i twardego. Czerwone oczy stopionego zgasły. Kaladin przekręcił się, tak by zabity znalazł się między nim a murem. Uderzyli z wielką siłą, a on odbił się od trupa i z trzaskiem spadł na kamienie. Jęknął i instynktownie, wbrew własnej woli, wciągnął burzowe światło, by uzdrowić obrażenia wynikające z upadku. Światło przepływało przez niego, ponownie łącząc kości i uzdrawiając organy. Zniknęło w krótkiej chwili, a on zmusił się, by nie wciągać więcej. Z trudem usiadł i potrząsnął głową. Pustkowiec patrzył ślepo z muru tuż obok niego. Był martwy. Przed nim stopieni zaczęli się wycofywać, pozostawiając rozproszoną i sponiewieraną grupę strażników. Kaladin podniósł się niepewnie. Jego część muru była pusta poza zabitymi i umierającymi. Nie rozpoznawał nikogo. Uderzył w mur jakieś pięćdziesiąt stóp od swojego plutonu. Syl wylądowała na jego ramieniu i poklepała go w bok głowy. Wzdłuż muru pełzały liczne bulospreny w kształcie rąk pozbawionych skóry. To miasto jest skazane na zagładę pomyślał Kaladin, kiedy ukląkł obok jednego rannego i szybko przygotował bandaż, odcinając kawałek porzuconego płaszcza. Na burze! Być może wszyscy jesteśmy skazani na zagładę. Nie jesteśmy w najmniejszym stopniu gotowi walczyć przeciwko tym stworom. Wydawało się, że przynajmniej oddział Noro przeżył. Pobiegli wzdłuż muru i zebrali się wokół pustkowca, którego Kaladin zabił. Trącali go drzewcami włóczni. Kaladin zawiązał opaskę uciskową i przeszedł do innego żołnierza, któremu opatrzył głowę. Wkrótce na murze pojawili się wojskowi chirurdzy. Kaladin cofnął się zalany krwią, ale bardziej wściekły niż zmęczony. Odwrócił się do noro, brody i pozostałych, którzy go otaczali. Zabiłeś jednego, broda pomacał ramię w miejscu pozbawionym glifu strażniczego. Na burze. Naprawdę jednego. Zabiłeś, Kal. Ilu zabiliście? Kaladin uświadomił sobie, że nigdy wcześniej nie zadał tego pytania. Ilu zabiła straż muru podczas ataków w ciągu ostatnich tygodni? Jego towarzysze popatrzyli po sobie. Lazur paru odpędziła, stwierdził Noro. Boją się jej ostrza odprysku, ale jeśli chodzi o zabitych pustkowców, to będzie pierwszy kal. Na burze. Co gorsza, ten, którego zabił, zostanie odrodzony. O ile Heroldowie nie stworzą ponownie więzienia, Kaladin nie mógł tak naprawdę zabić jednego ze stopionych. Ruszył wzdłuż muru. Muszę porozmawiać z lazur. Noro, raport. Żadnych zabitych, panie, choć Wacelw został ranny w pierś. Chirurdzy się nim zajmują i powinien przeżyć. Dobrze. Oddział za mną. Znalazł lazur w pobliżu strażnicy. Oceniała straty ósmego plutonu. Zdjęła płaszcz i przytrzymywała go w dziwny sposób jedną ręką, owinięty wokół przedramienia i częściowo opadający w dół. Jej odsłonięte ostrze odprysku błyszczało, długie i srebrzyste. Kaladin podszedł do niej. Ręka w jego munduru plamiła krew pustkowca, którego zabił. Lazur wydawała się zmęczona. Mieczem wskazała na zewnątrz. Rozejrzyj się. Światła na horyzoncie, kule, całe tysiące, o wiele więcej niż widział w poprzednie noce, pokrywały całą okolicę. To cała wroga armia, powiedziała Lazur. Dałabym za to głowę. Jakimś sposobem przemaszerowali w czasie tej dzisiejszej burzy. Już niedługo. Muszą zaatakować przed kolejną arcyburzą. To daje nam najwyżej kilka dni. Muszę wiedzieć, co tu się dzieje, Lazur. Jak zdobywasz żywność dla tej armii? Zacisnęła wargi. On zabił jednego, arcymarszałku, szepnął brodas za jego pleców. Na burze zabił jednego z nich, chwycił go, jakby dosiadał burzowego konia, a później jechał na bydła ku po niebie. Kobieta przyglądała mu się uważnie. Kaladin niechętnie przywołał syl jako ostrze odprysku. Norowy bałuszył oczy, a wet prawie zemdlał, choć broda jedynie się wyszczerzył. Jestem tutaj, kaladin oparł ostrze syl o ramię, na rozkaz króla Elokara i Czarnego Ciernia. Moim zadaniem jest ocalić Holiner. I najwyższa pora, żebyś zaczęła mi odpowiadać. Uśmiechnęła się do niego. Chodź ze mną. Nieświadoma. Ba adomiszram, jakimś sposobem związała się z ludem parsz, jak to niegdyś zrobił Odium. Zapewnia pustkowe światło i umożliwia formy mocy. Nasz oddział zamierzają ją uwięzić. Z szuflady trzydzieści dwadzieścia czwarty szmaragd. Grunt nie był na swoim zwyczajowym miejscu w rogu zniszczonego sklepu. Budynek źle zniósł wieczną górze. Sklepienie wisiało jeszcze niżej, a przez okno wpadły do środka gałęzie drzew, które teraz zaśmiecały podłogę. Woal zmarszczyła czoło i zawołała chłopca po imieniu. Po ucieczce z podwyższenia bramy przysięgi spotkała się z Watachem, który czekał zgodnie z poleceniem. Posłała Watacha, by złożył raport królowi, sama też pewnie powinna to zrobić. Ale nie mogła się otrząsnąć z dziwacznego niepokoju wywołanego drogą przez hulankę. Powrót do domu dałby jej zbyt wiele czasu na myślenie. Woal chciała działać potwory i pustkowcy nie byli czymś, co pojmowała, ale głodujące dzieci, na to mogła coś poradzić. Wzięła dwa pozostałe worki jedzenia i ruszyła pomóc mieszkańcom. Jeśli tylko uda się ich znaleźć. Grunt? Powtórzyła, zaglądając głębiej do środka. Wcześniej o tej porze zawsze już na nią czekał. Może w końcu wyprowadził się z budynku, jak wszyscy pozostali, a może jeszcze nie wrócił z burzowego schronu powietrznej burzy. Odwróciła się, by odejść, ale wtedy grunt w końcu wtoczył się do środka. Mały ulicznik schował zniekształconą dłoń do kieszeni i popatrzył na nią ponuro. To dziwne. Zwykle wydawał się taki szczęśliwy na jej widok. Co się stało? Spytała. — Nic. Myślałem, że to ktoś inny. — uśmiechnął się do niej szeroko. Voal wyciągnęła z torby kilka kawałków podpłomyka. — Obawiam się, że dziś nie mam dużo, ale chciałam do ciebie zajrzeć. Informacje na temat tej księgi okazały się bardzo pomocne. Oblizał wargi i wyciągnął ręce. Rzuciła mu podpłomyk, a on wgryzł się w niego. Czego teraz potrzebujesz? Na razie niczego. Daj spokój. Na pewno mogę coś zrobić, żeby ci pomóc. Coś, czego potrzebujesz, tak? Jest zbyt zdesperowany pomyślała Woal. Co się kryje pod powierzchnią? Co przegapiłam? Zastanowię się. Wszystko w porządku, grunt? Racja. Jasne, wszystko idzie świetnie. Zawahał się. Chyba, że powinno być inaczej. Wzór brzęczał cicho na płaszczu. Woal zgodziła się. Zajrzę znowu za kilka dni. Powinnam mieć wtedy spory łup. Woal uchyliła kapelusza przed ulicznikiem i wróciła na targowisko. Było późno, ale ludzie kręcili się po ulicach. Nikt nie chciał być sam w dzień wiecznej burzy. Niektórzy patrzyli w stronę muru, który zaatakowali ci stopieni. Ale takie rzeczy powtarzały się właściwie codziennie, więc nie wywołało to zbyt wielkiego poruszenia. Voal zwróciła na siebie większą uwagę niż chciała, odsłoniła się przed nimi, oddała twarz. Grunt mówi kłamstwa, prawda? Szepnął wzór. Tak. Nie jestem pewna dlaczego ani o czym. Krążąc po targowisku uniosła dłoń przed twarzą, zmieniając ją ruchem palców. Zdjęła kapelusz, zwinęła go i ukradkowo tkała światło, sprawiając, że zaczął wyglądać jak bukłak. Każda zmiana była malutka, niedostrzegalna dla ludzi. Schowała włosy pod płaszczem i sprawiła, że stały się krótsze, a później zapięła płaszcz i zmieniła ubranie pod spodem. Kiedy zdjęła płaszcz i zwinęła go, nie była już woal, lecz strażniczką stargowiska, którą narysowała wcześniej. Z płaszczem zwiniętym pod pachą zatrzymała się na rogu i patrzyła, czy ktoś nie przechodzi, szukając woal. Nikogo nie dostrzegła, choć nie miała jeszcze zbyt wielu okazji, by ćwiczyć z iszną zauważanie śledzących. Ruszyła z powrotem przez tłum w stronę sklepu grunda. Przez chwilę stała przy ścianie, po czym ostrożnie przysunęła się do okna i nasłuchiwała. Mówiłem ci, że nie powinniśmy dawać jej książki, mówił ktoś w środku. To żałosne, dodał inny. Żałosne. Na nic więcej cię nie stać? Usłyszała chrząknięcie i jęk. To grunt. Voal zakleła cicho i przesunęła się, by zajrzeć przez okno. Grupa zbirów przeżuwała chleb, który przyniosła. Grunt leżał w kącie, jęczał i trzymał się za brzuch. Woal poczuła nagły przypływ wściekłości i wokół niej natychmiast zagotowały się złościospreny, czerwone i pomarańczowe. Krzyknęła na mężczyzn i rzuciła się do drzwi. Oni natychmiast się rozproszyli, choć jeden z nieprzyjemnym trzaskiem wbił pałkę w głowę grunda. Kiedy dotarła do chłopca, mężczyźni zniknęli już w głębi budynku usłyszała, jak tylne drzwi zamykają się z trzaskiem. Wzór pojawił się w jej dłoni, jako ostrzy odprysku, ale na ojca burz nie mogła ruszyć w pościg i zostawić biednego chłopca samego. Odprawiła wzór i uklękła, wpatrując się z przerażeniem w krwawą ranę na głowie grunda. Była paskudna, czaszka pęknięta, zakrwawiona. Zamrugał oszołomiony. woal... Na burze, grunt, szepnęła. Ja. co mogła zrobić? Pomocy? Pomocy, tu jest ranne dziecko. Grunt jęknął i coś szepnął. Voal pochyliła się, czuła się bezużyteczna. Nienawidzę, szepnął. Nienawidzę cię. Już dobrze, oni sobie poszli, oni uciekli. Pomogę. Bandarz obcięła nożem poły koszuli. Nienawidzę cię, szepnął grunt. To ja, grunt, nie ci pozostali. Dlaczego nie mogłaś zostawić mnie w spokoju? Szepnął. Zabili ich wszystkich. Moich przyjaciół, taj. woal przycisnęła materiał do rany, a on się skrzywił na burze. Cicho, nie wysilaj się nienawidzę cię powtórzył przynosiłam ci jedzenie grunt przyciągnęłaś ich wysyczał kroczyłaś dumnie rozrzucając jedzenie myślałaś że ludzie nie zauważą zamknął oczy musiałem siedzieć cały dzień czekać na na ciebie Moje życie było czekaniem na ciebie, jeśli nie było mnie kiedy przyszłaś, albo jeśli próbowałem ukrywać jedzenie, bili mnie. Jak długo, szepnęła, czując, że opuszczają pewność siebie. Od pierwszego dnia ty burzowa kobieto, nienawidzę. Nienawidzę cię. Inni też. Wszyscy cię nienawidzimy. Siedziała z nim, gdy jego oddech zwalniał, a w końcu ucichł. Wreszcie odchyliła się do tyłu. W rękach trzymała zakrwawiony materiał. Woal mogła to znieść. Widziała śmierć. To. to było życie na ulicy i. za dużo. za dużo na jeden dzień. Zamrugała, żeby pozbyć się łez z kącików oczu. Wzór zabrzęczał. Szalan, ten chłopiec, on mówił o innych innych? Na burze. Poderwała się na równe nogi i wybiegła w noc, w pośpiechu upuszczając kapelusz i płaszcz woal. Pobiegła do muri, matki, która kiedyś była szwaczką. Przeciskała się przez rynek, aż dotarła do zatłoczonej kamienicy, w której mieszkała kobieta. Przeszła przez wspólną salę i westchnęła z ulgą na widok muri w jej małym pokoiku Żywej. Kobieta pośpiesznie wrzucała ubrania do jednego worka, a jej najstarsza córka ściskała drugi. Podniosła wzrok, zobaczyła Szallan, która nadal wyglądała jak woal i zakleła pod nosem. Ty. Zmarszczenie czoła i ponury grymas wyglądały obco. Zawsze wydawała się taka miła. Już wiesz? Spytała Szallan. O grundzie? O grundzie? Warknęła Muri. Wiem tylko, że chwytacze są o coś wściekli. Nie zamierzam ryzykować. Chwytacze? Aż taka jesteś nieświadoma kobieto? Banda rządząca tą okolicą ma zbirów, którzy nas obserwują, czekając na twoje kolejne przyjście. Ten, który obserwował mnie, spotkał się z innym, pokłócili się, a później odeszli. Usłyszałam swoje imię, dlatego odchodzę. Zabierali jedzenie, które ci dawałam, prawda? Na burze zabili grunda. Muri zatrzymała się i potrząsnęła głową. Biedny dzieciak. Lepiej ty niż on. Zakleła, zebrała worki i popchnęła dzieci w stronę wspólnej sali. — Zawsze musiałyśmy tu siedzieć, czekać na ciebie i twoją burzową torbę. — Ja... przepraszam. Muri zniknęła w mroku z dziećmi. Szallan patrzyła, jak odchodzą. Czuła się odrętwiała. Pusta. Cicho osunęła się na ziemię w opuszczonej izbie, wciąż ściskając materiał z krwią grunda.